Jarosław Tochowicz pyta: Czemu takie dziwne ujęcie? Jarosławie, na to pytanie odpowiem pytaniem zadanym przez mojego innego? Szanownego widza, Kacpra. Kacper Paluchowski pyta: Czy będzie więcej filmów z kadrem na testowirona? To dobry format. Kacprze. Tak, będzie. W końcu domęczyłam to QA. Kto czekał? Ten się doczekał. A kto się nie doczekał, to trudno. Trochę mi to zajęło, ale przynajmniej teraz będziecie mieć lepszy wgląd w mój chory umysł i będziecie mogli postawić mi diagnozę czy coś. Odpowiedziałam na kilka pytań i dałam z siebie tak ze 40%, więc jeśli nie będzie miliona wyświetleń, to będę mieć serce bolesne. Od razu chcę zaznaczyć, że kilka razy może się powtórzyć jakieś pytanie. Będzie to dotyczyć głównie pytań, które według mnie są ważne, a tak fajnie mi się odpowiedziało, bo miałam wenę, więc je zostawiłam. Zachęcam, oczywiście, poratować mnie złotóweczką, jeśli macie taką możliwość, bo w sumie lubię pieniążki. Co tu ukrywać? Policzyłam, że jeśli każdy z Was wpłaci mi złotówkę, a jest Was tak z 130 tysięcy, to będę mieć tyle pieniędzy. Że i tak nie zdołam kupić sobie te za to mieszkania w jakimkolwiek dużym mieście i nadal będę musiała ciężko pracować, dbać o kanał i tworzyć nowe materiały. Nie. Co do samych pytań, zaczęłam odpowiadać na nie we wrześniu, a skończyłam w grudniu. Było strasznie i muszę chyba poczytać jakieś poradniki, jak się robi QA, bo ogólnie jakieś długie wyszło. Będzie kilka kategorii. Postaram się zrobić rozdziały, ale w gruncie rzeczy pytań jest dużo i są one na tyle zróżnicowane, że chyba lepiej słuchać ciągiem, może rozbijając na kilka posiedzeń czy coś. Starałam się odpowiadać najrzetelniej jak potrafiłam, więc myślę, że kilka pytań może mieć jakąś wartość dodaną. Nagrywałam to w kilku rzutach, więc poszczególne fragmenty mogą brzmieć troszkę inaczej. Mam nadzieję, że nie będzie to zbyt irytujące. Raz na jakiś czas, pomiędzy pytaniami, pojawię się na ekranie i coś opowiem od siebie, żeby dodać odrobinę różnorodności. Więc kilku widzów pewnie się ucieszy, paru będzie kręcić nosem, a na jakichś tam portalach pewnie powiedzą, że nabijam dekoltem wyświetlenia czy coś. No cóż, nie dogodzisz. Co do samych odpowiedzi, z góry przepraszam, jeśli Twoje pytanie się nie pojawiło. Często kilka osób pytało o to samo. Czasem również na przykład z pięciu podpunktów odpowiem na jeden albo dwa. Po prostu odpowiadanie na wszystko rozciągnęłoby do Q&A do nieskończoności, więc jeszcze raz z góry przepraszam, jeśli kogoś pytanie się nie pojawi. No i oczywiście bardzo przepraszam, jeśli ktoś poczuje się urażony jakąś odpowiedzią. Naprawdę nie było to moim celem. I robiłam co mogłam, żeby odpowiadać neutralnie i z szacunkiem. Ale jeśli gdzieś coś za ostro powiedziałam, czy coś, to ogółem przepraszam. Tu tego. Dobra, to żarcik na dobry początek i lecimy z pytaniami. Jaki będzie plon w tym roku? Średni. Gorszy niż w zeszłym roku, ale lepszy niż w przyszłym. Marta W. pyta. Jaki to lakier do paznokci? Kolor sam w sobie nie ma nazwy, ale jest z Makeup Revolution, z kolekcji o nazwie Neon Gloss Collection. Na kamerze nie widać, ale w świetle dziennym rzeczywiście wygląda jak zakreślacz. Burok pyta: Czy nie bawicie czasem sposób, w jaki jesteś komplementowana przez tych wszystkich komentujących? Jeśli mam być szczera, to wszystkie takie komentarze podświadomie pomijam. Oczywiście, jeśli komuś przyjemnie się słuchać mojego głosu, to jest mi naprawdę bardzo miło, ale w takim natłoku komentarzy zazwyczaj staram się skupiać na tych merytorycznych lub bardzo zabawnych. Ale chcę zaznaczyć, że komentarzy z komplementami jest obecnie znacznie mniej, a ilość merytorycznych, bardzo ciekawych i wartościowych komentarzy, z których często sama się dowiem tego i owego, znacznie się zwiększyła. Cyberbiker pyta: Czy możemy się spodziewać na kanale tłumaczeń wywiadów Gordona? Gordon jest niestety gorszy niż Skabiejewa pod względem copyrightu. Są niektóre jego stare materiały, jak na przykład wywiad z Girkinem. Które mogłabym zrobić, ale cokolwiek nowszego flaguję na YouTube jeszcze na etapie uploadowania filmu. Najwyżej mogłabym zrobić coś jako podcast, ale szczerze mówiąc, to już nie to samo. Daniel B. pyta. Ma Pani radiowy głos, czy nie rozważałaby Pani pracy w radiu? Dziękuję za komplement, ale na pewno nie. Ja się do takiej pracy nie nadaję i za bardzo bym się stresowała. Gilka Mesz pyta. Czy imba, którą rozpętał przeciw pani doktor Napierała, bardziej pani zaszkodziła, czy pomogła? Tak, właściwie to obeszłam je bokiem. Ale za bardzo nie zauważyłam żadnej różnicy w statystykach, czysto subskrybentów, czy to wyświetleń. Parę osób wspomniało w komentarzach, że zrobił materiał o mnie, ale ja go nie obejrzałam. Pan doktor Napierała jest moim subskrybentem i ma prawo mieć swoją opinię na temat mojego kanału i moich opinii. I na swoim kanale to on rządzi. Mnie to w żaden sposób nie dotknęło i mam nadzieję, że u niego wszystko dobrze. Kargulasty pyta. Udzieliłaś wywiadu dla portu bez paszportu. Mega gładko i płynnie odpowiadałaś. Pytania dostałaś wcześniej, czy nie? Tak jest. Pytania dostałam zawczasu. Ja się naprawdę bardzo stresuję takimi rzeczami. Jestem pyskatym, ale introwertykiem. W życiu codziennym raczej się nie wychylam i nie podskakuję. I przygotowywałam się do odpowiedzi niczym nie wzorow do swoich ironicznych expose. Karol Hondzyński pyta: Jak się czujesz z tym, że spodziewałaś się tysiąca komentarzy, a minęło 19 godzin od publikacji i jest już 2,5 tysiąca. Mogłabym czuć się lepiej. Strasznie dużo tego do przesortowania było. Nie ruszałam ich latem, żeby sobie akurat nie dojrzały, ale teraz to całe Q&A opracowuję od września. I dopiero w grudniu udało mi się ogarnąć. Tak, zmodyfikowałam tą odpowiedź, bo początkowo upload miał być w październiku. Ech. Kongres Nowej Prawicy pyta: Otrzymałeś jakąś propozycję wystąpienia w radiu, telewizji? Otrzymywałam różne propozycje wystąpień w mediach, jednak mój grafik i obowiązki w pracy za bardzo nie pozwalają mi nigdzie występować. No i się cykam, no co tu ukrywać. Pytanie. Czy w Rosji zareagowali jakoś na Twoje filmy prócz zgłoszeń? Otrzymałaś jakieś roszczenia dotyczące kanału? Ostatnie zgłoszenia filmu, jakie dostałam, były o pornografię. I nie, nie był to film zapraszający do QA. Była to debata piwniczna z Grubnikiem, jeśli mnie pamięć nie myli. I to dziś zastanawiam się, co tam było pornograficznego. A roszczenia, jakie się pojawiały, dotyczyły głównie copyright od Wiesti i Skabiejewej. Oraz wywiadów z rosyjskimi jeńcami. Co ciekawe, Zoukin, który prowadzi te wywiady z jeńcami, jest tylko pracownikiem, który pracuje na etacie czy na, na umowie o dzieło i wszystkim zarządza jakaś firma ukraińska, która zwyczajnie go zatrudnia. I oglądając te jego wywiady, z naciskiem na jego podejście i zerowy profesjonalizm dziennikarski, mam wrażenie, że dostaje wypłatę, a nie procent od zarobków filmu, dlatego tak bardzo mu nie zależy. Mariusz Gębczyk pyta, czy na tym słynnym zdjęciu Gierkina z blondynką, to czy czasem ta blondynka to nie Andromeda? Oj, chciałabym, ale to jego żona jest. Druga na dodatek, młodsza, odpicowana jak on lubi. Nie mam szans. Niekwestionowany autorytet pisze, ale ty walisz rusycyzmy, o Chryste. Proszę o zadawanie pytań personalnych. W Polsce się mowie osobistych. To niech będzie pytanie, skąd u ciebie tyle rusycyzmów? I nie mówię o notorycznych rusycyzmach w tłumaczeniach, które teoretycznie można by uznać za popełnione w toku walki z tekstem. Ty musisz pochodzić spod wschodniej granicy albo pół życia spędziłaś u ruskich. Nie powiem, troszeczkę mnie rozbawił ten komentarz. Przypominam, pracuję w swojej etatowej pracy w języku angielskim praktycznie cały czas i rzadko przechodzę na polski. A potem wracam do domu i siedzę w tłumaczeniach z języka, który jest jednak bardziej zbliżony do polskiego, i często się gubię gramatycznie. A i nie raz, nie dwa, niechcący, wykorzystuję angielską składnię zdania. Czasem wychodzi to tak pokracznie, że orientuję się, jak to potem nagrywam, a czasami dopiero na etapie edycji filmu. A czasami, jak dla mnie, brzmi to totalnie akuratnie, i potem na mnie krzyczycie. A co do pytań osobistych: po rosyjsku to liczne je prosy. po angielsku personal questions. i nie, nie jestem spod wschodniej granicy, a życie spędziłam w Polsce. Paprocki pyta: czy dorwałaś tę muchę z minuty 59? Nie dorwałam, wyleciała przez okno zaraz po nagraniu. Piotr Bronisz pyta: czy lubisz swój głos? na początku przyznaję, że nie mogłam siebie słuchać. I chyba większość osób tak ma. No ale z czasem się przyzwyczaiłam. Lubić nie lubię, ale przynajmniej już się nie krzywię, jak się słyszy przy edycji. Słowoż Wamberski pyta: kogo wybrałabyś na swojego partnera? Masz cztery opcje: Prigorzyn, Kadyrow, Gierkin, Sołowiow. A to akurat jest dość proste. Kadyrow i Prigorzyn odpadają na starcie. Są zbyt nienormalnie, jak dla mnie. Poza tym Prigorzyn wypadł przez okno i już w kuferku. Gierkina może i brałabym pod uwagę, zanim trafił do aresztu. No i ten wyrok, który nad nim wisi. Emeryt zbrodniarz wojenny, na dodatek skazany w Gadze. Karkołomne połączenie. A Sołowiow, wbrew pozorom jest całkiem bezpieczny. Żonę ma, dzieci ma, więc pokazał, że może i mu się poprzednie małżeństwa posypały, ale jakieś związki potrafi budować, pracę ma. Może i stracił tę willę nad jeziorem Komo, ale jakiś majątek w Rosji pewnie mu został. To, co robi, jest ewidentnie dla pieniędzy i na jakimś poziomie jestem w stanie to zrozumieć. Zdecydowanie on jest najbezpieczniejszą opcją z tej czwórki. Tomasz Jaskulowski pyta. Co pani ma na ręce? Bransoletkę ze sznurka. W kolorach Ukrainy. Trąbek tango. Skąd topik, kochana? Z Intimisimi. Mam takich chyba z pięć niczym girkin swoich koszul mobilizacyjnych Bardzo mi miło widzieć weterana kanału, który niestrudzenie na początku przez kilka miesięcy prosił mnie o zmianę gwiazdki na jakieś inne logo Wojciech Grzegorczyk Pytanie Czy czytasz te wszystkie komentarze, jeśli są ich tysiące? Pozdrawiam gorąco Wojtuś Wojtusiu Niestety czasem jakieś pomijam. Staram się czytać jak najwięcej i odpowiadać chociaż na część z nich. Wszystkiego niestety się nie da, bo zabrakłoby mi życia. Tomasz, czy pracujesz dla ABW, czy też dla innej służby państwowej, żeby przeciwdziałać rosyjskiej propagandzie w internecie? Nie, Tomaszu, ja pracuję w tym zakresie tylko dla Google i paragwajskich służb wywiadowczych. Ale to sekret, nie mów proszę nikomu. Tomasz Żur pyta: Czy mamy u pani w komentarzach reagować na troll komentarze? Pryganie algorytmu to drugorzędny powód, ale jeśli ktoś ma ochotę poszturchać trola. cóż, nie żebym podjudzała, ale jest taka opcja. Głównie zostawiam je, żeby można było zobaczyć na żywym organizmie, jak oni funkcjonują i pracują. Studium przypadku. Mam nawet kilku swoich ulubieńców w tym zakresie. Adam Jerzymski pyta. Czy zaprosisz kiedyś pana niewzorowa do udzielenia wywiadu na twoim kanale? Adamie, może zaproszę, może nie. Kto wie, Może jak będę mieć dwa miliony subskrybentów i na pudelku będą komentować, że znowu pokazałam dekolt, to mnie zauważy. Na razie w stosunku do pana niewzorowa ten kanał jest niczym plankton. Agamemnon 76 pyta: Czy można prosić o program o skutkach wojny na prowincje Federacji, na przykład Dagestan czy Burację? Z Kaukazem jest problem, tam tak po prostu nie wiedziesz na ulicę, i nie popytasz ludzi. Ale co do buriacji, to mam nawet materiał, który już czeka w folderku do zrobienia. Andrzej. Dlaczego tak mało sołowiowa? Chłop potrafi podnieść pooglądalność. Niestety Sołowiow przestał robić swoje maniakalne ekspoze i jedyne co się u niego działo, to nudne wywiady z żołnierzami w frontu. Niby zaczął pojawiać się troszkę częściej dzięki wagnerowskiej wycieczce krajoznawczej, ale szybko wrócił do nudnego burczenia do mikrofonu. Nie dziwota, że wypadł z pierwszej dwudziestki w rosyjskich ratingach oglądalności. BY pyta. Pira ze drzwi, jaki procent komentarzy pod tym filmem to rzeczywiście pytania, a jaki procent to z lot majorów, którzy przez zobaczenie kawałka cyca dostają małpiego rozumu. Komentarze z pytaniami wyłapałam około 400. Było również sporo uroczych komentarzy zaznaczających, że pytań nie mają, ale gratulują, dziękuję i doceniają. Ciężko ugułem stwierdzić, ile przewinęło się majorów. Jak to mówił Mleczny Golem, siedzących i myślących o... <laughs> Boli mnie cewa, cewa pyta. Czy pojawi się odcinek poświęcony koszulom wielkiego mobilizatora? Można w sumie kiedyś coś zrobić. Wszak chłop, w odróżnieniu od jednokoszulkowca, posiada ich kilka. Bejus pyta. Czy można więcej podcastów i więcej niewzorowa? Podcastów niezorowym. niezorowem. Podcasty staram się robić regularnie, nie naprzemiennie z materiałami tłumaczonymi i raczej tak pozostanie, ponieważ pojawiała się ostatnio w komentarzach frakcja fanów napisów. Jeśli chodzi o Niewzorowa, to niestety wkładam w te materiały bardzo dużo sił, energii i czasu, ponieważ Niewzorow wypowiada się bardzo literacko. A co do podcastów z nim, troszeczkę tego nie widzę, bo podobnie jak Sołowiow czy Gielki, połowa przekazu jest wizualna. Ale na pewno się jeszcze pan nie wzorów pojawi. Obiecuję. Pytanie. Bardzo mi się spodobał odcinek z wywlekaniem brudów z przeszłości Girkina. Czy można liczyć na takie filmy odnośnie reszty świńskiego Panteonu? O Szojgu niewątpliwie coś się jeszcze pojawi. A i o spadniętym z nieba Prigorzynie mam w sumie bardzo fajny materiał, którym można przerobić na ciekawy podcast. Coltrane pyta. Już w tej chwili jest ogromna potrzeba na długi podcast o tym, co naprawdę wydarzyło się na Wołyniu. Coltrane, bardzo Ci dziękuję za towarzyszenie w mojej pracy jako widz. A co do Wołynia, obawiam się, że zbyt wiele osób podchodzi do tego tematu niezwykle emocjonalnie, więc jakiekolwiek przedstawienie innego punktu widzenia albo nawet ugryzienia kwestii, w które w ogóle ignoruje polska historiografia, może skończyć się naprawdę niefajnie. Możliwe, że podejdziemy do tego tematu jeszcze w przyszłości. Ale na pewno nie teraz. Będę Was jeszcze o to pytać. Doktor Lubicz pyta: Czy Twoje Hehe he jest odgrywane na potrzeby narracji? Czy wychodzi bardziej z Twojego charakteru i czy zdarza Ci się walnąć Hehe he gdzieś poza gierki nowym uniwersum? Zastanawiałem się, czy ktoś zauważył, że Hehe he trochę na kanale ewoluowało i zmieniało postać. Mam wrażenie, że dopiero całkiem niedawno wyklarowało swoją formę. Miało być stricte na potrzeby mojego komentarza. I jak tak się zastanawiam, to raczej nie zdarzyło mi się powiedzieć go w cywilu. Hehe. <laughs> Drobny pyta. Czy ty Andromedo wspierasz Ukraińców, którzy znaleźli schronienie w Polsce? Obecnie nie wspieram. Wspierałam na początku. Teraz zajmuję się reklamowaniem różnych zbiórek na kanale od czasu do czasu. A z takich ciekawostek to pomagałam kiedyś przez przypadek w jednej organizacji wspierającej uchodźców ukraińskich za granicą. Dokładnie co, jak i gdzie przez zachowanie anonimowości nie powiem, ale służyłam za wsparcie w komunikacji. Emilia I pyta. Ech, ale szczucia cycem jednak się nie spodziewałam. Co do pytań, to będą jakieś komentarze albo tłumaczenia do innych konfliktów niż ten obecny? Ale to tylko dekolt. Dekolt tylko. A co do odpowiedzi, to może będą, może nie. Wszystko zależy od tego, czy Rosja zaatakuje jeszcze jakiś inny kraj. Filip jakiś pyta: Skąd u ciebie taki pretensjonalny ton? Oraz: Czy zdajesz sobie sprawę, że ja, czyli żywy geniusz do spraw emocji, relacji międzyludzkich i mowy ciała, uważam, że masz pretensjonalny ton i chcesz być fajna? No cóż, Filipie, nie zdawałam sobie sprawy, że uważasz, że mam pretensjonalny ton i chcę być fajna. Ale w żadnym razie nie zamierzam się kłócić z tak niekwestionowanym autorytetem w tych sprawach. A skąd u mnie taki ton? No, staram się go jakoś modulować, żeby Wam nudno nie było mnie słuchać. Fanny Dek pyta, czy w czasie urlopu odpoczniesz sobie także od robienia filmów na YouTubie? Oj, nie, nie ma odpoczynku od wujaszka o Pytanie, co preferujesz? Góry czy morze? A może jezioro i las? Z racji tego, że jednak preferuję mniej turystyczne miejsca i jednak w górach i nad morzem zazwy zazwyczaj są tłumy. To wybieram jezioro i las. Dzien 1254 pyta, czy Twoje znajomości na szczeblu rządu miały wpływ na bardzo duży skok Twoich wyświetleń od początku wojny na Ukrainie? Niestety, Paragwaj nie miał pieniędzy na wyciśnięcie wyświetleń. Temat był nośny i parę razy udało mi się zrobić materiał o czymś, co Was zainteresowało i jakoś to poszło. Za co bardzo Wam dziękuję, bo to Wy tworzycie ten kanał i to dla Was staram się najlepiej jak potrafię. G. pyta, czy pracujesz w OSW i czy umówisz się ze mną na piwo? Nie, nie pracuję w OSW, ale serdecznie pozdrawiam cały zespół. Co do piwa? To niestety nie, tylko zielona herbata. Greku Bart pyta, czy rozwinie Pani materiały o opcje napisów w języku angielskim? Na samym początku był pomysł na filmy w języku angielskim. I są nawet dwa kanały Andromedy jeden po angielsku, a jeden po polsku. I mogę od razu powiedzieć, że na tym angielskim zainteresowanie było tak niewielkie, a na polskim tak duże, że moja uwaga skupiła się na polskim, a angielski po prostu, że zarzuciłam. Zgaduję, że im dalej od Rosji, tym mniej ona interesuje. Teraz w ogóle byłaby posłucha, bo wojna już się wszystkim znudziła, acz zdaje sobie sprawę, jak okrutnie to brzmi. Pytanie: Czy jest możliwość, żeby pojawiło się więcej materiałów z historii Rusów? Powoli zastanawiam się nad opracowaniem jakiegoś nowego formatu i coś w tym rodzaju jest jednym z pomysłów. Najprawdopodobniej za jakiś czas zrobię ankietę na kanale, co chcielibyście u mnie dodatkowo obejrzeć. I proszę mnie nie zrozumieć źle, wszystkie debaty piwniczne, tłumaczenia sołowiowa, podcasty dalej zostają. A tak nawiasem, Gregu, dziękuję za towarzyszenie mi już tyle czasu na kanale, bo materiał z wódką, o którym wspominałeś, był naprawdę dawno temu. Kafe Biba pyta. Czy obok przeglądu fachowej prasy wojskowej z FR dałoby się czasem przegląd prasy brukowej ala Sputnik czy Komsomolska Prawda? A można, jak najbardziej. Ale jest ryzyko, że może stopić nam mózgi. Albo co najmniej zlasować. Na pewno nie byłoby to w formie tłumaczenia jednego czy dwóch artykułów, a bardziej co tam się dzieje w nagłówkach i jakieś ciekawsze staty. Muszę tam tylko zajrzeć, bo nie jestem za bardzo na bieżąco z ich prasą brukową. Grzegorz Ciesionik pyta. Dlaczego tak mało masz koleżanek, jeśli chodzi o te tematy, które nam pokazujesz, czyli Rosja i tak dalej? No cóż, Grzegorzu, pewnie zostanę zjedzona przez wykop za to, co zaraz powiem, ale to wynika w dużej mierze z wychowania wczesnoszkolnego dzieci i tego, jakie postrzegamy. Często nieumyślnie sugeruje się dziewczynkom, że dziedziny typowo męskie, związane z inżynierią, budownictwem czy polityką, nie powinny ich interesować. Potem są wielkie akcje aktywizacji nastolatek i młodych kobiet, z których wyłania się kilka rodzynek idących taką właśnie ścieżką kariery. Ale w większości przypadków to totalnie nic nie daje, bo są to już osoby z ustabilizowaną osobowością i zainteresowaniami których nie będą diametralnie zmieniać przez jedną czy dwie kampanie społeczne. I zanim ktoś napisze w komentarzu, że są zawody, do których kobiety się fizycznie nie nadają, a ktoś inny na to odpisze, że wielu mężczyzn też się zapewne do nich nie nadaje, to chciałabym dodać, że gdybym się zastanawiała nad zmianą kariery teraz, to poszłabym w muralstwo. I nie przyszłoby mi to do głowy, kiedy byłam mała, bo każdy murarz w książce dla dzieci był mężczyzną. I jako dziecko sobie zakodowałam, że no cóż, Murażem przecież nie zostanę. A na dzień dzisiejszy myślę, że jak najbardziej mogłabym spróbować. To jest bardzo ważny i przydatny zawód. Kolejnym powodem jest to, jak ciężko jest się wbić w to środowisko. Na początku byłam bardzo bagatelizowana i przeczytałam wiele poskudnych rzeczy na swój temat. A, jakaś tam głupia baba coś tam sobie gada. Ale jakieś samozaparcie mam i w końcu się przebiłam. A wiele osób tego samozaparcia po prostu nie ma. Grzegorz Florida pyta. Czy jesteś rozpoznawalna w Runecie? Nic z tych rzeczy. Mój kanał jest zbyt mały, żeby był zauważony. Hubert Sadistik pyta. Dlaczego nie pokazujesz twarzy? Nie pokazuję twarzy, bo cenię sobie swoją anonimowość. Face Rewilu nie będzie. Poza tym Rewilem, jaki jest teraz, wyżej nic już nie zobaczycie. Jakub Cesarzdakos spyta. Skąd się znacie z Jarosławem Wolskim? Mówił, że jesteś jego znajomą, kiedy polecał twój kanał. Z internetów się znamy, przebywamy na tych samych grupach na Facebooku. Jeśli to oglądasz, Jarku, to pozdrawiam serdecznie. Jan Brzozowski pyta: Czy rozważy Pani więcej materiałów na kanale o zwykłych Rosjanach, jak ten dokument o rodzinie z prowincji, których adoptowany syn zginął na wojnie? Tego typu materiałów ogólnie jest mało, ale jeśli coś się pojawia, to tłumaczę namiętnie. Teraz ogólnie na kanale pojawiło się troszeczkę więcej społecznościówki. JJ1004 pyta, czy zamierzasz udostępniać treści na platformach podcastowych? No tak, jeśli chodzi o podcasty na platformach typu Spotify, niestety zbyt dużo już by było z tym zachodu dla mnie, a efekty finansowe byłyby niewspółmierne. Podcasty w najbliższej przyszłości zostają na YouTubie, choć zawsze jestem otwarta na nowe opcje, jeśli byłyby atrakcyjniejsze. Pytanie. Czy planujesz poświęcić się tworzeniem treści w internecie na pełen etat? W żadnym razie, YouTube jest za bardzo kapryśny, jeśli chodzi o stałość zarobków. Zależy to od wielu czynników: czy trafię z materiałem w gust odbiorców, czy nie zablokują mi filmu, czy będzie dużo wyświetleń. Różnie to wygląda z miesiąca na miesiąc. Z niczego na razie nie rezygnuję, ale jeśli musiałabym zrezygnować, to byłby to YouTube. Za dużo z nim rozczarowań przeżyłam. Możesz stracić kanał, wszystko co robisz po dwóch, trzech razach nudzi się widzom itd. W normalnej pracy mam stabilność, spokój, zero ryzyka i jasną ścieżkę kariery. Naprawdę nie polecam kariery youtubera. Jeśli się w to bawić, to róbcie to tylko hobbystycznie. YouTube Marker pyta. Czy jakieś służby Boże próbują się włamać na Twoje konta? Jeszcze mi się nie zdarzyła żadna próba. Możliwe, że jeśli byłabym anglojęzycznym kanałem, coś już by się zadziało. Ale że kanał jest po polsku, to jeszcze mnie nikt nie zaatakował. Krystian Burda pyta: Czy ty masz jakieś szkolenia głosu, może aktorskie? Dziękuję, Krystianie. To kółko teatralne w szkole widocznie się opłaciło. Krzysztof Orzuk pyta: Czy twoja twarz jest na prezentacji kanału? Myślałem, że to ty. Krzysztofie, toż to Suzan Wojcicki. Była już szefowa i królowa tutaj na YouTubie. Pytanie: Ile propozycji matrymonialnych otrzymujesz? Nie wiem, nie liczę, boję się patrzeć. Pytanie. Twoje hehehe he he jest super. Czy możesz zinterpretować chłe chłe Jeśli tak, proszę to zrobić. Chłe-chłe-chłe. pyta. Czy pracujesz nad kilkoma materiałami, jednocześnie czy robisz je jeden na raz? Lukracja zazwyczaj pracuje nad jednym, acz parę razy zdarzyło się zacząć drugi, zanim skończyłam pierwszy. Z reguły kiedy Ukraińcy zrobili coś donośnego i trzeba było przetłumaczyć elegancki przekaz w formie lamentu odsołowiowa? Małgorzata Sirenicz pyta, jaka była Twoja motywacja, żeby zająć się tym, co robisz? Tak jak już wspominałam w prezentacji kanału, głównie to zaczęłam z powodów zarobkowych. Połączyłam to z czymś, co lubię robić i co w mojej opinii w miarę dobrze ogarniam. Marcin Banach pyta, czy to kanał polskich służb trzyliterowych? Nie, Marcinie. To jest kanał rządu paragwajskiego. Marek Tin pyta. Czy masz zespół ludzi, którzy pomagają Ci w produkcji tych filmów, czy wszystko robisz sama, od researchu, nagrań do montażu? Za Andromedą stoi chronicznie niewyspana i okropnie zmęczona ja. I jest to moja prywatna inicjatywa, bez żadnych kontekstów. Jest to swoista wymiana barterowa. Niewyspanie i zmęczenie za przywilej położenia mojej lepkiej łapy na całej zarobionej kwocie, bez potrzeby dzielenia się. Taki słodko kwaśny układ. Mitel pyta: Kiedyś u jakiegoś innego YouTubera było Cię widać w całości? Zaprosili Cię tam nie jako Andromeda, a normalnie imię i nazwisko, ale nie pamiętam gdzie to było. Chyba mnie z kimś pomyliłeś. Występowałam raz na kanale Podróże bez granic, ale jako Andromeda. Jeszcze na samym początku dałam kilka wypowiedzi, dla mówiąc wprost. Możliwe, że o to pytasz. Michał Kluczyński pyta: Nie wiem po co i nie wiem dlaczego to zrobiłaś, wszystko idzie do przodu. W takim razie po co? Michale, najzwyczajniej w świecie chciałam sobie zrobić trochę jaja. Wszystko idzie do przodu, to fakt, ale no wiesz, bądźmy łagodni. Wydaje mi się, że czasem trochę fajnie jest wyjść z rutyny i się pośmiać. Michał Wróbel pyta. Raczej nie pytanie, tylko prośba, żeby jakoś łatwiej podcasty można wyszukiwać. Michale, podcasty na moim kanale mają utworzoną osobną playlistę. Podobnie jak na przykład debaty piwniczne. Wszystko można łatwo znaleźć na kanale. Wiem, że playlisty na YouTube nie cieszą się dobrą sławą, bo dziesięcioleciami YouTuberzy wrzucali i wrzucają tam wszystko jak leci, byle bez myśli wokół. Ale ja się staram, żeby playlist nie było za dużo, były zadbane i na temat. Gorąco zachęcam sprawdzić. Misiu Kisiu pyta, czy nie obawiasz się, że za pomocą sztucznej wróg możecie zdemaskować łatwo po charakterystycznej intonacji głosu? Nie, to nie jest żaden z powodów do niepokoju dla mnie. Jak sięgam pamięcią, raczej nigdzie w internecie nie ma nagrania mojego głosu poza tym kanałem. Monia, jak pyta. W jaki sposób wybierasz materiał do twoich materiałów? Czy przebijasz się przez miliony ruskiej propagandy? Czy masz swoje ulubione źródła informacji? Niestety życia mi brakuje najbardziej kompleksowe przeczesywanie internetu. Mam garść swoich źródeł i głównie z nich korzystam. Jeśli ktoś z was chce coś ciekawego spoza mojego typowego repertuaru, nie wstydźcie się podesłać linka. Sensor 7171 pyta Czy masz kogoś w rodzinie z Ukrainy? Z tego, co się orientuję, sami Polacy, choć pewnie jeśli pogrzebałabym w genealogii, to ktoś by się znalazł parę pokoleń wstecz. Pytanie. Czy otrzymywałaś jakieś groźby w związku z stworzonym kontentem? Nie, nie dostałam ani jednej wiadomości z pogróżkami. Możliwe, że gdzieś był jakiś komentarz, ale nawet jeśli był, to mi umknął. Myślę, że pyta. Najogólniej, w jakiej branży pracujesz? Usługi doradcze w bardzo dużym korpo. Najogólniej jak się da. Patrolowaty pyta. Jak sobie radzisz z oglądaniem tego wszystkiego, o czym nam opowiadasz? Na samym początku byłam zbulwersowana. Pewnie trochę jak każdy, kto widzi to pierwszy raz i troszeczkę mu skarczy ciśnienie, widząc potok kłamstwa, manipulacji i chamstwa. Ale po którymś z kolei już wiem czego oczekiwać i za bardzo mnie to nie szukuje. W pewnym momencie zacząłem się od tego dystansować i oglądać na zimno, ponieważ jest to moja praca. Wchodzę na strony i lecę na przewijaniu w nadziei, że zobaczę coś, co może się spodobać, co jest ciekawe i wzbudzi wasze zainteresowanie. Na dzień dzisiejszy, co by Sołowiew nie powiedział, jest mi to obojętne i jedyną moją reakcją może być O! To będzie dobre. Wzbudzi zainteresowanie u moich widzów. Przemosz odpyta czy nie chciałabyś kiedyś poprowadzić w poradnej audycji radiowej kącika sportowego i opowiedzieć troszkę o zawodach żużlowych? Ja ledwo jestem w stanie rano umyć zęby i zrobić sobie kanapkę, a ty chcesz, żebym robiła takie poważne rzeczy. Psora spyta, czy pośród bohaterów Twoich filmów, których wypowiedzi tłumaczysz, jest ktoś, kogo autentycznie nienawidzisz, albo do kogo czujesz obrzydzenie? Na samym początku czułam obrzydzenie do Girkina. A teraz to uczucie mi już minęło, bo to jednak jest moja dojna krowa, jeśli chodzi o kanał, no i jest to dość specyficzna postać. A poza tym to nie, nie wiąże z nim jakichś silnych uczuć i jakoś tak nie żal mi tych wszystkich Turbo -atriotów. Kłask pyta, czy dostajesz propozycje współpracy z jakimiś znanymi mediami? Było kilka, ale musiałam odmówić te z tego samego powodu. Niestety nie występuję u innych osób na kanałach, bo jestem słaba, nudna i strachliwa. Sofia pyta: Czy to, czym się zajmujesz, to Twoje hobby, czy jest związane z pracą zawodową? Zdecydowanie zaczęło się jako hobby, ale teraz jest to praktycznie moją drugą pracą zawodową ciężką, a obecnie dość rozczarowującą, bo jednak zainteresowanie już nie jest takie jak kiedyś. Sokar 444 pyta. Czy nie obawiasz się, że grzebiąc w ruskiej propagandzie nieświadomie to i owo zacznie Ci dawać do myślenia? Nie. Patrzę na nią czysto z merkantylistycznego punktu widzenia. Czy da się na tym zarobić na waciki? Polecam ten styl. Dosłownie żadna propaganda Was nie ima. Bo oglądacie ją z niecnym zamiarem wykorzystania jej do swoich bardzo interesownych celów. Pytanie. Czy pokazując rosyjski punkt widzenia nie obawiasz się jakiejś akcji ze strony YouTube'a? Akcje już były pod względem blokowania filmów, ale nie były one związane bezpośrednio z rosyjską propagandą. Wynika to w dużej mierze z tego, na jakiej zasadzie działa algorytm. I co ciekawe, raz ograniczyło mi monetyzację, bo przez kilka sekund pojawił się w materiale oryginalnym najbardziej znany malarz z takiego niemieckojęzycznego państwa. Innym razem w jestli przyczepiło się o prawa autorskie, a jeszcze kiedy indziej materiał źródłowy był tak agresywny że mimo, że wybrałam te dobre fragmenty, to i tak dostało mi się po łapach. Czasami naprawdę trzeba chuchać na zimne, bardzo konkretnie oznaczać narrację i dodawać kontekst wypowiedzi. Czym jest radziecki biznes? Ukraść skrzynkę wódki, wódkę wylać, butelki zwrócić, a pieniądze przepić. 12 Piotr 21 pyta Jaka jest Pani opinia na temat audycji realizowanych przez konkurencję, czyli Bielsat, Russian Media Monitor, TVP World? Ależ oni nie są moją konkurencją. Mimo wszystko mamy zupełnie inne profile działalności. Nie przypominam sobie, żeby ktokolwiek tłumaczył więcej niż 2-3 minuty, a mi się zdarzało robić godzinne tłumaczenia na tysiąc linijek tekstu. Pytanie. Czym się różni Nawalny od Putina? Nawalny to nacjonalista, który uważa, że trzeba zwalczyć korupcję, oddać Krym, pogodzić się z UE i z Ukrainą, przestać płacić pieniądze na Kaukaz, zerwać siłą roboczą z Azji Centralnej i wtedy Rosja będzie wielka. Natomiast Putin to hedonista, którego polityka była nastawiona na wzbogacenie siebie i grupy oligarchów. No i jakaś tam część dla narodu, żeby emeryturkę wszyscy mieli i w ogóle. On bardzo dużo uwagi poświęca biednym i ubogim, karmiąc ich ochłapami jak złyżeczki, za co ci są skrajnie wdzięczni. Z Ukrainą największy geopolityk planety myślał, że będzie jak w 2014 i po prostu będzie ogromne ciasto do podziału dla swoich. Jednocześnie tworząc zryw patriotyczny w patriotycznym społeczeństwie la krymski konsensus w 2014, kiedy to cały naród go popierał właśnie za Krym, cementując mu kolejne dwie kadencje. Gdyby rzeczywiście zdobyli kijów za trzy dni, Putin rządziłby wiecznie z poparciem wśród Rosjan ostrząującym w granicach 99%. Pytanie: co gdyby do władzy w Rosji doszedł Girkin? Gdyby do władzy doszedł Girkin? Owszem, wojsko doznałoby skrzydeł i raczej Ukraina nie zdołałaby zatrzymać Rosji. Ten jasno mówi, że zbombardowałby na Ukrainie całą sieć energetyczną, kluczowe mosty i węzły. A także dokonałby totalnej mobilizacji, stawiając pod broń kolejny milion, który otrzymałby z 2-3 miesiące przeszkolenia, a z 2 miliony młodzieży odesłoby do fabryk zbrojeniowych. Opłaciłby to pieniędzmi oligarchów, których pewnie osobiście, jak to on się wyraża, bardzo długo i dokładnie by przesłuchiwał. Nie będę gdybać, czy byłby sukces i czy gospodarka by przetrwała. Pytanie. Jakie jest prawdopodobieństwo, że tzw. ruch autonomii Śląskiej jest finansowany przez Rosję? Co do raś, to nie śledzę tej organizacji i szczerze nie wiem, ale chyba Rosja ma raczej ciekawsze projekty pokroju wzniecenia niechęci wobec Ukraińców czy UE. Pytanie. Ile pieniędzy Rosja przekazuje do ekologicznych i humanitarnych organizacji w Polsce? Kiedyś były podejrzenia, że Rosja płaci na zielonych ale obecnie raczej na odwrót wspiera organizacje walczące z transformacją energetyczną. W 2019 Putin, w czasie II Światowego Szczytu Przemysłowego w Ekaterymburgu, zaczął jęczeć, że te wiatraki to w ogóle zbrodnicze narzędzia, bo jak tak się kręcą, to tak się trzęsą, że robaki z ziemi wyłażą. Ogólnie chodziło o to, że w takim tempie, w jakim rozwijane jest OZE, Europa uniezależni się od rosyjskiego gazu. Co też prawdopodobnie stałoby się około 2035. No ale Władimir zrobił tak, że już w 2022 się uniezależniliśmy. Ale jeszcze raz. Już teraz sam wiatr odpowiada za około 25% energii elektrycznej w UE, plus Norwegia, Islandia, UK i tak dalej. A to z reguły niespalony węgiel i gaz, które często pochodziły właśnie z Rosji. W 2030 będzie to pewnie ze 35% a w 2035 możliwe że do 50% biorąc pod uwagę że technologia nadal się rozwija i jeśli kiedyś 10 lat temu jedno machnięcie łopaty zapewniało prąd na 8 godzin dla jednego domu to obecnie jedno machnięcie nowoczesnego 10 megatowego wiatraka morskiego jakie teraz stawiają zapewnia prądu na 2 dni dla przeciętnego domu a w 2025 będą stawiać również na polskich farmach wiatrowych na Bałtyku Wiatraki o mocy 14 mw Wnioski wyciągnijcie sami. Pytanie. Jaka jest Pani opinia na temat komisji badającej rosyjskie wpływy w Polsce? Co do komisji, po owocach ich poznacie. Aciek 25 pyta. Jak według Ciebie powinniśmy traktować Rosjan mieszkających w Polsce? Jeśli są migrantami ekonomicznymi i pracują w Polsce, gdzie jest kultura ciężkiego, często niezbyt sensownego zapierdzielu? To raczej nie mają czasu i sił na bycie piątą kolumną. Plus, no, nie oszukujmy się, nie ma tutaj takiego punktu zaczepienia jak jest w Kazachstanie czy w krajach nadbałtyckich. Gdzie masz pokolenia Rosjan, którzy uważają, że są u siebie. U nas wszyscy oni są przyjezdnymi i jak coś się nie podoba, to będzie krótka piłka. To nie jest pokolenie, które zasiedziało się w Polsce od 1945 i ma swoje gazety, społeczność itd. Jednocześnie chcę powiedzieć, że znam paru Ukraińców, którzy przybyli do Polski w latach 90. i bardzo szybko się zintegrowali i są obecnie Polakami z krwi i kości. Bo nie mieli innej możliwości i musieli w całości wciągnąć w polską rzeczywistość, wspólnota losów i w ogóle. Nie mieli możliwości śledzić ukraińskich mediów, więc śledzili polskie i z czasem przyjęli polską narrację i punkt widzenia. Natomiast teraz wszyscy przyjezdni mogą mieszkać 10 lat w państwie. I ani razu nie włączyć lokalnego radia czy otworzyć gazety, ponieważ w telefonie mają media ze swojego kraju. Myślę, że w Polsce jest naprawdę sporo Ukraińców i Białorusinów, którzy z trudem są w stanie wymienić nasze partie polityczne, ale doskonale wiedzą, co tam się wczoraj stało w Mińsku czy w Kijowie. Nie jestem do końca przekonana, czy taki stan rzeczy, kiedy duża grupa ludzi mieszka w obcym kraju i w ogóle nawet pośrednio nie uczestniczy w jego życiu, jest dobre. No ale to bardziej do rozmyślań dla socjologów. Adam A pyta kiedy w rosyjskich mediach się zorientują, że mamy na Twoim kanale niezły ubaw z nich. Oj, 120 czy ileś tam tysięcy to naprawdę jest skromny wynik, który nikogo nie interesuje. Choć zauważyłam, że przyszło kilku nowych widzów z Rosji, którzy proszą o linki do materiałów źródłowych, co mówi mi, że dobrze trafiłam z materiałem, skoro ich to również zainteresowało. Gierkina w ogóle nie interesuje, co tam o nim mówią. On nas uważa za wrogów, więc nie mamy sobie nic do powiedzenia. Szczególnie z jakiejś tam Polski, która jest, no cóż, to już dość daleko. Co do prędkości rozwoju, powiem tak. Gdyby nie wojna, teraz pewnie robiłabym QA z okazji 1500 subskrybentów. I byłabym niezmiernie szczęśliwa, gdyby jakiś materiał został obejrzany 10 tysięcy razy. Nie ma co ukrywać wojna pomogła. Ale jednocześnie nie czuję z tego powodu jakiegoś dyskomfortu, ponieważ dosłownie wszyscy, zaczynając od Girkina przez Arestowicza, całą masę ukraińskich i rosyjskich youtuberów, na sporym gronie polskich kończąc, sporo zyskali na popularności dzięki wojnie. Gdzie mimo wszystko uważam, że mam naprawdę unikalny content, ponieważ nie jest to moja gadająca głowa przez godzinę, a obszerne tłumaczenia materiałów, które uznałam za wartościowe z tego czy z innego powodu choć pracy i stresu z tym co nie miara. Adam Schmel pyta. Jak wygląda wolność osobista i resort siłowy w Rosji? Obecnie jest pełna swoboda podróżowania i praktycznie każdy, kto pochodzi z Głubinki, chociaż raz wyjechał do Moskwy czy innego dużego miasta w celach zarobkowych. Zwyczajnie tam się kręci całe życie gospodarcze, a rąk do pracy zawsze brakuje. My wyjeżdżaliśmy do Londynu, a oni wyjeżdżają do Moskwy. Ale wiem ze storisków od takiej jednej byłej koleżaneczki, co to sobie nadal żyje, jak gdyby totalnie nie było żadnej wojny, że jak ta przyjechała z Petersburga do Moskwy, to w kilku przypadkach odmówili jej wynajmu mieszkania, bo zameldowanie kogoś, kto pochodzi spoza Moskwy jest długotrwałe i męczące. Adam TD pyta, czy widzisz jakąkolwiek szansę na europeizację w sensie mentalnym Rosji? Jeśli mam być szczera, myślę, że za dużo przypisuje się wpływowi ordy, którą wykosili dobrych 400 lat temu. Ich tak raczej urządził Związek Radziecki, który przecież w pewnym momencie de facto ogłosił wojnę całemu światu. Twierdząc, że trzeba walczyć o światowy komunizm, jednocześnie niszcząc każdy przejaw niezależnej myśli i występowania poza szereg. I owszem, już teraz widać, że kolejne pokolenia mimo wszystko są bardziej nastawione na swój byt. Aniżeli jakieś jednoczenie Rusi, trójjedynej i innych bzdur, o których zwyczajnie nie mają pojęcia. Zgadzam się tutaj z Zubarewicz, że jeszcze będzie w Rosji normalniej, ale ona już tego nie dożyje. Pytanie. W czym dopatrujesz się takiej rosyjskiej hipokryzji? Nosimy zachodnie ubrania, na siłę staramy się upodobnić do Zachodu, a równocześnie upieramy się, że jesteśmy lepsi i wszystko, co nasze jest lepsze. Rosja ma bardzo ciekawy punkt widzenia, ponieważ ona naprawdę nie widzi w tym sprzeczności. Oni na odwrót uważają, że biorą z zachodu wszystko co najlepsze, włącznie z rodzeniem dzieci w USA, żeby dziecko dostało amerykański papier, a jednocześnie twierdzą, że są bastionem konserwatywnych wartości i tej prawdziwej Europy. I nie chodzi tutaj o przerywanie ciąż i różne statystyki przestępczości, które w Rosji są rekordowe w porównaniu do Europy. Chodzi o to, całe bycie prawdziwym Europejczykiem i pamiętanie o europejskich tradycjach, niezbyt jasno określonych przez nich samych. Pamięć o religii, choć Rosja to jedno z bardziej ateistycznych państw świata, zachowanie odrębności kulturowej i tradycji, poczucia bycia częścią nacji, odrzuceniu globalizacji i takich tam. Oni naprawdę uważają, że są bastionem tej prawdziwej europejskości, jaka była w Europie w okolicach 1951. Bez tolerancji i równouprawnienia. Rosjanie uważają, że są najbardziej tradycyjnym i uduchowionym europejskim państwem świata. Podczas gdy Europa i USA stały się pragmatyczne i myślą głównie o pieniądzach. Aleksander Jerczyk, jak widzisz przyszłość Rosji w stosunkach z jej sąsiadami, z UE czy z NATO? Załóżmy, że Rosja przegra na Ukrainie. Co dalej? Zakładając, że Rosja w jakiś sposób przegrała, a do władzy doszedł jakiś nowy polityk, odbudowa relacji z Zachodem będzie nie tyle priorytetem, a koniecznością, ponieważ A. Nie chcemy, żeby Rosja była kumplem Iranu i HRL. B. Jeśli będziemy ją dusić, ona nie zdoła spłacić należnych Ukrainie reparacji. Plan Marszala również objął Niemcy, co było dla wielu nie do pomyślenia. Ale uznano, że będzie z tego wiele więcej korzyści dla świata. Co do dalszych relacji z NATO i UE, to tutaj bardzo dużo będzie zależeć od Ukrainy. Jeśli Ukraina stanie się członkiem NATO i UE, zacznie się prężnie rozwijać i coraz bardziej przypominać Zachód. Opozycja w Rosji otrzyma potężny przykład do przekonywania obywateli, że integracja z Zachodem to właściwa ścieżka rozwoju. Co do możliwego wzrostu potęgi Rosji, jaki się zakończy dramatem, myślę, że oni już tyle stracili i stracą, na, że na najbliższe 50-60 lat można ich spokojnie wykreślić z gry. Pod skrzydłem liberałów raczej pójdą w kierunku małego wojska zawodowego, rzucając wszystkie siły na rynek pracy. A jeśli przyjdzie ktoś bardziej ogarnięty od Nawalnego, i zamiast zwalczać korupcję w pierwszej kolejności wzmocni instytucje państwowe z normalną dumą państwową, gdzie jest prawdziwa opozycja, to żadna wojna nam nie grozi, bo politycy będą zbyt zajęci gryzieniem się w ramach demokracji. Arkadiusz Dołęga pyta Czy serio myślisz, że pomimo tego, co się dzieje wewnątrz Rosji po sytuacji na froncie, pomacha białą flagą? Raczej nie. Myślę, że nawet jeśli SZU zepchnie ich na granicę z 91., Rosja zwyczajnie będzie walczyć rakietami i dywersjami. To wszystko zakończy się ze zmianą miejsca zamieszkania przez Putina. A tak to czeka nas w najlepszym przypadku zamrożony konflikt, gdzie obie strony ciągle będą siebie nawzajem dronować i szykować siły na kolejne, niestety, nieudane ofensywy. Artur Mazurski pyta: Co rosyjska propaganda mówi o zwycięstwie Erdogana? Zwycięstwo Erdogana było postrzegane jako odroczenie konfliktu z Turcją. Turcja jest postrzegana jako państwo, które dba wyłącznie o swój interes, a Rosja to sytuacyjny sojusznik, który jutro może stać się wrogiem. Pytanie. Najprawdopodobniej po Ukrainie miała przyjść kolej na Mołdawię? Czy w mediach rosyjskich jest już nagonka? Nie. Mołdawia jest teraz zapomniana, chyba że znowu mowa o Naddniestrzu. Ale jak na razie Mołdawia odycha z ulgą. Pytanie. Cała propaganda przebolała już stratę NS. A może już mają głównego podejrzanego? O, już dawno zapomnieli o Nord Stream 2. Co do podejrzanych, to oczywiście, że zrobili to Amerykanie. No, może rękoma Brytyjczyków. Bartek pyta: Jakie są szanse na rozpad Federacji Rosyjskiej lub odłączenie się części republik z nierosyjską większością ludności? Bliskie zeru. To już prędzej ta słynna Wolna Rosja, która może kiedyś nadejdzie, będzie chciała się pozbyć takiej czyczeni. Ale oni sami tego nie chcą, ponieważ są w pełni zależni od Rosji finansowo, energetycznie i w kwestii dostaw wody. Same republiki doskonale rozumieją, że bez Rosji wszystko będzie bardzo źle. Co do jakichś tyw i tego typu republik, są one na tyle słabe, oddalone od centrum i biedne, że jeśli ogłoszą niepodległość, to centrum zwyczajnie nie zauważy. Bartek Kubi pyta: Czy wojna zmieni rosyjskie społeczeństwo? Czy ta lekcja pokory nauczy ich pokory? Problem w tym, że ginie ludność Gubinki. Oni doskonale wiedzą, czym jest wojna i już mają jej dość. Natomiast ludność tych dużych miast nadal nie niezmobilizowana, więc oni jak na razie deklarują, jak to Rosja jest w stanie jeszcze długo walczyć. I to ich zdanie jest ważne. Nikogo nie interesuje, co tam sobie myślą o Gubince. Zaczekajmy na kolejną falę mobilizacji. Wtedy pewnie będzie można powiedzieć więcej, ale jak na razie na antywojenni są tylko ci. Kto ma największe szanse na mobilizację? Pytanie: Jakie twoim zdaniem są szanse, że Rosja zapłaci za odbudowę Ukrainy? Niemcy nie zapłaciły za odbudowę Holandii czy Norwegii. W sumie większość państw, które były kupowane przez Niemcy nie otrzymały jakichś znaczących sum, więc jest taki precedens. Ale myślę, że przynajmniej część zostanie zapłacona, ponieważ Rosja będzie chciała wrócić do świata zachodniego po zmianie rządów? To się zresztą zazębia. Muszą płacić reparacje, żeby wrócić do naszego grona, ale nie będą mieć z czego płacić, dopóki nie wrócą do naszego grona i nie będą mogli swobodnie z nami handlować. Pytanie: czy możemy zyskać na odbudowie Ukrainy? Jakieś oddzielne firmy budowlane pewnie zyskają, ale jako państwo raczej za dużo nie ugramy. Ba, może się okazać, że dłuższy pobyt naszych przedsiębiorstw na Ukrainie może poskutkować nie tylko odtworzeniem tam li filii. Ale również przeniesieniem produkcji z Polski. I ten trend może się nasilać w przypadku postępującej integracji Ukrainy z Zachodem. Przypominam, że w takiej Francji jeszcze niedawno były duże protesty i było dużo złości z powodu przenoszenia na przykład fabryki Whirpula do Polski, co poskutkowało utratą 600 francuskich miejsc pracy, a także pojawieniem się tańszej polskiej żywności, która mocno dała się wyznaki francuskiemu rolnictwu. Brzmi znajomo? Żak. Czy w Rosji nie ma jakichś żwawszych narzekaczy z innych rejonów niż Moskwa i Petersburg? Co mówią we Władywostoku? W 2019 były mocne protesty w Ekateremburgu przeciwko budowie cerkwi. W 2021 były równie mocne i bardzo długo trwałe protesty w Chabarowsku związane z usunięciem gubernatora Furgała, który sam w sobie był dość mętną postacią, ale uczciwie pokonał w wyborach gubernatorskich kandydata od Kremla. W miejscowości Szyjes w obwodzie archangelskim protestowano od 2018 do 2020 z powodu planów budowy wysypiska śmieci. Tak to z pamięci wymieniam te kilka najgłośniejszych. Ale w gruncie rzeczy to wszystko było bez znaczenia. Oto jakieś tam lokalne protesty związane z jakimś konkretnym wydarzeniem. Moskwa jako miasto tak bardzo dominuje nad resztą, że tak naprawdę tylko ona się liczy. Petersburg to tak trochę na dokładkę i na wyrost. I władza sobie zdaje z tego sprawę i wywala kolosalną forsę w te miasta z naciskiem na Moskwę, która ma większy budżet od Londynu. Budżet Moskwy w 2024 wyniesie około 39 miliardów funtów, podczas gdy obecny budżet Londynu to 21 miliardów funtów. Choć widziałam również informację, że do wydania jest tylko 15 miliardów z czego większość to na londyński zbiorkom. I dlatego właśnie w Moskwie absolutnie świadomie na Putina głosuje około połowy mieszkańców. Jest to taki przypadek Czeczeni, ale w skali jednego miasta, gdzie cała Czeczenia dostaje znacznie mniej, bo jedynie 2,6 miliarda funtów rocznie. Bart L pyta Czy w samej Rosji toczy się w ogóle jakaś jawna, niejawna debata dotycząca hipotetycznego rozbicia? Znaczy, no, niewątpliwie toczą się dyskusje, szczególnie w kontekście tych republik po koroju Buriacji czy Tywy, gdzie głównym argumentem jest to, że wszyscy Rosjanie dawno z nich wyjechali. No wyjechali, bo pracy nie ma. A mimo wszystko z reguły mowa nie tyle o rozbiciu, co o odpadaniu drobnych okruchów. Liberalna opozycja z marszu mówi, że im z Czeczenami i Degasteńczykami nie po drodze. Jeśli nastąpi wolna Rosja, te republiki raczej na pewno nie będą częścią Rosji. Ogólnie jest to mocna spekulacja, a ilekroć myślę o niepodległej czyczeni, przy obecnym rozkładzie mam przed oczami gazę, która ciągle byłaby bardzo bolesnym cierniem w rosyjskim boku i pewnie skończyłoby się to wszystko kolejną zaczystką dokonaną nawet przez liberałów. Bimbasek 01 pyta: dlaczego na rosyjskich i białoruskich spotkaniach z wodzami ich podwładni często coś notują? Oj. Przecież ojciec narodu wie wszystko i jest ekspertem w każdej dziedzinie. Zwykły element kultu jednostki. Oczywiście KRLD bezapelacyjnie przoduje w notowaniu tzw. bezcennych wskazówek od wodza, ale owszem, Tadżykistan czy Białoruś również polubiły ten styl kultu jednostki. W przypadku Rosji ma to odrobinkę inne znaczenie, ponieważ tam nie jest to spisywanie złotych myśli i wskazówek, a robienie listy, co trzeba zrobić, żeby potem nie umknęło. Wpisuje się to w ich propagandę, jakoby państwem zarządzali technokraci i tak zwani efektywni menadżerowie, którzy zajmują się rozwiązywaniem palących problemów w rosyjskim społeczeństwie. Bo ty to zawsze pyta, na ile prawdopodobne jest, że obecna wojna to wojna o ludzi, a nie o ziemię? Teza, że Rosja zaczęła wojnę, żeby przyłączyć sobie ludzi, bo demografia siada, przypomina mi krytykę filmów sci-fi. W filmach science fiction obcy nie są transcendentalnymi istotami, które zbudowały cywilizację typu trzeciego w skali Kardaszewa i zwyczajnie przyjechali sobie na nas popatrzeć i się pośmiać. A jest to z reguły prymitywna i potężna cywilizacja, która przeleciała pół kosmosu, żeby nam podpierdzielić jakieś surowce naturalne. Czy po prostu scenarzysta w ramach kosmitów pokazuje nas samych, ale bardziej agresywnych i silniejszych. I to samo z demografią. Te teorie postuluje się w wyniku ekstrapolacji własnych potrzeb na Rosję. Nie oszukujmy się. Nasza demografia to jest dramat i jesteśmy już na poziomie wyśmiewanej przez wszystkich w tej kwestii Japonii. Nie, według mnie sprawa jest znacznie bardziej trywialna. Zaatakowali, bo mogli. Bo myśleli, że Zwiezda TV jest rzetelnym źródłem informacji i wojsko rosyjskie to druga armia świata. Bo myśleli, że SZU jest na poziomie Krymu 2014. Bo myśleli, że Miedwieczuk mówił prawdę, kiedy opowiadający to Ukraińcy z utęsknieniem czekają na Rosję. A demografia, 40-milionowy rynek zbytu, dodatkowe dochody podatkowe, przejęcie ogromnego majątku do podziału itd., itd. to był bonus. Spotkałam się z tezą, że Rosja zaatakowała głównie dlatego, że zobaczyła katastrofę Zachodu w Afganistanie i stwierdziła, że już totalnie nie jesteśmy do niczego zdolni jako blok polityczno-wojskowy. Pytanie. Skąd u Rosjan taka prymitywna narodowa pazerność? Lud jest tak pazerny i złodziejski, bo w większości żyje grubo pod progiem ubóstwa. Jeśli mierzymy ich nawet polską miarą, a jednocześnie naprawdę w większości miejsc nie ma perspektyw. Dlatego też ukraść coś czy oszukać to jedyna opcja. Dlatego życie ludzkie jest tak bardzo bezwartościowe. Natomiast władza w Rosji jest po prostu prymitywną zbieraniną jakichś karykatur, które nawet w ZSRR były podrzędnymi obywatelami, zarabiającymi 100 rubli miesięcznie. Przecież Putin to totalne beztalencie i nawet kagibistą był lichym i nędznym któremu nie zaoferowano nic poza podstawowe przekładanie papierków. I takie prymitywy dostały władzę absolutną nad zasobami jednej szóstej lądu na Ziemi. Niczego innego niż prymitywnej, rabunkowej gospodarki nie można się po nich spodziewać. Jedyne co trzeba im przyznać, to fakt, że mimo wszystko na przestrzeni 20 lat zatrudnili garść ekspertów, którzy za ich plecami walczą z efektami polityki. Mach Centralny z Nabiuliną to dobry przykład. Pytanie. Jak wytrzymujesz taką dawkę tej tępej propagandy? A tam, ja tego nie oglądam w celu zaczerpnięcia informacji, a szukam fragmentów, które byłyby zabawne i interesujące dla widza. Kiedy tak przewijasz i myślisz, no dalej w powiedz coś śmiesznego, to ten cały czar pryska. Bart B2094 pyta. Co sądzisz o ostatniej wizycie Michustina w Pekinie? Czy Rosja odda technologie niezbędne do produkcji silników odrzutowych, której Chińczycy jeszcze nie byli w stanie skopiować, za zwiększenie pomocy wojskowej i dostaw podzespołów mikroprocesowych. Każdy powód jest dobry do spotkania. A co do silników, to tak z rok temu mignęła mi informacja, że HRL w końcu opanowało samodzielną produkcję jakiegoś tam ważnego silnika do rzekomo myśliwców piątego pokolenia czy coś takiego. Nie zdziwię się, jeśli na dzień dzisiejszy Rosji zostały naprawdę pojedyncze patenty pochodzące z ZSRR, którymi jeszcze Chiny mogłyby być zainteresowane. Ale nie dlatego, że sami tego nie opanują, a zwyczajnie po to, żeby oszczędzić sobie kilka lat pracy badawczo-rozwojowej. A tak poza tym, to dla Chin to jest biznes, i obecnie, kiedy już wszyscy powiązują ich z Rosją, niezależnie od ich prób odżegnania się, mogą spokojnie wysłać do Rosji elektronikę, ponieważ i tak inwestorzy uciekli z rynku chińskiego. Daniel Andrzejewski pyta, czy istnieje możliwość zrobienia filmu na podstawie źródeł rosyjskich na temat zaplecza naukowo-technicznego Rosji? Rosja jest niewątpliwie zależna od wszelkiej maści zachodniej elektroniki, chipów i takich tam. Ciężko z tego skleić jakiś materiał, bo jest dużo niewiadomych, ale jest masa różnego rodzaju krótkich newsów o kolejnych firmach i państwach, które dostarczają te czy inne towary. Moim ulubionym przykładem jest Dominika, nie mylić z Dominikaną. Małe wyspiarskie państwo z fioletową popugą na fladze, które sprzedało swoje obywatelstwo dwóm rosyjskim oligarchom, żeby ci, jako obywatele Dominiki, mogli kupować elektronikę na potrzeby rosyjskiego przemysłu zbrojeniowego. Niewątpliwie Turcja przewaliła dla nich mnóstwo elektroniki. Sporo ciężarówek z jechało sobie przez ich terytorium do Kazachstanu, ale na miejsce docierało z jakiegoś powodu puste, a odbiorca nie miał żadnych pretensji. Hongkong też śle, ile może. Malediwy nagle również okazały się potęgą eksportową chipów. Oni sami mają ograniczone zdolności, ale tak czy inaczej, co miesiąc są w stanie wyprodukować do 150 rakiet manewrujących różnego typu co, chcąc, nie chcąc, jest wartością, z którą trzeba się liczyć. Dariusz Jackowski. Czy powstają w Rosji aktualnie jakieś filmy, książki, piosenki bezpośrednio nawiązujące do wojny w Ukrainie? Albo może jest wysyp dzieł patriotyczno-propagandowych. A oczywiście. Przykład dosłownie z ostatnich dni to serial Realnie je paceny. W moim tłumaczeniu na polski – Prawilne ziomeczki. Ponad 10 lat temu widziałam kilka pierwszych sezonów, jeszcze kręconych w Permie. Nawet całkiem zabawne. Ostatnio dowiedziałam się, że to magnum opus rosyjskiej kinematografii zakończyło się na dniach gdzie scena końcowa całego tego serialu miała miejsce w szpitalu z rannymi rosyjskimi żołnierzami. Jest pełna jakichś prymitywnych filmów krótkometrażowych, muzyki, na bieżąco pisze się różne książki itd. Po prostu można na tym zarobić, bo nawet jeśli nikt tego nie przeczyta i nie obejrzy, jest to finansowane z budżetu federacji w ramach wysiłków propagandowych. Warto odnotowanie jest, że nowy ludowy artysta wszystkich Rosjan, zadeklarowany neo-wiadomo kto, Piosenka Szaman, który na przykład śpiewa, że jest Rosjaninem i jest to jego walka. Hmm. Co jest stałe w związku radzieckim? Czasowe trudności. Dawid Szura. Czy gdyby Rosjanie zaatakowali nasz kraj, to czy chcieliby nas wymordować? Z ekonomicznego punktu widzenia pusty teren nie ma żadnej wartości. Wystarczy zapytać Rosję, ile PKB wyciąga z połowy Syberii, w której ostatni raz widziano ludzi w czasie ekspedycji geologicznej w 1958 roku. Zajęcie Polski w wyniku kompletnej anihilacji państwa nie ma sensu. Oni chcieliby, żeby ktoś na nich tyrał. Ba, możliwe, że warunki życia byłyby lepsze niż w Gubince, tak jak kraje bałtyckie swego czasu żyły lepiej niż w ZSRR, mimo że były zwyczajnie okupowane od 1940. Ale bez wątpienia byłyby. Te czystki kadrowe, że tak się wyrażę, eufemistycznie. Byłoby bardzo sporo represji i terroru. Pełno byłoby jednostek porządkowych, które zajmowałyby się działalnością mafijną i terroryzowaniem ludności w ramach utrzymywania porządku czyli wszystko to, co się dzieje już na ukraińskich terenach okupowanych. Oczywiście warto tutaj wspomnieć, że Rosja nie miała i nie ma zamiaru nas atakować. Jesteśmy bardzo nisko na liście potencjalnych celów żeby nie było. Dominik Fabicki. Kim są współcześni Kozacy w Rosji i jakie są ich obowiązki? Jaką rolę, jeżeli mają, odgrywają w wojnie ukraińsko-rosyjskiej? Współcześni Kozacy to banda przebierańców, którym dano minimum władzy pod postacią legitymowania i pałowania niepokornych. Co można było zobaczyć w czasie olimpiady w Soczi, jak bili ten słynny zespół, o którym już wszyscy zapomnieli. Kiedyś. Dawno, dawno temu Kozacy byli rolnikowojownikami. Jakie ciekawe połączenie! Wysyłali ich na peryferię imperium, gdzie mieli się zaczepić i wgryźć w ziemię, dosłownie w przenośni. Budowali jakieś obszary umocnione z ziemnymi twierdzami, dookoła których osiedlali się całymi rodzinami i zajmowali się rolą, będąc jednocześnie swoistą przygraniczną jednostką wojskową. Potem przyszedł Józef Stalon, więc wiadomo, co się z nimi stało. A teraz Putin ich wskrzesza, tworząc w gruncie rzeczy kolejną dublującą się jednostkę porządkową, która nie musi za dużo robić, ale jak trzeba będzie pacyfikować protesty w Moskwie. A niektórzy ochotniczo jechali w 2014 na Ukrainę. Obecnie odgrywają marginalną rolę, podobnie jak kadrowcy zajmują się ochroną nieporządku na terenach okupowanych, gdzie na przykład mają ochraniać szkoły czy jakieś tam skwerki. Na front nie pójdą, ponieważ Podobnie jak kadyrowcy w swojej masie nie potrafią współdziałać, nie posiadają i nie potrafią korzystać z ciężkiego sprzętu, a lekką piechotę zapewnia rosyjski system penitencjarny. Dziki Jerzyk pyta: Bułgaria, co Rosjanie myślą o innym cyrylicznym kraju? Lubią Bułgarów jako naród i to ze wzajemnością. Relacje można przyrównać do relacji polsko-węgierskich na poziomie ogólnym. Od dwa bratanki. Łączy ich historia. Bułgarzy nadal są w swojej masie wdzięczni za pomoc w otrzymaniu niepodległości, ponieważ Rosja naprawdę raz przyszła im na pomoc. Ale przez to, że Bułgaria to człowiek wojującej Naty i gnijącej Europy, rosyjskie media z reguły o niej nie wspominają, skupiając się na ostatnim prawilnym bastionie słowiańskości czyli Serbii pomijając oczywiście jej dążenia do UE. Eko Garden pyta: Jakie media są najchętniej oglądane w Rosji? Resija 1, kanał pierwszy, Ren TV i NTV to takie najpopularniejsze kanały telewizyjne. A nadal 63% Rosjan ogląda telewizję. Poza telewizją, przestrzeń medialna jest zdecydowanie zdominowana przez Telegram. Radio oczywiście też nie można spisywać na straty, a co do prasy drukowanej, jest jej coraz mniej, chociaż podobno jeszcze nie umiera. Ciężko mi sądzić, ale prawdopodobnie jest to globalny trend, tak jak i podobna sytuacja co w Polsce. Edyta Burda. Czy mogłabyś przejrzeć ruskie media w temacie, pułkownik Lewandowski dowodzi najemnikami na Ukrainie? Bardzo mnie interesuje proces bilokacji, to znacznie zwiększa nasze zdolności obronne. Poszukałam i widzę, że rosyjskie media uczepiły się dwóch wypowiedzi pułkownika Lewandowskiego. 9 września 2023. Cytują go, że SZU jest zależna od Starlinków, Lona Pizmo, co jest jej piętą Achillesową. A 27 października 23 cytują jego wypowiedź, że rosyjskie siły powietrzne nie pozwoliły na rotację wojsk ukraińskich na linii frontu. A jeszcze 6 lipca 23 Rosjanie grzali się wypowiedzią o tym, że rosyjskie siły zbrojne są zdolne szybko łatać dziury i zażarcie się bronić. Niestety o dowodzeniu polskimi najemnikami ani słowa. Nad czym ubolewam, bo przydałby się nam taki chociaż jeden akuratny wunderwafel, jakich nie bracia Rosjanie mają na pęczki. Ehehe. Erika Itsumi. Jakie mogą być konsekwencje społeczne niedawnego rajdu na Białogród? No, w Białogrodzie delikatnie mówiąc nie są zachwyceni. Zresztą u nich tam nadal nie jest wesoło. Wróć, bardzo wesoło jest. Ciągle jakieś drony, moździerze, rakiety. Po prostu o tym nie słyszymy. Konsekwencje społeczne oczywiście żadne i tutaj odsyłam do serii filmów dokumentalnych o życiu w rosyjskich barakach i takich tam, gdzie ludzie posłusznie płacą za usługi komunalne, których nie otrzymują. Tak i tutaj. Naród posłusznie lamentuje, że został rzucony na pastwę losu, no ale nic z tym nie zrobi. No, poza nagrywaniem apeli do cara Batiuszki Przyjedź pan i pomóż pan. Przyjedziesz? Futbol opinię pyta: kiedy upadnie Rosja i jak? Raczej nie upadnie, choć jeszcze długo życie w niej nie będzie cukrem, jak to mawiają Rosjanie. Na pewno nastąpi mocna redukcja demograficzna, ale nieprawdą jest, że Chińczycy będą zajmować Syberię. Wiecie, ile kosztuje podciągnięcie infrastruktury przez Tajgę? Jakie za to będą amerykańskie sankcje? Ile Zachód wpompuje w rosyjską partyzantkę? O wiele lepiej jest po prostu siedzieć i czekać, aż sami głupi Rosjanie za pół darmo wam wszystko zaoferują i jeszcze za swoje gazociąg podciągną, bo najwybitniejszy geopolityk w historii ludzkości sam odciął państwo od głównych rynków zbytu. Pozdrawiam wszystkich autorów piszących na przestrzeni ostatnich 20 lat, jakim to sprytnym i przebiegłym jest ten pułkownik KGB, którego nawet w KGB odesłali jedynie do przekładania papierów. Gerlich pyta. Twoje filmy nie będą robić liczb, bo temat wojny nie jest już tak klikalny. Proszę jednak publikować dalej, ponieważ jakość te nie wyświetlenia, a pani filmy są świetne. No właśnie, jak widzicie, coraz bardziej uderzam w tematy społeczne, dzięki czemu trochę bardziej odżył ruch na kanale. I nawet garść troli się pojawiła. Pytanie. Czy istnieje możliwość buntu zmiany narracji wśród propagandystów? Co do propagandy, to tu się zgadzam z Girkinem. Jeśli jutro Botoksowy zmieni miejsce zamieszkania i pojutrze przyjdzie ktokolwiek, od Girkina przez Nawalnego, na ożywionych szczątkach Lenina kończąc, propaganda w mig się dostosuje, a i wątpię, żeby ktokolwiek poza najbardziej prozachodnimi idealistami zepsuł takie fajne narzędzie, które tak dobrze pierze mózgi takiej maś ludności. Acz oczywiście jest możliwe, że najbardziej znane i wyraziste ikony propagandy wsiądą w swoje Gulfstreamy i polecą do Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Gdzie na pewno mają pałac na tej samej ulicy, co przywódcy talibanu, ziemniaczany baczka i Don Kadyrow Don. Grzegorz Ciesiunik. Dlaczego my jako Polska przegrywamy Ukrainę? Tą już po wojnie. Trochę jak z Irakiem. Takie biznesy mieliśmy robić. Ależ nikt w Iraku nic nie ugrał. Ugrało tylko kilka korporacji i to naprawdę garstka. Większość dużego korpu również się przejechała na tym temacie. Natomiast wszystkie państwa przegrały społecznie, ekonomicznie i wizerunkowo. Coś jak olimpiada, nie da się na niej wyjść na plus, a zarabia na niej tylko ten okropny MKOL, który trzeba już dawno temu rozwiązać, podobnie jak i FIFA i całą resztę. I absolutnie nic Polska w tym temacie nie ugra poza rynkiem zbytu na jakiś czas. Będzie jak Polska z Niemcami. Na początku wykosimy ukraińskich producentów żywności i pootwieramy własne filie różnych przedsiębiorstw produkujących materiały budowlane czy jakieś tam podzespoły. Po czym kapitalizm zacznie działać i z każdym rokiem będzie powstawać coraz więcej ukraińskich ogarniętych przedsiębiorstw, które zaczną piec smaczniejszy i tańszy chleb, równie dobre, a tańsze produkty mleczne, pojawią się lepsze owoce i warzywa, wyrośnięte na czarnoziemach. I nagle okaże się, że Made in Ukraine wcale nie jest gorsze niż Made in Poland. Czy ogólnie UE. I Ukraińcy wejdą na rynek europejski, tak jak kiedyś my weszliśmy. I dla przedsiębiorców będzie to ciężki czas, bo trzeba będzie się starać. Natomiast my, jako konsumenci, wygramy na tym. Nie ma absolutnie na co liczyć, że Polska opanuje rynek ukraiński. Może będą przedsiębiorstwa z polskim kapitałem, tak jak Biedronka z portugalskim. Ale wcale nie będzie to oznaczać, że w dobie Bidenowskiego podatku zwalczającego holendersko, irlandsko cypryjsko, maltańsko, luksemburskie raje podatkowe, jakoś mocno na tym zyska polski budżet. Zresztą już teraz cała Europa była w gruzach, podobnie jak Japonia i Korea. I Stany Zjednoczone przez chwilę absolutnie dominowały przemysłowo. No i co? No i się świat tak odbudował, że aż w Detroit coś się popsuło. No i dopiero innowacja Tesli krótkotrwale pomogła USA znowu być na topie w włoskim segmencie. Ukraina jeszcze tak się odgryzie, że będzie sporo głosów mówiących z nad talerza chrysońskich pomidorów, że trzeba było im nie pomagać. Chub Tanski. Jaki jest stosunek rosyjskiej propagandy do państwa Izrael? Piekielnie aktualne pytanie. Dobrze, że mam takie żałosne tempo pisania odpowiedzi. Rosyjska propaganda postrzega państwo Izrael chłodno. I o ile na początku, po 7 października, niewątpliwie łączyli się w bólu z Izraelem, obecnie może zacytuję po prostu kilka tytułów, jakimi okraszono te czterogodzinne show od Sołowiowa. 12 października. Sektor Gaza. Czy jest szansa na pomoc humanitarną? 18 października. Uderzenie w szpital w Gazie i pozycja Zachodu. 19 października. Nowy szturm na Kapitol i skancelowanie zwolenników Palestyny. 25 października Izrael chce naszej sympatii, ale otrzyma naszą sprawiedliwość. 1 listopada Zmęczenie Kijowem i dlaczego nikt nie słucha Izraela? Chyba wszystko jasne. Igor Bożencki pyta: Czy jesteś w stanie wymienić jakieś różnice między Zachodem a Rosją w kwestii mindsetu? Społeczeństwo jest inaczej zbudowane. To prawda, choć często jest bardzo serdeczne i naprawdę przejmuje się losem i tragediami innych. Mimo całej biedy, która zmusza ich do egoizmu, ponieważ muszą walczyć o to, żeby być w stanie się zwyczajnie najeść, mimo urawniłowki, zwiększonej agresji i takich tam cech, które pochodzą bezpośrednio z ZSRR i lat 90., które dla Rosjan były naprawdę o wiele cięższe niż dla Polaków, o czym zapominamy. Trzeba pamiętać, że Rosjanie to naprawdę biedne i bezbronne społeczeństwo w swojej masie. A im mniej posiadasz, tym więcej możesz stracić. Jak już wspominałam, będę robić taki materiał, Swoisty magnum opus, który dobrze wytłumaczy ten fenomen. Na dodatek, nawiasem, im bogatsze społeczeństwo, tym bardziej pomaga. Pamiętam, jak w 2010 albo 2011 jechałam pociągiem na Krym i słyszałam, jak jedna Ukrainka, tak parę przedziałów dalej, opowiadała o swojej pracy. Zajmowała się ściąganiem spisanego, ale w pełni sprawnego sprzętu medycznego z Europy Zachodniej, żeby w ukraińskich szpitalach chociaż coś było. I opowiadała, że Niemcy fajnie pomagają. Często nawet nowe materace, antyodleżynowe, dawali jako gratis do sprzętu. Holendrzy też byli wspaniali, podobnie jak Francuzi i Brytyjczycy. I ktoś ją zapytał o Polaków i ona z takim rozczarowaniem powiedziała, że nie, Polaki nie pomagają, oni nie są hojni. Teraz proszę się cofnąć pamięcią do 2011 i przypomnieć sobie, o ile biedniejszym byliśmy społeczeństwem w porównaniu do 23. I jak nam samym było ciężko, jak bardzo nasz system nie domagał i był zadłużony... Zwyczajnie nie mieliśmy jak pomóc, i pewnie sami część sprzętu też ściągaliśmy z zachodu, tak jak ona to robiła, choć na znacznie mniejszą skalę. I my nie byliśmy skąpi, a zwyczajnie biedni. A Rosjanie są jeszcze biedniejsi w swojej masie, więc raczej nie tyle nie chcą pomóc, co zwyczajnie nie mogą, więc odwracają wzrok. Ale jeśli będzie jakaś zbiórka SMS-ami, to pewnie te 100 rubelków wyślą. Znaczy to jest tyle co nic. A czasami pomagają, jeśli jest taka naprawdę ciężka sytuacja. Tak jak było w dokumencie z Archangielska. Pytanie, czemu nie wspomina się o uczestnictwie Białorusi w wojnie? Co do Białorusi, to mam wrażenie, że trochę jej nie ciśniemy, żeby się czasem baćka nie zerwał i nie zaczął bardziej pomagać, albo robić na problemów. Wiecie, najgorzej jak masz zwierzę zagnane w kąt i ono wtedy zaczyna walczyć o przetrwanie. Po co robić sobie dodatkowe problemy? Imię, nazwisko pyta: Jak wygląda zmiana narracji rosyjskiej propagandy od początku konfliktu do teraz? Na początku niezachwiana pewność siebie, potem duże rozczarowanie, które przeszło w mocne zaniepokojenie po kontrofensywie pod Harkowem, następnie robienie dobrej miny do złej gry i, co ciekawe, pomaganie ludziom, których błędnie zmobilizowali albo nie wydali im należnego ekwipunku. Potem zaniepokojenie, bo szykowała się obecna kontrofensywa, a teraz to jest raczej takie udawanie, że wojna, salwy artyleryjskie, straty i mięsne szturmy to coś normalnego i ciekawsza jest sytuacja w Gazie. No i to tak pokrótce. Oni uważają, że w długiej perspektywie raczej na pewno wygrają z racji dysproporcji potencjału. Ale jednocześnie zdają sobie sprawę, że Rosja raczej na pewno nie zdoła poprowadzić wojny bez końca. Dlatego w gruncie rzeczy jest to wyczekująca postawa. Pytanie: Czy uważasz, że propagandyści wierzą w to, co mówią? W żadnym wypadku. Wszyscy propagandyści mówią to, za co im płacą. I za opłatę powiedzą wszystko. Gdzie o ile nie jestem pewna co do intelektu kwadratowej kapibarzycy, o tyle laty fundysta albo maestro Kisielow doskonale wiedzą, że oni po prostu pracują i zarabiają pieniądze językiem. Pytanie: jeśli czytasz inne media, to czy zauważasz ruską propagandę? Raczej nie ma propagandy. E, jeszcze nie spotkałam się z artykułem w naszych mediach o tym, że w Rosji może i jest źle, ale w Ameryce to dopiero jest bida. Pytanie, czy w Rosji są rozsądni ludzie, którzy uważają obecną sytuację za bezsens? Ha! Nawet według oficjalnej statystyki jest ponad 20% ludzi, którzy nie zgadzają się ze specoperacją. I mówię tutaj o oficjalnej rządowej statystyce. Więc spokojnie można dodać do niej do 30-60%. do 60%. Nawet u mnie się to przewija. Nawet w kamerę ludzie nie boją się powiedzieć, że wojna bez sensu, niech ją kończą, bo żywność z Polski jest tańsza i lepsza, a za te pieniądze trzeba przesiedlić baraki. A następnie powiedzą, że jeśli ich zmobilizują, to nie będą uciekać, bo jednak ojczyzny trzeba bronić, szczególnie, że tak dobrze płaci. Taki paradoks. Jacek Kowalczyk. Jak to jest z tą frakcją Nazboli w Rosji? tej ideę stworzył niejaki Edward Limonow, a sama frakcja jest regularnie zwalczana przez rząd rosyjski. W sensie pozwalają im istnieć, jako istnieć, żeby wszyscy byli w jednym miejscu i można ich było łatwo kontrolować, ale okresowo tak profilaktycznie, co głośniejsi dostają krótkim wyrokiem, a sama organizacja jest zakazywana, więc zakładają nową. I tak w kółko. Nawet turbopatrioci, jak z nimi raz rozmawiali, nie byli pewni jaką nazwą się do nich zwracać, bo tyle ich już było. Siły mają żadną. Jest to margines składający się może z 1300 ludzi, jak oni sami przyznali. Ale ponieważ jest to ekstrakt tych najbardziej ideowych, potrafią się zmobilizować i zrobić jakieś barwne akcje pokroju namalowania murala z facjatą girkina. Jacek święch pyta: czy jest szansa, żeby ruchy narodowo wyzwoleńcze dorosły w Rosji? Raczej nie. Jak już mówiłam, one są zbyt małe i zbyt bez znaczenia. Żadna tywa się nie odłączy, bo jest gospodarczym zerem, a emeryturki i płace w budżetówce trzeba płacić punktualnie. Jakub Mastalerz. Jak bardzo Ruscy boją się sojuszu Polski i Ukrainy? Raczej się nie boją, bo wiedzą, że Polska i Ukraina to naturalni konkurenci gospodarczy, w dobrym rozumieniu tego słowa. Jeśli Ukraina pozbędzie się korupcji i oligarchii, będzie mieć dużo atutów, które pozwolą jej stanąć z nami w szranki i będzie to ciekawa i bardzo pożyteczna dla świata rywalizacja. Sojusz to będzie na poziomie UE i NATO, co Rosji niewątpliwie bardzo się nie będzie podobać, ale nie dlatego, że he he, bazy NATO na granicy, a dlatego, że to będzie realny argument dla Rosjan, a dlaczego i my nie możemy być częścią świata zachodniego. To samo było na Ukrainie. Jak my i oni byliśmy na tym samym poziomie, to w ogóle nie było dyskusji o jakichś NATO i innych jej Ale po 2009, kiedy zaczęło być jasne, że Polska zostawia Ukrainę w tyle, z każdym rokiem coraz bardziej zaczęły narastać głosy, że Ukraina też powinna iść na zachód. I do 2014 był już co do tej kwestii taki konsensus, że skończyło się Majdanem, kiedy Janukowicz postanowił nie podpisywać umowy stowarzyszeniowej. Czyli tak na oko wystarczyło od 5 do 7 lat sąsiedztwa z UE, bez żadnych masowych pielgrzymek na zachód, bez ruchu bezwizowego i nawet bez większego zainteresowania ze strony samej UE, żeby społeczeństwo w swojej masie zdecydowało, że UE to przyszłość. I Rosja o tym wie. Po prostu z powodu charakteru państwa, opinia mieszkańców znanej nam esklawy albo obszarów graniczących ze Skandynawią i Bałtami nie jest jeszcze aż tak odczuwalne bo promieniuje głównie na Petersburg, który akurat jakoś się trzyma. No i mentalność nie ta. I państwo to maleńkie pipidówy, więc można mówić, że na szybko wpompowali w nie forsę i zrobili witryny. A królewiec w Kaliningrad jeździ na zakupy do UE i czuje się le lepszy od reszty kraju, więc siedzi cicho i jest daleko. Ale jak tylko bratni naród ukraiński dołącza do UE, staje na nogi i nagle zaczyna skokowo doganiać, po czym wyprzedzać Rosję, i już milionowy Rostow, Woroneż i Krasnodar zaczynają zadawać pytania o kierunek, w jakim podąża Rosja. I po chwili już nawet w Moskwie będą pytać, dlaczego byle ukraińskie miasto zaczyna wyglądać lepiej, wygodniej, przyjaźniej niż potężna Moskwa, w której po cztery razy w roku przekładają kostkę brukową. Pytanie: Co o tej wojnie myślą kobiety? Co do kobiet, no to zależy. Niektórym żyje się bardzo dobrze, ponieważ otrzymują wypłatę męża i wszystko jest zacy. Razem z mobilizacją zaczął się wysyp ślubów, i nagle kobiety zrobiły się bardzo chętne do formalizacji związków. Inne należą do grona, którym on nic nie płaci, bo jest jakiś błąd w jakimś papierku i trzeba się połować z biurokracją. W bałtyckim dokumencie był taki przykład. A są też takie, które zostają z niczym, bo mąż znalazł sobie inną, o czym również był podcast. Kajetan Tyrk. Jak wyglądają relacje na linii rosyjskich blogerów-propagandystów z władzą? Jest wspomniany Warłamow, który niby agent Kremla, niby mówi dobrze, ale od czasu do czasu nagle robi kolap z pierwszym kanałem, czy coś takiego. Więc spokojnie można powiedzieć, że jest opcją, która za dobre pieniądze będzie krótkotrwale współpracować. Ale jest cała plejada youtuberów, którzy byli normalni, ale jak zaczęła się wojna, to zaczęli mówić jaka to ona nie jest wspaniała. Podkreślili kanały na YouTubie i teraz publikują na Rutubie. I administracja prezydenta bardzo zachęca kolejnych youtuberów do przejścia na analogownie YouTube i robienia tam kontentu za biedną rosyjską monetyzację połączoną z niezłym przelewem prosto od rządu. Dobry przykład to taki kanał o nazwie Stas Ajka Prosta. Typ był zwyczajnym youtuberem, który opowiadał o sprzęcie i gadżetach. Miał ponad milion subskrybentów i było super. A po rozpoczęciu szpec operacji z jakiegoś powodu zaczął jej żarliwie bronić, przez co youtube skasował mu kanał. I ten w telegramie zaczął lamentować resztkom swojej widowni, że YouTube to szajs, na którym nie da się zrobić zasięgów i zarobków, jest to pewnie jego koniec jako youtubera, i trzeba iść do pracy. I tutaj jak po machnięciu różdżką, pajat zaczął być zapraszany do Show Sołowiowa, żeby się o czymś wypowiedzieć, po czym dostał własny program na Sołowiow Live i znowu dzielnie pracowicie klepie swoje materiały na YouTube. Więc odpowiadając na pytanie, bardzo dobrze zdają sobie sprawę z siły blogerów i ich wykorzystują. A także starają się ich zgromadzić na YouTube. Jest możliwość, że jeśli wszystko pójdzie dobrze, to w przyszłym roku wyłączą YouTube'a i większość tanich VPN, zmuszając naród rosyjski do przesiadki na YouTube'a. I niektórzy twierdzą, że my, banując rosyjskich YouTuberów na YouTubie, tylko pomagamy rządowi w tym projekcie. calder 5 pyta. Gary Kasparow. Czy potencjalnie w Rosji po upadku Putina może coś znaczyć? Czy jest tam słuchany, porważany? Niewątpliwie pan Kasparow jest szanowany przez naród rosyjski, choć obecnie udziela się głównie na ukraińskim kanale 24, więc nie robi aż takich zasięgów w runecie, jakie mógłby. Prawdopodobnie bez większego trudu ugra fotel deputowanego w uczciwych, wolnych wyborach. A czy ugra coś więcej? To już po części pytanie do niego, czy w ogóle ma na coś ambicje. Jak i do jego potencjalnych przeciwników politycznych, których może być sporo i mogą dysponować znacznymi środkami. z 001 pyta: Jak propaganda i zwykli Rosjanie postrzegają Gorbaczowa? A, Judaszek, Gorbi, i tak dalej. A to zależy głównie od tego, jaką rolę kto miał w ZSRR i czy wygrał na przemianach ustrojowych. Ci, co wygrali, kochają go i twierdzą, że dał Rosji wolność. A ci, co przegrali, a tych jest naprawdę sporo. Twierdzi, że sprzedał Rosję. U nas było to samo. Dobrze pamiętam sentyment jeszcze na początku 2000 Starsze osoby lubiły mówić, że za komuny to był porządek i w ogóle. Teraz już tego nie wsłyszymy, bo po pierwsze tych starszych osób jest mniej, a po drugie dostają niezłe emerytury i mają całkiem całkiem poziom życia w porównaniu do 2000 Ale owszem, w Rosji są dwa obozy, a propaganda wciskająca kit jakim to cudownym i niezwykłym miejscem był ZSRR, istnym rajem na ziemi, gdzie każdy był szczęśliwy, przekonuje również młodsze pokolenia, że kiedyś było lepiej, ale Gorbaczow zdrajca wszystko przehandlował na pizze hat. Mo kto pamięta, że Gorbaczow nie chciał, żeby ZSRR upadło, ale również miał opory przed przelewaniem krwi. A samo państwo upadło pod ciężarem sprzeczności i niewydolności wynikającej z obrania ślepej uliczki, i walenia głową w mur od 40 lat. Krystian88L pyta, co Rosjanie sądzą o: A. ludach Azji mniejszej, gastarbeiterzy, których jest zdecydowanie za dużo. B. Hindusach. Przeglądając propagandę, z reguły ona im opowiada, że Hindusi szanują i podziwiają Rosjan, więc myślę, że w swojej masie mają ciepłe uczucia. Choć wiadomo, że pewnie się trochę z nich podśmiechują. C. Najświeższych sojusznikach w podboju kosmosu. Taka sympatia bez większej refleksji. Bo gdyby zaczęła się refleksja, to nastąpiłaby seria niewygodnych przemyśleń pod tytułem Jakim cudem takie potężne państwo jak my jest w sojuszu z... E, nimi? Pytanie. Największe obelgi w języku orków. Jest taki termin twarz kaukaskiej narodowości w kontekście wiadomości. Kancelaryzm często stosowany w prasie. Ale nie jest to obraza sama w sobie, a jest to nadmiernie stosowane określenie, które potem przekształciło się również w formy pokroju twarz słowiańskiej narodowości albo twarz południowej narodowości. Jedyne co mi przychodzi do głowy to tyturku. Jak na przykład ktoś nie wie jakiejś łatwej rzeczy, to mu mówią da tyturak. Coś jak u nas z rumunami. Równie nietrafione i racjonalne, ale jak mawiał Lew Gumilow. Leży w emocjach, w sympatiach i antypatiach. Dlatego się tak uciera. Krzysztof Wojciechowski pyta, czy obecnie obserwowany powolny proces gospodarczego upadku Rosji jest optymalny dla świata? Skoro Iran jeszcze nie upadł, to raczej wątpię, że Rosja upadnie. A Rosja jest jaka jest, bo 40% swojego budżetu czerpie z ropy i gazu. Kasa z surowców w gruncie rzeczy płynie sama i nie trzeba się za bardzo spinać. Dlatego Kreml może traktować swoich ludzi jako biomateriał, szczególnie, że im mniej ich jest, tym więcej forsy do podziału. Jedyny sposób na takie państwo to niezależnienie się od ropy i gazu. I to nie przez zmianę producenta, ponieważ producenci zwyczajnie zmieniają się na tym samym rynku i Rosja zapewni powstałe braki w innym miejscu. Aby pokonać Rosję, trzeba dokonać transformacji energetycznej, która jest faktem. Jest droga, ale ma bardzo dobre perspektywy. Sprowadzenie gazu i ropy do surowców potrzebnych do produkcji polimerów, plastiku i nawozów azotanowych oznacza, że stracą one swój status surowca strategicznego i będą kosztować 20 dolarów za baryłkę i 150 dolarów za 1000 metrów sześciennych. I wtedy dziura budżetowa będzie taka, że reżim zwyczajnie się nie utrzymał u władzy, a ci co przyjdą po nich będą musieli skupić wszystkie siły na kapitale ludzkim, jako jednym stabilnym i pewnym źródłem dochodów. Więc nawet jeśli ktoś z was nadal uważa, że mimo wszystkich dowodów, że globalne ocieplenie to fikcja, to ma się argument polityczny. Im mniejsza konsumpcja ropy i gazu, tym gorzej żyje się w autorytarnym reżimom i to nie tylko w Rosji. Pytanie dotyczące wskaźników rozwoju społecznego. Taka ciekawostka, według IHDI, czyli uwzględniając nierówności społeczne, Polska jest wyżej od USA. To taki ukłon do tych wszystkich, kto namiętnie pisze mi w komentarzach, że w Rosji może źle, ale w San Francisco to już w ogóle. Co do samego wskaźnika, kwestia otrzymanej edukacji to chyba najbardziej kontrowersyjna składowa całego wskaźnika. I z jednej strony miała niejako promować RD, ponieważ zakłada, że jeśli ktoś siedzi na studiach po 25 roku życia, to znak, że robi doktorat i profesurę i prawdopodobnie dokonuje znaczących badań, a to ma znaczenie. No i niejako pokazuje, że społeczeństwo jest na tyle zamożne, że może sobie pozwolić na poświęcenie się karierze naukowej. Oczywiście zgadzam się, że jest kontrowersyjny i niestety żaden wskaźnik nie jest idealny, ale HDI niewątpliwie jest znacznie lepszy niż PKB per capita. Dodatkowo patrzę jeszcze na wskaźniki szczęśliwości, satysfakcji z życia, innowacji. HSBC do 2021 robiło bardzo ciekawy ranking o nazwie Expat Explorer, który również brałam pod uwagę, ponieważ na dzień dzisiejszy wygrywa to państwo, które ściągnie do siebie jak najwięcej wykształconych specjalistów. Już lepiej bawić się Big Mac Indexem, byleby nie PKB per capita. Ja na przykład lubię podawać, że PKB per capita Detroit jest mniej więcej takie samo jak PKB per capita Mediolanu. Ale chyba wszyscy wiemy, jak obecnie wygląda Detroit. Albo inny przykład. Po mobilizacji do Armenii najechała masa tzw. relokantów, którzy podbili z marszu PKB państwa z minus pół procenta do 6 na plusie. Ale Ormianie tego wzrostu gospodarczego nie odczuli. Ba, zaczęli żyć o wiele gorzej, bo rynek mieszkaniowy się zdestabilizował, a inflacja rozkręciła. Przez co przeciętny Ormianin żyje teraz gorzej, chociaż PKB przecież rośnie. Kuba pyta, co to będzie ugułem z Rosją Bożą po rozpadzie? Na dzień dzisiejszy rozpadu nie będzie tu tego. Przepraszam, że tak powiedziałam. Maciej Kozak pyta: Czy wszyscy odwracają się od Rosji jako partnera w jakiejkolwiek dziedzinie? Węgrowie nie mogą sobie pozwolić na odcięcie od Rosji, ponieważ drużba, welprzyjaźń zapewnia im większość węglowodorów, bez których ta montownia niemieckiego przemysłu samochodowego zwyczajnie stanęłaby w miejscu. No i Zakarpacie również kusi. Ale nie zgodzę się, że wszyscy odwracają się od Rosji. Północna Korea. Iran, Chiny ludowe, sektor Gazy pod kontrolą Hamasu, Syria, Erytrea, to wielni sojusznicy Rosji, którzy będą z nią na złe i na bardzo złe. No chyba, że ktoś w końcu obali im tych ich wieczne reżimy oczywiście. A tak to owszem, nikt nie chce mieć z Rosją do czynienia, ponieważ jakakolwiek inwestycja z nimi jest toksyczna, a i z reguły nie jest ani taniej, ani lepiej. Chociażby zapytajcie baćkę o jego elektrownię atomową. Politinformator opowiada, w komunizmie będzie wszystko u wszystkich. Nie tylko samochody, ale nawet śmigłowce. Staruszka dopytuje się, a po co mi śmigłowiec? Dowiesz się, że w Moskwie rzucili kiełbasę, to polecisz. Marcin Wladecki pyta, skąd taka zmiana prezencji? I o co chodzić może panu niewzorowowi z tymi czaszkami? A z okazji 100 tysięcy trzeba było coś zmienić. Co do czaszek, to jego syn pasjonuje się tworzeniem rekwizytów tego typu. Czaszki, prastare narzędzia i takie tam. Takie ciekawe hobby u jego syna. Pytanie. Poparcie wojny wśród ludzi kultury? Co do ludzi kultury, są trzy rodzaje: ci, co wyjechali, ci, co nie wyjechali i nadal grają w Rosji, co oznacza, że muszą raz na jakiś czas zrobić, jak Kreml ich ładnie prosi, a także ci, co pracują w służbie reżimu. Z tego co widzę, to Kipelow i Aria to ten drugi przypadek. Gdzie Aria chyba nie zgodziła się na prośbę Kremla, ponieważ po serii koncertów nagle miesiąc temu ich koncert został odwołany na kilka minut przed początkiem. Sztuka to ogólnie gorący temat w Rosji. Jest sporo gwiazd, które na początku stanowczo osądzało wojnę, ale jednocześnie nie chciało wyjeżdżać, więc przez ponad półtora roku nie mogli dać w Rosji ani jednego koncertu i co niektórych, pokroju Romy zwieria, taki stan rzeczy łamał. Wspomniany Roma na początku osądzał konflikt, ale ostatnio zagrał dla kremlowskich wojaków od specoperacji. Mawiają, że zwyczajnie kasa mu się skończyła, bo koncerty w Armenii Gruzji z Izraelem nie pozwalają na przeżycie. Taka sytuacja. Marianku1985 pyta Dlaczego Girkin i Niewzorow jeszcze nie siedzą w więzieniu? Ech, tak późno odpowiadam, że pytanie jest połowicznie nieaktualne. Igorek siedzi. Stawiam, że do wyborów prezydenta Rosji, a jak wyjdzie to z zakazem korzystania z internetałkę na okres lat dwóch. I grzywną. A nie wzorów ma 8 lat więzienia za rozsiewanie fejków o wojsku rosyjskim, ponieważ powiedział, że rosyjskie żołdaki zrobiły bucze i zbombardowały szpital położniczy w Mariupolu. Oskarżono go, kiedy był poza granicami Rosji, więc miał więcej szczęścia od Girkina. Rosja nawet wpisała go na listę Interpolu. I siedzi sobie teraz w swoim pałacu w Italii i dlatego nie mogą go ruszyć. Matatyahu Bondbaum. Na ile realna jest napaść na państwa bałtyckie? Teraz jest nierealna i państwa bałtyckie ewidentnie przestały się bać, patrząc na zakazy wjazdu tirów, statków i szeroki strumień pomocy dla Ukrainy. Ale gdyby w lutym 2022 był Kijów za trzy dni, a potem Mołdawia w przeciągu 12 godzin. To kto wie, kto wie, jakby się to wszystko rozlegrało. MIWP pyta: Jak tam szczepionka Sputnik w Rosji? Podobno jako jedyna z całej plejady, bo dajże siedmiu szczypawek, jakie naklepali, ten ich Sputnik 5 działał. Na początkowego wirusa miał coś około 80% skuteczności, ale kolejne szczepy mocno ją obniżyły do 40%. Paru procent. Doświadczenie Meksyku pokazało, że nieźle chronił przez hospitalizację i zgonem. Więc rzeczywiście Rosja jako pierwsza opracowała szczepionkę. Co tylko potwierdza, że ten kraj nadal ma duży potencjał naukowy i przez to jaki jest obecnie, prawdopodobnie nieodkryto i nie zbadano sporo pożytecznych rzeczy. Okenarm pyta: Znasz może Masjanę Kuwajewą? Kreskówkę znam, ale jakoś mnie nie zainteresowała. Sam autor jej mieszka sobie w Izraelu i ostatnio aparat siłowy wytoczył mu sprawę za jego teksty, że Rosjanie powinni poddawać się SZU. Tylko tyle o nim wiem, bo ostatnio wspominali o nim tak nawiasem. Paweł B.W. pyta, o co chodzi z tymi określaniami, grzebienie 404 i herby? O grzebieniach i herbach nie słyszałam, może podeśli mi jakieś przykłady w oryginale na maila. A co do 404, to chodzi o R404, a w tym kontekście o państwo 404, czyli sugerowanie, że Ukrainy już nie ma. Paweł Rytelewski pyta, czy są nowe dane ekonomiczne z Ministerstwa Rosji? Bank centralny twierdzi, że w tym roku PKB wzrośnie z 2,2 do 2,7, natomiast inflacja przyspieszyła i wzrosła od 3 do 6%, a przyspieszy do 7,25%. Oczywiście pomijając moją wrodzoną niechęć do PKB, wzrost wynika z wywalania kasy na zbrojenia. Jeśli wybudujemy przysłowiowy most albo stadion, to ten obiekt będzie nam służyć przez parę dziesięcioleci i może nawet wygeneruje jakiś zysk dla gospodarki. Natomiast, jeśli naklepiemy 100 czołgów i wrzucimy je pod awdf to PKB wyrośnie, ale społeczeństwo na tym straci. No ale PKB rośnie, co tylko potęguje moją niechęć do tego wskaźnika, którym zachłysnął się świat. Pytanie: Czy można coś znaleźć o wpływach Rosji w Afryce? Wagner. Co do wpływów Wagnera, to obecnie wszystko przechodzi pod skrzydła rosyjskiego monu. Z czego wszyscy w Afryce są bardzo zadowoleni, bo nie podobało im się robienie biznesów z jakąś niby rządową, a niby szarą strukturą. Nie będę wymieniać gdzie są, na ten temat zachodnie media zrobiły już dobre opracowania. Co do świadomości społecznej, to obecnie jest całkiem wysoka, ponieważ po Puczu tematem numer jeden był wyjazd Wagnera do Białorusi, a tematem numer dwa do Afryki. Więc Rosjanie obecnie dość dobrze wiedzą, że ich państwo jest obecne w Afryce, no ale jest im to obojętne. Paweł zadaje pytanie o mentalność Rosjan. A ile nie do końca przekonuje mnie determinizm historyczny, ponieważ jest sporo państw, które mocno zmieniały swoje oblicze na przestrzeni lat. O tyle się zgodzę, że Rosja naprawdę nie miała szczęścia ostatnie 100 lat, z naciskiem na fakt, że przemiany następowały w czasach, kiedy dzięki technologii represje i eksperymenty społeczne można było wdrażać na skalę przemysłową. Tutaj trzeba pamiętać, że reformy, które zachodziły w Europie Zachodniej w XIX wieku, do Rosji w gruncie rzeczy dotarły dopiero w XX. I Rosja nadal jest w procesie przechodzenia przez to, co Zachód doświadczył w XVIII i XIX wieku. Gdzie proszę zauważyć, że to nie jest tak, że na Zachodzie wszystko szło gładko. Proszę zobaczyć, jak we Francji w ciągu jednego wieku nastąpiło kilka rewolucji restauracja i upadek monarchii itd. Przez to, że są to czasy naszych prapra -pra pradziadków, nam się teraz wydaje, że Zachód sobie z marszu przeżył przez pewne procesy. Potem były dwie wojny, które stworzyły obecny porządek świata, i koniec historii, pora na cs -a. Gdzie z racji o wiele prymitywniejszych technologii, mimo burzliwych czasów, nie dało się zaprowadzić takiego terroru i na taką skalę, jak potem był w stanie to zrobić ZSRR. Ale historia Europy była bardzo burzliwa od 1700 do 1900. W czasie gdy w Rosji w gruncie rzeczy nic się nie działo, poza oczywiście odwiecznym prowadzeniem wojen i wojenek z sąsiadami. A teraz oni zwyczajnie przechodzą ostatnią fazę tych procesów, syndrom postimperialny, który w UK i Francji na poziomie państwowym zakończył się chyba dopiero w latach 70. albo 80. Tutaj specjaliści pewnie mnie poprawią, ale no sam sens jest zrozumiały. Rosja ma pewne opóźnienie historyczne względem Europy. I za 200 lat Historia Rosji będzie pewnie równie abstrakcyjna, co historia Francji obecnie. No, były tam jakieś wojny i w ogóle. Potem podpisali jakiś papier i się wzięli w garści i skupili na sobie. Piotr P. Czy Kadyrow odegra jeszcze jakąś rolę? Tiktokowe wojsko ramzana Don Kadyrowa-Dondon okazało się niezdolne do prowadzenia nowoczesnej wojny, kiedy po drugiej stronie nie ma zabiedzonych bezbronnych Czeczenów. Obecnie część spełnia funkcję żandarmerii wojskowej na okupowanych terenach. Natomiast reszta siedzi w Czeczeniu i pilnuje Dondona. Sam kadrowy wie, że bez Putina, z którym ma naprawdę zażyłe relacje, jest nikim. I jeśli nie konkurencyjne czeczeńskie klany, to z każdą kolejną władzą będzie mieć bardzo ciężką przeprawę. I owszem, kadrowi starczy czeczenii, która za drobną opłatę kilku miliardów dolarów rocznie dostarcza kadry dla pałowania i likwidacji opozycjonistów, a także siłę żywą na Ukrainę. Sporo ludzi z Niewzorowem na czele lubi mówić, że och, ach, Rosja płaci haracz Czeczenii, ale wojna na Ukrainie pokazała, że to była inwestycja, która się raczej zwróciła. Ponieważ naprawdę sporo Czeczenów przewinęło się przez specoperacje. A co do reszty, jak najbardziej wszyscy oni mają mniejsze lub większe ambicje, żeby posiadać chociażby swojego człowieka na czele MONU. PR NIK pyta: Aż ciężko uwierzyć, że Girkin może publikować? Tak. Ogórkin postował swoje materiały na bodajże sześciu platformach hostingowych od YouTube'a, przez Bastion i w Kontakcie na Telegramie kończąc. I na oko nabijał stabilnie 300-400 tysięcy wyświetleń na debatę i do 600 tysięcy na post na Telegramie. No i się skończyło. He-he-he-he, <laughs> pyta. Jak będzie wyglądać stosunek pomiędzy Rosją, Ukrainą i państwami zachodnimi w przyszłych 20-30 latach? Rosja nie ma czego szukać w Azji. Sama geografia jest przeciwko zwrotowi w kierunku Azji. Szczególnie jeśli węglowodory zaczną przechodzić do lamusa i Azja nie będzie potrzebować tego wszystkiego, co obecnie Rosjanie wypompowują z Syberii. Zresztą oni sami mają sporo. Chcąc nie chcąc, przyjdzie taki czas, że będą musieli znowu wrócić do europejskiego stołu, walczyć o inwestycje. Inwestować w swój naród i tak dalej. Jeśli w ogóle będą chcieli coś znaczyć na tym świecie. Bo era życia z ropy i gazu kończy się w tempie kilkudziesięciu gigawatów nowych alternatywnych źródeł energii i setek tysięcy sprzedanych elektryków rocznie. Już pomijam, że HRL też ma swoje problemy i raczej w przyszłości nie będzie lepiej. I gdzie jest HRL, a gdzie jest cała Unia Europejska, USA, Japonia, Wielka Brytania, Australia? Zwyczajnie nie ma innej opcji. Przyszłość Rosji leży w Europie. Przemek Stępniewicz: jak pani ocenia świadomość rosyjskiego społeczeństwa w stosunku do innych światów? Z inteligentnymi Rosjanami, jakich ja spotykam w internecie, jest ten zabawny problem, że wszyscy oni obecnie mieszkają albo w Niemczech, albo w USA, albo w Izraelu. Siedzę na grupkach nostalgujących za ZSRR osób po 50. A także na analogicznych, antynostalgicznych grupach, które piętnują i wyśmiewają treści udostępniane na tych pierwszych. I ci pierwsi, nostalgujący, to z reguły półanalfabeci z Rosji, nagminnie nadużywający naklejki gifów w komentarzach, a ci drudzy, mieszkający za granicą, piszą długie i ciekawe komentarze o swoich doświadczeniach, które przeczą zawym wspomnieniom o szczęśliwym życiu w ZSRL. I co ważne, są gramatycznie poprawne. Po mobilizacji najwydoczniej kolejne pokolenie takich myślących ludzi relokowało się do Armenii i Gruzji. A w samej Rosji na pierwsze miejsce wyszli ci biedni, słabo wykształceni, których Kreml przekonuje do dołączenia do wojny, obiecując bajońskie sumy. A co do pytania, świadomość w ogólnej masie narodu jest słaba. Tylko 13% Rosjan posiada zagraniczne paszporty, z czego większość była tylko na tani All Inclusive. A cała reszta wie o świecie tyle, ile opowie im Skabiejewa i preferuje zajmować się wspominkami minionej chwały, a nie dokształcaniem się. Przemysław Kunicki pyta, czy są w Rosji ludzie, którzy mają pomysł zdekonstruować mit imperialny? A to jest ciekawe pytanie i będzie niedługo na ten temat materiał, gdzie zobaczymy tych najbardziej upodlonych i poniżonych Rosjan i zobaczymy, że wcale nie są to tacy prości ludzie. Owszem, jest sporo totalnej waty, której niczym nie przekonasz do zmiany sposobu myślenia. Podobnie jak nie wmówisz im, że ZSRR nie był rajem na ziemi, a raczej czystym. Pytanie: czy w Rosji ktoś myśli o takiej szybkiej, masowej zmianie inspirowanej z zewnątrz? Opozycja z reguły uważa, że najważniejsze jest pokonanie korupcji, a reszta sama już zacznie działać. Jedyny problem to fakt, że z reguły ignorują kwestie instytucji państwowych, które również trzeba wzmocnić i przebudować, aby spełniamy swoje zadania patrzenia władzy na ręce. No ale obecnie są to tylko takie rozmowy o niczym, ponieważ opozycja zwyczajnie nie istnieje. Oni teraz dyskutują raczej o tym, jak napaskudzić Putinowi, jakie inicjatywy robić w czasie trwającej specoperacji w tle itd. Robert Kempa pyta, czy możliwa jest zmiana podejścia Rosjan do sąsiadów? Obecnie mało kto popiera specoperację. Nie ma co się sugerować oficjalnymi kremlowskimi statystykami. Na początku zachowanie było bardzo typowe, czyli wy se tam walczcie, my wam z naszej wygodnej kanapy będziemy gorąco kibicować, ale od nas wara i niczego nie oczekujcie. Po mobilizacji poparcie dla specoperacji spadło prawdopodobnie do 10-15%, czyli do turbopatriotów, różnych przedstawicieli skrajnych środowisk oraz watnych dziadków którym propaganda już totalnie zlasowała mózg, a z racji wieku, nawet jak wróg będzie pod Moskwą, to nikt ich nie zmobilizuje. Cała reszta nie ma już żadnych iluzji i chce zakończenia tej wojny, ale jednocześnie, jeśli władza powie im walczyć, pójdą. Ponieważ w miesiąc będą zarabiać tyle, ile w swojej często bardzo ciężkiej pracy nie zarobią w przeciągu roku. Jest to pewien paradoks, ale jest w nim sporo logiki. Ludzie w Rosji w swojej masie zajmują się przetrwaniem i nie mają żadnych perspektyw. Wojna daje im możliwość nagłego polepszenia bytu i to nie tylko dla siebie, a dla całej swojej rodziny. Wliczając dzieci, które będą mogły pójść na elitarne uczelnie bez egzaminów wstępnych i rekrutacji. Aby zmienił się ten stan rzeczy wystarczy, że 30% przestanie mieszkać w sypiących się barakach, a 60% społeczeństwa nie będzie tyrać za 800 zł miesięcznie, tylko za pięciokrotność tej kwoty. I zamiast walczyć o przetrwanie, zacznie żyć. I gwarantuje, że wtedy nagle wszyscy będą mieć tyle do stracenia, że żadną prośbą i groźbą nie wyciągniesz ich do komisariatu uzupełnień. Robert Urbańczyk pyta: czy wyobrażasz sobie przyszłość terenu Pomostu Bałtycko-Czarnomorskiego po pokonaniu Putina? Jak już mówiłam, to będzie obszar dość sporej konkurencji pomiędzy Polską a Ukrainą. Szczególnie, że Ukraina będzie krajem ciekawych możliwości z racji szerokiego programu odbudowy. Z Białorusią jestem w kropce, ponieważ po ziemniaczanym fiurerze na pewno lud nie odpuści powrotu do demokracji, ale skala i siła powiązań białoruskiej i rosyjskiej gospodarki zawsze będą dużym problemem i czynnikiem blokującym szybką integrację. I tutaj wszystko zależy od Rosji, czy odpuści swojej prawie kolonii. Pytanie: Czy uda nam się oderwać Królewiec? A co do królewca, to cytując klasyka, a któż by go przenosił? Taki ciężki? O ile sam obszar teoretycznie byłby fajniutki, po władowaniu w niego grubych miliardów i próbie przywrócenia do stanu sprzedruskiego miru, o tyle ten milion Rosjan, którzy go zasiedlają, przy całym ich wymuszonym zeuropeizowaniu wizytami w Biedronce, nadal jest rosyjski. Więc starcia byłyby takie, że ojej, ojej. A przecież ich wszystkich nie zapakujesz na statek i nie wywieziesz do Petersburga. A co do usunięcia z tego obwodu wojsk, to raczej tylko w przypadku skrajnie niedopinającego się budżetu, który wymusi cięcia. Sensei Elektrisze pyta: Co wartościowego odnajdujesz w kulturze rosyjskiej? Niewątpliwie, kiedy naprawdę czegoś chcą, to potrafią. Szczególnie w nauce. Mimo wszystko stopy metali, odkryte pierwiastki, fizyka, medycyna, mają mocne IT i jeszcze jakoś zipią w technologiach kosmicznych. Ten naród ma w mojej opinii duży potencjał naukowy. Przypominam, że z siedmiu problemów milenijnych rozwiązano tylko jeden. Dokonał tego rosyjski naukowiec Grigory Perelman, który jest niezwykle fascynującą postacią, ponieważ odmówił przyjęcia nagrody miliona dolarów i nadal mieszka biednie z mamą w fruszczowce. Przypomina mi jej Johna Sasalka, który stworzył szczepionkę na polio, ale jej nie opatentował. Choć podobno nawet gdyby spróbował, to wniosek zostałby odrzucony. Zresztą nawet historia amerykańskiej szczepionki polio jest powiązywana z ZSRR, ponieważ to właśnie Związek Radziecki jako pierwsze państwo zgodziło się na wielkoskalowe próby terenowe szczepionki polio, Więc po raz kolejny Rosjanie potrafią stać w awangardzie progresu, kiedy im na tym zależy. Gdyby było to normalne społeczeństwo europejskie, na dzień dzisiejszy na pewno sporo byśmy im zawdzięczali. Oni nawet teraz, mimo 30 lat gnicia, od czasu do czasu potrafią wypluć coś dobrego jak ten cały Sputnik V. Z nimi mam to samo, co z Koreą Północną. Patrzysz na Koreę Południową i zastanawiasz się, ile dodatkowych czeboli mogłoby powstać, gdyby była duża, zjednoczona, kapitalistyczna Korea. To samo z Rosją. Myślę, że było wielu talentowanych biologów, chemików czy fizyków, którzy nigdy nie wyjechali do USA i po prostu szczęśliwnie dofinansowanym, pełnym kumoterstwa i łapówek w rosyjskim środowisku akademickim. Pytanie czy nacja rosyjska jest w stanie znormalnieć. Tak, ona już powoli kiełkuje, ale zwyczajnie straciła za dużo wykształconych, normalnych ludzi, którzy powinni stanowić kościec tego społeczeństwa. Jak siedzę na tych swoich grupkach, to widzę wykształconych, ambitnych ludzi, którzy są patriotami w swoich nowych ojczyznach, czy to Niemiec, czy to USA, Francji, czy Izraelu i widać, że żyją polityką swoich demokratycznych państw. Więc to nie jest tak, że Rosjanin mentalnie nie nadaje się do stworzenia normalnego państwa europejskiego. Po prostu, kiedy w przeciągu 30 lat tracicie do 20 milionów przedstawicieli inteligencji, a wasze państwo to korupcyjna kloaka z agresywnym, bandyckim, mafijnym reżimem, dla którego ludzie mają wartość utylitarną, bardzo trudno oczekiwać cudów. I najgorsze jest to, że przez obecną wojnę znowu wytrzebili sobie kolejne pokolenie normalnych ludzi. Więc proces normalizacji jest po raz kolejny odroczony o 10 lat. No chyba, że do władzy dojdzie jakiś adekwatny osobnik, który rzeczywiście usunie całą oligarchię i putinowskie pseudoinstytucje państwowe i zacznie z czystej karty. I wtedy część pewnie wróci, ponieważ Rosja będzie krajem możliwości, jakich typowy rosyjski ekspat w Argentynie czy tam w Gruzji z Armenią zwyczajnie nie ma. Ale tak czy inaczej, zmiana pokoleniowa zrobi swoje i myślę, że obecnie Rosja osiągnęła totalne dno więc teraz pozostaje im się tylko odbić. Przynajmniej w teorii, bo w praktyce patrząc na taki Iran zdajemy sobie sprawę, że można jeszcze długo szorować po wspomnianym dnie. Sojusz Witkan, aka Sirioza Wariat, pyta Czy Gilkin podczas swoich przygód w Czeczeniu wziął z kumplem ksywki z piosenki? Nie, nie. Oni wzięli ksywkę od piesków kosmonautek. Białki i striełki. Sromotny kobziarz. Czy skazani przez Trybunał w Hadze odsiadują wyroki w Holandii. A to jest ciekawe zagadnienie: serbscy zbrodniarze wojenni skazani w Gadze odsiadują wyroki w Piotrkowie Trybunalskim, bo ma odpowiedni poziom zabezpieczeń i nie ma w nich muzułmanów, którzy mogliby mścić się za to, co zrobili w Kosowie. Więc Gierkin czy Putin raczej na pewno nie będą siedzieć w Polsce, z uwagi na obecność chociażby Gruzinów czy Ukraińców w polskich więzieniach, którzy mają sporo rachunków do wyrównania z tymi osobnikami. Szymon Nowak pyta, czy poza tezą o Zgniłym Zachodzie jest jakiś inny akcent szaleństwa w runecie? Ta śpiewka o Zgniłym Zachodzie to śmierdząca naftaliną bajeczka z rodem z ZSRR, w którą wierzą już tylko emeryci. Tylko burżujów, dręczących robotników, zmieniono na parady równości. A co do akcentów szaleństwa, szczerze mówiąc nic takiego nie zaobserwowałam. I chyba dlatego teraz Kreml zabiera się za kolejne platformy i VPN-y, aby usunąć tę niekontrolowaną przez nich ostoję normalności. Pytanie. Czy znane Ci było opinie, że idzie wojna na długo zanim się zaczęła? No tak. Nawet mój pierwszy materiał traktował o możliwej wojnie i opierał się na artykule z listopada 2021. Przypominam, że na początku 2021 były poważne napięcia na granicy. Które bardzo przypominały sytuację z początku lutego 2022. Tyle, że wtedy jednak nie zdecydowano się na atak. Co do opinii, to nikt nie śmie teraz dawać żadnych poważnych prognoz, ponieważ większość już się na tym konflikcie przejechała, myśląc, że potrwa tydzień. Pytanie: Czy to prawda, że codziennie rano ćwiczysz w rytm piosenki kanikuły i oglądasz przy tym wysadzane rosyjskie czołgi? Oj nie. Ja się budzę, włączam telefon w nadziei, że przeczytam wiadomość o tym, że taki jeden zmienił miejsce zamieszkania, po czym wzdycham niczym Sołowiow i idę do roboty. Ech. Tańczocy ze smerfami pyta, czy jesteś fanem rosyjskich zespołów pokroju kino albo DDT i czy nagrasz materiał o tym, jak Rosja używa w swojej propagandzie cenzurowanych przed pierestrojką artystów, jednocześnie cenzurując muzykę, która nie pasuje pod współczesną narrację? Znam kilka piosenek od kino i DDT, a czy nie za bardzo interesowałem się samą sceną muzyczną w kontekście propagandy, więc mam w tym temacie nikłą wiedzę. Ale Rosja raczej nie tyle cenzuruje pojedyncze piosenki, co kanceluje całe zespoły, które nie chcą z nimi współpracować. V8 pyta: Czy w ruskich mediach coś się mówi za wymianą Putina na kogoś innego? Nie, ani słowa o możliwym osobniku na wymianę. Absolutna cisza na ten temat? Jak na razie jest wieczny Putin i tyle. Jabu pyta: Jak częste w Runecie są wypowiedzi bardziej merytoryczne o Polsce? Takich merytorycznych, bez polskich chcącej kresy i tak dalej, jest niewiele i raczej pojawiają się na łamach Radia Swobody i takich tam podobnych. Ale w gruncie rzeczy rosyjska prasa stara się pomijać Polskę, chyba że coś u nas nie pyknie, ponieważ Polska, jako średniej wielkości państwo słowiańskie, Stanowi brzydki przykład tego, jak można być normalnym, nieskorumpowanym do szpiku kości dostatnim państwem słowiańskim. Analogicznie, jeszcze mniej mówią o Czechach. Natomiast sporo mówią o krajach bałtyckich, z jednej strony z powodu wspólnej przeszłości, a z drugiej z powodu dużych rosyjskich diaspor. Ale mówią raczej same brzydkie rzeczy o nich. Może coś o tym zrobię, jak będę mieć trochę dodatkowego, swobodnego czasu. I raczej nic za bardzo się nie zmieniło. Te ich opowieści o Polsce łasej na kresy, która szczeka, bo cierpi na rusofobię, sączą się od 2014, kiedy to skończyła się miłość i wzajemne zrozumienie z sąsiadami. Wybierają rabina do moskiewskiej synagogi. Trzy kandydatury. Jeden wspaniale zna Natalmund, ale nie jest członkiem KPZR. Drugi, członek KPZR, ale źle zna Talmund. A trzeci... Dobrze zna Talmud, jest członkiem KPZR, ale jest Żydem. Aleks Błaszak pyta, kto jest Twoim ulubionym bohaterem R uniwersum, a który najbardziej śmie śmieć? Mieć? Ulubionym jest Kwaczkow. Stary, wredny dziad, który trochę za dużo nawąchał się swego czasu prochu, ale jednocześnie jakiś on taki trochę swojski. Jak pijący wujek na imprezie rodzinnej. Najbardziej śmie oczywiście Skabiejewa, która chce być drugim Kisielowym. Ale jest tak słaba i żałosna, że nawet w swoim programie nie potrafi poradzić sobie z jakimś ukraińskim dziennikarzem Gordonem, którego sama zaprosiła. Absolutnie 0 na 10. Andrzej Z. pyta. Co sądzisz o rozwoju Prigorzyna jako politycznej figury w kontekście kremlowskich frakcji? Na no to pytanie pomógł mi odpowiedzieć najwybitniejszy geopolityk po tej stronie Drogi Mlecznej, który nie tylko złamał dane słowo Prigorzenowi, ale również upokorzył go pośmiertnie, opowiadając, że niby jak lecieli tym samolotem, to wciągnęli pięć kilo koksu i zaczęli żonglować granatami ręcznymi. A Arojo pyta, co sądzisz o rosyjskich formacjach ochotniczych walczących po stronie Ukrainy? Oraz o Ilii Ponomariowie, który podobno dowodzi nimi wszystkimi. Niewątpliwie jest to ciekawy temat, ponieważ w realiach dyktatury triumfującego syndromu postimperialnego nie można tych ludzi nazwać zdrajcami. Co do obalenia, to nie. Białoruscy ochotnicy nie obalą ziemniaczonego, ale mogą stanowić kościec, dookoła którego zaczną obrastać struktury opozycyjne. Jak na razie takiego procesu nie widać z Rosjanami, ponieważ opozycja jest rozrzucona od Magadanu do Lizbony, ale może kiedyś uda im się zjednoczyć. Jak na razie mimo wszystko o formacjach swobodnych Rosjan mówi się bardzo mało w mediach opozycyjnych i jest to raczej niewykorzystany potencjał. Co do Ilii Ponomariowa, jeśli on tym wszystkim zarządza, to słabo mu idzie, bo o tych formacjach raczej zapomniano. Co do niego samego mam ambiwalentny stosunek, szczerze mówiąc. Aslan 72 pyta: Jak wpłynie śmierć Łukaszenki na sytuację na Białorusi? Potężny sowchoźnik żyje pełnią życia, więc część mnie cyka się, że będzie przypadek nieśmiertelnego Henry'ego Kissingera. Ale wiadomo, jest bliżej niż dalej. Co do wpływu, jest to martwa kwestia, ponieważ Rosja wypompowała w Białoruś co najmniej 150 miliardów dolarów i trzyma to państwo w gospodarczej garści. I może bardzo łatwo, bardzo szybko zdestabilizować białoruską gospodarkę, czego próbkę widzieliśmy w 2012. Więc niestety trochę obawiam się, że nawet jeśli przysłowiowa Cichanowska zasiądzie jeszcze w ciepłym fotelu prezydenta Białorusi, natrafi na naprawdę podłą sytuację gospodarczo-polityczną. Będzie im dość trudno, mówiąc krótko, ponieważ śmierć jednego uzurpatora nie przekreśli 30 lat poddania gospodarki na rzecz Rosji. Bartłomiej pyta: Wydaje mi się, że masz co najmniej sceptyczny stosunek do analiz i wypowiedzi Arestowicza. Skąd się on bierze? Wojskowe analizy to opowiadanie raportów SZ-u słowami. Geopolitycznie jest to bajeczka o tym, jak w XVII wieku Ukraina poszła pod Moskwę i dlatego wszystko jest jak jest. Notuje mnóstwo skandali medialnych, za jeden wywalił go z administracji prezydenta, teraz jest na rzekomym uchodźstwie w USA, bo gadał o eliminacji bab, którego krytykują i, i tak dalej. Gdzie siedząc w USA twierdzi, że jak wróci na Ukrainę, to Zełenski go zamknie choć nie ma do tego żadnych przesłanek. Jest totalnie uchodźcą politycznym, ale totalnie nadal działa na rzecz Ukrainy. Pytaniem otwartym pozostaje, kto w ogóle będzie z nim rozmawiać w USA, skoro facet nie ma na nic wpływu. Jest skrajnym narcyzem, zakochanym w swoim głosie, który z powodu kasy rozszedł się z Fejginem, choć te ich duety były ważne dla dużej grupy jego wiernych widzów. Czasami naprawdę warto zagryźć zęby dla swoich rodaków. A ten demonstracyjnie posługuje się rosyjskim, no chociaż zna ukraiński, bo nawet nie wiem, chce pokazać, że jest nonkonformistą? A teraz Arestowicz smaruje na lewo i prawo artykuły i wypowiedzi: jaki to Załoński jest zły, i mówi się, że jest to pseudokampania prezydencka, która jest nakierowana jak na razie na fotel w Radzie. Ale same artykuły są skrajnie nieobiektywne. A jego niektóre wypowiedzi zwyczajnie nie przystoją, jeśli chcesz prezentować poziom debaty. Nawet w handlu mówi się, że nie wolno mówić, że produkt konkurenta jest śmieciowy, ponieważ to tylko pokazuje niską etykę naszej firmy. Trzeba prowadzić dyskusję na płaszczyźnie co, albo w jego przypadku kto jest lepszy i dlaczego. Wiem, że u nas przyzwyczailiśmy się, że totalnie nieobiektywny polityk A mówi, że polityk B zjada dzieci, a polityk B mówi, że polityk A to nawet nie zasługuje na miano rurkowca. No, ale chyba stać nas, jak i Arestowicza, na więcej. Co do rurkowców, to Arestowicz ma kolosalny elektorat negatywny i bardzo niskie zaufanie społeczne. Arestowicz z lutego 2022 to całkowicie inna osoba niż Arestowicz z listopada 2023. Aha, dwa słowa jego ahem, koncepcji wojskowo-strategicznej. On teraz twierdzi, że trzeba się okopać na obecnych pozycjach i zwyczajnie oddać Rosji wszystko to, co obecnie okupuje. Po czym forsować dołączenie do NATO i UE. No super plan. Taki dziecinnie prywitywny do bólu. Już nie wspominam, że on w tej chwili tu i teraz mówi ludziom, którzy stracili dach nad głową albo bliskich, że w gruncie rzeczy Rosja była, jest i będzie głównym partnerem Ukrainy i Ukraińcy powinni kończyć z rusofobią. Cóż... Takie stwierdzenia oczywiście byłyby na miejscu parę lat po podpisaniu Traktatu Pokojowego, ale są naprawdę dziwne, kiedy wypowiadasz je w czasie wojny. Ciekawe, co by się stało z Berią, gdyby zaczął mówić w 1943, że Niemcy zawsze pozostaną partnerem ZSRR. Ojej, patrzcie jak się odpaliłam. Przypominam teraz arcywroga Arestowicza, Irynę Farion, która zresztą ostatnio poszła w drugą stronę i powiedziała, że w jej opinii rosyjskojęzyczni Ukraińcy nie są Ukraińcami. Ech, Arestowicz już bardzo przejadł się Ukraińcom i sam był bardzo tym faktem urażony. Niedawno deklarował, że on to będzie jeść homary na jachcie i się z Ukraińców śmiać. Więc niech lepiej głosują na niego w najbliższych wyborach. nada. Czasem powie coś ciekawego albo wartościowego i niewątpliwie reprezentuje część, acz dość małą ukraińskiego społeczeństwa, więc nie może go tak po prostu skreślać. Ale bardzo nie zgadzam się z pełnym namaszczenia podejściem, jakoby Arestowicz posiadał jakąś głębiej wiedzę tajemną, która go wyróżnia od reszty. Bertłumień Bachorski. Pigwa czy Wiśnia? Pigwa. Zdecydowanie pigwa. Choć w zależności od nastroju, Wiśnia też jest ok. Big Lightball pyta: Jak zachowa się ten ruski patokraj i patopaństwo, gdy klęska w tej wojnie stanie się oczywista? Ależ oni będą walczyć do ostatniego. Po kolana w Morzu Czarnym nadal będą wysyłać falę mobików. I pewnie zrobią ten słynny blackout. Rok temu ostrzeliwali tylko poboczną infrastrukturę energetyczną, ale w razie klęski rzeczywiście zaczną cofać Ukrainę do poprzedniego tysiąclecia. Gdzie zwycięstwem dla nich będzie nie tyle nawet zdobycie terytorium, co zniszczenie Ukrainy jako organizmu państwowego. Co byś zrobiła z tym ruskim Bantustanem, gdybyś miała wiedzę i możliwości, aby ich ucywilizować? Skoro takich skrajnych zbrodniarzy jak Japonię dało się uczłowieczyć, to no, każdy ma szansę. Definitywnie wymieniłabym konstytucję na niemiecką, dosłownie słowo w słowo. Następnie zaczęłabym tworzenie struktur państwowych o dużej sile, żeby ktoś po mnie nie mógł powiedzieć, że Walentyna Tyreszkowa go poprosiła, więc zostanie na ósmą kadencję. Tutaj znowu wzorce, jak to robiono w pokonaniu Japonii i Niemczech i kopiowanie, zapraszanie jakichś obserwatorów Sue czy z zachodu i absolutna czystka kadr, połączonych z więzieniem za korupcję. I tu przechodzimy do punktu trzeciego, czyli zajadłej ciągłej walki z korupcją, zaczynając od sądów, polityków i takich tam. Krótka piłka. Jeśli ktoś ma willę za 4 miliony dolarów i jeździ Lexusem, a w pracy zarabia 1450 dolarów amerykańskich miesięcznie, to z automatu 15 więzienia z konfiskatą majątku. I może wtedy jakoś się w tej całej Rosji będzie dało żyć. Oznacza to oczywiście dosłownie czystkę całego sektora budżetowego, ale skoro i tak zaczynamy nowy ład, to utratę skorumpowanych, leniwych urzędników postrzegałabym jako duży plus. Każde problemy przejściowe byłyby tego warte. Bohen pyta, czy przesiadujesz na sekcjach JBWA na Facebooku? Jestem w tej akapowej. Zaprosili mnie, żebym wrzucała tam swoje linki. Praktycznie nigdzie się nie udzielam, ponieważ teraz cokolwiek nie napiszę, od razu leci ad personam, żebym wracała do robienia podcastów. Dlatego też chronię prywatność, bo jeszcze tego by mi brakowało, żeby w pracy powiązano moją pracę z YouTube'em. Co sądzisz o filmach Mała Moskwa z 2008 i Defilada z 1989? Małej no Moskwy nie oglądałam, a Defilada to w gruncie rzeczy fajny film, pokazujący raj utracony. Ponieważ już dwa lata później skończył się darmowy prąd, gaz i pomoc od ZSRR, i tego typu obrazki mimo wszystko odeszły w niebyt. Defilada to w gruncie rzeczy ostatnie podrygi wakacji, po których naród północno-koreański był zmuszony dorosnąć. Czy wiążesz w jakimkolwiek stopniu przyszłość z wojskiem? Coś tam myślałam, no ale obecnie zwyczajnie nie mam się kiedy zaangażować w cokolwiek. Consciente Sapiens pyta. Czy miałaś jakieś spotkanie ze zwolennikiem Putina i jego polityki i miałaś okazję skorzystać ze swojej wiedzy w takiej sytuacji? Albo miałaś okazję przekonać kogoś takiego argumentami? Takich ludzi się nie da przekonać, ponieważ nie zależy im na erystyce, czyli sztuce dochodzenia do kompromisu. Żadnym argumentem ich nie przekonasz, ponieważ oni żyją w realiach oblężonej twierdzy, gdzie argumenty gospodarcze będą zbywać na przykład tekstami, że oni są bardziej uduchowieni. A my tylko dobra doczesne mamy w głowie. No a kiedy zaczniesz im udowadniać, że uduchowienia mają mniej niż zero, dostaniesz wiązanką, że chodzi o to, że normalny człowiek nie musi się bać, że nie będzie mieć problemy po napisaniu paszkwila pod adresem środowiska LGBT. I tak w kółko. Co do przekonywania, psycholodzy mówią, że nie warto próbować, bo tylko się pogryziesz z takim człowiekiem i najwyżej, bardzo ostrożnie i powoli można zasiać w jego głowie wątpliwość. Będzie o tym cały podcast. Naprawdę ciekawa sprawa. DD pyta: Gdybyś stanęła na czele mateczki Rosji, to w jaki sposób rozwiązałabyś sprawę konfliktu z Ukrainą? Natychmiastowe wycofanie się, rozpoczęcie negocjacji o wypłaceniu reparacji, nakreślenie mapy drogowej, która pozwoli na stopniowe zniesienie sankcji, totalna reorientacja na zachód i wrzask na cały regulator, że przyjmiemy każdą międzynarodową pomoc psychologiczną dla weteranów. No bo sami nie dajemy rady. Jakoś tak. Może jeszcze w geście dobrej woli wysłałabym saperów do pomocy w rozminowywaniu Ukrainy. To jest bardzo ważne i myślę, że byłby niezły gest. Damian Z. Dlaczego szufladkujesz ludzi grających w gry? To pytanie mnie zaskoczyło, ponieważ sama dużo grałam w gry, co wielokrotnie demonstrowałam w komentarzach. Tobie chyba chodzi o jakiś tam tekst z jednej z debat, kiedy to powiedziałam, że Girkin to zbrodniarz, Turbo patriota i nawet gracz, kiedy ten zaczął wspominać o diablo. Miało być żartobliwie, że Ogórkin to taki człowiek wielu talentów, i nawet miał czas zapoznać się z klasyką grania na kąpie. Ale parę osób z jakiegoś powodu uznało, że uważam, że on się stał taki, jaki jest, poprzez gry komputerowe. No nie. Sama dużo grałam, zanim zajęłam się kanałem, więc ogółem gracze powstańcie, żyjemy w społeczeństwie i jesteśmy jego najbardziej ciemierzonymi przedstawicielami. tekst. Daniel Martyneczko. Kto jest najgroźniejszy w Rosji? No, na szczęście chyba nie ma takich. Rządzący to banda złodziei, a opozycja z dwóch stron barykady jest albo w więzieniu, no, albo za granicą. Kreml jest na etapie kurczowego trzymania się władzy do ostatniego, drżąc nawet z powodu jednoosobowych protestów z białą kartką. Te pokraczne złodziejskie organizmy wielokomórkowe nie stanowią raczej zagrożenia, ponieważ ich celem życia jest czerpanie korzyści z Rosji a nie śmierć w imieniu jakiejś idei. Ewa Mirowska Gratuluję pierwszej setki. Jestem ciekawa Twojej opinii o Julii Latyninej. Dziękuję serdecznie. Drugiej raczej nie będzie mi dane, patrząc jak bardzo kanał zaczął obumierać, więc trzeba się cieszyć z tego, co jest. Latynina w ukraińskich kręgach jest nazywana z przekąsem dobrą Rosjanką. Parę razy ją widziałam, ale nie zawsze jest rzetelna. Często mówi to, co chcemy usłyszeć, a nie to, co jest faktem. Na przykład opowiadając, jak to załużny ma genialne plany, ale na to zmusiło go do obrania złej strategii. Niektóre materiały ma lepsze, niektóre gorsze. Nie jest według mnie wyrazista i nie ma twardych przekonań. Ekstern 1.pl pyta Czy bardzo bolało, jak spadłaś z nieba? Sam upadek nie był bolesny, trudniej z worka było się wydostać. Czy Igor Girkin może w rosyjskiej polityce zdobyć realnie liczącą się pozycję? Girgineł teraz robi sobie piękny wpis do politycznego CV, choć na telegramie stracił już bodajże 200 tysięcy obserwujących. Ale jeśli go wypuszczą z resztu, to szybko sobie przypomni. A w polityce poradziłby sobie, chociaż jego prymitywne postrzeganie świata dotrze do mniejszości. Jaki będzie scenariusz rozwoju sytuacji politycznej w Rosji po erze putinowskiej? Ciężko powiedzieć. Jedni mówią, że przyjdzie jakiś substytut, który będzie kalką, ale nie będzie mieć władzy nad oligarchami i urzędnicy odwrócą się od niego, a inni mówią, że wszystko się posypie i totalnie Nawalny wejdzie na białym koniu na Kreml. Mówimy niestety o Rosji, i tutaj naprawdę nie da się niczego przewidzieć. Ale myślę, że nie będzie jakiegoś specjalnego happy endu, ponieważ Rosja ma nieistniejące instytucje państwowe, plus skrajną korupcję. Więc, no, nie ma co oczekiwać cudów. Chyba najprawdopodobniejszy scenariusz to jakaś mała wojenka domowa na szczycie, a w międzyczasie państwo trochę zostanie pozostawione samo sobie. Takie trochę lata 90. Bis ale może będzie większy porządek i mniej mafii. Fajne niebo pyta: Jak oceniasz swój kanał? Jaka jest jego konwencja? Wszystko zależy od materiału. Są poważne materiały, są mniej poważne, a są śmieszkowe. Przekazywana tutaj wiedza jest w mojej opinii wartościowa. Czasem niektóre treści są dość unikalne, a jednocześnie nie sądzę, żeby to była jakaś ekspercka wiedza, raczej jest to takie okienko na Rosję, tak żeby ją lepiej zrozumieć. Jak się ma tutaj propaganda o zasięgach kilkudziesięciu odsłon do oficjalnego przekazu? Z reguły na kanale próbuję wyselekcjonować główne motywy propagandy. Z seansów trwających mniej więcej 4 godziny, zazwyczaj da się wycisnąć kilka minut tego, co najważniejsze. I zanim to wrzucę, staram się zweryfikować w niezależnych, obiektywnych źródłach, czy to, co wyselekcjonowałam, to najwartościowsze i najbardziej reprezentatywne z obecnej linii propagandy. Sporo tego, co tutaj wrzucam, było poruszane przez niezależne media w Rosji. Felix pyta: Jaki rozwój jest wojennej sytuacji w krótkiej, średniej i długiej perspektywie? Jestem mocno podłamana, ponieważ myślałam, że Ukraina przejedzie się po Rosji jak masełkiem po chlebie, tak jak to zrobili pod Charkowem. A wyszło, że miejscami jeszcze nie doszli do linii faberze Surowikina. Kiepsko to widzę, jeśli dalej tak będzie trwało tempo ofensywy. Nawet nie będę zgadywać co w dalszej perspektywie. A co do losów, Rosja to wielka niewiadoma. Ukraina raczej będzie szkieletem samej siebie. I mało kto będzie chciał w niej mieszkać. Szczególnie że obecnie korupcja kwitnie aż miło, a Zełański zamiast dosłownie zaorać wszystko i zacząć od nowa, woli bawić się w głowę państwa, która jeździ w zielonej koszulce po świecie i powtarza te same kwestie, które już się wszystkim znudziły. W gruncie rzeczy jest raczej pewne, że rosyjskim planem zapasowym jest przynajmniej zniszczenie Ukrainy jako państwa. I w tej kwestii myślę, że niestety już osiągnęli duże sukcesy, a każdy kolejny miesiąc to gwóźdź do trumny pod postacią kolejnych 100 tysięcy Ukraińców, którzy nie wrócą do domu. Co do bohaterów, po raz kolejny jest za dużo możliwości. Kadyrowa mogą jutro wysadzić w samochodzie, a Gierkina na odwrót wypuścić i przeprosić. Pewny jest tylko Niewzorow, który nadal będzie nadawać ze swojego włoskiego pałacyku. From Lower Silesia jak widzisz szansę na separatyzm w Królewcu? Nie ma szans na separatyzm w Królewcu. Ludzie tam uważają się za lepszych niż wreszcie Rosji i jest to również dość lubiane miejsce dla turystyki wewnętrznej, ponieważ dzięki bliskości Europy królewiecki sektor usług nie jest tak bardzo zdesperowany i bezczelny, żeby wyciskać ostatni grosz z turysty. Dlatego region czuje się całkiem komfortowo i ma korzyści z faktu bycia częścią Rosji. No i jest zamieszkały przez Rosjan, a nie zruszczonych Niemców. Więc nie ma na czym zaczepić separatyzmu. George Soros. Wyobraźmy sobie taką rzecz. Nie ma desantu na plażę o Beach, Hitler nie wysyła Paulusa pod Stalingrad. Tylko dajmy na to, rzuca oddziałami Wolksturmu, A Józef Wasilionowicz pada ofiarą spisku Beri. Jak wyglądałaby mapa świata? A tak w ogóle, to wydaje mi się, że jest pani obecna na innym śmieszkowym kanale. Sorry, panie Szorosz, ale zapomniał się pan przylogować. Widzę po nazwie, że to pan. I z dobrych źródeł, od pewnych moich rodaków, rzekłabym kamratów, wiem, że masz pan maszynę czasu i planujesz jej użyć. Dlatego też nie będę na to pytania odpowiadać, bo nie chcę żyć w alternatywnej rzeczywistości, która będzie albo kapitalistyczną dystopią na wzór Korei Południowej, czy tam komunistyczną utopią na wzór Korei Północnej. On się pyta jeszcze o moją opinię. Dostaniesz pan opinię, jak otrzymam ofertę pracy w pana reptaliańskiej organizacji rządzącej światem. Co do innych kanałów? To nie, nie posiadam takowych. Grail pyta, co ci się podoba w Rosji? Gdzie chciałabyś pojechać? Co do ładnych miejsc, to Primorski Kraj czy Zabajkale wyglądają na miejsca z ładną, dziką przyrodą. Rosja dzięki swojej totalnej niekompetencji nadal ma dużo nietkniętych przez człowieka miejsc, które warto zobaczyć. Co chciałabyś zmienić w Polakach i w Rosjanach? W Rosjanach zmniejszyłabym poziom agresji do wartości, jakie można zobaczyć w typowym kraju europejskim. Natomiast w Polsce etykę pracy, żeby można było na spokojnie pracować jak na Zachodzie, z normalnym podejściem do pracownika i z chorobowym. Czy uważasz, że Rosja i jej społeczeństwo muszą podążać drogą imperializmu? A ostatnio był podcast na ten temat. A Rosjanie mają mocny syndrom postimperialny. Zwyczajnie psychicznie nie mogą pogodzić się z faktem, że 30 lat temu byli kimś, a teraz są jedynie dwoma procentami światowego PKB, które cały Zachód może bez konsekwencji dusić sankcjami. Szczególnie, że, proszę pamiętać, za ZSRR oni budowali nowe pojazdy, rakiety, badali nowe pierwiastki, tworzyli nowe stopy metali itd. Tak to naprawdę pod wieloma względami była inna cywilizacja. Ich naprawdę boli, że obecnie nawet własnego smartfona nie są w stanie sami złożyć. I bardzo często pada argument, że coś robili, ale teraz nie mogą, ponieważ taka i taka fabryka zostały na Ukrainie. Dlatego dla wielu logika jest prosta. Trzeba z powrotem zintegrować Ukrainę, zdobyć utracone know-how i wtedy to już będzie z górki. Rosja zacznie produkować wszystko, co jej potrzeba i zacznie się rozkwit. A te wszystkie pieniądze, które teraz idą na wojnę, zwrócą się wielokrotnie i pójdą na budowę mieszkań dla mieszkańców awaryjnych baraków. Ale w tym celu oni muszą teraz pójść do wojska i zdobyć Kijów. I wrócą jako bohaterowie i wszystko będzie tylko lepiej. Graf Kiedy UHC pyta. Kto jest najbardziej żenującym w odbiorze? Skabiejewa, Girkin czy Sołowiow? Zdecydowanie Skabiejewa. Bardzo prymitywna propaganda, piskliwy głos i próby małpowania Kisielowa z jego intonacją głosu. Bez problemu można byłoby ją zastąpić kimś innym i nikt by nawet za nią nie tęsknił. Grzegorz Uściński. Czy po wojnie odwiedzisz Rosję? Ciężko powiedzieć. Chociażby dlatego, że mam przeczucie, że przez długi czas będzie to niebezpieczne miejsce dla turysty. Może w czwartej dekadzie XXI wieku zacznie się u nich normalność, i może wtedy. Jak na razie nic mnie tam nie ciągnie, tak samo jak nie ciągnie mnie do Syrii czy RPA. Grzegorz L pyta: Czy uważasz, że Rosja dociągnie w jednym kawałku do końca roku? Jak najbardziej. Powiem więcej: uważam, że nawet po śmierci Putina i dojściu kogokolwiek do władzy, Czeczenia nie będzie się oddzielać i w zależności od nowego prezydenta albo w ogóle nie zmieni się, albo dość szybko znormalnieje. Proszę pamiętać, że woda, gaz i prąd płyną do Czeczenii z Rosji. Podobnie jak duże pieniądze na rozwój i wszystkie możliwe świadczenia emerytalno-pięciuset-plusowo jakieś tam. Ropy w Czeczenii nie ma już prawie w ogóle. Niepodległość Czeczenii nie ma racji, bytu zakadyrowa. A ten raczej nigdzie się nie rusza i powoli szykuje jakiegoś syna na następcę. Grzegorz P. pyta: Czy łatwiej ci współpracować, dogadywać się z facetami czy kobietami? Szczerze mówiąc, to osobiście no, równie dobrze współpracuję mi się z kobietami i z mężczyznami. Tu bardziej chodzi chyba o cechy charakteru. Bardzo nie lubię narcyzów czy socjopatów wszejkiej maści, a tak poza tym to staram się ze wszystkimi żyć w zgodzie i robić swoje. Hans Tusk pyta: Jaki jest cel filmików na YouTubie? W gruncie rzeczy jesteśmy już teraz na etapie, kiedy chcę zapewnić widzom rozrywkę albo powiedzieć coś ciekawego. Na początku miałam cel przedstawienia patologii rosyjskiej propagandy, no i owy cel osiągnęłam. W lutym 2022 mało kto wiedział, kim jest Sołowiow, czy Skabiejewa z Girkinem, a teraz mam wrażenie, że obecnie trudniej znaleźć kogoś, kto ich nie zna. Gdzie oczywiście, nie wiem, czy jest to zasługa, z której powinnam być dumna. Teraz bardziej staram się wyszukiwać coś, co może być zwyczajnie ciekawe dla widzów, no aby zarobić dodatkowe parę groszy. Czy widzisz podobieństwo krytykowanych praktyk rosyjskich w EU? Co do Unii Europejskiej, to nie spotkałem się jeszcze w żadnym państwie z tak masową, agresywną i metodyczną propagandą, która leciałaby na wszystkich dostępnych kanałach i jednocześnie była uszyta na miarę dla różnych kategorii wiekowych czy poziomów wykształcenia? Nie wiem, jak jest na Węgrzech, ale chyba nikt nie zdołał stworzyć jeszcze tak jednolitego, mimo że bardzo różnorodnego monolitu propagandowego. Jakie będzie zakończenie wojny? Co do zakończenia wojny, naprawdę ciężko mi powiedzieć, bo jak na razie żadna ze stron nie ma zdecydowanej przewagi, a jednocześnie żadna ze stron nie ma w planach się poddawać. Hanskix91 pyta Jak społeczeństwo rosyjskie przyjmie porażkę? Rosjanie to konformiści i bez większego problemu przyjmą każde warunki. Może ich trochę zabolić oddanie Krymu, ponieważ naprawdę dobrze się tam rozsiedli, całe rodziny sprzedawały majątki i przyjeżdżały z biletem w jedną stronę na Krym. A reparacje mogą im się bardzo nie spodobać, bo kto niby lubi płacić drugiej stronie? I prawdopodobnie argument o zaprzestaniu reparacji byłby bardzo popularnym hasłem wyborczym. Ale co do terytoriów, zapewniam, że jeśli jutro powiedzą im, że oddajemy Krym, wracamy do granic z 91, a także zwracamy te kilka wysp kurylskich, o które proszą Japończycy, tylko jakiś pajac pokroju Ogórkina będzie kwiczeć. Natomiast pół narodu odetchnie z ulgą, a drugie pół dowie się w ogóle, że jest coś takiego jak Wyspy Kurylskie. A jeśli połączyć to na przykład z obniżeniem wieku emerytalnego, to naród rosyjski będzie wręcz piszczeć z radości. Co do Ukraińców, to sprawa jest prosta. Powrót do 91. i wypłacenie reparacji. Na tę chwilę Ukraińcy uważają, że poświęcili zbyt dużo, żeby przyjąć jakąkolwiek alternatywę od powrotu do stanu z 2013 czy tam 1991 w Sebudę Ukraina, jak to mówią. Jacques Pas pyta: Nie obawia się Pani wciągnięcia w aparat rosyjskiej i nie tylko propagandy, a w konsekwencji wykorzystania dla nich narracji? Aby być wykorzystaną do ich narracji, oni muszą w pierwszej kolejności wiedzieć, że istnieje jakaś tam mandromeda, która zajmuje się tym tematem. Niewątpliwie mam spore zasługi w popularyzacji rosyjskiej propagandy, ale z tego co widzę, większość moich widzów zwyczajnie znudziła się sapiącym sołowiowem. Mimo, że staram się wybierać co ciekawsze kąski. Więc w tym przypadku obawiam się, że polski widz znudził się, zanim zaczął chłonąć treści propagandowe. Gdzie warto podkreślić, gdyby propaganda chciała mnie wciągnąć, musiałaby bardzo postarać się i zrobić jakiś naprawdę skandaliczny materiał z Polską w roli głównej. Ponieważ z 10-20 odcinków sołowiowego gadania robię może 15 minut z jednego. Więc musieliby się naprawdę postarać, żeby zwrócić moją uwagę. Jacek Kowalski. Co pani Andromeda uważa o hipnozie? Naprawdę nie wiem za bardzo nic w tym temacie. Rodzice mi opowiadali, że byli kiedyś na seansie hipnozy i rzeczywiście hipnotyzer wybrał kilka osób. Jak mówił, że jest zimno, to one się trzęsły, a jak mówił, że są na pustyni i jest gorąco, to dał się z nich pot. Ale ona podobno nie działa na każdego. Mi się cały ten temat hipnozy troszeczkę nie układa w głowie, ale moja wiedza sprowadza się do filmu Uciekaj z 2017. Więc w gruncie rzeczy jest żadna. Jack pyta, czy uważa pani, że Don Kadyrow-Don może się obrócić przeciwko Rosji, kiedy struktury Kremla zaczął się sypać? Oj nie. Don, pan Kadyrow-Don, w żadnym razie Don nie obróci się przeciwko Rosji, Don, ponieważ Don Czeczenia jest zależna od Rosji, Don. w tych 146 don procentach don i gaz don i ropa don i woda i nawet prąd don płyną z Rosji don. O pieniądzach nie wspomnę z don. kaderowa don kopną jego właśnie ludzie don, zanim ten zdąży powiedzieć niepodległa czyczenia don. A tak ugułem to Batman siła don. Jan Brzozowski. Czy pani zdaniem są jest chory? Ewidentnie bardzo schudł. W lipcu 2022 był tłusty i błyszczący, a teraz obwisła skóra, którą odruchowo szczypie na policzku. Zrobił się też jakiś chudy i taki smętny. Słowio w ogólnie ma ten sam problem co ja. Znuził się widzą i mocno spadła oglądalność. Tyle, że o ile ja sobie mogę pojechać i wypłakać się nad pizzą w Napoli lub nad plażą nad jeziorem Garda lub Komo, Rudolfowicz najwyżej może sobie pojechać na zaśmiecony bajkał. Smuteczek. Jan Janusz pyta. Rodzina wie, że jesteś taka znana na YouTubie? Rodzina wie i nawet się cieszy, że mam jakiś dodatkowy zarobek, ale ogólnie prosiłam ich, żeby nikomu nie mówili. Planujesz jakieś wywiady, dyskusje z innymi znawcami i analitykami do spraw kierunku rosyjskiego? A przez moją anonimowość nie mam raczej możliwości nawiązać współpracy z innymi, a i szczerze mówiąc mam wrażenie, że jest dużo komentatorskich i debatujących kanałów. A nie ma właśnie takiego kanału, który po prostu pokaże, jak tam jest, a nie przedstawi swojej opinii na ten temat. Choć nie ukrywam, rozmówki ekspercko-youtuberskie są znacznie prostsze, szybsze i przyjemniejsze. To robienie tłumaczeń to straszna i momentami bardzo niewdzięczna charówka. Dla przykładu spędziłam 12 godzin nad materiałem o FPV Dronach. Nawet nie wiecie, jak na głowie stawałam, żeby nie było problemów z copyrightem a ostatecznie materiał zobaczyło niecałe 20 tysięcy widzów. Gdyby to była rozmowa z jakimś ekspertem, gdzie zadałabym po prostu kilka pytanek i kiwała głową, to prawdopodobnie nie czułabym aż takiego rozczarowania, a i fizycznie czułabym się lepiej, ponieważ nie siedziałabym nad materiałem do 5 rano, marnując swój weekend. Jak rozmawiałam z innymi youtuberami i opowiadałam, ile czasu spędzam na samoczyszczenie ścieżki dźwiękowej z moich potknięć i chrząknięć, to otrzymuję bardzo zaskoczone reakcje. Czy słuchasz innych kanałów o tematyce stosunków międzynarodowych, czy interesuje Cię tylko Rosja? Ale bez przerwy słucham Radio Swoboda i Nastajaście wremia, ponieważ można tam otrzymać najbardziej obiektywną informację i często usłyszę coś, co mnie zainspiruje do zrobienia materiału. Niestety na nic innego już mi nie starcza czasu. Czy chciałabyś poznać panią geograf i krasomówcę Wygnańca? Bardzo chętnie poznałabym panią Zubarewicz. Chciałabym z nią przedyskutować sensowność i rzetelność rozstatowskich statystyk, na które się powołuje. Ponieważ mam wrażenie, że ona ma podstawy uważać, że statystyki produkcji przemysłowej są wiarygodne, chciałabym ją o to dopytać. Co do niewzorowa, zdecydowanie chciałabym przeprowadzić z nim konwersacje na ważne i poważne tematy, w których jest mocny. Nie jakieś pierdolenie o Rosji, Kremlu i Putinie. A naprawdę poważne kwestie, czyli dyskusja o jego ulubionych prawosławnych świętych i jakich zbrodni dokonywali zanim kupili sobie tytuł świętego. Jan Skoczylas spyta: czy śledzisz uniwersum kamrackie? Tylko mamy jakieś szoty związane z nimi. Bardzo mi się to uniwersum podoba, choć przez cykliczne aresztowania straciło dużo tempa, co jest niepowetowaną stratą dla memów. Janusz Kamieński pyta, jaki jest osobisty algorytm wyboru tekstów do tłumaczenia? Staram się dobierać materiały tak, żeby były ciekawe i jednocześnie niosły jakąś wartość dodaną dla widza. Niestety, nie zawsze to, co uważam za ciekawe i interesujące, trafia w gusta widza. A innym razem, materiał, który mi się podoba, ale nie mam wobec niego większych oczekiwań, nagle przebija 100 tysięcy wyświetleń i generuje bardzo duże zainteresowanie. Więc nie mogę powiedzieć, że mój algorytm czy tam intuicja są bezbłędne. Niestety. Kamil Hornowski pyta. Czy obejrzałabyś całe przemówienie Wiesława Choińskiego, dla koneserów, za stówę? Za tysiąc zł? Podlaski-Dzierżyński to jednak osobna liga. Mimo chęci raczej na pewno nie dałabym rady. Kamil Janek. Czy, Grasz, grałaś może w grę World of Tanks lub League of Legends? Owszem, grałam w World of Tanks czołgami radzieckimi, bo Russian Bias, francuskimi i amerykańskimi. Gram okazjonalnie od bety mniej więcej do momentu, aż wprowadzili grawitację. Ale mimo wszystko gra była dość nudna i schematyczna. No i uparcie nie chciałam kupić premium, co oznacza, że grało mi się bardzo przeciętnie od siódmego tira wzwyż. Kamilka pyta, czy jest coś gorszego niż ruski mental? Gorsze od ruskiego mentalu niewątpliwie są rosyjskie narkotyki z krokodiłem na czele. Ale z drugiej strony ten naród dał nam hardbass. Więc jeszcze nie spisywałabym ich na straty. Kathleen Norway pyta: Co twoim zdaniem zrobi Łukaszenka, gdy Putin odejdzie od władzy? Od razu pojedzie na Kreml całować nowego władcę i prosić o więcej forsy. Co zrobi świat z Łukaszenką, gdy Putin kopnie w kalendarz? Raczej nic nie zrobi, tak jak nie zrobił w 2020. No bo i co ma zrobić? Szczególnie, że nie jest powiedziane, że zamiast Putina przyjdzie jakiś normalny polityk. A nawet jeśli przyjdzie, może zechcieć trzymać Białoruś w garści. Tutaj niestety no jest sporo zmiennych. Czy Nawalny ma szansę na objęcie władzy po klęsce Rosji? Ciężko powiedzieć, szczególnie że obecnie Rosja bardzo wydatnie dobija jego zdrowie. Może być taka sytuacja, że wyjść, wyjdzie z więzienia, ale nie będzie już zdolny do prowadzenia kampanii wyborczej. I pomijając aspekt zdrowotny, propaganda zadbała, żeby miał kolosalny elektorat negatywny. Myślę, że z Nawalnym będzie przypadek Tymoszenko, którą wypuścili z więzienia, no ale do władzy nie dopuścili. Kto obejmie władzę, jak Łukaszenka się zmyje do jakiegoś afrykańskiego kraju? Po Łukaszence cały system się posypie, ponieważ jest to dyktatura personalistyczna. Więc raczej do władzy nie dojdzie jakiś kagiebista, a przyjdzie Cichanouska. Tyle, że raczej nie oczekiwałabym, że ktokolwiek na Białorusi rozliczy tych wszystkich aparatczyków od ziemniaczanego firera. Raczej wszyscy oni zostaną odsunięci od władzy, a to co nakradli i nachapali to ich. Czy jest szansa na to, aby Ogórkin poleciał na wakacje do Holandii? Jak najbardziej. Nawet jeśli do władzy dojdzie Putin 2.0, Igor Wsiewołodowicz jest wspaniałym gestem dobrej woli. Czy pani profesor od ekonomii Rosji wypowiadała się ostatnio na temat gospodarki i prognoz? Tak, Zubarewicz wypowiadała się na kanale i zrobiłam podcast. Teraz czekam do listopada lub grudnia. Wtedy z reguły robi konkretne podsumowanie roku z perspektywami na przyszłość w oparciu o nakreślony budżet na kolejny rok. Czy w Rosji oprócz Putina ktokolwiek ma cokolwiek do powiedzenia w kwestii rządzenia? Ależ Rosją nie rządzi tylko Putin. Ma tak zwany kolektywny Putin. Są jeszcze co najmniej dwie frakcje oligarchów: frakcja kooperatywu Ozero, czyli tak zwana rodzina Jelcyna. Oligarchia, która wytworzyła się na prywatyzacji majątku ZSRR, która wymieniła Jelcyna na Putina. Dosłownie przeprowadzili z nim rozmowę kwalifikacyjną i bardzo im się spodobał, ponieważ był lojalny i trwał obok mera Petersburga Sobczaka nawet wtedy, gdy ten już spadł na dno i wszyscy się od niego odwracali. A druga frakcja to oligarchia lat dwutysięcznych, która składa się z kolegów Putina, których ten zwyczajnie ozłocił. I obie te frakcje mają jeszcze sporo do powiedzenia, szczególnie w realiach, kiedy Putin odsunął się od prowadzenia specoperacji i udaje, że ta kwestia go nie dotyczy. Kazimierz Bakaj pyta, jak głęboki dołek musi sobie wykopać Rosja, aby zreflektować się, że gangsterskie zachowania wobec innych narodowości nie mają przyszłości. Tutaj nie chodzi o dołek, a sam system, który tam panuje. A jest to zwyczajna mafijno-gangsterska dyktatura o znamionach terrorystycznych. I jak na terrorystów przystało, raz po raz muszą udowadniać swoją aktualność. Cel nadrzędny to utrzymanie władzy, a aneksja Krymu bardzo, ale to bardzo wzmocniła władzę na Kremlu. Dlatego i postanowili zrobić aneksję Kijowa. Jak to mówią, generałowie przygotowują się do poprzedniej wojny, więc fanierny Kurzegietowicz przygotował się do aneksji Krymu 2.0. Czy jest cień nadziei na zmiany społeczeństwa rosyjskiego i na wyjście ze średniowiecza do społeczeństwa obywatelskiego? Odpowiem anegdotką zasłyszaną dawno temu od jednego z opozycjonisty na łamach Radia Swoboda. Puszkin mawiał w poemacie Eugeniusz Oniegin, że Rosja będzie mieć normalne drogi za 500 lat. Minęło już 190 lat, więc jeszcze 310 lat i będzie w Rosji porządek. Ciekawe mnie twoje poglądy i na kwestie związane ze zmianami klimatu. Bardzo interesuje mnie temat transformacji energetycznej. Szczególnie, że uważam, że najlepszy sposób na złamanie Rosji czy jakichś arabskich petromonarchii, to odejście od ropy i gazu na tyle, na ile jest to możliwe. Jestem całym sercem za atomem, za panelami fotowoltaicznymi, które chciałabym mieć na dachu swojego domu o ile kiedyś zdołam się dorobić własnego domu, bo obecnie tylko wynajmuję mieszkanko w bloku a także za wiatrakami na lądzie i morzu. Jedynie biomasa mnie nie przekonuje. Nie widzę jak przerabianie estońskich lasów na pelet, a potem jego spalanie można uznać na zaozę. A co do globalnego ocieplenia? By Rosja wiąże z nim dużą nadzieję, bo otworzy ono morski szlak północny. Kepson pyta. Z którym z polityków osób z otoczenia Putina poszłabyś najchętniej na piwko? Ławrow podobno był kiedyś bardzo ogarniętym, ciekawym i niezwykle szanowanym dyplomatą. W realiach mafijnego reżimu, który zrzucił maskę, pan Siergiej Wiktorowicz ma zrujnowaną reputację i uznaje się go za trendowatego w środowisku dyplomatów, więc myślę, że ma sporo naprawdę ciekawych przemyśleń, jak i bogaty bagaż doświadczeń. Z którym propagandystą najchętniej poszłabyś na piwo? Z Sołowiawem, ponieważ obecnie nawet widzowie zauważają, że nic, co mówi, nie jest szczere. Chciałoby się z nim pogadać o jego przyszłości ponieważ on zaczynał od handlu nerkowcami i innymi smakołykami, które jako pierwszy importował z Izraela. Miał poważne problemy z jakąś mafią i podobno w imieniu grupy handlowców chciał zapłacić jakiemuś agentowi FSB 20 tysięcy dolarów za zabójstwo jakiegoś herszta bandy. Podobno właśnie dzięki temu hakowi, po latach, kiedy Sołowio wstał się dziennikarzem, udało się go przekabacić na stronę reżimu i od tego zaczęła się bardzo owocna współpraca z Kremlem. Kliku 5: Jak bardzo zmieniły się opinie w rosyjskim internecie na temat specjalnej operacji od lutego 2022? Zeszpyc operacją niebożą jest problem. Na początku większość Rosji, zajętej przetrwaniem w barakach albo sączeniem pumpkin Latę w Moskowie-Petersburgu, w ogóle w gruncie rzeczy jej nie zauważała. Potem przyszła mobilizacja i nagle wszyscy zauważyli. Ci z baraków pojechali walczyć. A ci od Pumpkin lata powyciągali paszporty i pojechali do Armenii, Gruzji, Kazachstanu czy Izraela. Przewijamy do lutego 2023 i okazuje się, że ludzie już się przyzwyczaili do specoperacji i w gruncie rzeczy nawet nie tyle się jej nie boją, co rozpatrują ją jako szansę na polepszenie swojego bytu. Dla wielu specoperacja z jej kosmicznymi, jak na rosyjskie standardy pieniędzmi jest obecnie rozpatrywana jako pierwsza i jedyna możliwość na polepszenie swojego bytu. Pierwsza, jaką Kreml rzucił najbiedniejszym Rosjanom w przeciągu ostatnich 30 lat. Dobrze obrazuje to podcast na temat historii ochotnika, który zginął po 11 dniach i którego telefon zbadali Ukraińcy. Trwa szkolenie dla grupy turystów, którzy wybierają się do Włoch. Zapiszcie te kilka fraz po włosku. Jak przejść do hotelu? Ile kosztuje lemoniada? Na to jeden z turystów. A jak będzie, proszę o azyl polityczny. A po co jest to wam potrzebne? Groźnie pyta się inny turysta. Po prostu chciałem dowiedzieć się, kto w naszej grupie jest starszym od KGB. Kometa pyta, które uniwersum najbardziej lubisz tłumaczyć, a które robisz z obowiązku? Lubię tłumaczyć Gierkina, po części dlatego, że naprawdę mam nabitą rękę i nie muszę nawet się zastanawiać, jak najlepiej przetłumaczyć frazy, jakimi się posługuje. Po prostu wyuczyłam się na pamięć jego sposobu mówienia i jego monologi pod koniec tłumaczyłam w tempie 150-175 linijek na godzinę. Dla porównania, słowiowa z reguły tłumaczę w tempie 100 linijek na godzinę, a niewzorowa w tempie 60-70 na godzinę. Mówiąc linijka, mam na myśli jeden blok napisów. Z reguły jest takich 200 bloków na każde 10 minut tekstu. Baćka wypił świecącą herbatkę. Oczywiście, że wypił, ale potężny organizm potężnego białoruskiego sowchoźnika, żywiącego się najlepszymi zimniukami po tej stronie drogi mlecznej, był w stanie wydestylować elementy fluorescencyjne. Taka jest potęga Saszy 3%, jak go nazywają w narodzie. Kristo Malek pyta, czy jest możliwość zakończenia obecnego konfliktu w taki sposób, żeby politycznie każda ze stron była usatysfakcjonowana? W żadnym razie. Ukraina bardzo słusznie chce wrócić do granic z 91 roku. A w Rosji samo oddanie Krymu jest praktycznie niemożliwe z powodu wspomnianego najazdu 800 tysięcy Rosjan. Stara dobra praktyka znana z krajów bałtyckich. Te państwa również aktywnie zasiedlono Rosjanami, którzy po dziś dzień nie asymilują się i uważają, że są na swoim. Bo dziadek w 51 trzymał kozę na balkonie kamienicy w Rydze. Krok Tomasz pyta. Jaki ma Pani stopień wojskowy w NATO? OF1O1. Kropek BB. Czy z taką znajomością języków, jaką posiadasz, ciężko było znaleźć pracę w ambasadzie lub w wywiadzie? Czemu by nie spróbować? Niestety mam zbyt ciepłą posadkę w korpo, ale nie ukrywam, swego czasu myślałam o możliwości dołączenia do NSR, kiedy jeszcze coś takiego istniało. Krystian pyta, czy opowiesz o muzułmanach w Rosji? Pomijając Czeczenię, która pajacuje i jest pośmiewiskiem świata muzułmańskiego, i Dagestan, w którym mimo wszystko tli się z powodu bardzo złej i skorumpowanej polityki władz lokalnych, tak ogólnie to muzułmanie w Rosji są w głównej mierze Tatarami. I to takimi, jakich my mamy w Polsce albo Ukraińcy na Krymie. Absolutnie świetcy ludzie, dla których islam ma takie samo znaczenie, jak dla przeciętnego Polaka katolicyzm. No są jakieś tam tradycje, obrządki. Ale tak ogólnie to wierzący, niepraktykujący. Spory odsetek gasarbeiterów z Azji Centralnej podziela te wzorce. Wbrew pozorom, ZSRR na tej płaszczyźnie rzeczywiście zdołał zrobić drużbę narodów. Religia zwyczajnie nie jest argumentem dla większości Rosjan. Co się Albańczycy, dla których państwo jest znacznie ważniejsze od kwestii religijnych? Grasz w gry komputerowe? Jakie? Z gier komputerowych Bioshock? Fallout z naciskiem na New Vegas, Mass Effect z naciskiem na dwójkę, Company of Heroes, Dead Space, Callisto Protocol, Deathloop, które z całego serca wszystkim polecam, Evil Within, Resident Evil, Red Dead Redemption 2. Nawet swego czasu grałam w Europa Universalis 4 i parę gier z serii Total War. A, no i Alan Wake. Ogólnie uwielbiam wszystko, co wypuści Studio Remedy i Arkane Studios. Oczywiście obecnie moim dramatem życiowym jest fakt, że mam na dysku Alan Wake 2 i przysięgam, dosłownie nie mam kiedy tego odpalić. To tak z pamięci wymieniam pierwsze co mi przyszło do głowy, ale zanim zajęłam się kanałem, grałam bardzo dużo. Teraz tylko czasem popykam troszkę na telefonie w GTA albo w Company of Heroes. Jeśli kanał się skończy i znowu będę mieć więcej czasu, bez wątpienia wrócę do grania. Najbardziej lubię RPG z dobrą, wciągającą fabułą. Ale nie wzgardzę strategiami czy dobrym shooterem. Czytałaś Metro Głuchowskiego? Czytałam 2033 i 2034. Nie jest to może wybitna literatura, ale przyjemnie spędziłam czas. W gry również grałam, przeszłam całą dotychczasową serię. Czy opowiesz o staroobrzędowcach? Mam taki spokojny, krótki dokument od Nastajaściego w Rymieni. Kiedyś go zrobię jako taki dodatkowy materiał. Czy opowiesz o panach ponomariowach i Kasparowie i o każdej republice federacji z osobna? Możliwe, że kiedyś opowiem o republikach i wymienionych opozycjonistach, możliwe, że w ramach jakiejś nowej serii. Krzysztof Abramowicz pyta: Jakie widzisz scenariusze dla Rosji po przegranej wojnie? Jeśli nawet Ukraina militarnie wypchnie Rosję do granic z 1991, wcale nie jest powiedziane, że wojna się zakończy. Równie dobrze może Rosja zasiąść na granicy i zacząć strzelać rakietami. Tak na poważnie, w infrastrukturę krytyczną, nie tak jak to robili w 2022, kiedy strzelali w jakieś budki z transformatorami. Więc niestety w pewnym stopniu może być to wojna bez końca, która zakończy się wyludnieniem Ukrainy z przyczyn praktycznych. Jaką przyszłość widzisz dla Kaukazu i Azji Środkowej po tym? Kaukaz i tak jest już stracony dla Rosji, no chyba że pytasz o czyczenie. W jej przypadku nadal będzie jak jest. Kadyrow będzie kurczowo trzymać się Rosji do ostatniego. Możliwe, że Azja Centralna przestanie jeździć do Rosji na saksy, ale po raz kolejny Rosja nie ma tam żadnych realnych wpływów obecnie. Może tylko Kirgisna się jeszcze ich trzyma, ale to by było na tyle. Czy jest ktoś z ruskiej infosfery, kogo możesz polecić, a nie robiłaś o nim filmów? Tak, Michał Krutychin, ekspert od ropy i gazu. Wielokrotnie chciałam zrobić materiał z nim w roli głównej, ale niestety sytuacja zmienia się zbyt szybko, a on z reguły mówi o bieżącej sytuacji, a nie trendach na rok czy pół roku do przodu. Ale jeśli znasz rosyjski, to pan Krutichin może powiedzieć dużo ciekawego o ropie, gazie i transformacji energetycznej. Krzysztof Baran pyta: Czy Białorusini mają potencjał pokazania faktu Putinowi? Ciężko powiedzieć, ponieważ Rosja w gruncie rzeczy trzyma Białoruś w garści i nawet jeśli jutro przyjdzie do władzy umowna Ciechanowska, nie będzie mogła z dnia na dzień zrobić reorientacji na zachód. Jest to wbrew pozorom bardzo trudny temat, ponieważ nie do końca wiadomo jak bardzo Rosja spenetrowała białoruską gospodarkę i jakie są tam zakulisowe umowy czy ustalenia. Krzysztof Krzysztof pyta: Z kim pani chciałaby przeprowadzić wywiad? Bardzo chętnie porozmawiałabym z Girkinem ale z nim jest taki problem, że on uważa się za mądrzejszego niż jest naprawdę. Każde problematyczne pytanie będzie zbywać tekstami, że wcale nie było jasne, jak to się wszystko skończy, a poza tym warto było, żeby naród rosyjski wstał z kolan i zawalczył o swoje. Ale jak go przyciśniesz i powiesz, że się to całe wystawanie z kolan skończyło utylizacją ruskiej bazy genowej i straszną, porażającą nędzą, to odpowie, że wcale nie było powiedziane, że tak się źle skończy, a poza tym to on ma inne spojrzenie na tę sprawę i nara. Bardzo narcystyczne i defensywne podejście. Gdzie zabawna jest jego iluzja, że w państwie, w którym przecież ponad 20 lat służył w strukturach i widział od środka, jak bardzo nic się nie zmienia na lepsze, nagle stwierdził, że zajęcie cudzego terytorium, mając w pamięci Abchazję czy Naddniestrze, ma 50% szansy na pozytywne zakończenie. Z Donbasem, jako witryną Miru Ruskiego, który przyciągnie resztę Ukrainy swoim dobrobytem. I takie iluzje rzekomo miał człowiek, który walczył w dwóch wojnach w Czeczeniu, a potem widział zginiliznę od środka w FSB. Albo jest klinicznym idiotą, albo zwyczajnie chciał się zrealizować jako generalissimus, a teraz opowiada ułożoną latami legendę. Jak on to myślał, że tym razem będzie inaczej niż zwykle? I w ogóle ludność Donbasu była Bartak bardzo ciemiężona i na kolanach przez okrutnych Ukraińców, którzy wybudowali im lotnisko i stadion na Euro 2012. Krzysztof Kurzawa Na jakiej podstawie na tym etapie wojny masz przekonanie, że Ruscy pękną, a zbrodniarze zostaną osądzeni? Myślę, że prędzej czy później Rosja będzie musiała zakończyć wojnę. Choć niekoniecznie przedtem pęknie, może po prostu przyjdzie ktoś nowy a także kto się rozliczy, żeby wrócić na zachód. I Ukraińcy pewnie będą mieć gotowe listy zbrodniarzy, a rosyjska władza z pewnością będzie się chętnie pozbywać masy ludzi tego typu w ramach gestu dobrej woli. Ona może wręcz grać tymi ludźmi, mówiąc, że płacić reparacji nie będziemy, ale w zamian możemy oddać ludzi, których Ukraina chce widzieć u siebie w więzieniu. Krzysztof poros pyta, czy kontaktowali, próbowali się z tobą kontaktować osoby, które są związane z rosyjską władzą? Nie, taka płotka jak ja nie jest nikomu potrzebna. Czy zainteresujesz się też innymi państwami na wschodzie? Białoruś często się przewija, Kazachstan znacznie rzadziej, a reszta tylko od Wielkiego Dzwonu. No, ale tak czy inaczej, Tadżykistan z Turkmenbaszą najpiękniejszy i najpotężniejszy. Czy Rosjanie kiedyś się zmienią pod względem mentalnym? Oczywiście. Już widać, że młode pokolenie nie jest aż tak agresywne i pijące ogólnie można z nim nawiązać normalny kontakt. Z reguły oni już nie mają syndromu postimperialnego. I zwyczajnie urodzili się w sypiącym, brudnym postimperium i chcieliby poprawić jakoś swój los. To już nie są ludzie z serii Homo Sovieticus. Oni operują kapitalistycznymi pojęciami i są bardziej wpięci w rzeczywistość. 20, 30 lat i Rosja mocno się zmieni z powodu samej wymiany pokoleniowej. Zresztą wymiana pokoleniowa dotyczy całego świata, ale myślę, że w Rosji będzie najjaskrawiej widoczna. Lachajne pyta: Z kim wolałabyś jechać na domki letniskowe do Augustowa na dwa tygodnie? Z majorem, z Krzysztofem czy z Igorem? Jeden, jak jeszcze żył, przez Toluen był w stanie porozumiewać się tylko poprzez sylabizację, i w domku jechałoby lakierem. Drugi w ogóle się nie myje i waliłoby miodem ludzkim. A trzeci już po pierwszej rozmowie udusiłby mnie we śnie. Ach, najtrudniejsze dzisiaj. Lojąt. Czy lubisz koty i dlaczego pałasz do nich nieskończoną lubością? Oraz co sądzisz na temat wprowadzenia karmy dla kotów o smaku myszy? Koty oczywiście najlepsze, najpiękniejsze, najsłodsze, i mają. O Boże, spójrzcie na te różowe łapeczki poduszeczki. No nie mogę po prostu. Co do karmy o smaku myszy, to nie jestem pewna. Smak wątróbki jest chyba atrakcyjniejszy dla kotełów. Ale psy u też bardzo lubię, jakby co. Lemur00 pyta: proces którego zbrodniarza w Hadze byłby najciekawszy i dlaczego? Myślę, że Sołowiowa, który jak złodziej złapany za rękę wrzeszczałby, że to nie jego ręka. I w ogóle jak on tak patrzy w czasie swoich historycznych monologów do góry. To tam stał FSB-sznik, który mierzył do niego z pistoletu. I w ogóle. Sołowiów tak ewidentnie ma niespełnioną żyłkę aktorską, więc to byłaby jego rola życia. Luz Forbet pyta. Jak procentowo oceniasz realne poparcie dla Putina w Rosji, a jak dla wojny? Tak z 35% pewnie ma. Sporo ludzi naprawdę nie posiada umiejętności krytycznego myślenia, a telewizor to jedyna rozrywka w ich życiu. Jest dużo takich, którzy naprawdę myślą, że na Zachodzie jest równie źle co w Rosji, a dzięki Putinowi nie jest aż tak źle, jak było w latach 90. Co do poparcia dla wojny, myślę, że jest bardzo znikome i wynosi maksymalnie 10%. A raczej nawet mniej. Nie zdziwię się, jeśli tylko 5-7% turbopatriotów popiera wojnę. Ale jednocześnie ludzie naprawdę widzą w tej wojnie perspektywę, aby skończyć z przetrwaniem, a rozpocząć w miarę normalne życie. Więc poparcia nie ma, ale jeśli każą walczyć za 210 tysięcy rubli miesięcznie, to pójdą bez gadania. Będę na ten temat robić cudowny materiał, który blokuje właśnie to Q&A, które i tak jest spóźnione. Czy następca botoksowego dziada obierze łagodniejszy kurs i otworzy się bardziej na dialog z zachodem, czy wręcz przeciwnie? Myślę, że ktokolwiek nie przyjdzie po najwybitniejszym geostrategu galaktyki, będzie zmuszony iść na duże ustępstwa wobec Zachodu. Zgryc z Kremla 30 lat przygotowywał społeczeństwo do stanu, w jakim jest teraz, a nowy zacznie z czystą kartą, co w przypadku kolejnej fali mobilizacji, no, ma złe strony. Zwyczajnie nie będzie mieć takiego posłuchu, a i na szczytach oligarchia pewnie będzie mieć już dosyć wojny, przez którą wypadli z pierwszej setki Forbesa. Lukas M. Jak zapatrujesz się na nową rosyjską rzeczywistość? Uda się wybrnąć krasnej klice z kałabani, której narobili? Jeśli tak, to kto? O ile rozpoczęcie normalizacji stosunków to nie jest problem i bardzo szybko można wszystko poprawić, Krym będzie dużym problemem. No ale jakoś się dogadają. Dużym problemem będzie odgadnięcie, kto przyjdzie do władzy i czy będzie akuratny i rzetelny itd., Naprawdę nie wiem i nie widzę nikogo, kto miałby na Kremlu takie zaplecze jak chociażby Nawalny. W gruncie rzeczy można powiedzieć, że Prigorzyn miał jakiś potencjał, ale teraz szachista 8D, jak to omawiają w Rosji, wprasował w asfalt wszelkie przejawy podobnej inicjatywy. Wbrew pozorom, bardzo trudne pytanie, a obecnie nikt nawet nie zaczyna gdybać, kto może być po Putinie, i jak na razie rozmowa dotyczy wyłącznie tego, z iloma procentami z gret wygra tym razem. Łukasz Kaczała pyta, jakie miejsce byś najbardziej chciał odwiedzić w Rosji. Jak się teraz zastanawiam, to w sumie obejrzałabym te miasteczka i wioski na Kurylach i Sachalinie, o których robiłam materiał. E, w sumie również ostatnio leciałam palcem po mapie i takie miasta jak Czyta, jużno sachalińsk albo Komsomolsk na Tamurem wyglądają. Hmm, no Powiedzmy, że klimatycznie. No i autaj. Coś pięknego. Do wydarzeń historycznych to za dużo tego jest. Nie wiem, może dzień z życia Kremla, jak Niemcy byli 50 kilometrów od miasta. Łukasz Moc. Co pani sądzi o odwieszeniu obowiązkowej służby wojskowej? Czy kobiety powinny podlegać poborowi na takich samych zasadach jak mężczyźni? Myślę, że młodzi ludzie nie powinni marnować swojego czasu i tego typu służba powinna być jakoś obudowana dookoła ich zajęć albo pracy. Chyba tak jest w Izraelu, gdzie to jest zwyczajnie dodatkowy, w gruncie rzeczy ciekawy element życia i kolejna możliwość socjalizacji. Pomijam, że z ekonomicznego punktu widzenia nam i tak brakuje rąk do pracy, a zdejmować połowy rocznika z rynku pracy na rok czy dwa lata, jednocześnie wydając na nich spore pieniądze, osłabi państwo gospodarcze. Co ma przełożenie na obronność? I owszem, Uważam, że kobiety powinny walczyć i Izrael oraz Ukraina wspaniale demonstrują, że jesteśmy w stanie udźwignąć temat ramię w ramię z mężczyznami. Tutaj wspomnę nawiasem, że jest taki mem, że kobiety tylko chcą robić łatwe prace biurowe, a potem jęczą na patriarchat, bo zarabiają mniej niż górnik czy budowlaniec. Otóż w wielu przypadkach system zwyczajnie nie daje kobietom szansy. Mam znajomą, która kocha samochody i chciała pójść do technikum samochodowego. Zwyczajnie otrzymała odmowę, bo jest kobietą. To było w 2011. Nie wiem, może teraz się to zmieniło, ale po części niektóre zawody są stuprocentowo męskie. Nie tylko z powodu niechęci kobiet, żeby pracować w danej branży, ale również z powodu dziwnych, niepotrzebnych barier. Nawiasem koleżanka tak czy inaczej została mechanikiem i ma własny warsztat. No ale nie smak pozostanie do końca życia. Łukasz Skórka pyta: Czemu Rosjanie w Twoich materiałach uwielbiają używać zwrotu przekraczać Rubikon? Wujek Gilkin pasjonuje się trzema okresami historycznymi: II wojną światową, Carską Rosją, ostatnich dwóch stuleci, a także Imperium Rzymskim. Jako fan SPQR, oczywiście, że będzie mówić o Rubikonie. Czy ja mam tylko takie wrażenie, czy może wystarczy odwrócić kolejność strony konfliktu w prawie każdym rosyjskim materiale propagandowym, by wyszła rzetelna prawda? Oczywiście. Jest całe pojęcie z zakresu psychologii o nazwie projekcja. Większość propagandy rosyjskiej polega na pisaniu o tym, co oni sądzą, robią lub myślą, ale wciskając trzecią stronę zamiast siebie. Stąd Polska ciągle ostrzy sobie ząbki na zachodnie obszary Ukrainy i tak Marcin M., co sądzisz o uczestnictwie Rosjan w rywalizacji sportowej WTA, ATP i Igrzyskach? Akurat ostatnio Irina Winer, obrzydliwa jędza, która osiągnęła duże sukcesy w temacie znęcania się psychicznego nad dziewczynkami. W celu osiągnięcia z rezultatów w gimnastyce artystycznej, ostatnio piszczała do Putina, jak to tak, że Komitet Olimpijski śmie śmieć zabierać im flagę i, cytuję ją dosłownie, hymn Rosji, który na każdej Olimpiadzie jest najpopularniejszą piosenką. Mhm. I że ona w takim razie nie puści nikogo na Olimpiadę w Paryżu. Putin zgodził się i powiedział, że zrobią własne igrzyska, na które zaproszą wszystkich. Zaczynając od takich potęg jak Erytrea. Igrzyska olimpijskie to ogólnie rzecz biorąc bagno, ponieważ dla Rosji są skrajnie upolitycznione i dosłownie całe życiorysy sportowców są stawiane na szali. Oni tylko trenują, aby wygrać medale, które są potrzebne Rosji, żeby w zestawieniu medalowym być na szczycie i móc się puszyć, jacy to oni są wspaniali. A jak jakiś sportowiec nie wygra medalu, to delikatnie mówiąc, ma ciężko w życiu. Bo nie zna przecież życia poza sportem. Dlatego później te same gimnastyczki winner najwyżej czeka kariera Trophy Wife jakiegoś, hehe, biznesmena. Albo samego Putina, jeśli twoje nazwisko to Kabajewa. W Chinach zresztą to samo. A tak poza tym, to nienawidzę igrzysk za ich komercjalizację i nigdy nie zapomnę, jak w Tokio odesłali z kwitkiem grupę naszych sportowców, bo jakiś działacz nie uzupełnił jakichś papierów. Bo jak dobrze wiemy, Pierde de Couberté jasno mówił, że najważniejszy nie jest udział. A biurokracja. Nieprawda, Szemkaol? Co do tenisa, to sprawa wygląda inaczej. Jako, że tenis pochodzi z Anglii, jest skrajnie indywidualną dyscypliną sportową, gdzie liczy się wyłącznie sportowiec, a nie jego przynależność państwowa. A wszyscy tenisiści mieszkają w Monte Carlo, Miami i kilku innych skupiskach profesjonalnych zawodników, i z reguły są bardzo dalecy od jakichkolwiek polityki czy kwestii przynależności państwowej. Dlatego też szybko rozwiązano te kwestie. Wimbledon w 2022 nie dopuścił Rosjan, bo zwyczajnie nie zdążył wdrożyć postanowień Federacji na czas, ale już w 2023 problemu nie było i wszyscy grali. I niech sobie grają. Większość z nich ma podwójne obywatelstwo i praktycznie wszyscy trenowali i mieszkali od małego w USA, na przykład w Akademii Nika Boletieri. Marcin Broczkowski w jakim kierunku pod względem propagandowym idzie ta wojna, skoro brak konkretnego zwycięstwa i raczej się nie zapowiada? Propaganda ciągle się szarpie i ewidentnie non-stop testuje nowe rozwiązania i pomysły. Kto pamięta, jeszcze nie tak dawno Sołowiow nagle zaczął nazywać nas szejtanami i mówić, że Rosja walczy z antychrystami. Potem zmienił płytę i wyszło, że Rosja walczy z całym NATO, a Ukrainy już nie ma. A potem, że jednak Ukraina jest, ale walczą głównie Polacy i Rumuni z Amerykanami. Teraz z radością przełączyli się na temat izraelsko-palestyński, ale oczywiście Sołowiow nie omieszkał nazwać załońskiego Hamasowcem. Zaraz propaganda przełączy się na wybory prezydenckie, więc temat wojny znowu uschnie. A potem, naturalnie po miażdżącym zwycięstwie w wyborach prezydenckich znanego recydywisty, skazanego prawomocnym wyrokiem, Aleksieja Nawalnego, hehe. Pewnie zaczną kolejną falę mobilizacji i Sołowyow znowu będzie relatywizować i tłumaczyć, że nie ma nic wspanialszego niż walka na froncie. Zresztą widz wszystko przełknie. Skoro przełknął Herson i obwód harkowski, to co za problem przełknąć Melitopol i Mariupol. Marcin Turszmit. Czy takie indywidua jak Girkin są zdolne lub czemu nie są zdolne do odrobiny refleksji nad atrakcyjnością ruskiego miru? Gilgin uważa, w oparciu o to, co powiedział Gordonowi, że państwo ruskie i, i ruski, nie mylić z rosyjskim naród, zostali brutalnie i sztucznie podzieleni na trzy części – Rosję, Białoruś i Ukrainę. I bez każdej z tych części składowych ruski mir nie zdoła przetrwać. Prowadząc analogię z naszymi stronami, on uważa, że państwo utraciło województwo śląskie i wielkopolskie, przez co nigdy nie będzie w stanie rozwinąć swoich skrzydeł i zbudować dobrobytu i potęgi. On uważa, że ten cały mega syf wynika właśnie z tego, że państwo ruskie, nie mylić z rosyjskim, nie ma pod swoją kontrolą Kijowa z Odessą i Mińska z Grodnem. I żeby to wszystko skleić do kupy i wejść na spodziewaną ścieżkę dobrobytu i rozwoju, dla takiego gierkina w ogóle nie jest żal poświęcić parę milionów. Cel uświęca środki i w ogóle. Dlatego Girkin ostro krytykuje rosyjski ON i Kreml, że nie za to, że zaczęli wojnę, ale za to, że nie prowadzą jej totalnie, żeby jak najszybciej i jak najmniejszymi stratami dokonać zjednoczenia. Gdzie dla Ogórkina zachodnia Ukraina to nie wiadomo co, i Polska może ją sobie zabrać. Jest to dość stara śpiewka, znamy ją chociażby z Bliskiego Wschodu, gdzie państwa arabskie, opanowane panarabizmem, też sobie wyobrażały, jaką to oni nie będą potęgą, jak się wszyscy zjednoczą. A potem wyszło, że nawet Egipt z Syrią nie zdołali żyć jako jedno państwo. Ogólnie rzecz biorąc, to kto jak kto, ale Rosja naprawdę nie potrzebowała Ukrainy i Białorusi, żeby być nowoczesnym i normalnym państwem. I nic, co zostało na Ukrainie i Białorusi nie było warte jakiegokolwiek zachodu. Maciek Ka cichoń. Może wiesz coś chyba o popularnym podgatunku fantastyki w Moskowi? Chodzi o motyw chłopaka, który budzi się w ciele uczestnika Wielkiej Ojczyźnianej albo zwykłego Grażdanina w latach 70. i dzięki wiedzy historycznej zmienia bieg wydarzeń na korzyść raju robotników. Czy to była oznaka chęci działania i agresywności? A obecnie, Gopnickie ku pokrzepieniu serc. Oj, wiem dokładnie o czym mówisz. Ostatnio na kilku grupkach hejterów ZSRR przewijał się ten temat, które to. Co ciekawe, praktycznie w całości składają się albo z rosyjskich Żydów mieszkających w Izraelu, albo z Rosjan i Ukraińców, którzy wyjechali na zachód. Rosjanie mieszkający w Rosji wolą nostalgię po rzekomej utraconej potędze oczywiście winny jest plugawy Zdrajca mieszka Gorbaczow, który tymi ręcy ma wszystko obalił. A wracając do tematu Czytaliśmy sobie fragmenty wspaniałej powieści, w której tęskniący za ZSRR, podstarzały protagonista, obudził się nagle w 1970 roku, jako szesnastolatek, i znowu jest młody, piękny, i znowu staje mu szyszka, że tak zacytuję, taki kultowy w pewnych rosyjskich kręgach film. No i teraz nasz protagonista, jako młodziak, ze szczegółową wiedzą, co, jak i gdzie, musi jakoś dotrzeć do Leonida Ilicza Breżniewa ostrzec go i poprowadzić przez wszystkie kryzysy i wyzwania, przed jakimi w następnych latach stanie najszczęśliwsze państwo na ziemi. Palce lizać. Co do samego gatunku, jest to zwyczajny eskapizm połączony z syndromem postimperialnym. Wiecie, ja też czasami sobie myślę, że gdybym miała SSV Normandię, to bym w godzinę przemieliła wszystkie rosyjskie siły na Ukrainie i w ogóle. Tyle, że ja sobie tylko tak myślę... Oni tam piszą książki na ten temat. Dlaczego? Odpowiem ekonomicznie. Jest popyt, jest podaż. Uciekają od rzeczywistości i mogą pogrążyć się w fantazji literackiej i własnych rozmyślaniach, jakby to było, gdyby Breżnicz wiedział o zbliżającym się arabskim embargu i bezsensowności Afganistanu. Jeśli ktoś chce obejrzeć coś w temacie przenoszenia się do czasów wielkiej wojny ojczyźnianej, ale bez zmieniania przyszłości, to jest takie filmidło o nazwie. My i zbudyściowa. My z przyszłości. Taka młodzieżowa bajka z morałem, ale od biedy może ujdzie. Mateusz Gurgul. Czy uważa pani, że Rosja odważy się użyć jakiejkolwiek mocy bomby atomowej na Ukrainie? Tutaj jest ten problem, że nie powinna. Ale jeśli naprawdę wszystko będzie źle i tu zacznie wchodzić do świętego, prastarego, odwiecznego ruskiego Krymu, to będzie mimo wszystko dość mocna pokusa. Ale na to trzeba patrzeć przez pryzmat, czy obecna klika będzie się odsuwać od władzy. Jeśli przegrywana wojna nie będzie ich odsuwać od władzy, nawet o to mi nie pomyślą. Ale jeśli zaczną widzieć, że grunt im się pali pod nogami i władza umyka z każdą klęską, natomiast użycie atomu może zatrzymać ten trend i na odwrót zacementować ich władzę, pokusa będzie duża. Michał Kuc. Jak uważasz, dlaczego tak długo kraje Europy Zachodniej oraz Węgry Orbana będą tolerowały Rosję w systemie SWIFT? Przypomnijmy sobie ostatnie 9 lat. Świat zwyczajnie bał się wysyłać Ukrainie dżeweliny czy nawet amunicję. USA wysyłało tylko nieśmiercionośny sprzęt, ponieważ wszyscy bali się reakcji Rosji. Ze SWIFTem w ogóle panowało przekonanie, że dziś odłączysz im SWIFT, a oni jutro zrzucą bombę atomową na Frankfurt i Amsterdam, celując w budynki europejskiej giełdy. Na dodatek, mimo wszystko, przypominam, co opowiada Zubarewicz. Ile surowców nadal wysyłają z Rosji do Europy? Samo aluminium, ile jest warte? Europa go potrzebuje do swojego przemysłu. Dlatego i nadal jest Swift w Rosji. Zachowanie Francji i Niemiec mocno wygląda, jakby im bardzo zależało, aby powrócić do biznesu z Rosją. Kiedy Zachód według Ciebie otworzy oczy? Prawda jest taka, że cały świat, wliczając Polskę. Bardzo czeka aż Rosja znormalnieje i będzie można z nią prowadzić lukratywny handel. Już w czasie rewolucji październikowej można było poczytać, że Francja, USA i Wielka Brytania wspierały tę stronę, która w ich popinii po zwycięstwie otworzyłaby rosyjski rynek na zachód. Dzięki czemu potęgi przemysłowe zyskałyby nowy rynek zbytu. Mówimy o pierwszej dekadzie XX wieku, a już była taka argumentacja. Zresztą Zachód mocno przejechał się na Rosji i Chinach, ponieważ myślał, że razem z dobrobytem przyjdzie normalność. W przypadku Rosji nie wzięli pod uwagę silnej nostalgii za utraconą potęgą, natomiast w przypadku Chin zapomnieli, że mówimy o miliardzie ludzi na granicy progu ubóstwa, którzy obecnie są na poziomie Tajlandii w kwestii bogactwa narodu, więc jeszcze daleko im do poziomu, przy którym naród stwierdza, że po prostu nie opłaca mu się być agresywnym. A jednocześnie mają już wystarczająco, żeby zacząć bawić się w wielką politykę i niejako wskazując wspomniany miliard na wieczne życie na poziomie Tajlandii. Bez perspektyw dalszego masowego bogacenia się i osiągnięcia poziomu chociażby Turcji, która zresztą również jest jeszcze za biedna, żeby przestać być agresywna. Ale wracając do tematu, Zachód naprawdę nie chce, żeby Rosja się rozpadła. Oni chcą, żeby Ukraina wytrzymała, Rosja połamała sobie o nią zęby i była zmuszona do zmiany ustroju na demokrację w przyszłości, jak już zakończy się Putinizm. Ciężko powiedzieć, czy mają rację, czy nie, z tą taktyką ciągłego policzkowania Rosji, zamiast nokautu jednym ciosem w żuchwę. Możliwe, że nie chcą, żeby zaczęły się jakieś konflikty. A może boją się, że upadek Rosji wzmocni Chiny. Albo, że Rosja stanie się tym, czym Chiny były w latach trzydziestych. Obszarem podzielonym między jakieś mafie, wataszków i kliki, którego produktami eksportowymi byłyby narkotyki, broń i handel ludźmi. Jednocześnie równie możliwe jest, że nic takiego by nie było i Rosja po jednym porządnym ciosie od razu wyszłaby na prostą. Ze zmianą władzy i forsowaną integracją z Zachodem. Nie wiem, ale Zachód chyba naprawdę się boi, że będzie jak w 1917, kiedy to po caracie, który był jaki był, Przyszła największa plaga ludzkości, której liczne projekty geopolityczne po dziś dzień odbijają się nam czkawką na trzech kontynentach. MIWP pyta: Załóżmy, że wojna skończy się niewygraną Rosji. Muszą oddać Krym i Donbas, a ileś tam ludzi uciekło do Rosji. Czy jest opcja, że będą kręcić aferę o odszkodowania za zawłaszczone mienie, czy raczej wrócą, jeśli będzie do czego i będą dalej trolami pełnymi wiary w Rosję? Donbasu to nie jest problem. Tam nie ma w gruncie rzeczy Rosjan, poza jakimiś ideowcami pokroju Montian i Murza. Natomiast Krym to będzie piekło. Przejechało tam ponad 800 tysięcy Rosjan, gdzie to nie jest tak, że z półwyspu wyjechał milion Ukraińców i na ich miejsce do ich mieszkań przyjechali Rosjanie. Nie, Rosjanie przyjechali i dla nich wybudowano mnóstwo nowych mieszkań w takim Sewastopolu czy Symferopolu. Deportując ich do Rosji, dosłownie odbierasz im cały dobytek. Ponieważ z reguły sprzedawali wszystko gdzieś w Magnitogorsku czy Norylsku i przyjeżdżali na Krym zaczynać nowe życie. I nie jestem pewna, czy Zachód pozwoli na takie wysiedlenie. Trochę się boję, że będzie tak samo jak na Łotwie czy Estonii, gdzie 40% to etniczni Rosjanie, których ZSRR oddelegował mieszkać i pracować w tych republikach SSR. W międzyczasie wyrosły dwa pokolenia, które uważają, że są u siebie i mają takie same prawa jak ludzie dzięki którym Estonia i Łotwa jest jaka jest. I oczywiście mieliby, gdyby się asymilowali, z czego uparcie robić nie chcą. Z Krymem może być podobnie, i tutaj naprawdę trzeba byłoby wypłacać im odszkodowania za metr kwadratowy, według cennika z obrzeży Moskwy, żeby nie było aż takiego skandalu. A jednocześnie nie mieć dużej grupy jadowitych zwolenników Rosji, którzy jeszcze przed chwilą byli po drugiej stronie barykady. Mówiąc krótko, będzie problem. Monsieur Drake, Pokusiłabyś się o własną analizę społeczeństwa w Rosji? Chciałabym ci odpowiedzieć obszernie, ale myślę, że wykorzystam tę chwilę, żeby zrobić niejaki teaser. Mam w planach jeden z najwspanialszych seriali dokumentalnych, jakie widziałam, który bardzo wyczerpująco opowie o najbiedniejszych Rosjanach, którzy stanowią większość społeczeństwa. Jak się zachowują, jak myślą, no i tak dalej. Coś wspaniałego. To Magnum Opus ma cztery odcinki i chce w całości przetłumaczyć każdy z nich. Jak je obejrzysz, bardzo dużo zrozumiesz i zobaczysz, z czego im wynika pasywność. Tak od siebie to powiem tak. Rosja to Korea Północna, jeśli chodzi o temat społeczny. Kto nie wie, w lepszej Korei jest tak źle, że ludzie zwyczajnie cały swój wysiłek i energię przekierowują na przeżycie i przetrwanie. Przez co nie mają czasu na protesty, czy nawet jakąkolwiek aktywność społeczną. W Rosji wbrew pozorom takich ludzi jest również bardzo, ale to bardzo dużo. Tak na oko będzie z 33% społeczeństwa, a drugie tyle balansuje na granicy progu ubóstwa. Oni są zbyt zajęci przetrwaniem, żeby mieć jakikolwiek czas na głębszą refleksję. I dlatego, kiedy w lepszej Korei, prawdziwym raju na ziemi, marszałek Kim mówi, że trzeba jechać jako budowlaniec do Mariupola i harować po 20 godzin na dobę przez rok, za co dostaniesz po powrocie ekwiwalent 5 lat pracy w Korei, Dajmy na to 150 dolarów. Masz tłum chętnych. I tak samo jak Krem mówi, że co miesiąc będzie Tobie płacić, biedaku, z baraku, ekwiwalent 14 miesięcy Twojej obecnej pracy, jak pojedziesz na Ukrainę. I również będzie sporo chętnych. Bez entuzjazmu, ale będą iść i zabijać w imię spłaty kredytów i długów. Tak to mniej więcej wygląda. Mornik doktor pyta: zasubskrybujesz mój kanał. A tak na serio, czym się interesujesz poza tematyką kanału? Sprytne, sprytne. Ktoś teraz na pewno sprawdzi Twój kanał i pewnie dojdzie parę subów. A co do zainteresowań, to w sumie ciekawią mnie kwestie OZE. Jakieś lekkie newsy związane z gospodarką. Na przykład jak Holandia i Irlandia odcinają teraz od bycia rajami podatkowymi. Bardzo lubię Eurowizję. I obecnie ciekawy jest temat zbliżających się wyborów USA. Mr. Snow Leopard. Czy będzie film o sytuacji LGBT w Rosji? Swoim pytaniem przypomniałeś mi, że widziałam kiedyś materiał o dziewczynie z Białorusi, która przyjechała na kijowski Pride. Aż poszukałam i znalazłam. Materiał z 2019. Dziewczyna studiująca na Białorusi przyjechała na swój pierwszy marsz w do Kijowa. Ale ona jest Ukrainką i materiał jest bardziej o traktowaniu społeczności LGBT na Białorusi i Ukrainie. Jakoś tak utwił mi w pamięci, mimo tylu lat. Może kiedyś go wcisnę pomiędzy inne materiały. A, a o sytuacji LGBT w gruncie rzeczy nie ma co robić. Bo władza robi co może, żeby cała społeczność wyjechała. I wyjeżdża obecnie głównie do Argentyny, gdzie Rosjanie mogą łatwo przyjechać i uzyskać pozwolenie na pobyt, a polityka państwa jest bardzo pro-LGBT. Czy Twoim zdaniem Federacja Rosyjska może się rozpaść? Co do rozpadu, mimo wszystko jakoś tego nie czuję. Kaukas trzyma kacyk któremu się nie opłaca. Małe narody Syberii są na tyle słabe i niewielkie, że nie ma szans. Tatarzy czują się Rosjanami, a sami Rosjanie dominują, więc raczej jeszcze bardziej się nie rozpadną. Mister Oglądaczu, czy to jest to słynne szczucie cycem? No cóż, masz adekwatny nick. Nina Kornikowa, czy coś wiadomo w kwestii rewelacji The Insider? Czy jakieś europejskie organy się za to wzięły, albo amerykańskie? Sprawdziłem polską firmę, która dostarczała elementy dla Rosjan, i wyszło, że została zamknięta na stałe. Więc możliwe, że system działa. Problem polega na tym, że Rosja do perfekcji opanowała przewalanie wszystkiego, co potrzebuje, przez państwa trzecie. Wspominałem już o Malediwach. Jest jeszcze dla przykładu Republika Dominika, nie mylić z Dominikaną, która dała paszporty dwóm oligarchom, dzięki czemu omijali system. Wiadomo też, że niemiecka grupa NSH produkująca maszyny precyzyjne CNC dostarczyła w ciągu roku maszyn na 5,5 miliarda dolarów. Jeszcze się bezczelnie tłumaczyli, że sankcje są na oligarchów, a oni przecież sprzedawali maszyny koncernom, które nie są pod sankcjami. No szkoda gadać. Jeszcze niedawno Rosja zdejmowała towar z ciężarówek, które rzekomo tranzytem jechały przez Rosję do Kazachstanu, ale tego już zabronili. Ogólnie niestety dla chcącego nic trudnego, a Rosja bardzo chce, a amerykańska i europejska biurokracja są bardzo reaktywne i nieśpieszne. No zresztą, o czym my mówimy? Kiedy w takiej Korei Północnej, która niby w ogóle jest jedną wielką sankcją, pojawiają się najnowsze opancerzone Mercedesy. Jedyna nadzieja, że sprzęt stricte wojskowy już do nich nie dociera, więc będą jeździć czołgami bez cyfrowych celowników i termowizji. Ale niestety nie ma co liczyć, że skończą się czipy do Iskanderów. Norman, czy zakładasz, że jakikolwiek przewrót władzy w Rosji jest możliwy? W żadnym razie. Cały sens putinizmu polega na tym, że jest niezmienialny. A po Prigorzynie tylko dokręcił śruby i już taki drugi osobnik się nie pojawi. Ja już dawno się pogodziłam, że dopóki botoksowy żyje, żadnych zmian w Rosji nie będzie. Obywatel CG. Lurkowałaś? w czasach, kiedy premiery miały płyty Heavy Cream i 2138. Czy natknęłaś się na coś lżejszego z literatury rosyjskiej, co pomogłoby przełamać pierwsze lody? Co do rosyjskiej literatury, ona właśnie jest unikalna tym, że jako pierwsza zaczęła się skupiać na maluczkich, których gnoił system. Dlatego, co nie książka, to kaplica. W poprzednim materiale polecałam Moskwę 2042, więc jeśli chodzi o coś lżejszego, ale kultowego... Polecam Życie i Niezwykłe Przygody żołnierza Iwana Cionkina. Taka tam satyra. W sumie nawet niezły był Nocny Patrol, takie urban fantasy. Ale jeśli się spodoba, jest jeszcze pięć powieści z tej serii, znanej jako Patrole. Z klasyki polecam 12 Krzeseł, szczególnie, że lubi ją Wujaszek Ogóraszek, który jest wielkim zwolennikiem teorii, że napisał ją nie Iw i Pietrow, a Buchakow. A ostatni Bender był pisany w oparciu o obraz młodego Buhakowa. I podobno rzeczywiście ta teoria ma ręce i nogi. Orkako ile pracujesz w związku z kanałem? Od 8 do 12 godzin, prawie codziennie. Myślę, że pracuję najwięcej z całego środowiska, ale mam najsłabszy fejm, bo nie jestem emerytowanym generałem, czy historykiem, albo ekspertem, który budował swoją markę i zasięgi latami. No i formuła kanału. Co to za problem ustawić kamerkę, napisać parę pytań na kartce i przepytywać jakiegoś eksperta? Co innego słuchać eksperta w jednym języku i przerabiać jego wypowiedzi na format podcastów innym? Tak jak mówiłam, nie mam życia osobistego, przychodzę z mojej normalnej pracy i zasiadam za kanał. Pracuję w dużym korpo, mam całkiem fajne stanowisko, do którego dotarłam poprzechodząc przez kilka awansów wewnątrz organizacji. I wiem, że niektórzy YouTuberzy rzucili swoje prace i skupili się w całości na tworzeniu treści na YouTube, ale ja tego nigdy nie zrobię, ponieważ zaprzepaściłabym swoją karierę. Szczególnie, że po 7 października bardzo pospały mi się wyświetlenia. Spory odsetek moich widzów zwyczajnie przestał do mnie zaglądać, co bardzo ładnie widać po wyświetleniach w tym miesiącu. YouTube jest bardzo niestabilnym miejscem pracy. Dzisiaj zrobię materiał, który obejrzy 100 tysięcy ludzi, a jutro będę harować jak w Zrobię materiał o dronach FPV i zobaczy go niecałe 20 tysięcy. A pojutrze zrobię materiał i algorytm stwierdzi, że coś mu nie pasuje i ograniczy zarabianie. Psując mi cały plan wydawniczy, bo współpracownik YouTube'a będzie musiał ręcznie sprawdzać i zatwierdzać, że rzeczywiście materiał nie ma czegoś tam, co się nie spodobało algorytmowi. Ale największa miazga to nagły spadek zainteresowania, jaki odnotowałam po konflikcie na Bliskim Wschodzie połączonym z wyborami parlamentarnymi. I to naprawdę boli. Więc można śmiało powiedzieć, że szanownym widzom już się znudziło, co Rosjanie mówią między sobą. Nie mam zamiaru, jak niektórzy, w lot przełączać się na kolejny konflikt i udawać, że cokolwiek wiemy o tym, co się tam dzieje. Nie byłoby to uczciwe wobec moich widzów, szczególnie że nie można mieć wiedzy eksperckiej albo chociaż pogłębionej o wszystkich możliwych państwach i konfliktach. Co do planów na przyszłość, ten straszny QA wisiał nade mną jak miecz Damoklesa. Jak teraz to zrobię, to mam w planach przetłumaczyć cudowny reality dog, składający się z czterech odcinków, i wprowadzić format krótszych odcinków opowiadających o jakiejś ciekawostce. Jak mówiłam, nazwa robocza to Szczucie cycem, więc będę się pojawiać troszeczkę regularniej. Znaczy, nie ja, a jakaś aktorka, którą wynajęłam. Znaczy, ona nie jest aktorką, a sprząta w naszej bazie na to. Także obiecuję, że w przyszłości mam parę pomysłów, więc może uda mi się jeszcze odwrócić trend i niejako zdefiniować siebie na nowo. Już zresztą od debat piwnicznych i takich tam bajań przyszło do materiałów społecznych. To też pokazuje, że trochę zmieniło się podejście w społeczeństwie do Rosjan. Jeszcze rok temu raczej widzowie pisali, że mają gdzieś co tam u Rosjan i dobrze im tak, a obecnie mimo wszystko zaczęło się zainteresowanie. I chęć zrozumienia, dlaczego Rosjanie są jacy są. No i z czego to wynika? Pantarei, szanowni widzowie. Co do ofert współpracy, miałam kilka. Podobnie jak kilka firm chciało mi zaproponować product placement, żebym przez pierwszą minutę materiału powiedziała Wam, że jak kupicie komplet tych garnków, to pokrywka będzie gratis. Ale wszystko odrzuciłam, bo boję się trochę Waszej reakcji. Może napiszcie w komentarzach, czy nie mielibyście nic przeciwko temu, gdybym od czasu do czasu coś reklamowała. Nie to, żebym teraz miała jakieś oferty, ale no może kiedyś. Jedyna współpraca, jaką zrobiłam, to ta z Infopigułą rok temu. Ale tak to z reguły nawet nie odpisuję na oferty, bo zwyczajnie nie mam siły się zajmować umowami i ustaleniami, co mam powiedzieć, a co nie. Może kiedyś, jeśli uda mi się wrócić do jakichś porządnych wyświetleń na film i ktoś zechce być reklamowany przez gadający biust. Patryk Furmat pyta. Czy uważa pani, że ewentualny 1917 BIS przyniesie RP więcej szkody niż pożytku? Raczej nie przyniesie żadnego pożytku. Całemu światu nie opłaca się jakiś bandycko-anarchistyczny rezerwat. Już jeden taki był w Afganistanie, no i czym to się skończyło? Dla Zachodu, do którego niewątpliwie należymy, jak i dla sąsiadów Rosji, najlepszy byłby scenariusz normalnego państwa europejskiego w UE i NATO. Niby jak nastąpi przemiana pokoleniowa, upadnie putinizm i tak dalej. Może za 30-40 lat pojawi się jakaś perspektywa. Razem z Turcją i Ukrainą dołączy do UE w 2060. Hehehe. <laughs> jak zabezpiecza się pani przed gwałtem intelektualnym? Do mnie propaganda już w ogóle nie dociera, ponieważ ja na te wszystkie materiały patrzę bardzo krytycznie, oceniając, czy się wam spodobają. Przez to, że szukam konkretnych rzeczy, ogólny przekaz w ogóle mnie nie interesuje. Natomiast chcę niestety dokonać konstatacji faktu, że polskie społeczeństwo w swojej masie bardzo mocno nałykało się propagandą i zrobiło się agresywne. Nawet jak zrobię coś związanego z Ukrainą, to aż mnie mdli od niektórych komentarzy, które z jakiegoś powodu łudząco przypominają niektóre teksty propagandy. Gdzie konta, które to piszą, są ewidentnie normalne i należące do Polaków, którzy wcześniej normalnie wypowiadali się w kontekście Rosji. W 2022 wszyscy nawzajem się na początku pilnowali, żeby nie było jakichś tekstów z typowego repertuaru propagandy i wszyscy byli po stronie Ukrainy jako ofiary. Ale teraz to się skończyło i jest znacznie gorzej niż w 2021. Po części oczywiście, winę ponoszą sami Ukraińcy, którzy roztrwonili mnóstwo dobrej woli, ale prawda jest taka, że sporo polskiego społeczeństwa zaczęło bardzo głośno przekazywać retorykę rosyjskiej propagandy. Na sporo YouTuberów i stron na tym żeruje, tylko nakręcając spirale. Patryk Puc pyta: Jaki jest Twój stosunek do zwykłych Rosjan i co sądzisz o narodach wchodzących w skład FR? Czy Białorusini to taka lepsza wersja Rosjan? Z Rosjanami jest ten problem, że w swojej większości są strasznymi konformistami. Po części wynika to z tej słynnej dumy za potęgę kraju, która ich ogłupia i którą wykorzystuje propaganda. A z drugiej strony, z faktu, że Rosja surowcami stoi i są to łatwe pieniądze. Więc jest to bierne społeczeństwo, znacznie bardziej godzące się na tak zwane umowy społeczne niż kraje, które muszą walczyć o swoje, jak Białoruś i Ukraina. Wydaje mi się, że fakt, że społeczeństwo Białorusi i Ukrainy nie godzi się na takie zabetonowanie polityki, jak ma to miejsce w Rosji, wynika właśnie z tego, że są to kraje będące okruchami imperium, a nie jego rdzeniem. A na dodatek nie mają ropy, która może jest w rękach oligarchów, ale i tak sporo skapuje i sam przemysł zawsze potrzebuje rąk do pracy na Syberii. Ukrainiec czy Białorusin nie ma takiego komfortu, że zawsze od biedy znajdzie robotę w Gazpromie czy Rosniewti, więc są większe oczekiwania od państwa. Co do Białorusinów, są to trochę inni mentalnie ludzie niż Rosjanie, ale w żadnym razie nie nazwałabym ich Rosjanami ze znakiem jakości, jak to mówił baćka. Że no to jakoś budować za rosyjskie pieniądze. Ich na to tego ogranicza mało miasteczkowa dyktatura. Są małym państwem, z niezmienialnym dyktatorem i pod wpływem Rosji. Przez co jeszcze parę lat temu czytałam reportaże smutnych Białorusinów, którzy nie mogą posługiwać się w szkołach i urzędach białoruskim, ponieważ wszyscy mówią po rosyjsku i się zwyczajnie śmieją, jak słyszą białoruski. Potężny sowchoźnik zresztą kiedyś gadał, że na świecie istnieją tylko dwa wielkie języki angielski i rosyjski. No a cała reszta to takie tam pierdołki. Więc w gruncie rzeczy możliwe, że Białorusini są bardziej adekwatni od Rosjan, jednocześnie różniący się w wielu kwestiach od Ukraińców. Ale teraz tego tak nie widać, bo ich cechy narodowe są pod kloszem rosyjskich wpływów no i polityki wewnętrznej dyktatora. Czy Rosjanie pod wpływem propagandy mogą zachowywać się tak, jak społeczeństwo w książce 1984? Kiedy speaker zmieniał podczas przemówienia cel ataku i wszyscy zmienili się bez no nie do końca. Z jednej strony oni się godzą na wszystko, ale wbrew pozorom w większości wcale tacy głupi nie są. Nawet w moich reportażach i materiałach czasem dobrze widać, że oni w swojej masie nie są zadowoleni z wojny i chcieliby, żeby w pierwszej kolejności poprawiono ich byt. A dopiero potem pieniądze szły na jakieś tam zbrojenia. No i to samo mobilizacja. Bardzo im się nie podoba, no ale jeśli państwo powie, że mają iść walczyć, no to pójdą. Taki trochę paradoks. PMT pyta, czy poświęcisz jakiś odcinek Jekaterinie Schulman? Nie że Schulman sympatią, ponieważ nazwała aneksję Krymu, cytuję, ładnym fundamentem dla przyszłości Rosji. A tak poza tym, w jej opinii, i znowu cytuję, gruzińska kampania przeszła wspaniale w kwestii organizacyjnej, a rok 2014 minął wspaniale i w porównaniu do 2022 wydaje się idylą. Zresztą nie ona pierwsza i nie ona ostatnia. Większość rosyjskich liberałów tak czy inaczej podpadło Ukraińcom. A z Schulman jest jeszcze ten problem, że ma zbyt duży fanklub, przez co zachowuje się tak, jak gdyby to, co mówiła, było prawdą objawioną, którą wszyscy mają spijać z rozkoszą i dziękować. Gdzie mówi raczej oczywiste i banalne tezy, z którymi w większości ciężko się nie zgodzić? Raczej nie pojawi się na kanale, ponieważ niestety mało kogo obecnie zainteresuje jej wypowiedzi niezależnie jak bardzo byłyby mądre i wartościowe. Co tu dużo mówić? Obecnie polskiego widza nie zainteresuje nawet Nowodworska, która jest wręcz gigantem intelektualnym w porównaniu do całej reszty rosyjskiej sceny liberalnej razem wziętej. Niestety. Co do jej szans w wyborach, to są one jeszcze mniejsze niż Nawalnego. Ot, jakaś tam pani profesor, która od roku siedzi sobie w Berlinie, w czasie, kiedy Rosja prowadziła niesprawiedliwą wojnę, a naród liberalny potrzebował jakiejś postaci, dookoła której mógłby się zjednoczyć. Nie jest to zarzut pod jej adresem, ale myślę, że karamurza albo Jaszyn mieliby znacznie większe szanse z racji odbywania realnych wyroków więzienia za swoje poglądy, no i brak elektoratu negatywnego. Przemysław Rumik. Śledzisz runet od jakiegoś czasu. Czy z tego śledzenia widać jakieś fazy w temperaturze czy nastrojach innych internatów? Rosyjskie społeczeństwo obecnie przyzwyczaiło się do wojny i się jej nie boi. Na dodatek zaczęło postrzegać ją, że tak się wyrażę, biznesowo. Było zaskoczenie, w pewnych kręgach był entuzjazm, w innych przerażenie. Garska rozpoczęła aktywny opór, za co została zaczyszczona, a potem przyszła bierność, następnie zrezygnowanie i odpowiadanie na wezwania. Na część uprzywilejowanych zwyczajnie uciekła za granicę. A obecnie jest to zimna kalkulacja i część życia. Większość dosłownie zdaje sobie sprawę, że nie otrzyma żadnego szkolenia, wydadzą im jakiś garnek na głowę i karabinek ze skrzywioną lufą, ale pieniądze, jakie mogą dostać, albo dostanie rodzina jakby co, są dla nich na tyle duże, że chcąc nie chcąc zaczynają brać udział w wojnie pod uwagę. Sądzisz o triologii Metro? Dobre? Słabe? Średnie? Czytałam dwie pierwsze części, no i takie średnie. W gruncie rzeczy gry są znacznie lepsze i o wiele bardziej zmuszają do refleksji. Renata miłość. jak podchodzisz do szukania materiałów? Jest to w gruncie rzeczy kontrolowany chaos. Przeglądam sporo kanałów komentatorskich, które czasem wspominają o czymś ciekawym, a także sprawdzam garść typowych kanałów w poszukiwaniu jakichś perełek. Niestety coraz ciężej z trafieniem w gusta widzów, szczególnie po 7 października. Mam no, takie wrażenie, że większość oglądała mój kontent niejako z przyzwyczajenia, po czym w mig przełączyła się na kolejny, bardziej ekscytujący obszar. Co do nawały, to jak już mówiłam wcześniej, jestem tak opanowana poszukiwaniami wartościowych i ciekawych treści, które mogą się spodobać widzom, że zwyczajnie jestem zbyt zajęta, żeby do mnie docierało przesłanie propagandy i wszechobecny, pełen hipokryzji absurd. Szczególnie, że po takim czasie i tylu materiałach wszyscy już trochę znamy na przykład takiego Sołowiowa i nawet widzowie dość dobrze potrafią go odczytać, widząc jak bardzo nieszczerze o czymś mówi. Rychu ZB pyta. Czy przeciętny Rosjanin z dostępem do neta w ogóle musi sobie zadać trud, aby poznać przekaz i obraz sytuacji ze źródeł innych niż prokremlowskie? Jest to zerowy wysiłek. Chociażby BBC, DW, czy wspomniana swoboda są na wyciągnięcie ręki? Niby coś tam blokują, no ale większość platform ma aplikacje na telefon z wbudowanym VPN. Ale większość zwyczajnie nie ma ochoty na poznanie innego przekazu. No chociażby dlatego, że dość nieprzyjemne jest zrozumienie, że jesteś po tej złej stronie. Dlatego idą na atwiznę. Czy da się dostrzec zmiany sposobu postrzegania wojny i putinowskiej polityki wśród bardziej wykształconych Rosjan? Nie. Od początku byli w swojej masie przeciwni i nadal pozostają zdecydowanie na nie. Ale jednocześnie, w większości są bierni i wolą się nie wychylać. Co niestety można zrozumieć, ich od samego początku była garstka w społeczeństwie, więc jakikolwiek opór z ich strony będzie szybko stłumiony. Co też się stało w lutym i w marcu 2022. W tych nielicznych przypadkach. Jedyna zmiana trendu to zmiana zamieszkania. Wykształceni stanowią większość z tych, kto uciekł z Rosji. Syta ryba. Jak długa jest ławka rezerwowych, gdyby główni bohaterowie uniwersum zaczęli masowo wypadać z okien? Jak widać, bardzo krótka można rzec, że w ogóle nie ma ławki rezerwowych. Od czasu aresztowania Igora Iwanowicza, całe uniwersum turbopatriotyczne zwyczajnie uschło, a on sam stracił na telegramie ponad 200 tysięcy obserwujących. Szania pyta. Czy nauka rosyjskiego w 2023 jest przyszłościowa, czy lepiej te siły inaczej spożytkować? Niewątpliwie wszystko zależy od tego, gdzie pracujesz. Jeśli będziesz zarządzać grupą ludzi, wśród których będzie kilku Ukraińców, albo planujesz dołączyć do sił zbrojnych, no rosyjski może ci się przydać. W innych przypadkach raczej nie. Sama uczyłam się rosyjskiego od dziecka i dopiero w 2022, po rozpoczęciu wojny, ta umiejętność mi się do czegoś przydała. Dosłownie przedtem nie miałam tu znajomości tego języka, żadnych profitów, a w mojej pracy nie jest on żadnym atutem. Oczywiście, znając rosyjski, otwierasz przed sobą sporo ciekawego świata na wschodzie, który na swój pokrętny sposób jest dosyć swojski i znajomy, więc dla samego siebie i czystej przyjemności z możliwości kłócenia się z watnikami na Facebooku jak najbardziej można. Szymon Starosolski, czy słuchała pani kiedyś Leningradu? Jeśli tak, to który kawałek najbardziej przypadł Pani do gustu? Coś tam słuchałam, a najbliżej mojemu sercu jest Nika Wonierzalka. Do czego przyczyniło się granie w GTA IV i słuchanie w Wladivostok FM. Tara Rator. Czy mogłabyś zrobić review, tier listę wszystkich bardziej znanych opozycjonistów ruskich? To jeden z listą, którą podałeś. Verlamow. Bardzo niejednoznaczna postać, która jeździła na Krym, za co dostała zakaz wjazdu do Ukrainy. Z jednej strony w 2022 współpracował z propagandą, ale potem dobrze mówił o tym, kto dokonał buczy i oberwał statusem inoagenta. Międzynarodowego agenta. W 2023, nie tak dawno, Ukraińska Prawda złapała go w Londynie, gdzie Warlamow gdzieś się śpieszył na rowerze i nie odpowiedział na pytanie, czy Putin jest zbrodniarzem wojennym. A obok niego chwilę później pojawił się jakiś kolej z mordą typowego współpracownika rosyjskiej służby wywiadu zagranicznego. Mam wrażenie, że jest w dolnej szufladzie administracji prezydenta, która kilka razy wciągała go do swoich projektów. Ale jednocześnie typ mówi często prawidłowe rzeczy i bardzo lubiłam jego materiał o tym, jak wygląda Sochi kilka lat po Olimpiadzie. Podsumowując, wydaje mi się, że zwyczajnie współpraca z Kremlem to dla niego biznes i nothing personal. Mimo wszystko mam duży niesmak, tak na wszelki wypadek nie wpuszczałam go do Europy. Kac. Parę razy się przewijał gdzieś tam w tle, bardzo rzadko pojawiał się w moich źródłach i mówił poprawne rzeczy. Ale takie wiecie, ogólnikowe. Specjalnie w ramach odpowiedzi na to pytanie przyjrzałam debatę kaca znaki, bo to było najważniejsze wydarzenie politycznego runetu ostatnich miesięcy. No i cóż, sama debata to był absolutny koszmar. Nazwałabym ją taką. Pumpkin Spice debatą, gdzie dwóch youtuberów przyjechało sobie, uwaga, do Amsterdamu, żeby pogadać o tym, jak się przyzywają na ex, formerly Twitter, i dlaczego. Totalnie minus 2 na 10. Naki czytał z kartki ad personam, pod adresem Kaca, a Kac to tylko mówił, że trzeba zrobić dużą platformę w internecie, żeby on, Chodorkowski i Nawalniści połączyli siły i kazali Rosjanom nie głosować na Putina, i wtedy, w ramach scenariusza z Białorusi, wszyscy będą przeciwko Putinowi, i kiedy ten sfałszuje wybory, naród rosyjski będzie mieć tego świadomość i wyjdzie na ulicę Ala Białoruś 2020. Ta. A tak poza tym, to połowa debaty polegała na tym, że oboje wspomnieli sobie, jak followersi pierwszego przychodzą trollować followersów drugiego, i ogólnie, jak to prowadzą, główno burze i atakują siebie nawzajem. To jest po prostu dramat i ciężko uwierzyć, że Kac reprezentuje opozycję. Typ siedzi w Londynie i jest skrajnie oderwany od rosyjskiego elektoratu. Oni tam w tej rosyjskiej opozycji serio nie ogarniają, że Putin ma 30% betonowego elektoratu, a kolejne 40% buja się na granicy ubóstwa i są wdzięczni Putinowi za 200 dodatkowych rubli. Ja naprawdę mam wrażenie, że nie tyle ja, co całe nasze grono, które pochłania materiały społeczne o życiu i bycie ubogich Rosjan, lepiej ogarniamy rosyjską rzeczywistość, nie rozumiemy, ile jest upodlonych Rosjan, którzy na wzór Korei Północnej zajmują się przetrwaniem i trochę nie mają czasu na politykę czy jakąkolwiek refleksję. A oni najwidoczniej nie rozumieją, bo jeżdżą sobie na debatę do Amsterdamu w przerwach między robieniem filmów na YouTubie i opowiadają, jak to. Jeśli zebrać ich kanały mające miliony subów do kupy i dać jednolity przekaz, że nie wolno głosować na Putina, to naród rosyjski w swojej masie będzie przeciw Putinowi i rozliczy go z fałszowania wyborów. Katz to taki tiktokowy polityk z dużego ośrodka miejskiego, który z całą resztą opozycji ma w sumie napieńku i zajmuje się głównie klepaniem ćwierków z Londynu. W wolnej Rosji zdobyłby mandat w jakimś dużym mieście, ale po prostu szokuje mnie, jak bardzo człowiek zarabiający na YouTubie wielokrotność rosyjskiej płacy jest w stanie oderwać się i to dosłownie od swojego elektoratu. Wiem, że miał swojego czasu dobrą inicjatywę związaną z relokacją, ale to tyle. Chodorkowski to taki dziwny przypadek miliardera oligarchy, który postanowił realnie zrobić coś dobrego. Ale nie ma to niestety jakiegoś wielkiego przełożenia na rzeczywistość. Sztuka dla sztuki i lektora i takiej tam lata opozycji na mleku owsianym. Siedzi w Szwajcarii, finansuje ciekawe inicjatywy, oraz czasem palnie coś oderwanego od rzeczywistości. Na przykład nawoływał, żeby wysłać wagnerowcom broń, jak ci zdobyli Rostov. Nie pojawia się na Radiu Swoboda, ale główny zarzut to jak poprzednio z Kacem: naiwność wynikająca z oderwania od rzeczywistości. Mam całą serię tych podcastów, które nazwałam krajoznawczymi. Bardzo lubiane na kanale, gdzie słuchamy opowieści o odległych zakątku Rosji, o ich życiu, zarobkach, problemach, a jako tło zawsze jest mobilizacja i specoperacja. Naprawdę szczerze uważam, że większość rosyjskiej opozycji powinna zwyczajnie przeczytać z pięć takich reportaży i wtedy może zrozumieć, z jakim elektoratem ma do czynienia, i możliwe, że po raz pierwszy w swoim życiu dowie się, ile zarabia przeciętny Rosjanin. Tutaj muszę pochwalić Niewzorowa, który mimo bogactwa, ewidentnie, w odróżnieniu od opozycji przedstawianej właśnie przez pana Chodorkowskiego i innych, zwyczajnie rozumie realia zwykłego, ubogiego Rosjanina z głubinki. I dlatego z taką pogardą wypowiada się o rosyjskiej opozycji, która spotyka się sobie w Ritz-Carlton i dyskutuje, jak to będą rządzić, jak już botoksowy przydawkuje botox. Kaszyn. O tym mało co wiem. Była z nim jakaś afera, że nawalniści wpisali go na listę osób, które w ich opinii powinny oberwać sankcjami, mimo że ma mocno antywojenną retorykę. No ale współpracował z mediami głównego nurtu, więc dostał metką propagandysty. Nie jest aż tak na świeczniku, więc naprawdę nie mam o nim za bardzo zdania. Kara Murza. Czuję wobec niego duży szacunek, podobnie jak wobec jego ojca. Często pojawiał się na Radiu Swoboda i jest to absolutnie europejski... Nasz człowiek. Rosyjski system próbuje go obecnie zniszczyć za to, że zwyczajnie powiedział prawdę. Jaszyn, kolejny więzień polityczny, 8,5 roku za to, że powiedział, że Bucza była buczą. Ogromny szacunek wobec człowieka, który postanowił zostać w kraju jako opozycjonista. Ubolewam, że będzie siedział teraz dopóty, dopóki na Kremlu siedzi jej FSB szny Breżniew Bis. Gierkin. No tutaj wiadomo. Największy Polak zaraz po papieżu. Ogólnie jak widzicie, demonstruje klasycznie ludzkie wzorce zachowań. Jak o kimś mam dobre zdanie, to krótkie wzmianki, natomiast jak kogoś nie lubię, to się odpalam. Z reguły ludzie skupiają się na negatywach, z czego korzystają na przykład media, które na jeden pozytywny news ładują 10 takich, po których naprawdę człowiek może zwątpić. Reportaż radzieckich wiadomości. Korespondent przed wami zwyczajny amerykański bezrobotny. Amerykanin. Hello Russian! Welcome to America! Korespondent. On mówi, że nazywa się John i nie jadł od czterech dni. Teliorus pyta, co sądzisz o kanale 1420, na którym ukazują się sądy uliczne na różne tematy z udziałem rosyjskich przechodniów. Sądy uliczne to taka tam rozrywka i tyle. Już z matura to bzdura, dawno temu udowodnili, że bez większego trudu możesz znaleźć pokażne grono ludzi, którzy zapewnią takie odpowiedzi, że wyświetlenia będą się zgadzać. I nie jest to zarzut tylko do tego kanału. Radio Swoboda też robi takie Vox Pops, które prowadzi tylko i wyłącznie w Moskwie, więc sami zawsze zastrzegają, że socjologii w tym zero, po prostu w ramach zróżnicowania programu dają parę wypowiedzi z ulicy. Czy czytałeś książkę Erusa Forda Rosja? Niestety nie czytałam, więc nie mogę się wypowiedzieć. Ten gąs. Czy masz jakieś podejrzenia, że Simeonowa w Lady Gaga ma jakiś wzór? Rozumiem, że chodzi ci o Simonian. Oj, ona już od dawna gra w osobnej lidze. Niestety jej intelekt nadal gra w trzeciej lidze na jakimś klepisku, ponieważ nie raz, nie dwa wspaniale sama siebie upokarzała. Ritoczka jest unikalna i niepowtarzalna. Ponieważ, o ile Sołowio w gruncie rzeczy wszystko rozumie i po prostu klepie forsę, a Skabiejewa mówi to, co jej pokaże prompter, albo szepną w łóżko, Margarita jest autentyczna i niepowtarzalna. W złym tego słowa znaczeniu. Hehe. <grystanie> Teodor W., ulubiony rosyjski film. DMB. Coś wspaniałego. Polecam wszystkim, a jeśli nie ma polskich napisów, to dajcie znać, je zrobię. Innym, bardzo kultowym, w bardzo wąskich kręgach jest film Zielony Słonik. Tego w żadnym razie nie polecam, ale kto wie, ten wie. A i Dzień Wyborów również zawsze chętnie obejrzę. Naprawdę zabawny film, widziałam go mnóstwo razy i szczerze polecam. Theodore Fox pyta: Czy wszystko, co się dzieje w polityce Rosji, jest złe dla Polski, świata? Obecnie Rosja ugrzęzła na Ukrainie, więc trochę się uspokoiło. Ale tak poza tym. To tak. Rosja uparcie chciał udowodnić, że bez niej nie da się stworzyć porządku na świecie, dlatego, kiedy tylko zaczynało się obostrzenie z lepszą Koreą, od razu Putin jechał zacieśniać z kimem stosunki. To samo Syria albo wagnerowe projekty w Afryce. Teraz zresztą jest pro Ale polityka Rosji to zbyt śmiała nazwa na to, co tam się dzieje. To raczej była dyktatura triumfującego marazmu. A teraz jest to zwyczajnie zbrodniczy reżim. Thomas Jonathan Stonewall Jackson. Czy w nowej zimnej wojnie jesteś Team USA czy Team China? Z całym sercem jestem Team USA, ponieważ zdaję sobie sprawę, że USA nawet w XXI wieku sporo ma na sumieniu, ale nadal jest to, w mojej opinii, jedno z tych państw, które robi mnóstwo dobrego na świecie. Sami USA tu ratował ponad miliard ludzi przed śmiercią głodową. Radio Swoboda i Nastajaście Je Wremia, na które tak często się powołuje, to również są projekty USA. Gdzie nie są stworzone tak jak RT czy nawet BBC, że przedstawiają amerykańską perspektywę. Jest to platforma zrzeszająca ludzi o liberalnych prozachodnich poglądach, które w wielu kwestiach mogą się znacząco różnić. Pierwszy raz jak włączyłam Radio Swobodę, w bodajże 2015 roku. Dosłownie miałam z tyłu głowy myśl, że zaraz sprawdzę co tam piszczy w proamerykańskiej propagandzie. I byłam bardzo zaskoczona, że w ogóle nie ma tam nawet śladu Ameryki i jest to kontent tworzony przez ludzi, którzy zwyczajnie chcą mieszkać w normalnym, demokratycznym państwie i tylko to ich interesuje. Nie uważam, że jakiekolwiek inne państwo byłoby w stanie stworzyć taki projekt, gdzie oni dają pieniądze, a wy już sobie sami róbcie to, co uważacie za słuszne. Tylko prawdziwe supermocarstwo byłoby w stanie odstawić swoje ego i interesy na bok i stworzyć coś dla ludzi, co ma kolosalną wartość dodaną dla samych zainteresowanych. Gdzie taka demokratyczna Rosja bardzo możliwe, że w wielu dziedzinach byłaby konkurentem dla USA, i w teorii Amerykanom bardziej opłaca się taka przegniła i skorumpowana Rosja, która nie stanowi realnego wyzwania. A z drugiej strony mamy Chiny których każde działanie jest związane wyłącznie ze wzmocnieniem swoich wpływów. Czytałem na przykład, że wysyłają do Afganistanu równowartość 5% ogółu pomocy humanitarnej, którą wysyłają do kacyków w prowincji, żeby były z tego ładne materiały pr a nie realna pomoc humanitarna. Chiny to oczywiście również skrajnie ludzka dyktatura, która helpi się na przykład tym, że wyciągnęła miliard ludzi ze skrajnej nędzy. Skrajna nędza ma bardzo szczegółową definicję ONZ. 1 dolar 25 centów dziennie. Bieda to 2 dolary dziennie. Jeśli żyjesz za więcej, to na papierze już nie jesteś biedny. KZKPH wyciągnęło miliard ludzi do poziomu bodajże 2 dolarów i 30 centów, więc mówimy już o ludziach, którzy w oczach ONZ nie są biedni. A to, że za bardzo ich życie się nie odmieniło na lepsze, to już szczegół. Jest to bardzo podłe państwo, które nadal jest bardzo zacofane. Co tu dużo mówić? Jeśli ktoś zapomniał, to przecież oni urządzili nam lockdown. Oczywiście, podobnie jak ZSRR, jedna partia posiada całe bogactwo państwa o wielkości kontynentu i o populacji dwóch, więc jeśli postanowi wybudować super szybką kolej, albo największą flotę na ziemi, to raczej im się to uda, ale odbędzie się to kosztem całego narodu. Który może nie będzie się buntować. Ale zdecydowanie nie będzie motorem napędowym tego państwa w takim stopniu, w jakim jest to w USA. W mojej opinii sprawa jest prosta. Państwo niewolników nigdy nie pokona państwa wolnych ludzi. A przy całej krytyce, która swoją drogą pochodzi z wolnych mediów, przy wszystkich obrazkach patologii, która jest nieunikniona w 330-milionowym państwie, USA nadal jest państwem, które w porównaniu do HRL dominuje w praktycznie każdej dziedzinie. I w ogólnej swojej masie traktuje człowieka jako atut, a nie jako biomateriał. Oczywiście, skoro Iran jeszcze stoi, a Rosja nawet jakoś pszennie, nawet jeśli HRL wpiszemy do osi zła i się od nich odetniemy, nadal będą poważnym przeciwnikiem. Ale żadnego startu dowolnego świata państwo środka mieć nie będzie. A każdy obywatel Chin, który coś potrafi i do czegoś dąży, będzie dążyć do migracji na zachód. A co do predykcji, myślę, że przed Chinami stoją naprawdę poważne wyzwania do gospodarcze i będzie im nie do Tajwanu. Ale ekspertem nie jestem, więc mogę się mylić. Troll. W jakiej kondycji jest rosyjskie wychowanie dzieci? Czy rosyjskie szkoły posiadają jakikolwiek autorytet wśród społeczeństwa? Dno i dwa metry mułu. Rosyjskie szkoły są skrajnie niedofinansowane, skorumpowane, a ostatnio również upolitycznione. Rosyjska edukacja jest zwyczajnie zła i jest duże podejrzenie, że jest to robione specjalnie, żeby mieć bezrefleksyjną, posłuszną masę. Uczniowie z reguły nie mają ambicji, żeby dobrze się uczyć, a nauczyciele są słabo wykwalifikowani. Tomasz Z pyta: Jak to jest, że Rosjanie są narodem bez kręgosłupa moralnego i kompletnie wyzbyci z honoru i zwyczajnej ludzkiej przyzwoitości? To jest wbrew pozorom bardzo poważny temat. Jest takie myślenie, że w 1991 po upadku ZSRR Rosja poszła w kierunku, który zakończył się dyktaturą, ale równie dobrze mogła stać się normalnym państwem. I to jest bardzo błędne myślenie, powielane przez ludzi, którzy nigdy nie byli w ZSRR i w Rosji. Od czasów ZSRR ciągle trwała negatywna selekcja, a system gospodarczy zwyczajnie promował nieuczciwe, bezczelne i amoralne wzorce zachowań. Wszystko oczywiście w sosie wszechobecnej korupcji. Co tu dużo mówić? Kiedy kierownik sklepu to była jedna z najcieplejszych i najmilszych posadek, bo można było kraść i spekulować towarem, który miał się pojawić na półkach dla wszystkich. W takim społeczeństwie nie było szans na jakikolwiek normalny system, szczególnie że nie istniały silne instytucje. I takie oto amoralne, skorumpowane, agresywne społeczeństwo było kośćcem, z którego ulepiono dzisiejszą Rosję. Jakie były instytucje i ludzie, z takich i zrobili państwo. I wyszło, co wyszło. Dlatego trzeba pamiętać, że Rosjanie to nie jakiś normalny naród, któremu nagle od 1999 czy tam 1993 dosypywali za dużo fluoru do wody i za dużo ołowiu było w spalinach, że się naród stoczył. Rosjanie to byli obywatele ZSRR. Obywatele państwa, którego sensem istnienia było tępienie i gnojenie wszystkich, kto się wychylał poza szereg. Traktowaniem wszystkich jak zasobu, które można i trzeba wyeksploatować i wyrzucić, a także trzymaniem wszystkich w nawpół zbydlęconym stanie, żeby się między sobą gryźli i nie mieli czasu na refleksję, że cosik ten cały komunizm to jest dla garstki, a dla reszty jest darwinizm. I nie. Nigdy nie było innej możliwości rozwoju państwa, a scenariusz rosyjski w dużej mierze jest powielany w każdej republice, choć na skalę lokalną. Wyjątkiem jest Ukraina i Mołdawia, choć i tam są reżimy hybrydowe i sporo bardzo niefajnych rzeczy. O krajach bałtyckich nie mówię, one były od lat 40. okupowane i była przez to inna świadomość narodowa. Ale po 91 bardzo ciężko walczyły z pewnymi naleciałościami ZSRR, np. Na z kulturą złodziejstwa, worowstwa, worów w zakonie, jaka była w więzieniach. Tomek Kulesza. A propos Girkina, co właściwie o nim sądzisz? Kompetencje, możliwości, plany, styl zachowania. Girkin był pionkiem reżimu, który w 2014 dostał rozkaz zdjęcia kominiarki i udzielenia wywiadu razem z Puszylinem, jak już wpełzli do Donbasu. Od tej chwili z pionka awansował do rangi kremlowskiego narzędzia, które okazało się, że zbyt szybko zyskiwało popularność, więc zostało ukrócone. Po wyjeździe Girkina z frontu był przeprowadzony sondaż z pytaniem. Kogo wolisz na prezydenta? Gierkina czy Putina? I 60% powiedziało, że Gierkina. Kreml momentalnie podjął kroki, żeby ukrócić jego popularność, przez co pan pułkownik stał się niszową figurą środowiska turbopatriotycznego, mającą bez wątpienia plecy w FSB. Potem przyszedł 2022, ten zaczął piszczeć, że Rosja słabo atakuje Ukrainę, a ja to cyklicznie tłumaczyłam dla naszej uciechy. I powoli, oddolnie, Girkin z niszowego pajaca, przeistoczył się niejako w sumienie monu. Na fali popularności, nie wiem, czy w, przy współudziale FSB zaczął próbować stworzyć jakieś własne struktury, choć jest to powtórka z 2014, kiedy nic mu nie wyszło. A po nie okazał się być pierwszą postacią do tak zwanej zaczystki. Jego świeże struktury legły w gruzach. FSB zamiast go osłaniać, prowadzi przeciwko niemu postępowanie. Trzymając w areszcie, a on sam został trochę zapomniany przez Rosję. Ciężko powiedzieć, czy teraz robią z niego męczennika, żeby po krachu Putinizmu mieć solidnego kandydata, który będzie zgarniał 5-7% najbardziej skrajnego elektoratu, czy może po prostu Putin stwierdził, że nie potrzebuje jakiegoś dziada w piwnicy, który będzie bezczelnie krytykować rosyjską politykę, więc na fali czystek po Prigorzynowskich wsadził go do więzienia i wypuści po wyborach prezydenckich. Pewnie z wyrokiem zakazu podchodzenia do kompa na okres lat dwóch. Trzeba również pamiętać, że o ile z reguły Kreml rozwiązuje tego typu problemy, wybuchowo, to z nim zrobili jakieś pseudosądowe pajacowanie. To też trzeba wziąć pod uwagę. Może FSB w ten sposób go chroni przed spadnięciem mu przysłowiowej cegły na głowę? Na przykład w moskiewskim metrze. Tutaj można dużo nad tym dumać. Co do jego zdolności organizacyjnych, to niewątpliwie takowe posiada. Ale działać zawsze działał wyłącznie w ramach, jakie nakreślił mu Kreml. Tete Malaga pyta: Na jakie pytanie chciałabyś odpowiedzieć, a jakie tu nie padło lub nie padnie? Bardzo dziękuję za pytanie i odpowiadam na swoje pytanie. Tak, owszem, jest klątwa warmiańska i tak samo istnieje coś takiego jak klątwa andromedy. Czy tam klątwa galaktyczna, jak zwał, tak zwał. Zachęcam do dzielenia się swoimi pomysłami na nazwę. Sama klątwa przejawia się tym, że jak zabiorę się za jakiegoś Turbo to kończy się dla niego tragicznie. Gilkiem w więzieniu, kwaczkow z wyrokiem, kanał Stalingrad usunął YouTube. Podobnie jak ten kanał Speckurs z wywiadami rosyjskich weteranów, który też poszedł pod nóż na Amen. Cały klub rozsierdzonych przegrywów implodował. Nie ma przypadków. Są tylko znaki, a klątwa andromedy zbiera turbopatriotyczne żniwo. I oczywiście sama cierpie z powodu tej klątwy. Ne. UMC 102. Myślałeś, dlaczego Rosjanie, używający cyrlicy, na wojnę przeciw Ukrainie, używającej cyrlicy, jako znaków rozpoznawczych użyli liter alfabetu łacińskiego? Oj, tego nikt nie wie. Jest teoria, że Z to od grupy Zapad, Zachód. A V to dwostok, wschód. Zetki i V można szybko maźnąć, a jednocześnie są bardzo charakterystyczne. Proszę zauważyć, że O nie za bardzo się przyjęło, bo jest zbyt banalne. Z i V łatwiej jest napisać wyraźnie na odwalsie niż jakieś U czy B, albo N, które w cyrylicy jest odwrócone i można napisać nie to co trzeba. A tu ciach, ciach i gotowe. Szczególnie, że Z jest bardzo sprytną literką, jeśli chcemy ją przekuć na symbol. Nie bez powodu Zorro nazywał się Zorro i wykorzystywał. Ma w sobie to coś. I myślę, że niegłupi Rosjanie w administracji prezydenta zbadali cyrylicę i łacinę i uznali, że to będzie symbol, w oparciu o który można nie tylko szybko identyfikować pojazdy, ale również zrobić propagandę. Co też czynią i to z całkiem dobrym sukcesem. Ich wszystkie amalgamaty litery Z z cyrylicą, pokroju za naszych, gdzie Z jest łacińskie, to naprawdę niezła symbolika. Ukraińcy, mimo naprawdę dobrych zdolności prowadzenia pozytywnego PR-u, jak i propagandy na późniejszym etapie, nie odnaleźli własnego symbolu i szczytem w ich przypadku są białe krzyżyki, które nie wpadają w oko. Jednocześnie, żeby nie było, że Rosja to takie geniusze, jeśli chodzi o symbolikę. Oni szukali symboli, pod którymi mogliby zjednoczyć naród od 2005. Dobrym przykładem jest wstążka świętego Jerzego, która była symbolem II wojny światowej, a potem bardzo straciła na atrakcyjności, jak stała się symbolem tych wszystkich girkinów i innych penerów walczących w DNR i LNR. Z są o tyle lepsze, że stworzono je celowo pod wojnę. A sama symbolika, chcąc nie chcąc, jest oblana krwią. Więc dla wielu będzie mimo wszystko bliska i ważna. Łot, czy rozważasz możliwość wprowadzenia interakcji z Gilkinem? Jakieś pytania dla niego? Bez problemu, jeśli po wyjściu pozwolą mu na posiadanie dostępu do internetu, ale jest jedno ale. To musiały być naprawdę wyjątkowe pytania, a jednocześnie muszą być krótkie i na temat. Co on zawsze powtarzał i o co prosił. Dobrym pytaniem byłoby. Czy LDNR ma jeszcze jakikolwiek resurs mobilizacyjny, bo takie wrażenie, że ułożyli do ziemi wszystkich zdolnych i niezdolnych mężczyzn w tym regionie? Czy coś w tym stylu? Nic o czy podobnych. On to na pewno zignoruje. Vertumnus pyta: W którymś materiale przetłumaczyłaś Jolki Palki jako kurdebele? Czy to własny pomysł, czy gdzieś podejrzany oficjalny? Jolki Palki. Podobnie jak blind, to takie akceptowalne zamienniki przekleństw. Blin tłumaczę jako kurde, natomiast nad jolki palki dłużej myślałam. Z jednej strony cholera jasna trochę za mocne, z drugiej kurcze pieczone trochę za słabe. No i pomyślałam sobie, że zrobię kurde belę, bo właśnie ma w sobie trochę tego niedoprecyzowania. Innym, możliwe, że nawet lepszym tłumaczeniem byłoby noż kurde, ponieważ z reguły wykorzystywane jest w takim kontekście. A pomysł ani oficjalny, ani podpatrzony. 100% moja inwencja twórcza. Możliwe, że nie najlepsza, ale spełniająca swoje zadanie. Zastanawiałaś się kiedyś, w jaki sposób naprawdę funkcjonuje rosyjska propaganda, ta internetowa. Nie tyle zastanawiałam się, co byłam jej naucznym świadkiem w 2014, a także w 2022 i 2023. Owszem, było w 2022 sporo niepotrzebnej hiperbolizacji. I jak ktoś pisał, że milion uchodźców w Polsce to dość droga sprawa, to od razu leciał zarzut bycia trolem z Olgino. Tak samo opcje polityczne i ich aparaty medialne nawzajem niszczyły resztki swojej rzetelności i wiarygodności, zarzucając sobie nawzajem prorusyjskość. O ile Korwin od zawsze lubił się bawić w adwokata diabła i stawać po drugiej stronie barykady, byleby się kłócić. Ponieważ rozumiał, że takiego nonkonformizmu oczekują jego wyborcy, o tyle już pan Brown to zupełnie inna para kaloszy. Która jest o tyle ciekawa, że zaczynał jako zajadły przeciwnik Rosji, robił dokument Transformacja od Lenina do Putina i ogólnie kojarzyłam go z krytycznych wypowiedzi wobec rosyjskiego porządku świata. I w oparciu o to przejdźmy do samego funkcjonowania propagandy. Zacznijmy od 2014. Bardzo dobrze pamiętam 2010. Albo 2008 czy 12. Byłem na bieżąco z wiadomościami i wiem, że temat wojny nie istniał w świadomości ogólnopolskiej. Ktoś coś słyszał, środowisko kresowe zajmowało się pielęgnacją pamięci, ale 11 lipca najwyżej doczekiwał się bardzo krótkiej notki prasowej. Tak jak ma to miejsce w przypadku 11 sierpnia, kiedy to Jeżow wydał rozkaz rozpoczęcia akcji polskiej. Polecam przeszukać archiwum wydań Teleekspresu z 11 lipca z lat 2010-2013 i samemu zweryfikować. Albo zwyczajnie sięgnąć pamięcią. To samo zresztą żołnierze wyklęci. Temat zwyczajnie nie istniał w 2010 czy 2011. Ale wracając do Na Nadszedł 2014, aneksja Krymu, wiadomo, pasma wiadomości przepełnione informacjami o tym, jak zielone ludziki opanowują Krym. I nagle. Jak gdyby w ramach kontrdziałania mnóstwo ludzi przypomniało sobie, że był Wołyń i była to straszna zbrodnia. Doskonale pamiętam, jak nagle pojawiły się posty na pewnych stronach i forach zatytułowane "Ukrainiec nie jest moim bratem, jak nastąpił zalew artykułów o wydarzeniach z tamtych lat, a nawet zaczęła krążyć bardzo wiralowa lista stu iluś metod, jakie wykorzystywano, aby zrobić wiadomo co z polską ludnością cywilną. Gdzie i tutaj ciekawostka, ta sama lista krąży na Litwie jako lista metod, jakimi uwaga, AK zwalczało litewskich patriotów. Ten fakt wyszedł na jaw, kiedy raz kłóciłam się z Ukraińcami i w dyskusji uczestniczył również rosyjskojęzyczny Litwin. Pamiętam, jak rozpoczęła się wręcz histeria, że w sumie to czemu mamy w 2014 wspierać Ukrainę przeciwko Rosji, skoro w 1943 oni zadali nam tyle cierpienia. A na fali tych uczuć w 2016 ustanowiono 11 lipca Dniem Pamięci Ofiar. Nie w 2001 czy 2010, a dopiero w 2016. Choć tutaj warto wspomnieć, że pomysł pojawił się w 2013 jako projekt polityczny PiS-PSL-SLD, którzy upiścili projekt, wiedząc, że PO będzie przeciwna, aby nie psuć relacji z Ukrainą i był to w pierwszej kolejności bardzo dobry ruch PiS w celu zdobycia elektoratu środowisk kresowackich. Gdzie sam fakt, że ktoś w ogóle śmiał śmieć być przeciwko takiej ustawie, obecnie jest nie do pomyślenia, co tylko udowadnia, jak nikłe było w 2013 zainteresowanie tą problematyką w ogóle społeczeństwa. W dużej mierze dzięki staraniom kremlowskich botów, które wzorcowo rozpaliły społeczeństwo w gruncie rzeczy nierozliczoną kartą polsko-ukraińskiej historii, po dziś dzień wydarzenia sprzed 80 lat, w których Polacy byli ofiarą, bardzo psują nasze relacje z Ukrainą. Uważam, że obecna ogólna świadomość Wołynia na poziomie przeciętnego Polaka to zasługa Kremla, który chciał rozbić naszą jedność z Ukrainą, kiedy ta traciła Krym i zaczynał się Donbas. Możecie się z tym nie zgadzać, ale ja to tak pamiętam i ani w 2005, ani w 2007 proszę sobie sprawdzić, kto wtedy rządził ani w 2009 czy 2011 temat Wołynia nie przebijał się nawet na drugą stronę wiadomości. I żeby nie być gołosłowna, żeby nie było, że banderomenda broni Ukraińców i Polak od zawsze pamiętał o wołyniu oto wykres z Google Trends, który ładnie pokazuje, kiedy nagle zaczęło się zainteresowanie tematem. Małe wypustki zainteresowania 11 lipca i potem znowu cisza. A później no, sami widzicie. Ten największy skok to premiera firmu Wołyn. Sami sobie wejdźcie i sprawdźcie, jakie było zainteresowanie tematem w 2012. A potem jakie zainteresowanie w tym roku. Liczby mówią same za siebie. Jeszcze wykres porównania z powstaniem styczniowym, które ma bardzo równomierne cykle, z jednym wyraźnym skokiem w styczniu 2013, kiedy była 150. rocznica. Proszę zauważyć, że patrząc od 2004, woń był tak marginalnym tematem od 2004 do 2014, że w tym ujęciu czasowym powstanie styczniowe jest wręcz popularniejszym zapytaniem. A pomijając wojn, mam wrażenie, że propaganda rosyjska w internecie zwyciężyła, ilekroć wchodzę na wykop albo czytam komentarze pod różnego rodzaju newsami związanymi z Ukrainą. Uważam, że są dwa typy troli. Te skrajnie prymitywne, jakie teraz widać u mnie na kanale, dosłownie jeden facet z czterema kątami, który wkleja formułki o sowieckiej mentalności. Kto czyta komentarze pod moimi filmami, ten wie o kim mowa. I jest to celowe. Wszyscy wiedzą, że to trol, Wszyscy się z niego śmieją i w gruncie rzeczy są zadowoleni, że wiedzą, że to troll i świetnie go rozpracowali. A tymczasem jest jeszcze drugi typ trola, z kątem, które powstało w 2014 czy 2015. Od tego czasu ma jakąś tam historię postów, nawet jakieś niepowiązane wrzutki itd. Czyli na pierwszy rzut oka wygląda normalnie. I masz takich kąt, na przykład 100. One głównie zajmują się tym, że robią ruch pod newsami, w których brylują Ukraińcy. I nawet nie muszą jakoś mocno się udzielać. Po prostu tutaj dadzą parę plusów, tam parę komentarzy, nic na siłę. I cierpliwie, metodycznie robią swoje. W 2022 każdy negatywny news o Ukraińcach był usuwany albo zakopywany ze względu na solidarność z narodem. Ale razem ze zmęczeniem wojną i sytuacją gospodarczą, inflacją i tak dalej, z czasem zaczęto tolerować negatywne newsy. A wystarczy parę newsów o jakimś pijanym kierowcy, tu. Parę postów, że od 2022 wzrosła ilość kradzieży w Warszawie tam. I sfrustrowany, zmęczony wojną naród sam zacznie przekazywać dalej to, co ci pasuje. A nasza polityka przedwyborcza z ciśnięciem Ukraińców o zboże i ukraińskie odgryzanie się w ONZ zwyczajnie utwierdziły wszystkich, że Ukrainie i Polsce jest nie po drodze. Po Solidarności z 2022 ani śladu. Nawet u mnie, jak zrobiłam naprawdę ciekawy podcast o byłym Mazowcu, który na ochotnika przeleciał bronić Mariupola i Azowstali, po czym nie poddał się i przedarł się do swoich. To pojawiło się sporo komentarzy, że ktoś Ukraińców lubił, ale potem oni wszyscy udowodnili, jak to są niewdzięczni i okropni, i teraz ich nie trawi. Gdzie oczywiście mowa tak naprawdę o głupiej sprzeczce dwóch rządów, które w czasie wojny pogryzły się o zboże warte 800 milionów dolarów. Mam nadzieję, że nie powiedziałam tego jakoś chaotycznie, ale w telegraficznym skrócie te prymitywne konta klepiące masowo komentarze za 50 kopiejek sztuka to w mojej opinii zmyłka, przez co nie zauważamy znacznie perfidniejszych troli, którzy działają bardzo przemyślanie i punktowo, promując negatywny content i produkując merytoryczne argumenty swojej niechęci, które trafiają do ludzi, choć są z reguły oparte na dowodach anegdotycznych. Coś jak działanie karteli, które wyślą jakiegoś biedaka z kilogramem na lotnisko i póki dzieje się kipisz, przerzucają pod nosem służb parę ton, które są zajęte poradowaniem ze wspomnianym pionkiem. No, a nasz najbardziej patriotyczny rząd w historii, jak i bohaterski rząd ukraiński w kolorze kaki, tylko nas wszystkich utwierdzają, że naszym państwom jest nie po drodze. Gdzie jeden potrzebował słupków z poparciem, a drugi bohatersko walczył o biznes paru agrooligarchów. Witold Gnatiuk pyta, jak będzie wyglądać dalsza historia Rosji, jeśli obie ofensywy, rosyjska i ukraińska, załamią się bez przełamywania jeden drugiego, ale nie przyjdzie załamanie frontu rosyjskiego w stylu 1917? No jak na razie do tego to wszystko ciągnie. Że ani Ukraińcy, Rosjan, ani Rosjanie-Ukraińców nie są w stanie przełamać. I będzie to zwyczajnie kolejny etap wojny z dronami FPV i mobilizacją nowych mas ludzi. Ukraińcy mówią, że będą zmuszeni pewnie zmobilizować milion ludzi, żeby przełamać sytuację i oswobodzić państwo. Rosjanie natomiast szykują się na mobilizację po wyborach prezydenckich. A świadczyć o tym może fakt, że jak wspominałam w materiale z budżetem, Rosja będzie dokapitalizowywać komendy uzupełnień i ich pracowników. Tak po prostu by tego nie robili. Co do Chin, tutaj jest ciekawa sprawa, ponieważ Rosja jest na tyle toksyczna, że nawet jakaś wzmianka o tym, że Chiny mogłyby coś im wysłać, wywołuje mocne tąpnięcia na chińskiej giełdzie. I już teraz Chiny straciły bardzo dużo FDI za swoje niebezpiecznie wsparcie Rosji i są obecnie wpisywane do osi zła. W takim klimacie inwestycyjnym mogą mieć swoje własne problemy gospodarcze i będzie im nie do Rosji. Co do dalszych scenariuszy, to nie mam pojęcia. Ja w ogóle myślałam, że Rosja pokona Ukrainę w tydzień. Jak zresztą sporo analityków, ekspertów i obserwatorów, ale najwidoczniej tylko ja nie wstydzę się przyznać, że jako nieopłacany przez nikogo laik w tych sprawach dokonałam błędnych prognoz. Podobnie jak naprawdę myślałam, że Ukraina wejdzie w moskiewskie linie jak w masełko. Więc wiecie, moje prognozy to dramat. Wodzu 145. Jeśli mogłabyś wyeliminować z naszej mentalności jedną składową, co by to było? Bardzo ciekawe i trudne pytanie. Jak się tak zastanawiam, to przychodzi mi na myśl artykuł z Guardiana, napisany w reakcji na informację, że Polska do 2030 wyprzedzi Wielką Brytanię, Hiszpanię, Francję i Włochy, i w ogóle kogo to tam Polska nie wyprzedzi gospodarczo, jeśli utrzyma obecne tempo wzrostów. Artykuł wyliczał wszystko, co Polska robi, żeby napędzać wzrost gospodarczy. Umowy śmieciowe, które prowadzą do katastrofy demograficznej, skrajnie brudne powietrze w miastach, wykluczenie transportowe społeczności wiejskiej, która w Polsce jest jedną z największych w Europie, a kończył się następującym stwierdzeniem. Polska pokazuje granicę ekspansji gospodarczej, w której ceni się wszystko oprócz tego, co czyni życie wartościowym. Gdybym miał zmienić jedną cechę, to właśnie ten nawet nie wiem, czy jest to skrajny neoliberalizm, czy darwinizm społeczny, czy coś innego, ale to takie parcie za wszelką cenę w rozwoju, który często nie ma przełożenia na lepsze życie większości Polaków, albo ma nieproporcjonalnie mniejsze. Ciągłe skupianie się na megaprojektach wieku, które mają odmienić oblicze tej ziemi, a jednocześnie całkowita pogarda dla jednostki jej uczuć i potrzeb. Jak już mówiłam, uważam, że największą wartością są ludzie i celem państwa powinno być walczenie o ściągnięcie jak największej ilości wykształconych, nowoczesnych specjalistów. A żeby tego dokonać, trzeba trochę zmienić swoje podejście do życia, kulturę pracy, przestać żyć przeświadczeniem, że najważniejszy jest zapieprz, nawet kiedy nie ma żadnego przełożenia na wyniki. Chciałabym, żeby w tym przypadku było jak w Szwecji, gdzie ludzie wychodzą z pracy o 14 czy 15, jak zrobią co do nich należy, zamiast bez sensu klepać jakieś nikomu niepotrzebne dokumentacje do 18. Nie wiem, czy wynika to z pańszczyzny, feudalizmu, czy może jest to fenomen współczesnej Polski, która zwyczajnie dąży żyć na poziomie sąsiada z zachodu, ale naprawdę czasami myślę, że jesteśmy bardzo przepracowanym i w wielu aspektach zmęczonym i nieszczęśliwym narodem. I naprawdę zasługujemy na to, żeby z siebie nawzajem po prostu traktować lepiej, co wpłynie na poprawę naszego zdrowia, naszej wydajności, jakości życia i kto wie, może również demografii. Tak mi się wydaje, może się mylę, ale myślę, że mimo wszystko dobrze obrazuje nasze społeczeństwo ten mem, gdzie w sądzie ulicznej pytają się jednego pana profesora jak często się uśmiecha. A ten zaczyna nawijać, że nie, szczególnie jak widzi ja narodzenia dyrektora klubu księgarza w Warszawie, i dalej lecą epitety. Może jednak my, Polacy, zasługujemy na odrobinę uśmiechu, mimo wszystko. Odrobinkę. Wojciech Kaczyński. Czy Rosjanin to nie tylko nacja, ale również stan umysłu? Ja osobiście jestem przerażony w publikowanych na różnych kanałach o odpowiedziach tych ludzi dotyczących zarówno historii, jak i teraźniejszości. Jak mówiłam, vox pop tego typu, sądy uliczne to nie jest najlepsze źródło informacji. O wiele bardziej podoba mi się chociażby plebiscyt na największego człowieka wszystkich czasów i narodów. I na pierwszym miejscu wybrali Stalina, na drugim Lenina, a na trzecim Putina. Putina wywalamy, współczesność zaburza osąd, ale bardzo ciekawy wybór na pierwszych dwóch lokatach: Stalin i Lenin. Dlaczego? Ano dlatego, że za Stalina był, cytuję, porządek i tych wszystkich urzędasów on by postawił pod ścianę, koniec cytatu. I w ogóle za Stalina, w opinii Rosjan, była społeczna sprawiedliwość. No i wygrał wojnę. I w ogóle. Ale czynniki społeczne to bardzo ważna składowa tego wyjątkowego wyboru. Natomiast Lenin, to wiadomo, usunął burżuazję i dokonał redystrybucji dóbr. I w rosyjskim społeczeństwie takie działanie jest obecnie równie pożądane, w opinii sporego odsetka Rosjan. Tyle, że nie w kontekście walki z burżuazją, a z oligarchią i bardzo bogatym aparatem urzędniczym. Więc Rosja to Rosja. Stan umysłu, stanem umysłu. Konformizm i posłuszeństwo jest na miejscu, ale jednocześnie oni, wbrew pozorom, wszystko widzą i z radością przywytaliby kogoś, kto zrobiłby porządek z aparatem urzędniczo-politycznym. Wujek Fresh pyta. Co było i może nadal jest dla Ciebie największym zaskoczeniem w kontekście wojny na Ukrainie z perspektywy treści, w których w tym czasie tyle pochłonęłaś? Byłam bardzo pozytywnie zaskoczona, jak mądrze Ukraińcy na początku prowadzili kampanię PR-ową. Podkreślam, nie propagandową, a pr -ową. Ludzie naprawdę im współczuli i zmobilizowali się do wielu oddolnych inicjatyw, aby im pomóc. Na tle Ukrainy rosyjska propaganda wyglądała wręcz prymitywnie i żałośnie. Teraz to się wyrównało, spowszedniało i w gruncie rzeczy znudziło. Ale pierwsze parę miesięcy Ukraina zyska sporo dodatkowego wsparcia wyłącznie dzięki mądrej kampanii PR-owej. A PR zawsze pokonuje propagandę. O czym warto pamiętać? Pytanie: czy czujesz już zagrożenie ze strony sztucznej inteligencji? Jak zobaczysz sztuczną inteligencję, to może poczujesz zagrożenie. Jak na razie, te wszystkie narzędzia są zbyt prymitywne, a pojęcie sztuczna inteligencja jest stosowane bardzo na wyrost. Sztuczna inteligencja to powinna skonować cały internet i w oparciu o zbadanie nastrojów widzów zaproponować mi następny materiał do tłumaczenia, który będzie najcieplej przyjęty. Na taką sztuczną inteligencję czekam. Pytanie. Czy hehe jest wzorowany na czymś, czy to twoje autorskie wrażenie? Obok ehem, dającego znać, że zaczyna się główna część podcastu, Hehe, <laughs> powstało z potrzeby podkreślenia sarkazmu, czy tam ironii w jakiejś wypowiedzi. A skoro widzą się spodobało i na mnie nie krzyczeli, to zostało. Hehe. <laughs> Ex Casio -ex pyta, czy myślisz już, co dalej z kanałem, jak zakończy się wojna? Cóż, dla polskiego segmentu internetu wojna na tyle spowszedniała, że połowa moich obecnych materiałów pokroju budżetu na 2024. Dronów FPV i takich tam, to absolutne niewypały, które mało kto obejrzał. Po 7 października, kiedy widzowie dostali nowy, ciekawszy konflikt, prowadzenie kanału zrobiło się zwyczajnie trudne. Z tego co widzę, najbardziej teraz widzów interesują materiały społeczne przedstawiające żywot w jakimś skrawku Rosji z mobilizacją i kwestią pieniędzy w tle. Tak więc na razie będę nad tym pracować, a w międzyczasie, jak mówiłam, spróbuję również jakieś nowe formaty. Mimo, może też się spodoba. Niewątpliwie będę jeszcze próbować, bo widzę, że są widzowie, jeśli dobrze dobiorę treści. Po prostu sam dobór stał się trudniejszy. Pytanie: Czy jeśli Ukraina wygra, to na Ukrainie będzie dużo możliwości w sensie pracy, zakładania własnego biznesu? W ogóle nie myślałam o jakichś biznesach na Ukrainie. Można teoretycznie pomyśleć o ITO, IT Outsourcing. Ale to pod warunkiem, że jeszcze ktoś tam został i nie przeprowadził się na stałe do Niemiec. Oni ogólnie mają dość sporo ciekawych startupów zajmujących się produkcją jakichś innowacyjnych klocków dla dzieci, albo na Etsy sporo różnych producentów z Ukrainy robi dość wyjątkowe przedmioty i ciuchy, również te dla dorosłych. I jest to ciekawa sprawa. Ukraińcy w odpowiedzi na brak perspektyw nie wali się brać spraw w swoje ręce i zrobić swoich własnych perspektyw. Ale co do jakichś inwestycji i biznesów, trzeba funduszy. A ja takowych nie posiadam. Oczywiście wykorzystam ten moment, żeby Was teraz o takowe poprosić. Heh. Pytanie: czy sądzisz, że wydadzą w Gierkina? Co z Prigorzynem? Co do Gierkina, bez wątpienia wydanie go to byłby dobry gest dobrej woli, jeśli Rosja będzie chciała zacząć rozmowy o powrocie do grona krajów Europy. Co do Prigożyna? to pytanie już chyba nieaktualne. Przepraszam, że tak długo zajęło mi robienie tego QA. XTCHX. Jeśli stalinowska Rosja to 100% zamordyzmu, powiedz, gdzie widzisz dzisiejszą Rosję, Białoruś, Chiny, Iran, Myanmar, Węgry i Polskę. Uzasadnij dlaczego. Rosja, tak, 65%. Do stalinizmu to jeszcze daleko. Ale atmosfera jest tam obecnie przygniatająca. A jak komuś się nie podoba wojna, to wykorzystują cały zasób administracyjny, żeby taką osobę zmiażdżyć. Z wyrokami więzienia i wysyłaniem dzieci do domu dziecka włącznie. No, ale jeszcze zachowują pozory pseudodemokracji, pluralizmu i tak Białoruś? 70%. Baćka w 2020 pokazał, że nie ma skrupułów fizycznie tłumić niezadowolenia, daje bardzo poważne wyroki za nic. I w ogóle bez żadnego ogłaszania mobilizacji zdołał stracić większość przedsiębiorców i sektora IT. Jak dla mnie jego dyktatura jest jeszcze surowsza od rosyjskiej, choć to chyba z racji małego państwa. Łatwiej wyhaczyć niepożądane elementy. Chiny? 85%. To jest dramat. Państwo traktujące ludzi jak zasób, z kolejnym, niezmienialnym pierwszym sekretarzem KC, darwinizmem społecznym, fizycznym niszczeniem opozycji i tak dalej. Żadne mapki z ilością wybudowanych linii kolejowych szybkiego ruchu nie przekonają mnie, że jest inaczej. No ale da się wyjechać. Choć jak odpalą social credit i cybergułak, to pewnie spokojnie będzie można podbić do 95% i tylko czekać na ostatnie 5%, czyli wielkie czystki. Iran? Ech, 90%. Po ostatnich protestach, w których mnóstwo ludzi skazano na bardzo długie wyroki, a setki ludzi nawet gorzej, Iran ze swoją teokratyczną dyktaturą jest naprawdę bliżej niż dalej stalinizmu. Gdzie mam wrażenie, że oni jeszcze bardziej nie liczą się z życiem niż Chińczycy? Węgry? 10%. O jeny, w jaki niby może być stalinizm w UE? Dałabym 10%, bo wszyscy mówią, że są dyktatorskie praktyki w tym państwie, no ale sami przecież wiecie, jak to z nimi jest. Polska 0%. Nam do stalinizmu, jak Rosji do braku korupcji w państwie. Mianmy niestety nie znam za dobrze. Ja ostatnio czytałam historię Rosjanina, który wyjechał tam uciekając przed wojną. Mieszka sobie w klasztorze i jest mu w gruncie rzeczy komfortowo. No i to by było na tyle. Zemsta PRL-u pyta. Zainspirowałaś mnie do nauki języka rosyjskiego. Poleć proszę skuteczne metody do samodzielnej nauki, w szczególności płynnego czytania. Bardzo przepraszam. Niestety mną zajmowano się od dziecka, więc ciężko mi powiedzieć, jakie metody są skuteczne. Myślę, że potrzebujesz jakichś prostych książek w języku rosyjskim. Powinny być takie specjalne, z prostymi, krótkimi tekstami, poromanowymi słówkami w każdym tekście. Wtedy można czytać i stopniowo przechodzić na coraz trudniejsze teksty. Ale tak ogólnie to nie wiem. Zgniatacz galaktyk. Czy uważasz, że dyktatorzy to idealiści, którzy faktycznie wierzą w słuszność swojej ideologii? Czy też są to zwykli oportuniści, dla których ideologia to wyłącznie instrument? Po pierwsze, niepokojący Nick. Po drugie, Putin to na pewno hedonistyczny oportunista. Stalin naprawdę wierzył w marksizm-leninizm? Chavez myślał, że mając więcej ropy niż rozumu można stworzyć utopię, więc chyba był takim naiwnym idealistą? Khomeini to fundamentalista. Fidel był rewolucjonistą, bez odpowiednich kadr i koncepcji, czy nawet pomysłu na przyszłość państwa. Jaruzelski to ciekawy przypadek, ponieważ w jakimś sensie był patriotą, ale ściśle w ramach systemu i pod opieką ZSRR. Taki konserwatysta, który w bardzo surowych ramach politycznych robił drobne psikusy, żeby polepszyć sytuację gospodarczą PRL. Łukaszenka i Putin chcą pełnej władzy, poważania i jednocześnie z tego, co sporo ludzi opowiadało, kładą bardzo duży nacisk na wygodne życie i chcą się pławić w luksusach. Dlatego rozumiejąc, że luksusy, jeśli nie gorzej, Skończą się jak oddadzą władzę, są gotowi na wszelkie ustępstwa, byleby utrzymać się na stołku i nadal mieć możliwość życiem, jak im się podoba. Tak przynajmniej wynika z relacji, które czytałam czy słuchałam. Zielny Horseman pyta, co sądzisz o seksistowskich komentarzach pod tym filmem, napływie męskiego wzniesienia oraz ewidentnym bólu dupy i dyskusji na Twitterze na temat Twoich piersi i filmu. Mnie bardzo zaskoczyło, że w ogóle jest mowa o jakichś piersiach, skoro pokazałam tylko te kolce. Trochę robi się igły z widły. Rozbawiła mi również reakcja wykopu, gdzie ewidentnie nieobeznani w temacie zaczęli żywo komentować, że kapitalizuje płeć i pokazuje dojce, żeby uzyskać subskrybentów. To jest dramat. Albo jakieś typy wrzucające obrazki z cyklem blogera, twierdząc, że zrobiłem jakąś aferę czy coś i zaraz usunę konto w mediach społecznościowych. Odetnę się czy coś w tym stylu. Co jest dziwne o tyle, że te cykle blogera to z reguły zaczynają się od jakiejś dramy, której na moim kanale nie było nigdy. A i pojawili się tacy, co z dumą otwarcie mówili, że nigdy mnie nie oglądali i nic o mnie nie wiedzą, ale skoro jest dekol, to oni już wszystko wiedzą, i ja tutaj robię skandal i desperacko biustem przyciągam widzów. Tak. Książki też czytają, spoglądając na okładkę. Chociaż co ja się tam pytam, artykuły na pewno czytają w oparciu o sam tytuł. A na Twitterze w ogóle była jakaś afera z mojej winy, co mnie smuci i tylko utwierdza w przekonaniu, że siedzenie na X, i Twitter, może zaszkodzić mojemu zdrowiu psychicznemu. A co do bólu. W Rosji dziewczyny mają taką mimiczną frazę, którą wykorzystują, jak któryś zaczyna znikąd naskakiwać na nie i agresywnie do nich pisać w komentarzach. Złościsz się, bo nie twoja. Hehehe. <laughs> pyta. Skąd ten rozjazd w propagandzie? E, to nie tyle rozjazd w propagandzie, co bardziej kreatywne próbowanie różnych wzorców. Wczoraj Sołowiow wystąpił w czerwonej bluzie z sierpem i młotem, kwicząc, że jako obywatel ZSRR chce jechać bez paszportu do Kijowa. Dziś ubrał czarny płaszcz i grozi wojną jądrową NATO, a jutro ubierze worek po ziemniakach i będzie warczeć, że Rosja walczy z szejtanem i antychrystem. A Ukraińcy to słudzy Lucyfera. Tam na Kremlu siedzi spora ambitnych i kumatych ludzi, którzy niejako po macku próbują teraz różnych tematów w nadziei, że coś styknie i wywoła rezonans w społeczeństwie. A wybitny aktor Sołowiow z dnia na dzień zmienia się i odgrywa rolę życia. W Hadze będzie pewnie tłumaczyć, że on jest aktorem, a życie to sztuka. Kurtyna: Benchm 4D: Co byś wolała na zagryskę? Skwaszone ogórki czy ruskie pirogorzyny? Skwaszone ogórkiny zatęchły od kiszenia się w piwnicy o wymiarach 3 m kwadratowych, natomiast pirogorzyny ktoś zostawił na patelni w czasie odgrzewania i się przypaliły. Paczek 27. Czy masz prawo jazdy i jakim autem się poruszasz? Kiedyś miałam małego dieselka, ale teraz jeżdżę, uwaga, elektrykiem. Nie, nie swoim. Jest to samochód firmowy, ponieważ moje korpo uznało, że redukcja CO2 jest bliska ich sercu, myślą o naszej z Wami przyszłości i ograniczają spaliny w mieście. Więc parę lat temu przerzucili nas wszystkich na elektryki. Z racji wykonywanego stanowiska, które mimo wszystko jest trochę wyższe niż starszy rozlewasz kawy, dali mi niezłego elektryka, acz nie jest to Tesla. I z racji mojego stanowiska wyjeżdżam nim około 25 tysięcy kilometrów rocznie. Co prawdopodobnie jest bardzo zabawną i skromną liczbą dla szanownych kierowców zawodowych, którzy zaszczycają mój kanał swoją obecnością. Ale jednocześnie podróżuje znacząco więcej niż 95% statystycznych Polaków. Co do samego jeżdżenia, o ile jak wdepniesz to wbija w fotel, o tyle bez przełączenia na tryb sportowy jazda jest bardzo miękka i usypiająca. A przez to, że jeżdżę sporo, z reguły poruszam się spokojnie i przepisowo, aby baterii starczyło na dłużej. Dlatego też jazda jest nudna i daleka od ekscytującej. I urozmaicam ją słuchaniem różnych rosyjskich treści, w nadziei, że znajdę coś, co Was również zainteresuje. I w gruncie rzeczy ich jazda samochodem nie sprawia mi frajdy. Ponieważ wsiadam za kółko, kiedy coś się popsuło i albo jadę dać komuś po tyłku, albo sama zaraz oberwę po tyłku. Gdzie to drugie jest o wiele częściej. Robert S. pyta Twoje uwagi są bardzo inteligentne. Czy odbyłaś jakieś szkolenie w tym zakresie, czy to efekt przeczytania wielu książek na temat sowieckiej, bolszewickiej i radzieckiej propagandy, a może rezultat kierunkowej edukacji? Bardzo mi miło, że tak uważasz. Swego czasu sporo opozycyjnych źródeł robiło programy, w których obalało propagandę albo tłumaczyło, co z czego wynika i dlaczego. Zawsze je słuchałam i starałam się wyciągnąć jakieś wnioski. Więc niewątpliwie było sporo kształcenia. Jednocześnie, przez to, że każdy materiał słucham 4-5 razy w czasie tłumaczenia, sklejania itd., z reguły pozwala to zauważyć pewne elementy, które umykają po jednym przeglądnięciu. Jest to również ważne w czasie społecznych materiałów, ponieważ tam z reguły redaktor bardzo subtelnie coś pokazuje lub sugeruje. I czasem bywa tak, że już zrobię materiał, i dopiero w czasie czytania i odpisywania na komentarze pod materiałem dociera do mnie jeszcze jakieś ukryte znaczenie. Dla przykładu ten o bałtyjsku, który na pierwszy rzut oka pokazuje traktowanie najsłabszych obywateli Federacji Rosyjskiej, warunki w jakich mieszka 30% rosyjskiego społeczeństwa, a także traktowanie, na jakie może liczyć po latach uczestnik specoperacji. Ale dopiero po udostępnieniu dotarło do mnie, że jest to również wspaniały manifest antywojenny. Pierwszy bohater na samym początku, z pieskiem mówi, że ludzie żyją w nędzy, a Putin jeszcze chce coś komuś udowodnić wojskowo. Druga odpowiada o swoich przeżyciach jako dziecko wojny o utracie bliskich. Trzecia opowiada, jak to mąż na wojnie, a kasa nie dociera. Czwarta opowiada o tym, jak przez wojnę zamar handel i turystyka, które pchały miasto do przodu. No, a piąty opowiada, jak jego, bohatera ostatniej bitwy, jaką wygrał Związek Radziecki, tej zwieńczonym wywieszeniem flagi na szczycie 78-metrowego komina naprzeciwko czwartego reaktora, potraktowało państwo rosyjskie. Wszyscy oni mówią o wojnie ze swojej perspektywy, a w tle warunki i życiorysy, które są wypadkową wydania pieniędzy na wojny i ekspedycje wojskowe, zamiast na swoich obywateli. Nie od razu to zauważyłam, więc Czasem nawet kilkukrotne przeglądanie nie pomaga i temat trzeba przedyskutować, jak jakąś lekturę na lekcji polskiego. Pojechało dwóch radzieckich skrzypków, Borys i Piotr, na konkurs muzyczny w Wiedniu. Główna nagroda? Przywilej zagrać na skrzypkach Stradivari. Borys zajął drugie miejsce, a Piotr ostatnie. Za kulisami Borys płacze. No dlaczego? Dlaczego? Za co? Piotr. Towarzyszu, nie przejmujcie się. Ot nie zajęliście pierwszego miejsca, nie zagraliście na jakichś tam skrzypcach. Borys. No jakby ci to wytłumaczyć? Dla mnie zagrać na tych skrzypcach to samo co dla ciebie postrzelać z pistoletu Dzierżyńskiego. Adam dziedzic zadałby Girkinowi następujące pytanie. Towarzyszu Girkin, czy po wycofaniu Wagnera z Bachmutu i zastąpieniu go regularnym wojskiem FR? Nie dojdzie do spektakularnego odbicia miasta w ciągu miesiąca czy dwóch. Czy Wagner rzeczywiście, jak zapewnia Prigorzyn, opuści Bachmut? Bardzo ładne pytanie. Odpowiedź już poznaliśmy. Obecnie biją się o Kleszczejewkę, choć nie do końca wiadomo po co to robią. Co do wysyłania pytań, jeśli Igor Iwanowicz wróci i będzie prowadzić debaty, to może będzie można wysłać pytanie. Ale musi być krótkie, zwięzłe i na jakiś ciekawy, ważny temat, związany ze specoperacją albo niebanalnym problemem toczącym Rosję. Adam Sawyer pyta: Czy Twoim zdaniem Girkin to obecnie już w miarę wolny strzelec, który ma wyjątkowo mocne plecy? Czy to jakiś od początku reżyserowany projekt FSB, a jego kronometr to celowy zabieg mający nadać mu wiarygodność? Jak widzimy, mimo wszystko się za niego wzięli. Siedzi już w areszcie ponad 110 dni na dodatek sam na sam z telewizorem i paroma książkami. O ile nie sądzę, żeby władza jakoś szczególnie bała się go, ewidentnie poszła zaczystka wszystkiego, co chociażby odrobinkę odstaje od linii partii, za co można podziękować prigrzynowi. Co do samego gierkina, obeszli się z nim jak na razie dość delikatnie, ponieważ jego turbopatriotyzm jest pożyteczny. Z jego inicjatywy ukompletowano cały ochotniczy batalion, i sporo turbopatriotów poszło walczyć po jego alarmistycznych wystąpieniach. Niby ma kolejny termin rozprawy w grudniu, ale FSB pewnie powie, że znowu potrzebuje czasu i przeniosą na luty, a potem na kwiecień. I w kwietniu pewnie wyjdzie z jakimś wyrokiem w zawiasach albo z zakazem korzystania z internetu. Sama odsiadka, szczególnie że taka przyjazna i delikatna, nie to co u Nawalnego, któremu dobijają zdrowie. Może nawet troszkę pomoże mu w ewentualnej karierze politycznej w przyszłości, o ile pociągnie dłużej niż bunkierny geostratek. Dominik Kania Czy Girkin wie o tym kanale? Nikt o nim nie wspominał, ani w żaden sposób nie sugerował, że słuchają go w Polsce. Więc z dość dużą dozą pewności odpowiem, że nie, nie wie. On musiałby wpisać Girkin łacińskimi literami, żeby w ogóle się pojawiła w wyszukiwarce. A jego pewnie bardziej interesuje, co o nim mówią Ukraińcy albo rosyjscy youtuberzy, którzy również z lubością ciągle o nim piszą i wspominają. GP Mars pyta: Jak i kiedy trafiłaś pierwszy raz na Girkina? O Girkinie wiedziałam od dawna, ale traktowałam go z odrazą, uważając, że jest terrorystą i zwyczajnie nie warto go słuchać. A potem zrobił swoje wiekopomne wystąpienie z Kwaczkowem na 50 dni szpec operacji, i jeden z widzów zaproponował, żebym się nim zajęła, bo ma nietuzinkowe poglądy na rzeczywistość. No i rzeczywiście, wyszło z nim całkiem spoko i teraz jest wujkiem ogórkinem, którego traktuje z dużą dozą ironii, wiedząc, że jedyne czego on nie trawi i czego się boi, to nieotwartego ataku i litanii zarzutów pod swoim adresem, a zwyczajnie nie traktowanie go na poważnie. Z dystansem. To go najbardziej boli, co nieraz demonstrował, kiedy inni wojenni blogerzy czy tam jakieś tam inne postacie go wyśmiewały. GMK wspomina, że pan diament prowadzi statystykę długości ubierania tej czy innej korczugi warmiańskiej. Czy możemy zrobić podobną odnośnie zbroi ogórkina? Ugółem jest to teraz bardzo łatwe, ponieważ już od ponad 110 dni na wszystkich rozprawach. Pojawia się w pseudowojskowej kolczudze koloru zielonego kaki. Na potrzeby statystyki nazwiemy ją koszulą sztumową. Hehe. <laughs> Hajpek Kowalski pyta na jakich kanałach udziela się piwniczny dziad? Udziela się na kanale Strelkowi, a jego ehem, botoksowa żona prowadzi również kanał i podkreśnik Strelkow podkreśnik 2023. I nie mówcie mi, że jedna wredna baba atakuje swoją rówieśniczkę. Powiecie, że mam rację. Kamil pyta, gdyby turbopatriota Patriota góraszek miał konkretną siłę sprawczą, czy wojna przebiegałaby diametralnie inaczej, czy tylko nieco inaczej? Nie jestem do końca pewna co do jego talentów dowódczych, szczególnie że nie ma formalnego wykształcenia w tym zakresie. Ale jeśli relacje o tragicznym dowodzeniu są prawdą, możliwe, że nawet taki zapaleniec zdziałałby tam więcej. No, i pewnie pilnowałby, żeby nie kradli. On na pewno domagałby się zniszczenia każdej elektrowni, przepompowni, gazowni czy wodociągów, na pewno zrównałby port w Odessie z Ziemią. Bardzo prawdopodobne, że próbowałby regularnie niszczyć jakieś kluczowe mosty i tak Ale wcale nie jest powiedziane, że skończyłoby się to tak, jak on tego chce. Mam wrażenie, że Ukraina nadal ma prąd i wodę, bo jest jakaś ważna umowa. Bo to nie tak, że nie da się tego zniszczyć w realiach, kiedy nawet te śmieszne szachedy w elgeranie są zestrzeliwane w 60% i sporo przedziera się przez ukraińską obronę przeciwlotniczą. Mówiąc krótko, on miałby bardzo dużo sił i chęci, i na swoim odcinku pewnie wyciskałby maksimum możliwości. Ale niekoniecznie reszta uznawałaby to za konieczne. Kto wie, może też celowo nie wysyłaliby mu pocisków czy coś. A rozszerzając pytanie na dekadę, gdyby Gierkinaszek był u władzy w 2014, to pewnie z marszu parłby aż do Kijowa. I pamiętając ówczesną rozsypkę Ukraińców, możliwe, że dość szybko dopiąłby swego. Lord Blatt pyta: Czy pojawi się materiał opisujący całą działalność Gierkina w polityce, tzw. DNR? Niestety byłby to bardzo krótki materiał, ponieważ jego działalność na stanowisku ministra obrony trwała zaledwie kilka miesięcy i została brutalnie przerwana rozkazem z góry. No i jeszcze zaliczył klęskę wojskową pod Słowiańskiem. Na pewno jeszcze coś tam się pojawi związanego z tą postacią, ale pewnie nie w kontekście tak zwanego DNR. Maciej M. pyta: Jakie plany na rozwój kanału? Jak widać, więcej podcastów, więcej tematów społecznych. Tłumaczenie filmów dokumentalnych i tłumaczenie co ciekawszych postaci, które mają coś ciekawego do powiedzenia. No i nowe formaty co zacznie się niedługo. Pytanie: Skąd zainteresowanie akurat Girkinem? Widz polecił, a wy tłumnie go oglądacie. Jak mówiłam, ja tą postacią gardziłam i do 2022 celowo miałam co ma do powiedzenia. Byłam równie oburzona co większość ukraińców, kiedy łysy dziennikarz Gordon zrobił z nim wywiad. No ale nie można przechodzić obojętnie koło wroga ideologicznego, kiedy ten w szalej w rozpaczy szkaluje faniernego marszałka. Pytanie: o co by pani go zapytała, gdyby była możliwość rozmowy twarzą w twarz? Czy było warto? I żeby nie ściemniał, że on naprawdę sądził, że tak skorumpowane i przegniłe państwo jak Rosja byłoby w stanie zrobić z Donbasu witrynę ruskiego miru, która wyglądałaby lepiej niż to, co jest tam teraz. Bo wiecie, widziałam jak raz go ktoś tak przyszpilił, i on właśnie takimi tekstami, że wcale nie było wiadomo. Mogło się potoczyć w każdą stronę. Warto było spróbować, mając nadzieję. Tłumaczył fiasko całego eksperymentu, którego był inicjatorem. Jasne jest teraz, że Donbas miał odebrać Ukrainie kawał gospodarki i ciągle ją destabilizować. Żeby ta czasem nie zaczęła się w miarę rozwijać po obraniu zachodniej ścieżki rozwoju. A ten tutaj udaje, że on serio myślał, że idzie wyzwalać jakieś tereny w ramach XIX-wiecznej geopolityki. Po prostu dopisuje wyższą, chwalebną ideologię do swojego bandytyzmu. Choć mimo wszystko turbopatriotyzm to choroba kliniczna, i kto wie, może on nawet myślał, że wyzwala tereny ruskiego Miru, które zaraz przyłączy się do Rosji. Jednym słowem, to nie byłoby pytanie, a zażarta agresywna dyskusja. Mariusz M pyta: Czy znasz losy Girkina podczas konfliktu bałkańskiego? Ach, jak bardzo dobrze, że odpowiadam na to pytanie w listopadzie. Ponieważ akurat jego żona zaczęła teraz powoli wrzucać jego wspomnienia z Bałkanów. Jeśli was to interesuje, to zrobię podcast, jak już dowrzucę do końca wszystkie fragmenty. Chyba będzie to dość obszerna i w miarę szczegółowa opowieść. Michał K. pyta. Dlaczego turbopatrioci tak rzadko korzystają z argumentu o dzieciach wierchuszki, pławiących się w luksusach na tym rzekomo zgniłym zachodzie? Dzieci płowiące się w luksusie to mimo wszystko z ich perspektywy naprawdę małe piwo w porównaniu do na przykład milionów Uzbeków i Kirgizów, którzy przyjeżdżają do Rosji do pracy. Albo losy Doniecka, który stał się przygniłym, spróchniałym prowincjonalnym miasteczkiem, choć jeszcze w 2012 był wspaniałą metropolią, w której był nowy stadion i lotnisko. Jakaś córka Ławrowa to naprawdę drobnica w porównaniu do takich zarzutów. Tomasz Piotrowski pyta: Co wielki mobilizator Girkin miał do powiedzenia na sytuację, która miała miejsce w Białogorodzie. On to oceniał jako zwyczajną dywersję siłami zdrajców Rosji, w celu robienia PR-u i ściągnięcia w ten obszar ograniczonych rosyjskich rezerw i sprzętu, które niewątpliwie przydałyby się na innych odcinkach frontu. I z reguły chwalił rosyjskie siły, które tam walczyły, szczególnie pochwalił lotnictwo, i które w jego opinii zrobiło robotę. Artur Olech pyta: Czy mówiąc o Gierkinie mieszkającym w Holandii, miała pani na myśli uwięzienie go za zestrzelenie samolotu MA z Niderlandczykami na pokładzie? Chodziło mi o wysłanie go do Holandii w celu postawienia przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym za cały wachlarz zarzutów oczywiście z MH17 na czele. Gulliver 456 pyta. Jakiego rodzaju materiały tłumaczy ci się najchętniej i dlaczego są to piwniczne monologi wujka Ogórkina? Po takiej ilości przetłumaczonych materiałów, tłumaczenie go nie sprawia mi żadnego wysiłku, ale te 70-100 tysięcy wyświetleń zawsze bardzo mocno cieszy. Pytanie: Czy masz może teorię na to, że mimo że jest zbrodniarzem, człowiek odczuwa do niego jakiś mroczny rodzaj sympatii? A to wynika z faktu, że on naprawdę nie jest jakiś głupi w sensie inteligencji i oczytania. ma dużo ciekawych zainteresowań, duży bagaż doświadczeń, całkiem obszerną wiedzę. Tyle, że można go przyrównać do jakiegoś super nowoczesnego komputera z najnowszym, najdroższym układem graficznym i procesorem, który pociągnie nawet Crysisa w wysokich detalach, ale który jest zapchany wszelkiej maści bloatwarem, który wydatnie spowalnia jego możliwości. Taki i ten, z mózgiem pełnym kremówek o jakichś XIX-wiecznych ideach ruskiego miru, syndromem postimperialnym i najbardziej wyrazistym poczuciem zaszczepionej krzywdy i żalu wobec Zachodu i przysłowiowych liberałów, jakie widziałam. Rest of my life pyta Nie boisz się, że Gierkin niewątpliwie oglądający te programy wpadnie w syndrom sztokholmski i się w tobie zakocha? Nie. Bo na szczęście za dużo zainwestował w medycynę estetyczną swojej turbożony, aby ta spełniała jego wymogi, żeby teraz ją zostawić dla innej. Wierzę, że zadziała tutaj tak zwane sunk cost fallacy. No i poza tym, taki zimny, narcyzowaty i podejrzliwy drań pewnie ma w głowie zbyt duży beton, żeby mieć syndrom sztokholmski. Lenin udowodnił, że nawet kucharki mogą zarządzać państwem. Stalin udowodnił, że państwem może zarządzać jedna osoba. Chruszczow udowodnił, że państwem może zarządzać Dureń. A Breżniew udowodnił, że państwem w ogóle można nie zarządzać. cel D. Czy mówisz po rosyjsku? Czy tłumaczysz sama teksty źródłowe, czy całość też opracowujesz w swoim własnym czasie? Mówić mówię, ale akcent jest i to mocny, bo zwyczajnie za mało korzystam z języka w formie mówionej. Materiały sama wyszukuję albo podrzucają mi szanowni widzowie. Dobrym przykładem jest materiał z Grotem. Podrzucił mi go grupowicz z Obrony Pro. Eee, samodzielnie wszystko tłumaczę, ponieważ jest to szybsze niż wklejanie do translatora, a potem ślęczenie nad poprawianiem form, kontekstu i znaczeń. Z reguły na początku robię tłumaczenie, a już na koniec moje komentarze, wstępy i zakończenia. Od napisania tego komentarza minęło już chyba z trzy miesiące, ale mam nadzieję, że nadal się podoba i zaglądasz na kanał. Bartek Kowalski pyta: Czy myślałeś kiedykolwiek, aby wejść w interakcję z bohaterami swoich materiałów? Fajne pytanie. Wielokrotnie była o tym mowa, szczególnie kiedy potężny mobilizator siedział jeszcze przed kamerą, a nie byczył się i tuczył za państwowe pieniążki w Lefortowo. On w czasie streamów na YouTube dostawał setki pytań. Na dodatek Maksym Kałasznikow ostro je selekcjonował, więc raczej nie przebiłabym się. Szczególnie, że zadałabym jakieś podłe i wredne pytanie pokroju, czy zdaję sobie sprawę, że jest idiotą żyjącym w XIX wieku, do którego po dziś dzień nie dotarło, że najważniejszy jest kapitał ludzki, a nie kilometry kwadratowe. Może kiedyś, w Gadze. Choć wtedy jako pierwsze zadałabym bardzo proste pytanie: Czy było warto? Pytanie. Jest jakiś najlepszy sposób oprócz Patronite na wyrażenie podziękowań za Twoją pracę w formie pieniężnej. Bardzo dobre pytanie, bo ja bardzo lubię pieniądze, choć udaję, że nie jestem pazerna. Wszak ostatni raz prosiłam Was o wsparcie bodajże w marcu. Wydaje mi się, że najlepsze i najwygodniejsze jest Bajkofi, ponieważ można zapłacić blikiem i nie trzeba podawać większości danych. Dlatego otrzymuję pieniądze na przykład od Babiagi albo od Łukasza z Chicago. Doszedł im ostatnio też Apple Pay i Google Pay? Więc zachęcam. Jako, że jest to QA, mogę sobie troszeczkę popajacować i luźniej to poprowadzić. Mówię po raz pierwszy, ale nie ostatni. Dajcie mi pieniądze, bom potrzebująca. Hehehe. <gry> Bestia 3. Czy planujesz występy gościnne na innych kanałach? Bardzo dobre pytanie i otrzymuję dużą ilość propozycji od szanownych współyoutuberów. Niestety. Obecnie nie planuję udzielać wywiadów, a wynika to nie z mojego braku otwartości, a zwyczajnie ze strachu. Ja taka pyskata i pewna siebie jestem, kiedy mogę po 20 razy nagrać jedną kwestię. Postać mnie przed drugą osobą, a cięć i powtórzeń będzie więcej niż samego materiału. A stream na żywo zakończy się pewnie odpływem widzów z kanału nieszczęśnika, który mnie zaprosi. Tak bardzo będzie to słabe, nudne, pełne potknięć i jąkania się. Ogólnie 0 na 10 i nie ukrywam, jest mi z tego powodu bardzo wstyd, ale taka jest prawda. Po prostu się boję. Bigshu, czy w jakikolwiek sposób modyfikujesz swój głos? Pytanie od jednego z moich pierwszych patronów, który zawsze mnie bardzo mocno wspiera, za co jestem mu bardzo, ale to bardzo wdzięczna. Nagranie lecili do Audacity, gdzie redukuje szum, a następnie do Ophonic, który przeprowadza dalszą obróbkę. Bez żadnej obróbki, na surowo, Mój głos brzmi tak. A tak właśnie brzmi mój głos, jeśli nie nagram go osobno. Jak pewnie sami słyszycie, dźwięki i akustyka nie są najlepsze. Borowik pyta: Czy ktoś panią poznał po głosie na przykład w sklepie? Nie z rodziny tylko z kanału. Tak nawiasem, to większość mojej rodziny nie ma pojęcia, czym się zajmuje po godzinach. Na szczęście nie zdarzyło mi się to i mam nadzieję, że się nie wydarzy. A jak się wydarzy, to naturalnie powiem, Andro, co? Ja nic nie wiem. <laughs> A potem jak w tej paście ucieknę do lasu. Bruno Szumski. Co po wojnie? Jaka tematyka, filozofia czy polityka? Stety, niestety temat wojny, jak i sołowiowej propagandy już się zmęczył. I widać to po wyświetleniach. Szczególnie, że zamknęli Ogórkina. Ale ostatnie tłumaczenia z nim w roli głównej z trudem przebijały 70 tysięcy, podczas gdy w listopadzie czy grudniu z łatwością przebijał 100-110 tysięcy. I w żadnym razie nie winię moich szanownych widzów. Dlatego też, jak pewnie zauważyliście, zaczęłam robić podcasty o erotycyjskim społeczeństwie i próbuję również poszerzyć zakres tematów. Z tyłu głowy mam również nowy format, który robocza nazwałam cycem na testowirona. Gdzie będę pokazywać się tak jak teraz, nie zawsze z dekoltem, i w bardziej zwięzłej formie 5-10 minut będę opowiadać o jakiejś ciekawej kwestii czy historii, żeby wrzucać to raz na tydzień. Taki format ciekawostek w lekkiej i przyjemnej formie. Dajcie znać, jeśli coś takiego może Was zainteresować, i może niedługo zrobię coś na próbę. A tak ogólnie to pewnie nadal społeczeństwo, propaganda, szczególnie jeśli mówią o Polsce. Tłumaczenia filmów dokumentalnych, zacznę również opracowywać wspomnienia weteranów. Dużo tego jest i raczej będę robić to, co robiłam. Dzielić się z Wami tym, co mnie samo zainteresowało. Co oczywiście nie zawsze jest sukcesem, bo w większości nie interesują cyferki. Cezary Gnat pyta, czy Mistrz i Małgorzata to powieść antyreligijna? A to jest ciekawe. Przerabialiśmy Mistrza i Małgorzatę w liceum, ale ogólnie cała Polska nie do końca rozumie, jaki jest sens tej książki, bo paru jakichś nuziarzy z men napisało klucz, w których trzeba się wstrzelić. Nie, nie jest to powieść antyreligijna. W Polsce wtłukuje nam się do głowy jakieś gnioty o tym, że ta książka mówi, że nie istnieje dobro bez zła, a tylko wierność ideałom pozwala na osiągnięcie szczęścia. Bla, bla, bla. Nic z tych rzeczy. Jest w Rosji taki pan, znany jako Dmitri Bykow. Jest to pisarz, krytyk literacki i ekspert w dziedzinie rosyjskiej literatury. Obecnie wykłada na Cornell University, więc jeśli zaprosiła go instytucja spod szyldu Ligi Bluszczowej, to mówimy o absolutnej ekstraklasie. Najprościej Bykowa można scharakteryzować jako profesora miotka rosyjskiej literatury. I pan Bykow powiedział, że po pierwsze... Nienawidzi Mistrza i Małgorzaty, z czym po części się zgadzam, bo nie rozumiem, dlaczego to dzieło jest uznawane za jedną z najlepszych opowieści w ogóle. A wracając do sedna, Bykow powiedział, że książka ta miała wyłącznie jednego, jedynego adresata i w ogóle nie była pisana dla mas. Błuchakow pisał ją, uwaga, dla Stalina. Stąd też fragmenty o lataniu nago nad Moskwą. Które były celowo napisane, żeby nieduczonemu Gęsekowi przyjemnie się czytało. Słowa nie moje, a bykowa. A samo przesłanie książki jest następujące. Jesteś carem i rządź nami, i rób co uważasz za słuszne, ale ten, od ludzi sztuki, to się odwal i daj nam pisać w spokoju. A my w zamian będziemy ciebie wspierać. Tak to widzi Bykow, który podkreśla, że Buchakow był nieuleczalnym monarchistą. I szanował majestat Stalina, ale jednocześnie chciał go przekonać, że wszelkiej maści pisarze nie są jego wrogiem i naprawdę nie trzeba ich represjonować na skalę przemysłową. Podkreślam, tak to widzi Bykow, który coś o rosyjskiej literaturze chyba wie. Dlatego polecam wszystkim, jeśli macie przeczytać tę książkę, wyobraźcie sobie, że siedzicie na Kremlu, macie gęstego wąsa i na nazwisko Dżugaszwili. Wtedy rzeczywiście książka jest całkiem ciekawa bo zaczynacie dostrzegać, że jest to w pewnym sensie list otwarty skierowany do Was. Dalsze pytanie. Czy Ty Polka? Czy Ty katoliczka? Czy <laughs> jesteś? Ostatnim <laughs> Polski jestem oczywiście. Pytanie. Gdy wojna zakończy się zwycięstwem Ukraińców, co mają robić z rosyjskimi obywatelami? To jest bardzo trudne. Ukraińcy sami nie wiedzą. Szczególnie, że mają jeszcze większy problem... Rosyjskich obywateli, którymi masowo przez te 9 lat zasiedlano Krym, wycieśniając całą Rosję, Albo Donbas, gdzie propaganda, jak i niestety własne doświadczenia pokroju zabłąkanego pocisku, który walnął w dach ich domu, nastawiły jakiś odsetek przeciwko Ukrainie. A co dopiero prorosyjscy obywatele? Szczerze, nic nie powinni z nimi zrobić. Niech się zajmą budowaniem w końcu normalnego, nieskorumpowanego państwa. Które nie odbiera ludziom godności, a rusofilia sama wyparuje. Prorosyjskość wynika z reguły z wiary, że pod Rosją żyłoby się lepiej. Pobudki czysto racjonalne i egoistyczne. Jeśli Ukraina zdoła w końcu zacząć doganiać Europę, to ten argument straci rację bytu i w gruncie rzeczy sprawa rozejdzie się po kościach. Jest to mocne uproszczenie, ale rosyjscy Łotysze czy Estończycy, którzy otrzymali obywatelstwa i zdali testy językowe. Kurczowo trzymają się swoich europejskich obywatelstw i nie zamierzają wracać do Rosji. Kolejne pytanie. Czy nie chciałaby pani nagrać film z przepisem na coś dobrego? Jeśli będziecie grzeczni, jej obejrzycie i nadrobicie zaległości z moimi innymi filmami, szczególnie te z października i listopada, które nawet 40 tysięcy wyświetleń nie osiągnęły, to niedługo nauczę was robić mazurka. Pytanie czwarte. Czy jest grzeszna? Czy wyspowiadałaby się u księdza Michała Woźnickiego SDB? Oj, ależbym się wybrała do księdza nie pana, zobaczyć jego sektę czcigodnych i posłuchać jego hejterskich <m> mszy. Pytanie od szanownego Chonada związane z tłumaczeniem materiałów na angielski. W sumie nawet nie wiem. Niby można, czemu nie, ale wiem, że w gruncie rzeczy mało kogo na zachodzie grzeje już temat wojny jeśli nie jest podany w formie kilkuminutowego tiktoka przedstawiającego jakąś mocno kontrowersyjną sytuację. Na dodatek prawdopodobnie chodziło o tłumaczenie piwnicznych debat o Górkina, ale z tymi obecnie jest posucha. Ale w sumie by można, czemu nie? Jak coś, to mój e-mail jest w zakładce kanału. Miło mi również, że piszesz, że szlifujesz swój język za pomocą tych materiałów. Bardzo mnie to cieszy, bo była to poboczna motywacja na taki, a nie inny format. Miałam nadzieję, że lingwiści będą mnie polecać jako źródło nauki rosyjskiego w oparciu o materiały z napisami i szerokie wykorzystanie mowy potocznej przez moich bohaterów niebożych. Dalej, Mobile, dalej pyta: Czy miałaś jakąkolwiek styczność z klubem Mronina albo IPN Przystanek Historia? Kojarzę, ale nigdy nie sprawdzam treści. No, może trzeba sprawdzić. Pytanie: Czy odezwali się już do ciebie nasi koledzy ze służb? Pff. Komu potrzebna jest jakaś wredna baba z piskliwym głosem, która opanowała rosyjski w stopniu zadowalającym? Takich masz na pęczki, a moje zasięgi są słabiutkie mimo wszystko. Co do postskryptu, co prawda poprawda prawda, staram się odnaleźć na nowo i wprowadzić troszeczkę świeżości. Damian Frączak pyta. Czy mogłabyś się częściej podejmować tłumaczeń Skabiejewej? Niestety, z wieczorekami od skabijewej jest ten problem, że są ciągle blokowane z powodu... Utworzonych ręcznie roszczeń. Zwyczajnie nie jestem w stanie opracowywać materiałów od niej, i to samo z konkurencyjnymi programami z kanału pierwszego czy NTV. Wykrywają i blokują. Niestety w tych przypadkach prawo statu nie działa. Daniel Łapiński pyta, czy mogłabyś czasem tłumaczyć też propagandę ukraińską, na przykład Arestowicza. Ukraińska propaganda jest niestety albo nudna, na przykład w wykonaniu arestowicza, którego sporo ludzi obecnie puszcza po to, żeby zasnąć, bo mówi tym swoim monotonnym, donośnym szeptem, albo jest bardzo siermiężna. Na początek Ukraina poszła drogą PR-u zamiast propagandy, skromnie dzieląc się swoimi sukcesami, dzięki czemu cała Europa cieszyła się razem z nimi. To już się skończyło, temat spowszedniał. Jej obecnie ukraińskie media obracają trzema, czterema ekspertami, którzy dzień w dzień mówią, jak to Rosja została zdeptana, zmiażdżona i pobita, a sz zajęły kolejną wioskę. Nic ciekawego. Ciekawe są wspomnienia weteranów i możliwe, że tym się zajmę w przyszłości. Chcę również dodać, że praktycznie każdy temat ukraiński, jaki robię na tym kanale, nawet jeśli by się wydawało, że jest to ciekawy dokument, jest absolutnym niewypałem. Mam wrażenie, że ogólnie mojej rzeszy widzów temat ukraiński przejać się aż do mdłości. Dariusz Franczek. Kiedy będzie drugi kanał lub osobne filmy, w których Girkin będzie z lektorem? Szanowny panie Dariuszu, teraz ma pan niestety sporo czasu na nadrobienie. Jeśli piwniszek jeszcze kiedyś wróci, może wrócimy do tematu. Jeden lektor znany na YouTube jako wersoskoczek oferował się do pomocy w tym zakresie. I tutaj temat zatrzymał się z mojej winy, ponieważ nie miałam czasu nawet o tym myśleć. Może w przyszłości, jeśli mobilizatorowi pozwolą odpalać streamy, trzeba będzie się zastanowić. Ale nawet jeśli, raczej wersje lektorskie pojawiałyby się z wyraźnym opóźnieniem w stosunku do napisów. Ernest pyta: Co najbardziej lubisz tworzyć na YouTubie? Bardzo lubię podcasty, ponieważ nie ma z nimi aż tyle roboty. A także nigdy nie będzie żadnych problemów z potencjalnymi ograniczeniami czy roszczeniami. Z drugiej strony opracowywanie debat sprawiało mi satysfakcję, ale to było niewyobrażalnie czasochłonne zajęcie. A co do zadowolenia, szczerze mówiąc, wszystko mi się już zlewa. Tak między nami zawsze bardzo mnie cieszą materiały, które przebiją magiczną barierę 100 tysięcy wyświetleń. Taka bariera psychologiczna, mam wtedy poczucie, że zrobiłam coś dobrze w swoim nędznym życiu. Jak tak myślę, to podcast z reakcją skomorochowa na zbrojenia Polski. Bardzo fajnie mi wyszedł. Wszystko na temat, zwięźle i konkretnie. W porządku miniaturka i w ogóle. W sumie również byłam bardzo zadowolona ze Skabiejewej, mówiącej o Lechu Wałęsie. Technicznie tak sobie, ale sama treść była złota. Wszystkie media poruszyły ten temat, a i sam Leszkę zareagował na Facebooku. Ogórkiny zawsze przynosiły mi satysfakcję, ale niestety obfitowały w literówki rusycyzmy. Może jeszcze pierwszy niewzorow. Długo dobierałam fragmenty i zwlekałam z ich tłumaczeniem, bo bałam się, że nie trafię w gustę i nastrój widzów, przez co nie będzie zainteresowania i postać przejdzie bokiem. Wtedy na szczęście się udało. Ogólnie bardzo mnie cieszy, kiedy zrobię coś, co trafi w gusta widzów i nabija powyżej 100 tysięcy wyświetleń. Niestety, nie zawsze co robię podoba się widzom i trochę mnie to boli, bo zawsze staram się dobrać no, coś ciekawego. Hal9000 pyta, czy we wrześniu 2022 przybywałaś na jachcie o nazwie Andromeda? Ja nic nie wiem, ale jeszcze jedno takie pytanie przyrzekam, miłośnicy średniowiecznych szpikulców zrobią tak, że będziesz się ich bał jak ognia. Szpikulców w sensie. Hewelius Poland, czy będziesz mieć kasus hetoa? O, już zaczynasz. Widzicie jak mnie prowokuje? Ja normalnie wypowiadam się ugółem. Jeden filmikasa? kasa? Nie ma takiego czegoś. Dobra, widzicie, to takie krótkie Q&A będzie. Muszę odpocząć w jakiś sposób. Jerzy Kos. Z jakich źródeł korzystasz? Kanał Gierkina na Telegramie, Obserwator Wojenny, Niezależny Obserwator Wojskowy, Smotrim.ru, a także przez to, że czasem przeglądam Ukrynet i Runet, YouTube podrzuca mi czasem propozycje. No i Zwiezda TV. Jakżeż bez niej. No i od czasu do czasu szanowni użytkownicy coś mi podrzucą. Kawciok. A co to za miniaturka Breżniewa w prawym, dolnym na koniec? To też, żeby popyrgać algorytmy rozru i rozruszać społeczność. O, jak szanuję. Pierwszy widz, który zwrócił na nią uwagę i wyczaił, że to Leonid Illich w Rejbanach i wakacyjnej stylówce. Miniaturka jest maleńka, więc dodatkowe punkty za poziom trudności. Ogólnie plan był w 2021 taki, że ten kanał miał w ciągu roku nabić tysiąc subskrybentów i opowiadać Wam o historii ZSRR i takich tam ciekawostkach. Dlatego Bireżniew był na miejscu. To się fachowo nazywa znak wodny, i u mnie jest ustawione, żeby pokazywał się na końcu, aby zasubskrybować. Z ręką na sercu już dawno temu o nim zapomniałam. Dziękuję za zwrócenie uwagi. Krzysztof Lesiński. Trochę zaskakujące, bo na początku zamieszczałaś swe nagrania pod imieniem i nazwiskiem na Facebooku, wiesz, kogo. Miałaś z tego powodu jakieś nieprzyjemności, które skłoniły cię do zmiany. Chodzi o pana Sykulskiego? Eee, owszem, w 2021 i na początku 2022 zamieszczałam swoje materiały również na jego grupach. W ramach promowania się i zyskania tych dodatkowych 15 wyświetleń, które na początku YouTubeowej przygody są no, bardzo cenne. Byłam tam bardzo ciepło przyjęta, nawet pan doktor dawał mi lajki. Wtedy jeszcze był szanownym panem doktorem, który czasem obalał mity związane z Rosją po kroju przejmowania Syberii przez Chiny. Nigdy nikt mi tam nie powiedział złego słowa, po prostu w pewnym momencie doszłam do wniosku, że moje materiały mogą tam nie pasować, a nie chciałam nikogo odrażnić. Krzysztof Przewierski Czy jest kanał do komunikacji, na przykład konto na Twitterze? Chodzi mi po głowie zrobienie jakiegoś konta na jakimś X-ie czy innym Discordzie, żeby wrzucać tam regularnie memy wyśmiewające Rosję. Ale na chwilę obecną, zwyczajnie nie mam na takie rzeczy czasu. O czym może świadczyć chociażby opóźnienie, z jakim robię to QA. Na Twoje pytanie odpowiadam równo o 1.21 w nocy, w przerwach między kolejnymi materiałami. Luc R pyta. Dlaczego zdecydowałaś się na tworzenie tego kanału właśnie o takiej tematyce? Po pierwsze, bardzo dziękuję za obszerny komentarz ze zwięzłymi pytaniami, a kanał początkowo miał być historią ZSRR z naciskiem na jakieś detale pokroju kosmetyków ZSRR albo ciekawostek o problemach dentystycznych Breżniewa. I sam pomysł chodził za mną mniej więcej od 2016, no ale nijak nie mogłam się podjąć tematu. A kiedy się podjęłam tematu, akurat zaczynał się szum o możliwej wojnie, więc dosyć naturalnie przeszłam do spraw bieżących. Szczególnie, że moje pierwsze tłumaczenie sołowiowa z Kedmi, czy krótkie wystąpienie prawosławnego protoreja wywołały duże zainteresowanie. Tak czy inaczej, jeszcze długo szłam do obecnego formatu kanału, popełniając bardzo dużo błędów w międzyczasie. Pytanie: Ile czasu tygodniowo poświęcasz na tworzenie materiałów? Ehm. Jest to moja dodatkowa praca z pełnowymiarowym czasem pracy. Przychodzę z mojej normalnej korporoboty, coś zjem, chwilę odpocznę, no i zasiadam za tłumaczenia i nagrywanie, co trwa z reguły 8-10 godzin na jeden materiał. Czasem trochę mniej, czasem znacznie więcej. Mówiąc krótko, jeśli ktoś widział te głupie artykuły o tym, że przeciętny człowiek marnuje 8 godzin życia po pracy i mógłby podjąć się dodatkowej pracy dorywczej, to niestety tak wyszło, że ja to wziąłem na poważnie. m -stop pyta: Jakieś szanse na tłumaczenie dyskusji rosyjskich think tanków o szerszej strategii Rosji? Niby tłumaczę prasę branżową z czasu do czasu. Można powiedzieć, że to taka namiastka. Czasem teksty z tej prasy przynoszą nam dużo radości. Co do think tanków? Z Rosją obecnie jest ten problem, że to wszystko jest pod kontrolą władzy. Nawet korespondenci wojskowi ostatnio przestali piszczeć o problemach rosyjskiego wojska. Ostatnio dyrektor jednego instytutu e, USA i Kanady, Garbuzow, napisał krytyczny artykuł, za który został wyrzucony z pracy. Więc nikt za bardzo nieobecnie nie podskakuje, a treści są bez polotu. Jeśli ktoś się wyłamuje, jak wspomniany Garbuzow, tłumaczę w całości. Maciej Bogdan Stępień pyta. Rozważałaby Pani robienie zestawów kilku różnych wypowiedzi, wydarzeń w jednym odcinku? Na razie nie. Mimo wszystko preferuję tematycznie jednej postaci i wyczerpująco robić na dany temat. Ale w przyszłości bardzo możliwe, że wszystko ewoluuje właśnie we w tę stronę. Już teraz sobowiała staram się robić nie w formacie półgodzinnych monologów, a wyselekcjonować 10-15 minut najlepszych kąsków. Czasem z kilku materiałów. Maciej Kamiński pyta. Czy jest możliwość publikacji większej ilości materiałów z podkładem głosowym? I fajnie byłoby obejrzeć wiadomości newsowe z kilku źródeł. Co do podkładu głosowego, jest to bardzo dużo dodatkowej pracy. A nie oszukujmy się, wrzeszczący sołowiow czy lamentujący Girkin, albo wbijający się na wyżyny marazmu, kwaczkow, lub oratorstwa, niewzorow, lepiej brzmią w oryginale niż z moim amatorskim podkładem. Ale proszę jednocześnie zauważyć, że obecnie Zubarewicz i inne takie postacie, które mówią monotonnie, przestałam tłumaczyć, a zaczęłam podkaszczyć. Więc można powiedzieć, że w ograniczonym stopniu wyszłam naprzeciw. Hehe. He. Co do syntezy, to owszem, ostatnio udało mi się zrobić coś takiego w związku z Paradą Wojskową w Warszawie. Jeśli będą inne doniosłe wydarzenia tego typu, będę częściej robić materiały w takim stylu. Maciej Sobociński pyta. Może warto przetłumaczyć wywiad z Milczakowem. Szanowny Panie Macieju, Aj, Milczakow to dopiero kawał nie powiem czego. Jest zadeklarowanym nazistą, twórcą ugrupowania Rusic i otwarcie przyznawał się do mordów. Jego koleżka, Jan Pietrowski, został teraz dorwany w Finlandii na prośbę Ukrainy. Pietrowski w rozmowie z Milczakowem chwalił się, że zamordował sześciu ukraińskich jeńców w 2015. Więc Ukraina chce go sądzić. Milczakow został ranny pod Harkowem w 2022, a samo ugrupowanie zdjęto z frontu po aresztowaniu Pietrowskiego. Rosja teoretycznie mogłaby się ubiegać o deportację Pietrowskiego do Rosji, ponieważ zatrzymano go w Finlandii za złamanie warunków przebywania na wizie Schengen i początkowo umieszczono go w ośrodku dla nielegalnych migrantów. Co ciekawe, typ miał zakaz wjazdu do Schengen, więc zmienił imię i nazwisko i wjechał do Finlandii jako członek rodziny. Jego żona otrzymała pozwolenie, żeby się tam uczyć. Zatrzymali go na lotnisku w Helsinkach, kiedy chciał sobie polecieć do Nicei. Aha, ponieważ te pajace wspierały Prigożyna, Kreml nie kiwnął palcem i w żaden sposób nie zareagował na fakt, że Pietrowskiego chcą Ukraińcy. Może kiedyś zrobię ten materiał? Warto dodać, że prowadzący wywiad umarł w 2021. Marcin P., czy odnotowałeś kiedykolwiek ofensywne zachowania użytkowników, co do których można zakładać, że są trollami? Oj nie, trollowanie u mnie na kanale jest raczej prymitywne, czasem śmieszne, a czasem zwyczajnie żałosne. Wszystkie poważne trole, których jeszcze nie zwolniono po wypadnięciu z okna samolotu Prigożyna, siedzą przeważnie pod materiałami jakichś brukowców, które teraz założyły sobie konta na YouTubie i klikbajtami nabijają duże wyświetlenia. Zauważyłam, że trolle z reguły aktywizują się do działania, kiedy materiał przebija 200 tysięcy wyświetleń i wtedy następuje konkretna ofensywa. A jako, że rzadko kiedy tyle osiągają moje materiały, trolli jest mimo wszystko jak na lekarstwo. Aha, przeciętny opłacany troll nigdy nie odpowiada na komentarze, jakie pojawiają się pod jego tekstami. Jeśli odpowiadacie jakiemuś trollowi, a ten wam odpisuje, to jest to jakiś ideowy osobnik, który prawdopodobnie robi to za darmo. Płatnym trolom płacą za komentarze, a nie za dyskusję. Mateusz Borkowski. No, witam, witam Starą Gwardię. Wbrew pozorom, rzadko kiedy udaje się utrzymać widzów, którzy są z kanałem od początku, więc bardzo doceniam, że jesteś. Skąd pomysł na kanał? To już odpowiadałam, ale tak pokrótce. Trochę mi się nie podobało, że w polskich mediach słyszałam o pewnych rosyjskich wydarzeniach jakieś powierzchowne tezy. A podczas gdy w Rosji były media, które bardzo rzetelnie tłumaczyły wszystkie niuanse. Pytanie: skąd pomysł na Andromedę, a nie na przykład na Atenę? To miała być taka nazwa własna, która nie szufladkowałaby kanału. Coś, co byłoby dość unikalne, ale jednocześnie wydawało się znajome i ogólne, a jednocześnie bardziej osobiste, żeby ludzie mogli powiedzieć, że widzieli u Andromedy to i to. A nie, że na kanale Historia ZSRR w 10 minut pod wezwaniem Leonida i Licza Breżniewa widzieli jakiś materiał. Michał Brzozowiec. Jako przedstawiciel lokalnego koła miłośników Andromedy Okręg Londyn zadaję więcej niż jedno pytanie. Pozdrawiam w takim razie cały londyjski oddział LKMA? Nie wiedziałam, jest mi bardzo miło. Hehehe. <laughs> pytanie. Skąd taka dobra znajomość rosyjskiego i ocena sytuacji w Rosji? Uczynię się całe życie, jak mówił Krzysztof Kononowicz, od maleńkości. On nie pił od maleńkości, ja się uczyłam rosyjskiego. Co do sytuacji mentalnej, ja te artykuły i filmiki, którymi się z wami teraz dzielę, oglądałam i czytałam od 2013 z narastającą intensywnością i częstotliwością. Po takim czasie zwyczajnie zaczynacie czuć ten naród, ponieważ ciągle obracacie się w środowisku ich problemów. To samo w sobie było dla mnie bardzo pożyteczne, bo dzięki temu mogłam docenić otaczającą mnie rzeczywistość. Dla mnie czytanie o ich problemach było troszkę takim czytaniem powieści fantazy. Tak, bardzo inne są tam realia i problemy. Gdzie wyrobiłaś swój sarkazm? Sarkazm? Ja po prostu taka wredna jestem, bo się nie wysypiam. Pytanie. Czy jako prezes Stowarzyszenia z Londyńskiego Oddziału Twoich Słuchaczy dodajemy ci skrzydeł do dalszej pracy? I czy powinny powstawać oddziały wojewódzkie? Wszyscy widzowie bardzo dodają mi skrzydeł, a ci, którym podoba się ogół mojej pracy, a nie tylko pojedyncze materiały, w szczególności. Co do organizacji struktur, to tak, ale tylko w formie związku wyznaniowego. Zbierzemy tysiąc członków, zarejestrujemy się w USA, napiszemy sobie jakieś poważne tytuły religijne i już nigdy więcej nie będziemy musieli płacić podatków. Przyjemne spożyteczne. Pytanie. Czy myślisz o stworzeniu współistniejącego kanału tylko w realiach absurdu polskiej polityki? Na to niestety nie mam ani czasu, ani zdrowia. Michał Leśniewski. Może znalazłaby pani czas na tych blogerów typu Kotmurs i tym podobni. Akurat teraz niestety oni wszyscy bardzo spotulnieli i ucichli. Turbopatrioci oberwali sądownie, a Zwojenkory, jak ich nazywają... A nagle przestali dostrzegać problemy i wszędzie same pobiedy. Albo nic nieznaczące przegrupowanie na lepsze pozycje. Murs jako jedyny coś tam jeszcze krytykuje, ale robi to w formie krótkich postów, więc troszeczkę nie to, co ja robię. Mr. Oksenti pyta. Czy kiedy inne poważne kanały nazywają obywatela gierkina ogórkinem, czujesz zażenowanie czy satysfakcję? Jemu ja nadałam, jak to on sam mawia, kilka ksywek operacyjnych, Żebyście w czasie streszczeń nie musieli słuchać, że Gilkin poszedł do sklepu. Gilkin kupił masło i wódeczkę. Gilkin wrócił do domu i włączył telewizor, po czym Gilkin obudził się z pięknego snu i zdał sobie sprawę, że leży na pryczy w lifortowo. Dlatego pojawiły się i Igory Iwanowicze i Wołodowicze, ogórkiny, potężne mobilizatory i piwniczaki. Ale proszę zauważyć, że nigdy nie korzystam z formy Strielkow. Nie chcę mu dać tej satysfakcji, że ktoś go nazywa dokładnie tak, jak on sobie tego życzy. A mam wrażenie, że to właśnie brak szacunku i traktowanie go jako mema najbardziej go wkurza i wyprowadza z równowagi. Jeśli wróg, a takim my wszyscy jesteśmy w jego oczach, nienawidzi go i szkaluje, Ugurken myśli, że tak ma być i wszystko robi dobrze. Wszak on jest taką ważną, historyczną postacią i wrogowie powinni go nienawidzić i się go bać. Natomiast jeśli traktujemy go bez żadnego szacunku, jakiegoś wioskowego pajaca i chodzącego mema, myślę, że takiego narcyza jak on właśnie taki stan rzeczy najbardziej piecze. Dlatego bardzo dobrze, że inne kanały korzystają z gerkinów i innych ogórkinów. Cieszy mnie to niezmiernie. Breżniw otwiera Igrzyska Olimpijskie. Czyta z kartki. O, 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 o. Od razu podbiega asystent i szepcze. Leonidze i Tego nie trzeba czytać, to są kółka olimpijskie. Tekst jest niżej. MW Koala. Jaki jest Twój ulubiony opozycjonista i którego ruska po złej stronie mocy lubisz tłumaczyć najbardziej? Muszę przyznać, że sporo muzyków okazało się być naprawdę porządnymi ludźmi. Maksym Gałkin albo Andrzej Makarewicz okazali się być ludźmi zasad, którzy po wyjeździe z Rosji jasno i klarownie określili się, po której stronie są zważając na to, że tym samym zakończyli swoje kariery w Rosji i będą teraz mogli występować tylko przed gerskami rosyjskich relokantów i ekspatów. Co do tego po złej stronie, serce mówi Kwaczkow, ale rozum przypomina, że dziadek jednak jest koszmarem w przypadku tłumaczenia. Ogólnie to czasem gorzej, czasem lepiej tłumaczy się kolejne materiały od tych samych ludzi. Ale w gruncie rzeczy szalony doktorek Triple J. zawsze przyjemnie się tłumaczy. P.A. pyta. Czy planujesz rozszerzenie kontentu o materiały, w których sama przedstawiasz swoje przemyślenia i prognozy? Zastanawiałam się nad tym, ale nie wiem, czy czasowo bym się wyrobiła. Nad własnymi opiniami trochę się siedzi, a jak widzicie, dla mnie nawet zrobienie tego QA to był problem. Pytanie: Wspominałaś, że masz wykształcenie ekonomiczne. Czy planujesz tworzyć kontent skupiający się na prognozach ekonomicznych? To niestety jednocześnie są bardzo trudne często dość nudne, a także bardzo niepewne materiały. Bardzo łatwo, bardzo błędne prognozy, a mimo wszystko czułabym się moralnie źle wiedząc, że coś powiedziałam i co okazało się tragicznie błędne. Szczególnie, że nasz obecny system ekonomiczny jest piekielnie skomplikowany i często funkcjonuje przeciwko zdrowemu rozsądkowi. Dla przykładu, dodruk dolara czy euro praktycznie nie wpływa na inflację, co widzieliśmy w 2008 i tak dalej. Co będzie bardzo ciekawe, to obserwacja na przykład takiej Wielkiej Brytanii, jak uniezależnia się od ropy w transporcie i gazów produkcji i energii i zobaczyć, jakim to wyjdzie około 2030 35 i czy będzie miało to wyraźny, pozytywny wpływ na ich gospodarkę. Albo śledzić, jak Polska będzie odchodzić od węgla. Albo jak te wszystkie deklaracje o net zero, które teraz wydają się być bezwartościowe i głupie, będą bardzo ważne za 20 lat, Ponieważ będą warunkować dodatkowe cła, i tak dalej. Wy nie myślcie, że to dążenie do neutralności w CO2 to tylko tak z dobrej woli i zaniepokojenie o przyszłe pokolenia zaczęto robić. Każda brudna gospodarka, czyli głównie Chiny i Indie, będą w przyszłości bardzo penalizowane różnego rodzaju taryfami, więc zielona gospodarka ma pewne cechy protekcjonizmu, którego na razie nie widać. I tak dalej, i tak dalej. Ale po raz kolejny na takie materiały potrzeba czasu i trzeba naprawdę to kochać, ponieważ zawsze jest to nisza, więc zainteresowanie widza będzie mniejsze. Passer Seven By. Czy myślałaś o przetłumaczeniu występów zeońskiego w rosyjskiej telewizji? Zeoński przed 2014 był absolutnie częścią rosyjsko-ukraińsko-białoruskiej sceny rozrywkowej, a sama rozrywka była rzeczywiście trójjedyna. Artysta z Białorusi z automatu stawał się znany w Rosji i na Ukrainie. I show biznes tych trzech państw był jednolity jak za ZSRR. A nawet czterech, no bo jest jeszcze Mołdawia. Rusłane znano równie dobrze w Rosji i Białorusi, co na Ukrainie. A na Eurowizji te trzy państwa zawsze na siebie głosowały. Dlatego tutaj nie tyle o Zełańskim w rosyjskim telewizji, co o samym show biznesie w postradzieckiej przestrzeni na terytorium Europy Wschodniej, trzeba by było powiedzieć. Dlatego zresztą na Ukrainie po 2014 regularnie były skandale, ponieważ co kolejne piosenkarki, które wygrywały selekcje i miały jechać na Eurowizję, były dyskwalifikowane, bo wypływały ich zdjęcia z rosyjskim trikolorem. A takie zdjęcia były kiedyś normalką, ponieważ rynek muzyczny był niejako wspólny i ukraińskie piosenkarki czuły się w Rosji jak w domu. Paweł Firlej pyta Żadnego komentarza kobiecego? Może przeoczyłem? Są, są komentarze od szanownych pań, które stanowią 8% moich widzów. W maju 2022 stanowiły niecałe 3%, więc feminizacja kanału postępuje. Pytanie, Patronite diamond? Co do pytania, niestety, gdzież mi tam do patronajtowego diamentu? Po pierwsze, chyba nie kwalifikuję się zwyczajnie, dlatego że jestem anonimowa. Po drugie, niestety, jestem płotką płoteczką jeśli chodzi o wsparcie fanów na tle gigantów, którzy zwijają nagrody. dlatego oczywiście po raz kolejny w tym miejscu mówię głośno i wyraźnie. Daj pieniądz! A bardziej subtelnie? Daj złociaka na Andromedziaka. Hihi. I proszę mi nie zarzucać, że męczę was o parę złotych, ponieważ w odróżnieniu od większości kanałów nie męczę was w każdym materiale prośbami o wpłacanie datków, i miażdżąca większość moich filmów nie ma żadnych fragmentów oznaczonych w sponsor bloku. A teraz mówię głośno i wyraźnie, że chętnie przytulę każdą drobną kwotę, jaką chcielibyście przeznaczyć na pielęgnowanie mojego kofeinowego nałogu. Paweł M. Czy możemy liczyć na jakiś konkurs komentujących kwiecistych metafor? Ty kontra Niewzorow. Oj, obawiam się, że pan Niewzorow pokonałby mnie. kautem Za wysokie progi. A tak poza tym, to wygram z każdym w naszym rosyjsko-ukraińsko-wojenno-komentatorskim środowisku, zwyczajnie dlatego, że większość moich kolegów po YouTubeowym fachu to poważni specjaliści, a nie jakieś wredne babsztyle tłumaczące spoconych pato streamerów w piwnicy. Hehe. <grym> Pelpliner pyta: Zakładając, że wojna się zakończy do końca 2023 wyparciem Rosjan z większości zajętych obszarów i śmiercią Putina. To ile lat upłynie do kolejnej operacji wojskowej? Uważam, że szpecoperacja zakończy się tylko po śmierci Putina, niezależnie gdzie wtedy będą wojska. Jeśli teraz Ukraińcy wypchną wszystkie siły rosyjskie na granicę z 1991 roku, wojna będzie dalej trwać. I tak do zniszczenia państwowości Ukrainy. Zająć może ich nie zajmie, ale przetrącić kręgosłup jeszcze jak może. A po śmierci Putina, raczej na pewno spojrzą na swoją demografię i poziom gospodarczy i zobaczą taką ruinę, że kolejne 100 lat będzie im nie do wojny. Ile godzin poświęcasz dziennie na pracę z kanałem? A to bardzo dobre pytanie. Odpowiem wyczerpująco, żebyście wiedzieli, jak to u mnie wygląda. Około 6-8 godzin dziennie. Sam upload gotowego materiału trwa pół godziny. A tu jeszcze opisy, miniaturka, wysłanie maila do patronów. No i oczywiście czytanie komentarzy, serduszkowanie, lajkowanie, no i komentowanie. Na to z reguły schodzi mi do dwóch godzin, ponieważ chyba moi widzowie rozumieją, że nie piszą w pustą przestrzeń i ktoś czyta ich przemyślenia, czasem nagradzając albo odpisując, więc średnio mam pod filmami od 400 do 800 komentarzy, które staram się czytać. Oczywiście oznacza to, że po przyjściu z pracy, jak zasiądę o 18, to skończę o pierwszej albo drugiej w nocy. Więc jeśli chodzi o moje życie prywatne, to ono nie istnieje już od dłuższego czasu. Ostatnią grę, w jaką grałam, był Deathloop, którego ukończyłam w styczniu, a ostatni film, który widziałam, to Menu, które również widziałam na początku tego roku. Co do wyszukiwania materiałów, sporo słucham i czytam w pracy pomiędzy spotkaniami i odpisywaniem na maile. Plus do jazdy. Moje życie obecnie definiują dwudniowe cykle związane ze zrobieniem i udostępnieniem kolejnych materiałów. No, a jak ktoś nie wierzy, że wszystko robię sama, to oczywiście oficer prowadzący mówi, żebyście się nie interesowali, bo ma wasze IP. A służba wywiadowcza paragwajskiego rządu to nie są żarty. Pytanie: Czy przestrzegasz bezwzględnie jakiegoś rygoru czasu pracy? Z reguły w dniu uploadu tylko czytam komentarze, albo cieszę się lub płaczę z dynamiki rosnących wyświetleń. Ale przez QA zajmuję się również tego dnia odpowiedzią na parę pytań. A także czasem już sobie przygotowuję materiał, jakim będę się zajmować cały następny dzień. Ogółem moi patroni mogą potwierdzić, że często gęsto kończę wszystko około drugiej, trzeciej nad ranem, czego zwieńczeniem jest wysłanie do ich maila z linkiem do niepublicznego jeszcze materiału. A potem wstaję o 7 rano, płaczę chwilę w poduszkę, kupuje dużą kawę i człapię do pracy. Niestety, śmiało mogę powiedzieć, że wykonuję jeden z największych nakładów pracy w gronie youtuberów w podobnej tematyce. Najczęściej sięga się po format rozmowy z ekspertem, czy zwyczajnie zadaniu kilku pytań i słuchaniu odpowiedzi. I jest to nieporównywalnie łatwiejsze niż pisanie scenariuszy, robienie tłumaczeń, wstawianie napisów, czyszczenie swoich kwestii z błędów i przejęzyczeń po czym sklejanie tego wszystkiego w jeden film. Z podcastami oczywiście jest trochę łatwiej, no ale tylko trochę. Nadal są to czasochłonne czynności, choć efekt końcowy najczęściej nie trwa dłużej niż 30 minut. To jest naprawdę ciężka praca. Teraz piszę to wszystko, co usłyszeliście w Wordzie, a potem to nagram, usunę chrząknięcia i przejęzyczenia, skleję w Premiere Pro i możliwe, że ktoś z Was teraz się uśmiechnie. Także podsumowując... Te wszystkie moje niekończące się stękania, że nie mam na nic czasu, nie są wyssane z palca. Peter Gralen spyta: Który rosyjski jest trudniejszy do przetłumaczenia? Moskiewski, ukraiński czy białoruski? Dla mnie one wszystkie brzmią na tyle podobnie, że nawet nie zastanawiam się nad pewnymi różnicami pokroju, czy to w rosyjskim, a czy to w ukraińskim. Piotr Burg spyta: Która z definicji najlepiej cię tu definiuje? Oczywiście, polski jacht żaglowy. I nie mogę tego dłużej ukrywać. A jak będziecie się pytać, to będę zaprzeczać i wysyłać słabo zawalowane groźby. Piotr Szostakowski: Czy zamierza pani wprowadzić jakiś sposób monetyzacji kanału, na przykład ograniczający dostęp do treści? Co do ograniczeń dostępu do treści, to w żadnym wypadku. Przy całej mojej pazerności, jaką dzisiaj bezczelnie demonstruję, aż taka pazerna, to nawet ja nie jestem. Chyba. Chcę, żeby jak najwięcej ludzi oglądało moje materiały i czerpało z nich frajdę. A co do kubków i takich tam, z reguły nie jestem do tego przekonana. Osobiście zawsze ignorowałam cudzy merch i ciągle mam z tyłu głowy historię jakiejś influencerki z Instagrama, która miała milion followersów, a jak zrobiła koszulki i bluzy, to nawet trzech osób i tego nie kupiło. Czy poleca Pani jakiegoś eksperta od analizy Rosji i Ukrainy w Polsce? Co do eksperta, z tym ogólnie ciężko. Nawet w Rosji i na Ukrainie miałabym problem ze wskazaniem takiej postaci. Tutaj każdy sam musi posłuchać kilku osób i wyrobić sobie własną opinię. Radek ciągło. Jakie materiały są najprzyjemniejsze, a które najmniej? Najprzyjemniejsze, o dziwo, są sołowiowe, smutne lamenty. Monosylabizuje, ciężko wzdycha, robi długie przerwy, no i bardzo prosty język potoczny. Najgorzej oczywiście z niewzorowym. Przez to, że czyta, mówi szybciej niż mówiłby normalnie, dodatkowo korzysta z naprawdę pięknego literackiego języka, zmuszając mnie do zastanawiania się, jakby lepiej przetłumaczyć, aby oddać ten styl wypowiedzi. Co do średniego tłumaczenia materiału, po raz kolejny. Wszystko zależy od tempa wypowiedzi. Biorąc niezbyt odpalonego gierkina jako wzorzec, 15 minut to 220 linijek, więc pół godziny to około 450 linijek. Średnio robię 100 linijek na godzinę, więc będzie to 4 godzinki z hakiem. Negir nawet trochę szybciej, ponieważ z powodu bardzo regularnych wystąpień zwyczajnie nabiłam sobie rękę i mogłam go tłumaczyć praktycznie symultanicznie, ponieważ miałam w pamięci większość jego utartych zwrotów i typowych konstrukcji zdań. Sergio Lopez. Ciekawi mnie co wiesz. Analytics audience. I jak odczuwasz swoją publiczność? Bardzo dobre pytanie odnośnie mojej publiczności. 60% widzów to moi subskrybenci. Pozostałe 40% mnie nie subskrybuje. co nie jest żadnym problemem, ponieważ algorytm podsuwa treści w oparciu o historię zainteresowań, a nie fakt subskrybowania. Pomijając oczywiście dzwoneczki i takie tam. Ale proszę nie uważać tego za zachętę do subskrybowania. Zrobiłam ogółem ponad 270 filmów i nigdy nie zajmowałam czasu szanownych widzów prośbami o lajki czy subskrypcje. Ponieważ wiedziałam, że dorośli widzowie sami wiedzą lepiej, co mają robić i jak reagować na materiały. W nawiązaniu do dorosłości, można tutaj spojrzeć na ekran. Większość moich widzów to przedział wiekowy od 35 do 54 lat. Całkiem mocne reprezentacje są również od moich rówieśników, jak i grupy odliczającej już latka do emerytury. Szanowni widzowie, po 65 roku życia stanowią 10% moich widzów i z góry przepraszam ich za te wszystkie niezrozumiałe żartobliwe internetowe teksty i nawiązania, których pewnie nie kojarzą. Pozdrawiam w tym miejscu również młodych dorosłych i studentów, którzy są mniejszością i stanowią tylko 4,6 widzów, ale kiedyś stanowili około 1%, więc cieszę niezmiernie, że moi młodsi koledzy również się do mnie przekonują. W tym miejscu chciałabym również serdecznie pozdrowić grupy widzów przedziału wiekowego 13-17 lat, które według analityki stanowi 0% mojego kanału. Ale co najmniej kilka osób z tego przedziału wiekowego również wpada, czasem sprawdzić andrometkę. Serdecznie Was pozdrawiam. Co do przekroju płci, nadal dominują panowie i stanowią 91,6% moich widzów. Ale panie, które rok temu stanowiły niecałe 2%, obecnie stanowią już 8,2% widzów kanału. Regularnie widzę je w komentarzach i bardzo mnie cieszy, że stały się integralną częścią mojej skromnej społeczności. Jeden widz pytał mnie, dlaczego treści, które tworzę, przemawiają wyłącznie do mężczyzn, a kobiety nie są zainteresowane takimi tematami. I cieszy mnie niezmiernie, że mogę powiedzieć, że panie demonstrują rosnące zainteresowanie takimi treściami. Chcę również wspomnieć słowem o widzach grupy określona przez użytkownika. Bardzo mnie cieszy, że moje treści są inkluzywne i łączy nas chęć obejrzenia gierkina, sołowiowa, niewzorowa czy reportaży z głubinki. Pozdrawiam was serdecznie i dziękuję również, że jesteście ze mną. Płynnie przechodząc do regionów, interesującym jest, że jedynie 85% widzów pochodzi z Polski. Myślałam, że tutaj będzie pełna dominacja, ale bardzo dobrze widać nasze Polonie za granicą z Wielką Brytanią, Niemcami, Stanami Zjednoczonymi i Holandią, odpowiadającą za niecałe 10% moich widzów. Przesyłam gorące uściski do naszych rodaków za granicą i mam nadzieję, że nie tęsknisz z naszym lokalnym jedzeniem. W szczególności mówię tutaj do szanownych widzów mieszkających w Stanach Zjednoczonych. Od siebie mogę dodać, że czytając komentarze, mam wrażenie, że mam bardzo szerokie spektrum widzów, którzy mają różne poglądy polityczne, różne zawody, wykształcenie, bardzo szeroki przekrój specjalistycznej wiedzy i duże doświadczenie życiowe. Jestem niezmiernie zadowolona, że tak duża rzesza najprzeróżniejszych ludzi sprawdza mój kanał i czuje się częścią społeczności. Jeśli Putin udowodnił, że potrafi dobrze robić jedną rzecz, jest ją jednoczenie ludzi, narodów i całych państw czy dużych organizacji przeciwko niemu. Choć oczywiście muszę nadmienić, że szkoda, że wszyscy się spotkaliśmy z powodu wojny, a nie na przykład zainteresowania niszowymi tematami związanymi ze Związkiem Radzieckim. Ale tak czy inaczej, bardzo się cieszę, że udało mi się zdobyć grono własnych widzów i stworzyć bardzo różnorodną i ciekawą społeczność. Co do wspierania z zagranicy. W pierwszej kolejności bardzo Ci sergio dziękuję za wsparcie finansowe mojej działalności. I po raz kolejny pozwolę sobie, żeby moja pazerność wzięła górę i proszę o poratowanie mnie złotóweczką. Jeśli oczywiście uważacie, że zasługuje, i nie jest to dla was problem. Wracając do pytania, odrobinę ciężko to szacować. Niestety super podziękowania na YouTube dość zlewają obraz, ale powiedziałabym, że wsparcie z zagranicy stanowi około 6%. 8% ogółu wsparcia od moich widzów, więc mniej więcej pokrywa się ze statystyką. Bardzo dziękuję za to pytanie. Pozwoliło mi mieć wymówkę, aby sięgnąć do cyferek. Mam nadzieję, że nikogo nie zanudziłam tymi statystykami. Charlize pyta. Kiedy patrzysz na swoje filmy, to jakiś sprawia, że czoło z zażenowania marszczy się jak mleczna potylica? Czy wręcz przeciwnie? Pytanie rzetelne, sprawiedliwe itd., itd., jest szereg filmów, którym mnie smuci. Głównie są to materiały, które zanotowały poniżej 40 tysięcy wyświetleń, które pojawiają się od czasu do czasu pomiędzy filmami, które mają na przykład 80 czy nawet 100 tysięcy. I nie mówię o filmach na samym początku, takowe nie miały szansy na jakiś super wynik. Ale te z ostatniego roku to już tak. I słowy wynik mówi mi to, że totalnie nie trafiłam z doborem tematu i moi szanowni widzowie nie przyszli do mnie na kanał po takiej treści. A to oznacza, że totalnie dałam ciała i w takich przypadkach jestem po prostu zła na siebie. Niektórzy obwiniają algorytm, ale mi się wydaje, że ciekawy materiał tak czy inaczej sam się obroni. Więc jeśli coś się okazuje, klapą mogę winić tylko siebie. Z drugiej strony zrobiłam sobie takie mentalne, dwuprogowe założenie. Jeśli materiał osiąga 50 tysięcy wyświetleń, to mówię sobie, że zrobił plan minimum jest dobrze. A jeśli osiąga 100 tysięcy wyświetleń, to czuję się niezwykle spełniona i szczęśliwa takim stanem rzeczy. Bardzo tutaj przepraszam tych, kto sam próbuje swoich sił na YouTubie i na przykład zasadnie uznaje 20 tysięcy wyświetleń za sukces. W żadnym razie nie chcę tutaj wyjść na rozwydrzoną i niedoceniającą mniejszych wyników. Po prostu, jak już Wam opowiadałam, mimo wszystko spędzam bardzo dużo czasu nad materiałami. Jest to duży wysiłek, sporo wyrzeczeń, a i czasem bardzo się nad nimi męczę. Czasem są pro jakieś problemy techniczne, którymi bardzo się denerwuję, i tak dalej. Zdradzę Wam pewien sekret. Regularnie mam sny, że otwieram maila, a tam informacja od YouTuba, że dany film został ograniczony w monetyzacji. Czytaj, przestanie być promowany przez algorytm i mało kto go zobaczy. Albo że został zablokowany przez właściciela praw. Bawienie się w YouTubera dosłownie czasem ma negatywny wpływ na moją psychikę. Więc ogółem ten materiał jest w gruncie rzeczy o pomoc i terapeutycznym wylaniem z siebie emocji. He. Wesoła pyska pyta: Czy dałoby się wprowadzić opcję wyboru między polskim tłumaczeniem a nagraniem tłumaczenia? Słucham Twoich podcastów pchając wózek po parku. Uuu. W pierwszej kolejności ogromne gratulacje. Mam nadzieję, że bąbelek rośnie jak na drożdżach i jest silny i zdrowy. A co do pytania? Niestety obawiam się, że dodatkowe tłumaczenie to bardzo duży nakład pracy, ponieważ nie byłabym w stanie zrobić tego symultanicznie i naraz. Jednocześnie, i jest to moja bardzo prywatna opinia, wydaje mi się, że takiego sołowiowa czy niewzorowa mimo wszystko warto obejrzeć w oryginale. Acz jednocześnie chcę podkreślić, że sporo filmów, w których na przykład taka pani Zubarewicz siedzi nieruchomo i po prostu monotonnie opowiada, staram się robić w formie podcastu. Tutaj w sumie wyszła zabawna sprawa. Jeśli jej są jeszcze ze mną weterani, którzy są od spod początku tego kanału, to pewnie pamiętają, że kiedyś było na odwrót i ciągle leciała na mnie krytyka za streszczenia i własne wstawki, ponieważ widzowie chcieli obejrzeć wyłącznie przetłumaczone od deski do deski fragmenty słowiawe. Ta ewolucja treści preferencji widzów w przeciągu półtora roku jest naprawdę bardzo ciekawą sprawą. Obecnie troszeczkę preferuję podcasty, ponieważ mogę zrobić szerszy wachlarz materiałów bez obawy o jakieś problemy z prawami autorskimi. Więc myślę, że będzie pani zadowolona. I proszę mocno, mocno, mocno uściskać ode mnie bąbelka. I nie tylko pani, ale wszyscy, kto z szanownych widzów ma dzieciaczki. Tylko nie pokazywać im sołowiowa, żeby im nie robić urazu psychicznego na starcie. Wirusy. Czy dogadanie się z ziemniaczanym księciem i wysłanie go wraz z jego rodziną gdzieś w las, do Kanady, nie byłoby dobrym pomysłem. Byłoby bardzo dobrym pomysłem, a czy zamiast Kanady raczej myślałabym nad rezerwuarem zbrodniarzy i złodziei wszelakich, czyli zjednoczonymi Emiratami Arabskimi. Oczywiście takie określenie może wydawać się krzywdzące, ale przepraszam bardzo. W ZEA wille mają i wierchuszka talibów, i Chińscy Aparatczycy, i Kadyrow z rodzinką, i mnóstwo innych postaci, które powinny siedzieć w Gaze. Zresztą ziemniaczany też pewnie ma tam Wille, tylko jeszcze o tym nie wiemy. Oczywiście chciałoby się, żeby Sprawiedliwość zatriumfowała i wszyscy, kto jest teraz na liście sankcji UE i USA zapełnili komfortowe holenderskie cele, ale skoro nie jest to możliwe, to niestety pozostaje tylko kompromis. Podobno jego syn jest świetnie wykształcony i dość adekwatny, choć po tych obrazkach z nim biegającym z kałachem, muszę trochę zwątpić. Natomiast żona od dawna siedzi na rodzinnej farmie i prowadzi dość skromny żywot. Dobrze, że chociaż czas działa na naszą korzyść, Nasz jedyny sojusznik, kiedy mowa o wschodnich aparatczykach awansowanych do rangi dyktatorów. Wojbor Kaganowicz. Jako osoba, która od razu znała odpowiedź zagadki, dlaczego Dugin nie znosi surfingu, chyba zasługuje na nagrodę. O, jeśli ktoś wie, dlaczego Dugin nie znosi, cytuję, surfingistów, to jest poważnym zawodnikiem, choć oznacza to również, że czyta nie wiadomo co i chorość puka do drzwi. Pytania. Jak bardzo introwertycznym zjawiskiem jest Andromeda? A. Najwyżej lekko. B. No dość wyraźnie. C. Karaczan level. Bez plusem. Piwniczyć chyba nie piwniczę, ale wbrew pozorom rozmowy są dla mnie nerwowe. Wywiadu zwyczajnie się boję, a miałam takich propozycji nie jedną i nie dwie. No i najzwyczajniej, jeśli mogę, to chcę po prostu siedzieć sobie w swojej piwnicy i robić swoje. Jaki jest Twój ulubiony kolor? Akwamaryna. Jakiej muzyki słuchasz najchętniej? Mongolskiego śpiewu gardłowego. Gdybyś miała prowadzić kanał o zupełnie innej tematyce, czym byś się zajmował? Gdybym miała ładny, duży apartament, albo dom, a nie wynajmowała klitkę w dużym mieście, to bym pewnie zrobiła kanał o nazwie Andromeda Clean i robiła materiały z serii Posprzątaj razem ze mną. Ciekawi mnie również temat OZE, więc w sumie Andromeda Green. I opowiadanie o tym, jak to atomowa Francja stawia wiatraki oraz jak Szwecja jeździ elektrykami, mimo że jest zimno i baterie mają słabą wydajność. Jakie są Twoje inne zainteresowania? Lubię oglądać, jak ktoś wyciska pryszcze, remontuje jakieś zardzewiałe rupiecia albo skleja modele z kartonu i plastiku. Oraz kłócić się ludźmi na forach poświęconych Falloutowi, dlaczego New Vegas jest najlepsze. Kiedyś również lubiłam bawić się kosmetykami i lakierami, ale już dawno nie miałam szansy pobawić się w nail art. A jeśli już teraz maluję, to bardzo minimalnie i bez szaleństw. Pytanie. Z czego wynika o wiele mniejsze zainteresowanie kobiet tą tematyką? a no właśnie o tobie mówiłam wcześniej. Właśnie, że nie. Szanowne panie stają się coraz bardziej widoczne na kanale, co mnie niezmiernie cieszy z oczywistych powodów. Za półtora roku... Spotkałam się tylko raz z negatywnym komentarzem ze strony kobiety i to nie na kanale, a na wykopie. Po wrzuceniu zapowiedzi Q&A jakiś różowy pasek zaczął mnie krytykować, pisząc, że nigdy mnie nie oglądała, ale uważa, że postanowiłam cyckami przyciągnąć uwagę, żeby zdobyć popularność. No tak, po osiągnięciu 113 tysięcy subskrybentów, milionów wyświetleń i lojalnej rzeszy fanów, którzy hojnie wspierają moją działalność jako patroni, postanowiłam poszczuć dekoltem, żeby zdobyć popularność. Mhm. Prawdę mówili ci, kto narzekał, że obecny wykop to już nie to samo, co było kiedyś, jeśli chodzi o użytkowników. Nie umniejszając oczywiście układnym użytkownikom wykopu, jakich nadal jest sporo na tej platformie. Ale wracając do pytania, feminizacja w sensie zwiększania liczby kobiet wśród widzów postępuje i jeszcze raz pozdrawiam z tego miejsca, panie, ponieważ zostawiają ciekawe, wartościowe komentarze, które często są początkiem dalszych dyskusji. Pozdrawiam również z tego miejsca obrony pro. Jeden z moich filarów, jeśli chodzi o widzów, dzięki którym w ogóle miałam szansę zaistnieć i dotrzeć do takiego dużego grona widzów. Deutpol. Dlaczego odnoszę wrażenie, że rosyjskie jest twoim pierwszym językiem, a polskiego się nauczyłaś a nie na odwrót? Oj każdy native speaker rosyjskiego powie, że mam okropny akcent i typowo polskie akcentowanie słów. No i celowo demonstruję wiedzę bardziej piwnicznej kultury internetowej, żeby rozwiać wątpliwości. Ogólnie to sprawa wygląda w ten sposób, że w pracy operuję większość czasu w języku angielskim, w domu po polsku, a potem zasiadam i do 8 godzin dziennie poświęcam na tłumaczenie z rosyjskiego. Mi się naprawdę wszystko miesza, a zmęczenie tylko potęguje ten efekt. I potem wychodzą na przykład potworki z tłumaczeniem z serii Polska Język, Trudna Język. Tutaj niestety musicie mi na słowo uwierzyć, że Jorzem z Polszcza. Grzesiek Dobosz pyta, ile masz wzrostu? Więcej niż papież. Co za sprawił, że poszłaś w ruski język? Mamy i tatę uznali, że język rosyjski to przyszłość. I to było w czasach, kiedy cena za baryłkę wystrzeliła i Rosja na szybko zaczęła przemalowywać przegniłą fasadę na złoty kolor. A tak między nami, jak się znaliście mnie niemiecki i rosyjski, to jeszcze parę lat temu można było zrobić konkret karierę w korpo. Pracujesz na etacie na co dzień? Tak, w bardzo dużym korpo. I nawet za te półtora roku, co spędziliśmy razem na YouTubie, miałam dwa awanse, podwyżki i takie tam, więc w żadnym razie nie planuję kończyć z pracą na rzecz YouTube'a który niestety nie jest stabilnym źródłem dochodu i jest sezonowy. Latem nie oglądacie aż tyle YouTube'a co zimą, ale nie ukrywam, YouTube i Wasze wsparcie jako moi patroni niezwykle mi pomagają w zarabianiu wystarczająco, żeby móc coś odłożyć na poczet własnego mieszkania. Leszek suchożepski pyta. Czasem wychwytuję w Twoich wypowiedziach rusycyzmy. To efekt nasiąkania oglądanym przez Ciebie materiałem, czy są może inne powody? Zdecydowanie po pracy i następne 4-5 godzin obcowania z rosyjskimi materiałami wysłuchiwania, co tam towarzysz kwaczko w sepleni pod nosem, człowiek zwyczajnie przesiąka językiem i wszystko zaczyna brzmieć znajomo i zaczynają się pojawiać rusycyzmy. Niestety. Jestem często bardzo zmęczona, jak robię te materiały i siedzę do późna. Ale inaczej się nie da algorytm ciągle trzeba podkarmiać. Maciej Krupacz pyta Czy można wspierać swój kanał także poprzez przelewy pieniężne? Obawiam się, że przy, tylko przez te platformy jest parę procent opłat, ale wszystko działa szybko, sprawnie i wygodnie dla widza. A ja mam pełną anonimowość. Michał Bill. Rozważyłabyś poszerzenie repertuaru o inne, szeroko pojęte zdarzenia polityczne ze świata? Raczej nie. Kanał mimo wszystko ma dość konkretną tematykę, która przyciągnęła widzów i którzy raczej nie chcą ode mnie słuchać o jakichś ogólnych wydarzeniach politycznych. Nawet tematyka ukraińska w większości nie interesuje. Pytanie: czy będą okazywały się materiały o historii Rosji ZSRR? Tak, w przyszłości, możliwe, że niezbyt dalekiej, mam plan na stworzenie formatu z poruszaniem konkretnych tematów historycznych jako taki dodatek do ogólnego kontentu. Michał Matu, czy masz też konto na Twitterze albo Facebooku? Mam konto na Facebooku, ale w gruncie rzeczy jest martwe. Na exformelino na Twitter mam konto, z którego korzystam tylko kiedy coś się popsuje z YouTube'em i trzeba napisać wiadomość do team YouTube. Niestety zwyczajnie nie starcza mi czasu na social media i nie mówię tego jako umęczonej wymówki, której większość nadużywa. Pandała. Będzie więcej takich filmów jak tamten sprzed 8 miesięcy o mentalności w Rosji. Tamten był wyjątkowy, źródło z którego go wzięłam, nie udostępniło w przeciągu 8 miesięcy nic podobnego, ale teraz pojawiło się troszkę podobnych mu materiałów, na przykład o Kareli i Kurylach, a także cała seria podcastów. Tematy społeczne to jeden z moich priorytetów, ponieważ wielu z Was bardzo ten temat interesuje. Rafał Kisiel. Czy jest możliwe przeprowadzenie przez panią wywiadu z panem Niewzorowym? Jestem niestety płotką i pan Niewzorów zwyczajnie mnie nie zauważy. Ale na pewno zadałabym mu jakieś akuratne pytanka, które są naprawdę ważne. Na przykład, który zwyrodnialec, który potem zapłacił komu trzeba i został prawosławnym świętym, jest jego ulubionym? Albo na ile państw podzieliłby Rosję? Albo odnotowałabym, że największym problemem Rosji są nieistniejące struktury państwowe, które w założeniu miały balansować polityków, jak to ma miejsce w Niemczech czy Japonii. Jak w jego opinii można byłoby zbudować silny aparat państwowy, który pilnowałby, żeby nigdy więcej do władzy nie doszedł jakiś tchórzliwy przegryw z KGB? Czy wymieniłby rosyjski aparat państwowy na przybyszów z Finlandii i Szwecji? I jak za Rurykowiczów? I tak dalej, i tak dalej. Styjan pyta. Czy dostajesz groźby lub propozycje współpracy od Rosjan? Oj nie. Jestem nędzną płotką, żeby nie powiedzieć dosadniej. Nikomu nie jestem potrzebna. Trawler59. Czy interesujesz się militariami albo historią? Historią jak najbardziej. Militariami trochę mniej. Tutaj na bieżąco się do i inspiruję się rozmowami, żeby wyczuć, co zainteresowałoby widza w tym temacie. Czy YouTube jest już Twoją pracą? Oj tak. YouTube jest dla mnie kolejnym etatem, acz nadal sprawia frajdę jak na początku. No, chyba nie, że nie trafię z doborem i wyświetlenia będą nędzne. Oj, wtedy o mało nie ryczę w poduszkę. Bardzo źle znasz takie porażki. Pytanie. Nie oszalałaś jeszcze od tych ruskich informacji? Co do propagandy od Niebraci Rosjan, po takim czasie ona w ogóle do mnie nie przemawia i nie dociera. Nie leci sołowiów a ja na bieżąco analizuję, czy to, co mówię, jest ciekawe i czy zainteresowałoby szanownych widzów. Truspio pyta. Otrzymujesz jakieś dziwne wiadomości od Rosjan? W żadnym razie. Od Rosjan wiadomości nie otrzymuję, ale od niektórych widzów... Oj, dużo tego jest. Naprawdę dużo. Pytanie. To zdjęcie w prezentacji kanału to nie twoje? W żadnym razie. W prezentacji kanału jest absolutna królowa YouTube, pani Susan. Która swego czasu była szychą bodajże w HP, a także wynajmowała garaż panom Page'owi i Brinowi. XXX pyta: Nie ma pani strachu przed Gieru albo innym osint? Osintowców boję się, szczególnie że pamiętam o akcji cebularz. Dlatego też mówię o sobie absolutnym minimum i nie pokazuję twarzy, mimo że pewnie na sztucznym wykrzywianiu gęby w nienaturalnych minach i dołączeniu jej do miniaturki wyciągnęłabym te kilka tysięcy wyświetleń więcej. Natoshi Sakamoto. Ile czasu zajmuje Ci stworzenie jednego odcinka? Doskonałe pytanie, Panie Natoshi. Bardzo dziękuję za jego zadanie i bardzo chętnie na nie odpowiem. Jeśli mówimy o debacie piwnicznej od Gilkina, zrobienie streszczenia zajmowało mi 4 godziny, a kolejne 5-6 zajmowało tłumaczenie fragmentów jego wypowiedzi oraz nagrywanie i czyszczenie wspomnianych streszczeń. Dodatkowo godzina dwie na upload, miniaturkę, opis i takie tam. Czyli gdzieś tak 12 godzin. Sporo. Z podcastami jest łatwiej, mniej więcej staram się, żeby odcinki trwały 20-25 minut i zrobienie jednego zajmuje mi około 4-5 godzin. Wliczając całą warstwę, nazwijmy ją administracyjną, nagrywanie moich kwestii, czyszczenie błędów, chrumknięć i całej reszty. Sowiew zajmuje mi około 6-8 godzin, w zależności od długości fragmentów. Ogólnie jest to dla mnie kolejny etat i traktuję to jako pracę, która czasem jest bardzo żmudna. Mam już nabitą rękę i naprawdę duże doświadczenie w tłumaczeniu, więc wyrabiam się z tempem jednego materiału na dwa dni. Ale za bardzo nie mam na nic innego czasu, dlatego ten QA, który teraz słuchacie, tak długo mi zajął. Wiele innych kanałów to dyskusje, gdzie YouTuber przygotowuje się merytorycznie poprzez zapoznanie się z wydarzeniem, a potem sobie siedzi i zadaje pytania. I to zaproszony gość produkuje się w oparciu o swoją fachową wiedzę i wszyscy są szczęśliwi. W moim przypadku. Robię dużo żmudnej, czasem ciężkiej i bardzo stresującej pracy. Ktoś może tutaj powiedzieć, że to nie sztuka harować, trzeba pracować mądrze i sama sobie jestem winna. Owszem, ale tutaj przypominam, że większość youtuberów zajmujących się rozmówkami w czasie streamu budowało swoją markę przez 10-20 lat, pisało artykuły, monografie, książki, a ja tak naprawdę pojawiam się znikąd, nie mam dorobku. I w gruncie rzeczy chyba nikt nie przyjąłby mojego zaproszenia, gdybym poszła inną ścieżką. Dlatego proszę po prostu pamiętać, że jest powód, dlaczego w gruncie rzeczy nikt inny nie tłumaczy na dużą skalę materiałów trwających po 20-30 minut. I moje doświadczenie z YouTube'em jest diametralnie inne niż reszty. Inne nie znaczy w żadnym razie lepsze. Ale jestem przekonana, że haruje najwięcej, co oczywiście było moim świadomym wyborem. Po prostu, no wiecie, Bądźcie łagodni. Te wszystkie rusycyzmy i potknięcia to nie z powodu mojego niedbalstwa i braku szacunku do widza, a rezultat przemęczenia. Bo przypominam, że od 8 do 16.30 mam również normalną korporacyjną pracę. Jeszcze raz dzięki za to pytanie, panie Sakamoto. Zaznaczam, że jeszcze parę razy wspomnę o realiach mojej YouTube'owej pracy, ponieważ muszę się w końcu komuś pochwalić i pożalić. W czasie konferencji prasowej dla zagranicznych korespondentów Breżniew miał otrzymać pytania, odpowiedzi na które miał zapisane na kartce. Pierwsze pytanie miało brzmieć następująco. Panie Breżniew, czy może Pan odpowiedzieć na kilka pytań? Ale korespondent zadał mu od razu drugie pytanie. Jak się Pan czuje, Panie Breżniew? Zerknąwszy na kartkę, Breżniew odpowiedział: Mogę. 871 Panicz pyta. Jaki sernik? Z czy bez rodzynek? Poproszę oba. Ja pana bardzo proszę. Ukrój mi pan duże kawałki, proszę mi nie żałować. Ukroisz pan? Pytanie. Czy jest pani wnuczką Pisuckiego? Oczywiście, ugółem dziadek nawet mnie na kasztance woził. O, kotek. 911 Horoszcz pyta. Od kiedy jesteś z US 17 i kto jest twoją ulubioną postacią z uniwersum? Jak mówiłam, od 2018 do 2021 i profesor Tomasz. Całe te. Asasyn Abd Karaf pyta: Czy jest pani beatką Bożą? Tak, oczywiście, przecież jesteśmy podobne jak dwie krople wody. A idąc dalej, jesteśmy wcieleniami Ewy Lipton. Całe te. Fryderyk Majewski pyta: Na kogo byś zagłosowała, gdyby wybierano prezydenta śmietników? Na świętej pamięci Janka Washingo-Wosia-Euborodo, bo obiecał, że będzie wszystko i nawet lotnisko. Gumibir pyta. Czy myślisz zrobić jakąś serię crossover ze Szkolną 17, gdzie Girkin jest majorem, a kucharz księgiem? I tak dalej. Ależ był cudowny crossover uniwersów, choć nie z Girkinem, ale bardzo nawet w temacie. A mianowicie mowa o materiale bożym o nazwie Zamach i morderstwo bohatera Donbasu Motoroli. Bardzo serdecznie polecam to dzieło, Boże, ogółem. Ale fakt, Sprigorzyna byłby niezły Kononowicz, to trzeba przyznać. Gielkin musiałby mimo wszystko trochę schudnąć, żeby być w stanie odgrywać rolę majora z Bombasu. Pytanie: skąd w ogóle zainteresowanie kryptydami? Co do zainteresowania, myślę, że jak większość. W 2006 było: nie będzie niczego, potem długo, długo nic, a potem nagle się okazuje, że Kononowicz żyje, i nie tylko ma się dobrze, ale produkuje akuratne ekspoze prezydenckie, kononoskopię w starosielce Definition, odgrywa scenki rodzajowe, a także dziękuję za 3 złote na lajtach. Aż się łeska wokół kręci. I człowiek musi od tego wszystkiego odpocząć w jakiś sposób, widząc jak bardzo nijakie jest uniwersum obecnie. Hubert Nowak pyta. Ile czasu oglądasz szkolną? Obecnie tylko szybkie podsumowanie, które głównie opowiada o tym, że pan prezydent śmietników przesiedział kolejny miesiąc na kanapie, ubrany w tę samą koszulę i pieluchy dla dorosłych. Gdzie warto podkreślić, że jest w pełni sprawny, ale zwyczajnie nie chce mu się chodzić do łazienki. Przepraszam w tym miejscu wszystkich moich widzów, którzy nie oglądają Uniwersum Szkolnej 17, Krzysztofa Kononowicza Krzysztofa. Łukasz W. pyta: W skali od 1 do 10, jak wielkim fanem Uniwersum Szkolnej 17 jesteś? Kiedyś była akurat na szósteczka, a obecnie rzetelna, sprawiedliwa i tak dalej, i tak dalej. Dwójeczka. O Kotek pyta, czy uważasz, że Leszek to dobry partner dla Wojtka? Czy stara miłość rdzewieje? No to mogła być prawdziwa męska miłość, ale major zmienił miejsce zamieszkania, więc już się nie dowiemy. Patryk Pięta pyta, czy Putin może być ofiarą klątwy warmiańskiej? Z tego co wiem, niestety klątwa warmiańska działa tylko po kontakcie wzrokowym, o czym dowiedział się chociażby pan Ikonowicz, który nie trafił do Sejmu właśnie przez klątwę warmiańską, nabytą drogą rozmowy w czasie sprawy dla reportera. Więc niestety, najwybitniejszy geopolityk naszej galaktyki może na razie spać spokojnie. Piotr pyta, jak głęboko siedzisz w uniwersum Konona? W 2018-19 staram się być na bieżąco. Czytałam o starych aferach i wydarzeniach, a i samo uniwersum było zabawne. Było dużo przeróbek, szotów i tak dalej, i tak dalej. Od ponad dwóch lat nie obejrzałam ani jednej produkcji na oficjalnym kanale i już tylko siłą przyzwyczajenia sprawdzę jakieś krótkie podsumowanie miesiąca. Sławomir Kononowicz pyta. Przyjedziesz pani na szkolną? Przyjedź pani, ja bardzo proszę. Przyjadę jak tylko zostanie zbudowana kapliczka z dwoma matkami boskimi, o której była mowa w 2019. W międzyczasie proszę szukać coca Coli. I drugie pytanie: kto szybciej trafi do Holandii? Ogórkin czy Struś? A co do Holandii, to tutaj Igor Iwanowicz ma pełne szanse na zwycięstwo, bo jego przeciwnik udał się do krainy wiecznej debesty, więc trzymamy mocno kciuki za mobilizatora. Dwóch Żydów wyjechało do Izraela. Po kilku latach, jeden zdecydował się wrócić do Związku Radzieckiego. Drugi mówi: Wyślij zdjęcie. Jeśli wszystko w porządku, zrób z rodziną na stojąco. Jeśli nie, na siedząco. Po miesiącu przychodzi list ze zdjęciem, a na zdjęciu cała rodzina pozuje należąco. Michał pyta: Czy znane są te propozycje? Dla widzów linki są na ekranie. Tak, znam je i bardzo dziękuję za pytanie. Oba materiały są bardzo ciekawe i wartościowe, więc polecam wszystkim, kto ma trochę więcej czasu i nie wie, co z sobą zrobić. GS pyta: Czy jakieś ukraińskie pokawałki szczególnie wpadły Pani w ucho i czy miała Pani może swoich ulubionych ukraińskich wykonawców w czasach sprzed wojny inwazji? O ile nie słucham aktywnie ukraińskiej sceny muzycznej, to podoba mi się twórczość zespołu Harkis. A także raz na jakiś czas Ukraina wyskoczy na Eurowizję z naprawdę fajną piosenką. Na przykład w 2014 z piosenką TikTok, albo w 2016, kiedy Jamala wygrała z utworem 1944. Muszę posłuchać, czego teraz słuchają na Ukrainie. Jak mówiłam w poprzednim QA, jedną z tych bardziej pozytywnych pozostałości po ZSRR. Jest bardzo silny i ciekawy przemysł muzyczny, który jest nieporównywalnie mocniejszy od tego, co mamy w Polsce. Ogólnie w sztukach kreatywnych Ukraina jest naprawdę silna. Pytanie od Piotra. Skąd u Ciebie zainteresowanie językiem rosyjskim, ale jeśli możesz, po rosyjsku? Rediteli skazali mnie, że należna gawarit paruski. Eta jest język buduściewa, bla bla bla. No mniej więcej. Niestety nie rozmawiam na tyle często, żeby mówić bez wyraźnego polskiego akcentu. Wujek pyta: Czy planujesz firmy o Czechosłowacjach i innych krajach z demoludu i o czasach słusznie minionych? Jeśli będę mieć jakąś ciekawostkę, to jak najbardziej, a czasem przeczytam coś naprawdę ciekawego i warto o tym powiedzieć. Mam jedną naprawdę dobrą ciekawostkę dotyczącą Pragi, więc możliwe, że w niezbyt odległej przyszłości opowiem o niej. Jeśli oczywiście format Szczuciacysem się przyjmie. Pytanie. Czy kontaktują się z tobą ludzie ze wschodniej Miedzy odnośnie twoich filmów? Jeśli tak, co tam ciekawego piszą? Może nawet wielki mobilizator wysłał zaproszenie do znajomych? Ech. Na zaproszenie Igora Wsiewołodowicza nadal czekam, ale pewnie żona sprawdza mu historię, więc nie mógł mi napisać. A teraz co najwyżej może naskrobać wiadomość przez telegazetę. W listopadzie zaczęły się pojawiać raz na jakiś czas komentarze od widzów z Ukrainy i Rosji. Chyba ktoś się podzielił na ich stronkach linkiem do kanału czy coś. Z reguły piszą słowa wsparcia i są zaciekawieni, jakie materiały wybieram dla Was i co Was interesuje. Jakby nie patrzeć, całkiem nieźle można nas poznać w ten sposób. Monotlenek pyta: Co u Twoich rosyjskich znajomych? Dalej mają wszystko gdzieś, czy może uciekli od pawiastek do Armenii? Cichaczem je śledzę. Znam głównie dziewczyny, więc bez pawiestek i relokacji. Czasami jest to naprawdę transcendentalne doświadczenie, kiedy czytasz, że uderzyła rakieta w most krymski w mediach kipisz, w Kijowie strzelają korki od szampana, a one w międzyczasie wrzucają na przykład zdjęcia z wieczoru pańskiego. Dwa zupełnie różne światy. Ale raz jedna pojechała sobie do koleżaneczki do Moskwy i przejeżdżając obok Moscow City, nagrała rolkę z uszkodzeniami wieżowca, Spowodowanymi przez ukraiński dron, z podpisem w cudzysłowie drobne uszkodzenia. Co miało być przytykiem propagandzie, bo uszkodzenia były całkiem pokaźne. Jednocześnie zauważyłam, że skończyły się wypady do Finlandii, albo, jak to paskudnie mówią Petersburżanie rzekomi mieszkańcy rzekomej stolicy kultury wyjazdy na Finkę. Wcześniej przedstawicielki rosyjskiej klasy średniej jeździły sobie na Bali i do Tajlandii z Hiszpanią a teraz już wyłącznie Turcja. Także niewątpliwie ich życie w bańce zmieniło się na gorsze. Jedna w ogóle przeprowadziła się do Kazachstanu, ale nie dlatego, że uciekła, a dlatego, że korporacja wydobywcza, dla której pracowała, została tak osankcjowana w Rosji, że się zamknęła i otworzyła na nowo w Kazachstanie przenosząc tu również biuro. I prośba o pozdrowienie dla wątku wojennego na Skyscraper City. Również serdecznie pozdrawiam szanownych użytkowników wieżowców i dziękuję za Wasze wsparcie. Greg Baran pyta: Czy nie myślałeś, aby spróbować wywiadów w formie podcastu z Rosjanami na emigracji o ich punkcie widzenia co do teraźniejszości, przyszłości, jak i przeszłości Rosji? Szczerze mówiąc, to akurat byłoby troszkę sztuka dla sztuki, bo większość Rosjan na emigracji będzie zwyczajnie zasypywać argumentami, jak to w Rosji wszystko źle. I nie będzie to nic, niestety wyjątkowego, albo wybitnie odkrywczego. Bez robienia takich wywiadów mogę z dość dużą dozą pewności powiedzieć, że taka osoba będzie odpowiadać, jak mu się wszystko podoba w kraju, do którego się relokował, i jak bardzo władza w Rosji oszalała. Pytanie: czy interesują Cię tematy państw bałtyckich? Co do tematów związanych z państwami bałtyckimi, niewątpliwie jest to coś ciekawego i mam nawet gdzieś dokument od Zwiezdy, w których krytykują państwa bałtyckie od góry do dołu. Może to być całkiem ciekawe, szczególnie jeśli ktoś chce wiedzieć, jakie argumenty wykorzystuje propaganda przeciwko państwom bałtyckim. Teraz, jak skończę to Q&A, które zajmuje każdą moją wolną chwilę, myślę, że będę mieć czas, żeby powoli tłumaczyć wspomniany materiał. Tak w międzyczasie, jako bonus. Greg Baran też pozdrawia nas z dalekiej i ignoranckiej Ameryki, i chciałbym powiedzieć, że Ameryka wcale taka ignorancka nie jest. I osobiście uważam, że dosłownie miliardy ludzi zawdzięczają życie organizacji USAID, która jest cichym bohaterem ostatniego stulecia. Olgert pyta, czy model monetyzacji finansowej się sprawdził i jesteś zadowolona z włożonej pracy i osiągniętego efektu? W gruncie rzeczy tak. Jako dodatek do mojej korpowej płaty jest naprawdę nieźle. Mogłam dzięki tym pieniądzom pozwolić sobie na kupno nowego laptopa, co bardzo pozytywnie wpłynęło na tempo mojej pracy nad kolejnymi materiałami. Wszystko, co zarabiam obecnie na YouTubie i z hojnych donacji moich kochanych widzów, na tą chwilę odkładam w nadziei, że za parę lat zdołam kupić własne cztery kąty. Jeszcze sporo czasu będę zbierać, ale dzięki YouTube'owi i Wam jest to troszkę łatwiejsze, za co bardzo dziękuję. Pytanie. Czy jak kanał Andromeda wpłynął na ciebie? Tak, pomijając aspekt ekonomiczny, kanał wpłynął na mnie zdecydowanie negatywnie. Pracuję w gruncie rzeczy na dwa etaty teraz. Wracam z pracy i siadam za kanał. Jestem często poirytowana i przepracowana. Czasem wyskakuje jakiś problem techniczny związany z YouTube'em albo z algorytmem, co bardzo negatywnie wpływa na moją psychikę. Myślę, że jestem dość mocno wypalona, choć nadal mam duże chęci do pracy. No i jeśli mimo dużego wysiłku nie ma jakiegoś dużego odzewu związanego z materiałem, czuję najzwyczajniej w świecie bardzo duże rozczarowanie. Szczególnie ciężki okres miałam na początku października, kiedy to wątek izraelski a następnie wyborów w Polsce bardzo negatywnie odbił się na wyświetleniach. Między nami najbardziej boli mnie film o dronach FPV, którego algorytm najzwyczajniej nie promował, ponieważ nawet na moim osobistym koncie nie pojawił się w propozycjach, a pracy było z nim co niemiara. Pytanie OSW, czy widzisz się w takim projekcie? Niestety nie. Mi nawet brakuje czasu na prowadzenie mediów społecznościowych, a co dopiero udział w poważnym, bardzo konkretnym projekcie. Pytanie Jakość rosyjskiej propagandy, czy jest taka słaba, jak ją przedstawiasz, czy jest wystarczająca do tego, co potrzebuje Rosja jako społeczeństwo? W kontekście możliwości rosyjskiej elity do kreowania rzeczywistości dla zwykłych Rosjan. Co do propagandy, to mam w planach bardzo ciekawy podcast, w którym będzie sporo o neurologii i mechanizmach oddziaływania propagandy na nasz mózg. Sęk w tym, że w Rosji wszystkie kanały są mniej lub bardziej załadowane bardzo nakierunkowaną propagandą i trwa już to z dobrych 15 lat. I po takim czasie, chcąc, nie chcąc, przeciętny Rosjanin ogląda to, co jest, i całkiem nieźle to chłonie. Na pewno opowiem o tym bardziej szczegółowo później. Pytanie. Będąc tak blisko propagandy, czy jest coś, co Cię zaskoczyło w ostatnim roku? Negatywnie. Zaskoczyło mnie, jak bardzo propaganda straszyła widza ukraińską ofensywą i dostawami sprzętu z Zachodu, a jak co przyszło do czego, okazało się, że są całkiem nieźle przygotowani. Jak robiłam podcasty o tym, jak Rosja będzie zdominowana i jak bardzo Ukraina narzuci Rosji wojnę manewrową, ja naprawdę myślałam, że to będzie prawda i będzie powtórka z Charkowszczyzny. Pytanie: Twoja opinia o naszej propagandzie, kreowanej przez Polaków, dla Polaków i dla świata. Mimo wszystko, propaganda, którą tworzą u nas, ma na celu jedynie zapewnienie swojego widza, że jego poglądy są słuszne. Więc jest to najzwyczajniejsze przekonywanie już przekonanych. U naszych nie ma celu przekonania swoich przeciwników do swojej racji. Mówiąc krótko, mamy ten sam scenariusz co w USA, gdzie jedni oglądają republikańskie media, a drudzy demokratyczne, i obie strony dochodzą do diametralnie różnych wniosków. Rosja działa metodą walca, wpychając wszystkim do głowy jedną i tą samą linię partii. Bartek 74 pyta. Czy 10-12 lat temu miałaś nadzieję, że Rosję i Rosjan można ucywilizować? W sensie, czy nasze ideały demokracji będą dla nich atrakcyjne? Czy też nie widziałaś szans na ich ewolucję? I czy wcześniej aż tak tematy rosyjskie Ci nie interesowały? Ja jeszcze zimą 2014 myślałam, że wszystko idzie w dobrym kierunku. I nie tylko ja. Oglądałam relacje z Olimpiady w Soczi na BBC Sport i zapamiętałam, jak prowadząca otwarcie wtedy powiedziała coś po kroju Rosjanie po upadku ZSRR szukali swojego miejsca na świecie, a organizacja olimpiady demonstruje, że postanowili iść w kierunku współpracy. Coś w tym stylu. Cały świat myślał, że będzie ścisła współpraca ze światem zachodnim, a sama Rosja będzie iść w kierunku niekwestionowanej demokracji i wolności jednostki. No cóż, już w czasie paraolimpiady okazało się, że te marzenia były mrzonką, a Rosja zwyczajnie czekała na dogodny moment. Ale w gruncie rzeczy wierzę, że jeszcze będzie to normalne państwo, choć myślę, że dopiero kiedy świat przestanie potrzebować ropy i gazu i skończą się łatwe pieniądze. Wtedy, czy tego będą chcieć, czy nie, będą musieli się zmienić. Szczególnie, że będzie się tego domagać pokolenie ludzi, którzy nie zastali komuny. I owszem, kiedyś byłam o wiele bardziej zajęta, na przykład studiami, żeby interesować się jakąś tam dziką Rosją. Pytanie od Konrada. Chciałbym się dowiedzieć, jakie realne zasięgi ma Igor Girkin w przestrzeni medialnej dzisiejszej Rosji, lub inaczej mówiąc, czy ktoś na ulicy, poza dwoma największymi miastami, o nim rozmawia. Akurat w przypadku Girkina szacunkowo mówimy pewnie o milionie ludzi, którzy bardzo uważnie go śledzą. W większości Rosjan, ponieważ mimo wszystko Rosjanie mieszkający za granicą oglądają bardziej mainstreamowe informacje, a takich zapaleńców jak my jest tylko garska. Co do ludzi, którzy o nim od czasu do czasu słyszą, powiedziałabym, że mówimy o około 10 milionach, ponieważ kiedy coś się dzieje z Gierkinem, piszą o tym dosłownie wszystkie duże media. Więc o ile jego wypowiedzi są nacenzurowane i docierają tylko do tych, kto się postaraje odnaleźć, o tyle informacja, że Gierkin trafił do aresztu, czy tam złapali go na Krymie, trafiła do bardzo szerokich mas ludności. Gdzie w narodzie rosyjskim ogółem ma ksywkę NETIK którą można przetłumaczyć jako biadolący czy tam skamlący. Można powiedzieć, że ogólna masa ludu pracującego miast i wsi Federacji Rosyjskiej wie, że jest jakiś tam pułkownik Girkin i jest pierwszym skamlącym kraju. He. I owszem, w przypadku wolnych wyborów, zakładając, że nie wyślą go do Gagi, mandat deputowanego raczej ma w kieszeni. W gruncie rzeczy można w jakimś stopniu przyrównać go do Kononowicza. Każdy w Polsce o nim słyszał, większość nie śledzi jego perypetii, ale od czasu do czasu, jak stanie się coś poważnego, nawet mainstreamowe gazety o tym wspomną. Paweł M. Borodo pyta, dlaczego nie chcesz pokazać twarzy? Mimo wszystko nie mam parcia na szkło i nie jest to słowa, której potrzebuję. Szczególnie, że już widzę, jak przyjeżdżam do biura i lecą teksty, że Andromeda przyjechała, czy coś. Mimo wszystko, to się ciągnie za człowiekiem, i ludzie zaczynają patrzeć na ciebie przez pryzmat kanału, szufladkować i tak dalej. Pewnie miałoby to negatywne konsekwencje dla mojej kariery, zawodowego korposzczura, więc mówiąc ogólnie, mogę stracić o wiele więcej niż zyskać. Leszek pyta: Keynes czy Friedman? Aj, gdyby było Keynes czy Hayek, to jeszcze można by było robić plusy i minusy, choć i tutaj górowałby Keynes. A w starciu z Friedmanem zdecydowanie wygrywa Keynes. Nigdy nie wybaczę Friedmanowi tej jego absolutnie zdyskredytowanej teorii skapywania, którą bardzo podchwycili wszyscy bogaci tego świata, ale która, jak wykazała praktyka, pokazała, jak dobrze bogaci potrafią utrzymywać bogactwo w swoich rękach i jak mało skapuje dla reszty. USA szczególnie mocno uwierzyło, że jeśli bogatym jest dobrze, to wszystkim jest dobrze. I konsekwencje spowodowanego przez takie myślenie rozwarstwienia w społeczeństwie będą naprawiać przez następne stulecie. O ile oczywiście zaczną, bo rozwarstwienie pogłębia się i uwzględniając rozwarstwienie w IHDI, przeciętny Amerykanin żyje gorzej niż Polak. Jako postscriptum powiem, że Friedman wcale nie był głupi i sporo przemyśleń miał ciekawych i wartościowych, ale właśnie ta teoria skapywania którą w USA ostatecznie odrzucono 5 lat temu, niejako definiuje jego dorobek naukowy. Warto również pamiętać, że facet był za państwem minimum, które może jest i ładną ideą, ale jest zupełnie nieżyciowe. Zalecam wycieczkę do magazynów Amazona i zobaczenie na własne oczy, ile ludzi i w jakiej ilości danych i technologii potrzeba, aby w miarę punktualnie pakować i dostarczać paczki a potem proszę to pomnożyć razy milion, żeby zrozumieć, jak skomplikowanym organizmem jest państwo, przez co idea państwa minimum nie ma, niestety, racji bytu. Aha, Friedman przedstawia szkołę chicagowską, która również jest skrajnie nieobiektywną instytucją i jej celem jest forsowanie idei ekonomicznych, na których w pierwszej kolejności skorzystają bogaci. Jeśli ktoś mi nie wierzy, niech wie, że University of Chicago założył nie kto inny jak John Rockefeller, w tym samym roku, w którym przyjęto Sherman Act, inicjatywę antytrastową, która w pierwszej kolejności uderzała właśnie w niego. Przypadek, że Unia Chicago do od chwili powstania zwalcza wszelkie możliwe trasty, których celem jest konkurencja na rynku, a nie monopol Rockefellerów? Nie sądzę. Na egzaminie wstępnym na studiach profesor pyta kandydata. Opowiedzcie o kolektywizacji. Nie wiem. To o industrializacji? Nie wiem. To o 27. Zjeździe partii? Nie wiem. A kto to jest Stalin? Nie wiem. A kto to jest Breżniew? Nie wiem. Skąd pan taki pochodzi? Z Urupińska. Profesor ze smutkiem mówi: a może rzucić to wszystko w cholerę i wyjechać do Urupińska? Artur Żurawski pyta: jak twoim zdaniem skończy się ta wojna? Ukraina nie chce zamrożonej linii frontu, jak to było w latach 2014-2022, i będzie próbować zakończyć konflikt. I nawet jeśli nie uda się tego dokonać militarnie, raczej na pewno Rosja odda z marszu wszystko, jak tylko zmieni się władza. A może nawet i Krym przehandluje na anulowanie reparacji czy coś. Pytanie: Co powinno spotkać takich propagandystów jak Sołowiew czy Simonian? Ech, tyle lat ile sączą jad, tyle powinni siedzieć w pierdelku. Więc na chwilę obecną jest to niecałe dziesięć lat. Pytanie. Coś mało ostatnio z Kabiejewej. Z Kabiejewą z marszu teraz blokują, no i też nic ciekawego nie opowiadają. Pytanie. Czy myślisz, że Gilkin faktycznie odpowie za swoje zbrodnie? Facet jest bystry i prawdopodobnie stoją za nim potężni ludzie. Stali. Już raczej nie stoją. A co do bystrości, nie jest aż tak bystry, ponieważ na jego miejscu wyjechałabym już dawno do jakiejś bardzo odległej mieścinki, na przykład Kiachty w Buriacji, obok granicy z Mongolią, o istnieniu którego dowiedziałam się skrólując teraz mapę w poszukiwaniu jakiegoś totalnego zadupia. I tam sobie żyć, żeby o mnie zapomnieli. Benedykt Gierosławski Wolisz korzystać z wykopu czy hejto? Wykup po zmianie layoutu bardzo się zmienił, niekoniecznie na lepsze, natomiast hej to trochę obumarło po początkowym entuzjazmie, więc nadal preferuję moje grupki na Facebooku. Pytanie: Czy masz zamiar dodawać więcej filmów z kadrem jak w tym filmie? Tak, nazwa robocza formatu to Szczucie cycem i chcę robić jakieś 10-minutowe filmiki ala Testo, z jakimiś rekwizytami i ogólnie tak bardziej na wesoło i z jajem. O jakichś ciekawych aspektach historii Rosji i ZSRR. Pytanie. Trzy ulubione książki oraz autorzy. Uuuh, ciężkie wylosowało. Nie polscy to oczywiście Jane Austen, Duma i Uprzedzenie, Perswazję, Mansfield Park, e, i Margaret Mitchell. E, a z ostatnio czytanych, jak jeszcze miałam trochę czasu, to Elena Ferrante i jej seria neapolitańska. Ale jeśli chodzi o polskich. To w gruncie rzeczy bardzo dużym sentymentem taże literaturę młodzieżową, którą czytałam w postawówce. Bardzo lubiłam czytać książki Adama Bachdaja i Zbigniewa Pytanie: Ulubiona metoda przygotowania jajek? Zdecydowanie sadzone. Pytanie: Ile masz wzrostu? Mniej więcej tyle, co największy Polak. Pytanie: Ulubione rosyjskojęzyczne piosenki i zespoły? Podoba mi się muzyka Tatu i nie zamierzam się z tym kryć. A tak to pojedyncze piosenki Kino, B2, Leningradu, Zwieri, Coja i paru innych. Bryzer King Lemur pyta: Jaki jest Pani ulubiony propagandysta i dlaczego? Sołowiow, ponieważ od niego wszystko się w gruncie rzeczy zaczęło z tym kanałem. Pytanie: Czy ma Pani jakiś ulubiony cytat idący po linii partii, który swoim odklejeniem wybija się na tle reszty? Breżniewskie, ekonomia musi być ekonomiczną co w gruncie rzeczy oddaje cały sens radzieckiego systemu gospodarczego. Putinowskie trzeba działać nie ma czasu na rozkręcanie się powtarzane stabilnie od bodajże 2005 do niedawna. A jako bonus Gorbaczewski slogan polityczny składający się z jednego słowa przyspieszenie no i przyspieszyłeś, Gorbi, upadek ZSRR hehehe. <laughs> Pytanie. Czy wierzy Pani w przebudzenie narodu rosyjskiego? Raczej w dość powolny, ale stabilny proces jego uczłowieczenia, szczególnie jeśli będą graniczyć z bogacącą się Ukrainą w UE i NATO. Pytanie. Jakie konsekwencje dla naszego regionu miałaby ewentualna bałkanizacja Federacji Rosyjskiej? Myślę, że byłby to problem i nie tylko dla nas, ale i dla całego świata. Raczej Polska nie miałaby z takiego stanu rzeczy żadnych zysków. Lepsze jedno w miarę adekwatne państwo, które jest dla nas naturalnym rynkiem zbytu. Pytanie. Czy oglądała Pani filmy takie jak Ładunek 200, Dureń albo Brat? Brata widziałam. Ładunku 200 nie widziałam, ale czytałam dość szczegółowy opis filmu. Brat i Brat 2 widziałam na długo przed wojną i podobały się. Pytanie o losy Putina. Będzie żył długo i szczęśliwie, kończąc życie jak Lonia Breżniew. Tyle. Tyle, że Lonia umarł z największą w historii ludzkości kolekcją orderów i medali, a Putin odejdzie z jednym z największych majątków na Ziemi. Pytanie: Czy często wchodzi Pani na drabinę eskalacyjną? Ciągle siedzę na jej szczycie, ale notorycznie z niej spadam, ilekroć moje materiały notują mniejsze wyświetlenia niż się spodziewałam. Dimon Sorrow nie myślałaś o jakimś live na YouTubie czy innym Twitch w stylu przeglądu newsów. Obawiam się, że zwyczajnie brakuje mi czasu na takie coś, szczególnie na żywo. Pracuję codziennie od 8 rano do 17, a potem siedzę nad kanałem od 18.19 do drugiej w nocy. Na weekend chciałoby się chociaż wyspać. Tego rodzaju format ma Philips filozofia tak bardzo. Polecam. Pytanie. Wolisz walkę z kaczką wielkości konia czy setką koni wielkości kaczki? Ale z tą kaczką mam walczyć na lądzie czy w wodzie? Pytanie. Co sądzisz o firmach, które zostały w kaczki lub działają pod zmienioną nazwą? Fajnym przykładem jest Danon, który niby wyszedł z rynku, fabrykę przejął jakiś tam pseudominister od Kadyrowa, a firma nadal wysyła zakwasy i inne półprodukty do produkcji jogurtów, jak gdyby nigdy nic. Pienios nie śmierdzi i tyle. I sporo tego zostało. Wiele firm obiecało, że wyjdzie z rynku, po czym czekali aż sprawa ucichnie i nie ruszają się z miejsca. Gospodarka ma się kręcić, a korpo nie może podnosić strat, dlatego UE nie reaguje i reagować nie będzie. A ta kwestia już nie interesuje opinii publicznej i nawet Ukraińcy nie robią już memu na ten temat. Pytanie. Czy rodzice wiedzą o Twoim kanale? Wiedzą i podobno nawet czasem coś obejrzą, ale to nie ich klimaty. Pytanie: Jak oceniasz możliwość tego, że faktycznie ktokolwiek pójdzie siedzieć i zostanie przez HG skazany? A to zależy, jaka będzie władza w Rosji. Jeśli przyjdzie opozycja, to pod sloganem wspaniałej Rosji przyszłości, w ramach gestu dobrej woli, wyślą Kurzegietowicza, Gierkina, Sołowiowa i wszystkich generałów dowodzących szpecoperacją. A jeśli władzę przyjmie jakiś nowy dynamiczny aparatczyk, jak to miało miejsce w Kazachstanie, to Max dadzą gierkina i generała odpowiedzialnego za Bucze, a reszta będzie sobie spokojnie dożywać późnej starości w dostatku. Pytanie: czy faktycznie widać wewnętrzne walki w obozie Putina? Kiedy żył Prigorzyn i jeszcze nie maszerował, to owszem, były walki pomiędzy nim a szojgu. Ale po jego marszu za bardzo nie wiadomo, co się tam u nich dzieje na kremlu. A ichnia prasa pisze wyłącznie to, co oni chcą, żeby prosty lud przeczytał. I walki na szczytach nie wpisują się do tej kategorii. Nikt, którego na pewno nie przeczytam, pyta: czy nie myślałeś o wzięciu udziału w debacie z którymś z ruskich blogerów wojennych lub turba patriotów? Nikt ze mną nie będzie rozmawiać. Po pierwsze, jestem wrogiem z innego kraju, a po drugie jestem malinkim robaczkiem. Nawet opozycjoniści nie będą chcieli ze mną porozmawiać. Pytanie: Czy są jakieś elementy ruskiej narracji, które do ciebie przemawiają? W teorii można się zgodzić, że wschodnia Ukraina i Krym to ludzie zasiedleni z Rosji w ramach uzupełnienia katastrofalnych strat ludnościowych, jakie zostały zadane Ukrainie pierwsze 40 lat XX wieku. I jeśli poczytać sondaże i badania sprzed 2014, Donbas, Krym. Czy Charków, były umiarkowanie prorosyjskie. I gdyby rozwijano pokojowo te ruchy, możliwe, że za parę dekad dałoby się przeprowadzić referendum, w którym wygraliby zwolennicy przyłączenia tych regionów do Rosji. Ale te sentymenty są już dawno historią. I obecnie żaden trzeźwo-myślący rosyjskojęzyczny Ukrainiec nie chce przyłączenia do Rosji i często aktywnie z nią walczy. Pytanie, czy twoje materiały były analizowane po drugiej stronie barykady? Patrz punkt pierwszy. Co to niby jest 130 tysięcy w skali YouTube'a? Tyle co nic. Green Focus. Czy koszule Gierkina z lat 90. są związane z rzeczywistym zapóźnieniem w Rosji w stosunku do reszty świata? I czy czytałaś Wowa Wołodia, Władimir? On nie tyle jest taki nie na czasie, co mam wrażenie, że jego żonka kupuje mu takie ciuszki. A książki niestety nie czytałam. Hamachi pisze. Co sądzisz o twórczości Dmitrija Głuchowskiego? Książki takie średnie, w sensie nie są złe, choć różnią się od tego, co normalnie czytam, bo język nie jest u niego jakiś specjalnie kwiecisty. Cenię go jako człowieka za jego działalność opozycyjną. Pytanie: Czy oglądanie tylu materiałów Girkina nie jest męczące? Debaty piwniczne to zawsze bardzo duży wysiłek fizyczny, ponieważ z reguły muszę obejrzeć materiał podzielić na kawałki do przegadania i tłumaczenia, napisać streszczenie dla tych do przegadania i przetłumaczyć te fajne i ciekawe fragmenty. No, kupa roboty. Tak z 12-14 godzin ogółem. Ale z reguły z tego typu materiały cieszą się dużym zainteresowaniem, więc wysiłek zwyczajnie się opłaca. Pytanie. Jak zaczęło się Twoje zainteresowanie Uniwersum Szkolnej 17? Jakoś koło 2018 zauważyłam, że konon jeszcze żyje. I w sumie nawet coś nagrywa. Zaczęłam oglądać czasem komonoskopię na kibelku, a i wytworzyła się społeczność posługująca się mową bombaską, więc w sumie jakoś tak człowiek wsiąka, oglądając alternatywną rzeczywistość jako odskocznie, bo trzeba odpocząć w jakiś sposób, gółem. Ale mniej więcej od 2021 nie oglądam już tego gumowego show i tylko raz na miesiąc odsłucham streszczenie. Ulubioną postacią oczywiście był profesor Tomasz, i bardzo szkoda, że nie pojawiał się częściej. XJPL pyta: Dużo rosyjskiej propagandy, a co z ukraińską? Obecnie widzę dość znaczącą niechęć na kanale do wszystkiego, co jest ukraińskie. A co do propagandy Ukraińców, jest często dość buńczuczna, stanowcza i bezpośrednia. Przez co może momentami drażnić tych, kto zapomniał, że Ukraina prowadzi wojnę obronną. I ma moralne prawo robić, co tylko może, żeby utrzymać morale. Pytanie. Co z opozycją? Odcinka nie planuję, bo na to nie zasługują. Jak mówiłam wcześniej, wszyscy oni są oderwani od rzeczywistości i ich wielki plan to wytłumaczyć narodowi za pośrednictwem youtubera, że Putin jest zły. Opozycja siedzi głównie na Twitterze, ciągle się o coś kłócą i wygląda to żałośnie. I na YouTubie, gdzie mają parę milionów widzów, którzy w większości reprezentują środowisko emigranckie i relokantów. Więc pożytku z takich zasięgów nie ma żadnych. Poza oczywiście ekonomicznymi. Opozycja zwyczajnie nie rozumie z jak bardzo ubogimi, pokrzywdzonymi i zgnojonymi ludźmi ma do czynienia. I dla większości z nich Moskwa to naprawdę jedyna Rosja, jaką znają. Ogółem dramat, w mojej opinii, i nie dziwię się, że niewzorów tak bardzo ich hejtuje. Pytanie. Czy otrzymałaś jakieś groźby ze strony rosyjskiej? Nie, nie otrzymałam żadnych groźb, tylko liczne propozycje matrymonialne. Co do samych gruźb, trochę wątpię, z tego co widziałam, żeby za kontent związany z Rosją, jaki jest na polskim YouTubie, ktoś pisał groźby. Myślę, że ktoś tutaj trochę zabarwia, żeby dodać sobie wagi. No ale może wynika to z faktu, że w odróżnieniu od innych jestem w pełni anonimowa? Nawet nie wiem, ale wątpię, żeby leciały groźby za taki niszowy content, który wcale nie ogląda jakoś dużo ludzi. Pytanie: czy planujesz jakiś odcinek ze stuprocentową autorską analizą? Szczerze mówiąc, nie, ponieważ wolę korzystać z tego, co inni powiedzą, żeby nie było jakiejś dyskusji, że coś sobie zmyśliłam, koloryzuję albo szukam sensacji? A i tak robię podcasty. Konkretnie mówię, że tworzony jest w oparciu o taki i taki materiał. O po czym pojawia się jakiś skrajnie ty wybitny umysł, który wulgarnie mi pisze, że mówię głupoty i nic nie wiem. Mhm. Pytanie: czy planujesz się kiedyś ujawnić? Raczej nie. Jedyny plus ujawnienia się to więcej propozycji wywiadów, które z reguły odrzucam z braku czasu i powodów osobistych, a także możliwość wklejenia swojej buzi do miniaturki z jakimś sztucznym grymasem w ramach clickbaitu. Brr. Nie chcę, żeby moi znajomi i w pracy zaczęli mnie inaczej postrzegać niż obecnie i filtrować moją osobę przez pryzmat kanału. Jacek Harchut pyta: Czy można coś czasem z Białorusi? Jeśli pojawi się coś wyjątkowego, no to na pewno można. Jak na razie niestety robią dość nudny i przewidywalny kontent. Pytanie: Czemu mówi się, że Nawalny to kolejny raszysta, tylko w zachodnim opakowaniu? Nawalny zaczynał jako zwyczajny nacjol, który wrzeszczał coś tam o wielkiej Rasii. Potem się odpicował i zaczął robić na totalnie zachodniego, demokratycznego kandydata. I możliwe, że teraz jest takowym, ponieważ zrozumiał, że dzięki temu może dostać wsparcie i poparcie świata, a jedynie w warunkach wolnych wyborów ma jakiekolwiek szanse, dlatego popiera demokrację całym sercem ale raz na jakiś czas odwala coś typowego dla ruskiego impierca, pokroju gadania, że mieszkańcy Azji Centralnej powinni wracać do siebie i nawet Puszkina nie znają. czy te jego teksty o tym, że nie odda Krymu, od których generalnie obecnie oczywiście się odżegnuje. Na tę chwilę chyba nawet mówi, że odda Krym, bez robienia jakiegokolwiek referendum. Są co listy punktujące Nawalnego, ale prawda jest taka, że on te listy czyta i zmienia swoje zachowanie. Jak w przypadku Krymu. Tylko problem jest w tym, że ktoś musi mu powiedzieć, że tego nie powinien mówić czy robić, i on tego nie czuje intuicyjnie. Intuicyjnie to on by się pewnie dogadał z Igorem Iwanowiczem. Gdzie ja, jako agentka SBU i wywiadu paragwajskiego, mówiąca do was z pomocą neurosieci, żebyście myśleli, że jestem Polką, powiem wam, że jako Polka, która pamięta ostatnie 20-25 lat, Mam bardzo ścisłą i konkretną definicję bycia prozachodnim. Są to tylko dwa aspekty: NATO i UE. Jeśli państwo chce być prozachodnie, będzie iść tą drogą. Nie będzie postulować bliżej nieokreślonych sojuszy z Zachodem, a bardzo konkretnie powie, że chce dołączyć do UE, a w tym celu wypełnić wszystkie żądania UE. To samo NATO. I to jest dla mnie definicja prozachodniości. A nie jakieś puste deklaracje z więzienia, że jak już wyjdę, założę partię, wygram w wyborach i będę prezydentem, to totalnie będziemy się kolegować z UE, bo oni potrzebują naszych surowców. Obserwuję na kanale pewną grupę widzów, którzy są antyUE, więc im się to pewnie nie spodoba, ale takie jest moje zdanie. Jedną gwarancją normalności jest ścisła integracja z UE. Na dzień dzisiejszy w Rosji za dołączeniem do UE opowiada się jedynie partia MEM. Demokratyczna Partia Rosji, mająca procenta poparcia. Tej siły już nie zatrzymacie. Kolejny nikt, którego nie wymówię, pyta. Nie masz takiego wrażenia, że wszystkie polskie ekstrapolacje o rosyjskich problemach nie wynikają przypadkiem z niezrozumienia tematu? Z jednej strony jest to oczywiście czysta projekcja, ale jest to prymitywne i celowe działanie na potrzeby rosyjskiego widza, żeby ten widział w Polaku trochę inną wersję siebie. Czego propaganda najbardziej nie chce, to przedstawienia Polaków jako totalnie inny gatunek Słowian. Śmiem twierdzić, że dzięki swojej demokratyzacji, będący na trochę wyższym poziomie w porównaniu do Rosjan, nadal żyjących potrzebą zdobywania Kijowa za trzy dni. Za kulisami oni wszyscy. Zaczynając od Andrzejewa, a kończąc Sołowiowem, doskonale zdają sobie sprawę, że Polacy mają priorytety bardzo skupione na sobie i doganianiu, a czasem nawet wyprzedzaniu państw Zachodu. I zwyczajnie nie potrzebują jakichś zacofanych terenów na wschód. Wiem na pewno, że oni to wiedzą, bo na trochę przypisywałam się z panem Miankowskim, który wystąpił u Sołowiowa i on mówił, że nieraz wspominał im wszystkim, że my nie chcemy Lwowa. Więc to nie jest tak, że oni o tym nie wiedzą, po prostu w propagandzie Polak ma być tym głupszym Rosjaninem, który jest hipokrytą i szykuje się wbić Ukrainie nóż w plecy. A nie biedniejszym Niemcem, który jest skupiony na budowaniu swojego dobrobytu i pomaga Ukrainie, ponieważ obiektywnie jest to moralnie właściwe. Mówiąc o Polsce, rosyjska propaganda mówi o Rosji, tylko zmienia słowo Rosja na Polska i Charków na Lwów. Ale nawet w oficjalnej propagandzie oni już nazywają Polskę częścią Zachodu, choć oczywiście nie jest to przejęzyczenie, a demonstracja hipokryzji kolektywnego Zachodu na przykładzie Polski. Więc jest to celowy zabieg. W ZSRR wszystko było dla człowieka. I wszyscy znali imię tego człowieka. Krystian Talma pyta: Skąd znasz tak dobrze rosyjski? Rodzice kazali, więc się uczyłam parę długich lat. Pytanie: Czy sama tworzysz filmy? Wszystko robię sama, dlatego są błędy, są literówki, jakieś niedoróbki. A także tak słabo odpowiadam na maile i tak długo robię QA. Zwyczajnie wszystko robię sama i jestem wypalona i przemęczona. Pytanie. W jaki sposób uzyskałeś swoją wiedzę i zamiłowanie do polityki międzynarodowej? Nie powiedziałabym, że mam jakąś super wiedzę, a coś tam wiem, ponieważ długie lata słuchałam różnych źródeł informacji, aby umilić czas na studiach i w pracy. I coś tam zostało w głowie. Pytanie. Wolisz Keynesizm czy Monetaryzm? Zdecydowanie Keynesizm, chociaż i do niego mam sporo zarzutów. Ogólnie monetaryzm, jak i wszystkie XIX-wieczne szkoły ekonomii, Austriacy i cała reszta, mają ten problem, że traktują o pieniądzu, jak gdyby był emitowany tak samo jak w 1922. A nie jest, ponieważ obecnie można z niczego stworzyć 500 miliardów euro pakietu pomocy, a inflacja drgnie o 0,5%, jak to było w 2008. Jednocześnie cały nasz system jest wręcz zawiązany na węglowodorach. O czym dobrze dowiedzieliśmy się w 2022. I żaden kensizm, czy tam coś jeszcze tutaj nie pomoże. Pytanie: Czy myślisz, że Polska będzie dla świata jak Korea Południowa? Nie, ponieważ Polska nie tworzy kapitalistycznej dystopii. Koreańczycy to bardzo dziwny naród. Północ stworzyła komunistyczny Babilon, a południe kapitalistyczną dystopię. Te wszystkie gry w Kalmara, znane nam jako Squid Games. Nie pojawiły się z niczego. Korea Południowa jest de facto rządzona przez Czebole, potężne konglomeraty pokroju Samsunga czy LG, które produkują elektronikę, okręty, czołgi czy budynki ubezpieczenia. Samsung Electronics to tylko jedna gałąź potężnego konglomeratu i warto o tym pamiętać. A jak macie taki konglomerat, który produkuje 22% PKB Korei Południowej, to macie w garści cały rząd i państwo pisze ustawy pod was. A skoro Samsung potrzebuje wysoce wykwalifikowanych pracowników, to państwo nie widzi problemu w pozwoleniu uczniom koreańskich szkół zakuwać od 8 rano do 23. Gdzie godzina 23 była wprowadzona parę lat temu, bo dzieciaki potrafiły nie spać po parę dni, bez przerwy się ucząc, aż jeden umarł z wycieńczenia. Więc nie, Polska nie będzie drugą Koreą. Nie będzie również Szwecją, ponieważ innowacja leży i mamy kulturę bezsensownego zapieprzania, w czym akurat troszeczkę przypominamy Koreańczyków. Myślę, że tworzymy swój własny model, który nie będzie innowacyjny i będzie mieć przeciętną wydajność, ale w którym każdy może zostać lekarzem czy prawnikiem, co w wielu krajach jest blokowane przez sensus majątkowy. Pytanie: czy będzie lepiej dla Polski, jeśli Putin utrzyma się u władzy, gdyż każdy inny przywódca Rosji będzie zachętą dla Niemiec, by ponownie budować z Rosją współpracę gospodarczą? Ależ nie tylko Niemcy, ale i Polacy powinni budować współpracę gospodarczą z Rosją, ponieważ nasze gospodarki potrzebują tanich surowców. A i pewnie niektórzy chętnie znaleźliby w Rosji podwykonawców dla swojej produkcji. Oczywiście nie z Putinem, którego uznajemy za zbrodniarza wojennego, ale i kolejny przywódca nie może być jego klonem. I musimy jasno postawić sprawę, że współpraca wyłącznie z demokratyczną Rosją gdzie nawet jeśli trafi się u władzy jakiś imperiec albo turbopatriota, po pięciu latach będą kolejne wolne, uczciwe wybory? Pytanie: Sądzisz, że Polska będzie miała większe profity z odbudowy Ukrainy niż na przykład Niemcy? Nie sądzę, żeby jakiekolwiek państwo zarobiło na odbudowie Ukrainy. My będziemy ładować w nią pieniądze, a zarabiać będą firmy budowlane, które zwrócą nam część władowanych pieniędzy w formie podatków. O ile są zarejestrowane w Polsce oczywiście, na odbudowie nie zarabia się. Odbudowuje się, żeby potem zarabiać na handlu, na różnych inicjatywach i współpracy. Zarobić można na budowie drona bojowego razem z Ukraińcami, który okaże się hitem eksportowym. Na odbudowie zarobią firmy budowlane. Państwo polskie zarobi najwyżej na odsetkach z kredytów dla Ukrainy. W sumie ciekawe, jakim idzie spłata tego kredytu o wartości 100 milionów euro, jaki daliśmy w 2015. Pytanie. Czy nie lepiej będzie tłumaczyć słowa Rosjan jako lektor? Lektor jest dodatkowym, bardzo dużym nakładem pracy, ponad to, co i tak pochłania mi do 12 godzin. Takie lektorzenie to nie jest zwyczajne gadanie do mikrofonu z kartki. Trzeba mówić w tempie, w jakim pojawiają się napisy. I na dodatek Gierkin czy Sołowiów dużo przekazują mimiką, limową ciała, a ich lamentów nie zdołam oddać kolektorka. lektorka. Krystian pyta. Czy spodziewasz się wzrostu religijności w Rosji i Ukrainie z powodu wojny? Nie, ponieważ z jednej strony mamy cerkiew KGBisty, Gundiajewa, która delikatnie mówiąc jest z glilizą moralną, a z drugiej ukraińską na ukraińskiej autokefalii, z rosyjską cerkwią ukraińską, która trzyma łapę na przykład na ławrze pieczerskiej. Oczywiście pojawi się mnóstwo religijnych ludzi którzy będą opowiadać, że jak siedzieli w okopie, to cały pułk zmiotło nawałą artyleryjską, a ich ominęło. Ale równocześnie sporo ludzi traci wiarę po utrasie bliskich i samym fakcie, że jest wojna. Więc nie sądzę, żeby był jakiś masowy przypływ wiernych. Pytanie. Czy zrobisz film o młodych wykształconych z wielkich miast? Jest parę takich projektów, ale szczerze mówiąc no nie są za bardzo ciekawe. Od ludzi jak my, którzy mówią banały, że oni to chcieliby mieszkać w demokratycznym państwie. Pytanie. Dlaczego Sowietom nie udało się wylądować na Księżycu i co by było, gdyby im się udało? Przyczyn było dużo, ale w głównej mierze zbyt odstawali technologicznie. Gdyby byli pierwsi, to pewnie by Amerykanom zrobiło się smutno i władowaliby jeszcze więcej pieniędzy w nauki ścisłe. Może postawiliby przed sobą cel Mars przed 1990? Kto wie? Pytanie. Jak widzisz przyszłość Naddniestrza i Mołdawii? Mołdawia jest troszeczkę dziwna, bo nawet się nie upomina o Nadniestrze, mimo że nic jej to nie kosztuje, gdzie Naddniestrze i Mołdawia na niektórych poziomach całkiem nieźle sobie żyją i współpracują. Naddniestrze się wyludnia, ponieważ jest pod sankcjami i nic się tam nie dzieje. I myślę, że przyjdzie czas, że siłą rzeczy zostanie ponownie zintegrowane z Mołdawią i możliwe, że pokojowo. Pytanie. Czy wybuchnie trzecia wojna czeczeńska? Niewątpliwie w takim sułtanacie aż się prosi o wojnę, ale jest ona wybitnie nie na rękę Rosji i Kadyrowowi. I dopóki oni rozdają karty, raczej będzie względny spokój. Kadyrow niewątpliwie nie chce żadnej wojny i nie chce się oddzielać od Rosji. Jego wygląd i kondycja pogarszają się wprost proporcjonalnie do przebiegu wojny na Ukrainie, więc raczej to nie od dobrego życia wygląda, jak obecnie wygląda. Pytanie. Opowiesz kiedyś o polowych żonach, to znaczy o niewolnictwie seksualnym w armii rosyjskiej? Raczej nie. Temat jest dość znany, w wielu książkach już o nim pisano. Pytanie. Czy spodziewasz się powstania po wojnie stowarzyszeń weteranów w Rosji i na Ukrainie z ambicjami politycznymi? Na Ukrainie na pewno. W Rosji również powstaną stowarzyszenia. Ale kwestia ambicji politycznych jest związana z tym, jaki reżim polityczny będzie w tym państwie w przyszłości. Na pewno, jeśli coś powstanie za kadencji Botoksowego, to będzie to przybudówka partii Putina Jedyna Rosja. Krzysztof Szafrański pyta: Którego z polskich wojennych komentatorów chciałabyś zobaczyć w debacie z Girkinem? Nikt mi jakoś nie przychodzi do głowy. To musiałby być ktoś bardzo zajadły, ale profesjonalny. U nas raczej są uprzejmi i spokojni, a taki Gierkin zagada opowieściami, jaki to on nie był dzielny jak w las do Słowiańska. Pytanie. Czy sądzisz, że Polacy zachowywaliby się mniej biernie niż Rosjanie, gdyby to nasz kraj niesprawiedliwie napadał na inny? Polska niesprawiedliwie napadająca na kogoś oznacza, że przez dobre 20 lat coś się z nią działo bardzo, bardzo złego i uparcie maszerowała w tym kierunku, więc i społeczeństwo byłoby zupełnie inne. Tu i teraz zwyczajnie nie ma szans, żeby Polska wybiła nóż w plecy jakiemuś ze swoich sąsiadów. Jest to na tyle nie do pomyślenia, że nawet nie mogę sobie wyobrazić, jakbyśmy się zachowywali. Pytanie. Czy zdziwiłabyś się, gdyby któryś z widzów poznał Cię na ulicy po tym filmiku? Jak to mówił papież? Bardzo. Kupch Polan pyta. Czy zamierzasz zagłębić temat rosyjskojęzycznych mediów w państwach bałtyckich? Tam operowała głównie Russia Today, a obecnie wszystkie rosyjskojęzyczne media są zakazane. Więc troszeczkę niestety nie ma czego robić. Pytanie. Czy dostajesz dużo propozycji na wywiady w polskich mediach? Dostawałam mniej więcej rok temu, bardzo dużo propozycji, ale z powodów osobistych nie mogłam wziąć udziału. Obecnie dostaję bardzo rzadko. Jeszcze, że mówiąc, wolę ten czas spożytkować na kolejny materiał. Pytanie. Jakie opracowania think tanków śledzisz, żeby uzyskać wiedzę o wojnie? Think tanki z reguły nie zajmują się propagandą, albo mówią o niej w kontekście oddziaływania na Europejczyków. Ja zajmuję się papką, którą serwują swoim. Co do think tanków, to czasem coś przeczytam, ale z reguły nie czytam ich. Wolę patrzeć, co tam sami Rosjanie mówią jak o tym jakim idzie. Jeśli mam coś polecić, to Auckland Institute. Zrobił wspaniałą publikację o nazwie War and Theft, The Takeover of Ukraine's Agricultural Land, która opowiada, ile tych słynnych czarnoziemów już zostało przejętych, czy wykupionych przez oligarchów, przedstawicieli rządu albo jakieś państwowe fundusze, na przykład Arabii Saudyjskiej. To tak w temacie tych tekstów, że Ukraina będzie za wszystko płacić czarnoziemem. No nie, nie będzie, bo w większości już go nie posiada. Pytanie. Jakie osoby polskojęzyczne i anglojęzyczne są ciekawe dla Ciebie w kontekście wojny w Ukrainie? Polskojęzyczne spojrzenie jest ciekawe, a z anglojęzycznego interesuje mnie zdanie Davida Satera, który jest chyba jedynym Amerykaninem, który rozumie Rosję od podszewki. Pytanie. Czy zamierzasz wprowadzić na kanał format wywiadów? Miałam taki pomysł, żeby zrobić tłumaczenie ukraińskiej perspektywy odnośnie Wołynia, zebrać pytania od widzów, a potem przeprowadzić rozmowę z ukraińskimi historykami. Konfrontując ich wypowiedzi z replikami widzów, prosząc o ich komentarz. Ale jak na razie temat jest zamrożony, ponieważ odnoszę wrażenie, że w Polsce większość uważa, że my zbadaliśmy kwestie od deski do deski, i zdanie Ukraińców w ogóle nas nie interesuje. Chociaż oni na niektóre kwestie patrzą z innej strony, na przykład na kwestie radzieckiej agentury albo prorosyjskości historycznego obszaru znanego jako Wołę. Albo samą zbrodnię wkładają w szerszy kontekst i powiązują z wydarzeniami z 1917 albo polityką zasiedlenia kresów w czasie II RP. Ale raczej nic z tego nie zrobię, bo większość nie chce znać opinii strony przeciwnej. Szczególnie, że obecnie w ogóle jest straszna niechęć do Ukraińców i ciągle czytam prośby o materiał, który opowie, jak to wszystko na Ukrainie źle. A co do zwykłych wywiadów to nie, nie chcę tego robić. To robią praktycznie wszyscy, kto siedzi w temacie. A ja po pierwsze, w odróżnieniu od jakichś historyków czy generałów, w ogóle jestem nikim. Jak to ten jeden w czasie kłótni na Facebooku określił mnie laską po ekonomii, która zna rosyjski. Dodałabym jeszcze metkę korposzczura, tak żeby dopełnić całość. Więc tak słabo to wygląda. A po drugie, jak już mówiłam, tak robią wszyscy. I jest to bardzo przyjemna i prosta forma dla youtubera. Ot, rozsiadasz się sobie, masz listę pytań, zadajesz pytania, wsłuchasz odpowiedzi i może tam coś jeszcze dopytujesz. I wszyscy to robią, a ja nie chcę być jak wszyscy. Nawet jeśli to oznacza mniejsze wyświetlenia, więcej pracy i niekończące się prośby o lektora do materiałów, co skaziłoby odbiór. Pytanie: Czy masz w planach materiały o byłych republikach sowieckich? Tak. Dzięki temu, że sporo Rosjan jest w Gruzji, zauważyłam, że zaczęło się co nieco pojawiać o ich życiu w Gruzji, jak i o Gruzji ogółem. W przyszłości możliwe, że coś się pojawi. Tak samo dokumenty o Azji Centralnej w kontekście jakichś spadków po ZSRR pokroju poligonów jądrowych. Łukasz Franczyk pyta: Czy nie wzorów to jedyny znany Rosjanin, którego nie boli głowa? Jeszcze była nowodworska, ale ona niestety odeszła. Jest również chociażby Wiktor Szenderowicz. Andrzej Makariewicz albo Jewgenij Panasienkow. Szczególnie ten ostatni jest kontrowersyjną postacią, no ale całkiem ciekawą. Jest parę porządnych, znanych Rosjan. Garska, No ale są. Pytanie. Dlaczego tak mało poświęcasz ruskim liberałom? Liberałowie są z jednej strony dość oderwani od rzeczywistości, co dobrze obrazuje debata Naki kontra Kac, a z drugiej strony siedzą za granicą albo w więzieniu, i dyskutują sobie o wspaniałej Rosji przyszłości jak już Putin z Gilkinem pójdą do Gagi. Nie wiem, mi się oni nie podobają i zwyczajnie nie widzę jakiegoś wartościowego kontentu, jakim można by było z nich wykrzesać. Wolę robić materiały o ludziach, którzy mają na coś wpływ. A nawet Wujek Kogórki miał większy wpływ na Rosję niż większość youtuberów szumnie nazywających się liberalnymi politykami, razem wziętych. Takie moje zdanie po tym co zobaczyłam. Pytanie. Gdybyś potrzebowała pomocy przy tłumaczeniach, ewentualnie merytoryczną, to chętnie pomogę. Bardzo dziękuję i będę mieć Ciebie na uwadze w takim razie. MAT 1984 Co sprawiło, że masz taką determinację, by robić w to wszystko de facto probono? Z tym probono to tak nie do końca. Z monetyzacji Waszych datków wpada dodatkowy grosz, który naprawdę pomaga mi w miarę godnym życiu. I w tym miejscu jeszcze raz bezczelnie proszę o Wasze datki. I przypominam, że praktycznie nigdy nie proszę Was w odróżnieniu od większości. Pytanie: Czy próbowałeś nawiązać kontakt z niewzorowym? Nie, nie próbowałam. On rozmawia z kanałami, które dają milionowe widownie. Jak będę mieć milion widzów i stabilnie notować 300 tysięcy wyświetleń na film, no to spróbuję. Pytanie: O czym mówić Ci najtrudniej? O Wołeniu. Mamy za dużo osobników, którzy przeczytali dwie, trzy książki polskich autorów. I uważają, że posiedli w temacie prawdę objawioną, która jest totalnie obiektywna i na tyle absolutna, że można zamykać ten rozdział historii. Jakkolwiek wzmianka o wojnie, szczególnie o ukraińskiej perspektywie, i nie chodzi tu o gloryfikację, a konkretne niuanse, kończy się agresją słowną, wypadami ad personam, otwartym obrażaniem mnie itd., co jest o tyle niesmaczne, że moi przodkowie, tak od strony mamy, jak i taty, pochodzą z Kresów, i moi dziadkowie, którzy byli noocznymi świadkami tych wydarzeń. No cóż, trochę to tłumaczy, dlaczego rodzice chcieli, żebym znała rosyjski. Markow pyta. Najlepszy pisarz rosyjskojęzyczny: Czechow, Iw i Pietrow, z możliwym udziałem Buchakowa. A po 1991, no to nawet nie wiem, bo za mało czytam współczesnej literatury, aby powiedzieć z pewnością, kto jest najlepszy. Pytanie. Który naród FR wzbudza w największym stopniu Twoją ciekawość? Ostatnio dowiedziałam się o górskich Żydach w Dagestanie. Zaskakujące. Pytanie. Najlepsze danie kuchni rosyjskiej? Bliny z kawiorem. Pytanie. Wysocki czy Okudżawa? Raczej Wysocki, ale to ogólnie nie są moje klimaty. Mareczek S. pyta, czy Twoim zdaniem zespół R, rozsierdzeni, mają w rosyjskiej narracji taką samą funkcję jak Rudolfowicz, czy są faktyczną opozycją? Oj, jak widzimy, zespół R już nie istnieje i implodował z powodu sprzeczności i aresztowania Igora i Siewołodowicza. On chciał zarobić z tego swoją swoistą skocznię do polityki. A większość patrzyła na to jak na platformę do koordynowania pomocy. Pytanie: Czy Legion Wyzwolenia Rosji jest częścią Legionu Międzynarodowego i czy ten jest częścią SZU? Jeśli tak, to czy Ukraińcy dobrze robią odcinając się od jego działalności? Szczerze mówiąc, trochę sama się pogubiłam, co jest gdzie i nie jestem pewna, czy Legion Międzynarodowy jeszcze istnieje. O obu formacjach już dawno nie słyszałam, a co do samego zaprzeczenia. To oczywiście Ukraina gra w rosyjską grę, która tak samo w 2014 i 2015 wysyłała ich tam nietów do Donbasu. A tak poza tym, to ja słyszałam, że Biłgorod ma dosyć życia pod jarzmem Kremla i chce stworzyć Białgorocką Republikę Ludową. Nie wiem o co ci chodzi z tymi prowokacyjnymi pytaniami, jaka znowu Ukraina. Pytanie: jeśli Ukraina wygra, to co będzie z mieszkańcami Doniecka i Ługańska, którzy walczyli przeciwko Ukrainie? Będzie to samo, co z mieszkańcami Chersonia, którzy uznali, że są jednak Rosjanami. Spakują się i wyjadą do Rosji, gdzie nikt na nich za bardzo nie będzie czekać i nikt się nie będzie cieszyć z ich przybycia. Pytanie. Czy dążenie Zełenskiego do NATO jest naiwne w sytuacji, w której Ukraina i Rosja mają sporne terytoria? A odwrócę pytanie. Jak by czuł się naród ukraiński, gdyby Zełenski w orędziu powiedział im, że drodzy rodacy... Nie spełniamy żadnych warunków dla dołączenia do NATO i UE, ale jak wygramy wojnę i ostro będziemy się reformować, to około 2059 nas przyjmą. No trochę słabo, nie? Acz, oczywiście, prawda nas wyzwoli w ogóle. Załański mówi to, co naród chce usłyszeć i co może dodać mu otuchy. Choć teraz to coraz trudniej mu to robić, ponieważ urzędnicy kradną, jakby nie było jutra. Politycy sobie balują w Radzie, ludzie giną na froncie, a Zełański, zamiast forsować kolejne reformy wymagane przez UE i wypalać korupcję razem z oligarchią, daje tylko wywiady i kłóci się z Polską o zboże. Pytanie: Jest sporo botów do czytania tekstu. Czy jest jakaś szansa na takie coś? Bo to niszczą odbiór materiałów. Wiem, że wszyscy są zajęci i w ogóle niektórzy to by słuchali girkina jak podcastu, ale mimo wszystko niektóre rzeczy lepiej chłonąć w oryginale. Nixon pyta się Breżniewa, jak udaje się wam zorganizować centralne planowanie zaopatrzenia tak ogromnego państwa? Breżniew odpowiada, wszystko wieziemy do Moskwy, a naród już sam rozwozi. Marek Gagis pyta, pytanie o organizacje pozarządowe i opozycję w Rosji. Kombatanci mówią jednym głosem z reżimem, a matki poległych, jak i żywych żołnierzy, siedzą cichutko. Czasem tylko przebąkując, że brakuje skarpetek. Kreml jest teraz w dobrej pozycji, ponieważ oferuje takie pieniądze, że dla większości zmobilizowanych jest to propozycja nie do odrzucenia. Wszyscy, kto mógł się sprzeciwić, już opuścił Rosję, opozycja nie istnieje, Prigorzyń spadł z nieba i Girkin wpadł do więzienia. Życie jest piękne, i nawet jeśli teraz zrobią kolejną falę mobilizacji, nie będzie jakichś wielkich protestów. Natomiast gdyby Zgred teraz ogłosił, że się wycofują to większość przejałaby to z ulgą. Co do jego ratingów, no to ciężko powiedzieć, ale chyba poszłyby w dół, kiedy dotarłoby do ludzi, że tyle ofiar i takie wyrzeczenia, a to wszystko poszło na marne. Może trochę poszumieliby, ale pewnie dość szybko przestaliby i wróciliby do swoich spraw. Pytanie. Co piszą media ukraińskie o sytuacji Ukrainy, zwłaszcza po wojnie, i jak widzą w tym wszystkim polskie i inne kraje? Na razie nic nie mówią, nie patrzą aż tak daleko. Ale zgadzam się w zupełności, że nie będzie żadnego bratniego państwa, a najzwyczajniej kolejne państwo dołączy do wyścigu o inwestycje zagraniczne. I będzie nam robić konkurencję tańszą siłą roboczą, prawdopodobnie bardziej zliberalizowanymi probiznesowymi warunkami, ponieważ państwo będzie starało się przyciągnąć jak najwięcej inwestorów, aby jakoś ruszyć z rozwojem gospodarczym. Przypominam, jak na miesiąc przed wojną zablokowali nam transporty z Chin. To nie będzie relacja na poziomie Niemcy-polska, gdzie Niemcy były tak daleko przed nami, że mogły nas traktować troszkę delikatniej, i Polska nigdy nie rzuciła Niemcom wyzwania. Tutaj nie ma aż takiego rozstrzału, no i Ukraińcy uważają, że są co najmniej nie gorsi od Polaków, no i mają szereg atutów, którymi mogą rzucić polscy wyzwanie, przejmując rynek podwykonawców dla niemieckich czy francuskich koncernów. Mateusz przybyła pyta, czy nie wzorów powróci kiedyś do ojczyzny i czym by się tam zajmował? Niestety Albo stety, pan Niewzorow powiedział, że on już nigdy, przenigdy nie wróci do Rosji, niezależnie kto będzie u władzy. A jako minister prawdopodobnie by się nie sprawdził, tak jakby się nie sprawdził jako deputowany. On chce robić swoje i nie być ograniczonym w żaden sposób. Pytanie. Czy myślała pani o wydaniu jakiejś książki? Nie. Żadnych książek. Nie sądzę, żeby moja wiedza była wystarczająca do napisania książki. A i nigdy nie miałam takich ambicji. Patryk Wojtecki pyta, czy planujesz wplatać wątki historią rusosfery i ZSRR? Tak, po Q&A, może w grudniu, może w styczniu, zacznę robić dodatkowe materiały i będę sprawdzać różne formuły dalszego prowadzenia kanału. Wszystko oczywiście zależy od Waszego odbioru i od ewentualnego zainteresowania. Pytanie, czy Dima Medvedev miał zadatki na reformatora? Ma potwierdzenie w rosyjskich źródłach. Nie to była taka lalka Putina, która mogła sobie pobawić się w różne projekty gospodarcze, pokroju wbicia się do pierwszej dziesiątki w rankingu Doing Business, który nawiasem wcale nie pokazuje, czy dobrze robić biznes w danym kraju. Za kadencji Medwiediewa, pierwszy raz we współczesnej historii Rosji premier, którym był Putin, miał coś do powiedzenia i regularnie o nim słyszeliśmy. Obecnie wielu z Was pewnie nawet nie wie, jak nazywa się premier Rosji, a wtedy wszyscy wiedzieli. Pytanie. Kogo z tłumaczonych słuchać się najprzyjemniej? Potężnego gubernatora Pschowa Michajłowa. On mówi spokojnie, czysto i zawsze ma taki przyjazny ton. Taki pijany wujek na weselu, który ładnie przygotowuje dyskusję, żeby Gierkineł wyskoczył z jakimś lamentem bębeńskim. Pytanie. Wolałabyś walczyć z dziesięcioma Olgami Kapibarowymi wielkości Kapibary, czy Kapibarą wielkości Olgi? Z dużą Puszystą kapibarą, oczywiście. I nie walczyć, a przytulać się. Kapibary są ogółem najlepsze, takie kochane, spokojne zwierzątka. Fakt, że tą jazgoczącą babkę nazywam kapibarzycą z racji pewnego podobieństwa, uważam za kolejny psikus ze strony tego słynnego kosmicznego żartownisia. Paweł H. pyta, czy człowieka sowieckiego da się wyplenić z narodu sowieckiego? Nie ale może on umrzeć, robiąc miejsce pokoleniu, które chociaż raz w życiu napisało CV i rozumie, co to jest procent składany. Zresztą mam wrażenie, że fala legalizacji LGBT albo zielonej śmierci w Stanach Zjednoczonych i Europie Zachodniej to anomalia wynikająca ze współczesnych możliwości mediów, które ciężko pracowały nad opinią publiczną przez ostatnie 10 lat. Natomiast normalnie wszelkie maści reformy miały miejsce dopiero po nastaniu wymiany pokoleniowej. Pytanie. Jak bardzo polskie służby i inwestycje są infiltrowane przez wywiad Rosji? Myślę, że są próby, jak i pewne sukcesy związane z infiltracją, ale raczej średnio mało niż średnio. Pytanie: Twój ulubiony dowcip. W tym materiale jest ich cała garść. Pytanie: Twoje przewidywania co do Białorusi. Bardzo ciężkie pytanie, ale raczej demokracja, która ma związane ręce z powodu obecnej skrajnej zależności Białorusi od Rosji. Pytanie: Pracujesz w służbie zdrowia? Nie, ja jestem zwyczajnym korposzczurem. Tomasz Mroczek pyta. Pytanie o media opozycyjne. Jest Radio Swoboda, jako radio i YouTube, jest w Jewremia, jako stream w internecie, jest DOSZT. Ale ten pojawił się po pół roku ciszy i jest na tyle dziwny, że oberwał nawet odebraniem licencji na Łotwie teraz siedzą w Amsterdamie. No i jest sam YouTube, wyczyszczony z wszelkiej maści popierających specoperacje z burzliwie kotującymi się kanałami opozycyjnymi wszelkiej maści youtuberów, którzy na wyrost dopisują sobie tytuły polityków opozycji. I głównie dlatego jest podejrzenie, że w nieodległej przyszłości YouTube zostanie zamknięty. Pytanie jak media opozycyjne wyglądają w Białorusi? W przypadku Białorusi również jest poczciwa Swoboda, ale jest również na przykład Belsat. Polska stworzyła dla Białorusi platformę opozycyjną, więc oczywiście Łukaszewski jest zachwycony i ciągle burczy, że Polska szykuje przewrót. Pytanie. Czy można pokusić się o zebranie danych, co jest słuchane na Ukrainie? W przypadku Ukrainy znowu mamy Radio Swoboda, mamy kanały Latyninej, Fejgina, Arestowicza, Farian i innych. Jest youtubeowy kanał 24, kanał Telewizja Toronto, CensorNet i odnoga Butusof. Z kanałów telewizyjnych ich znajdziemy na YouTube jest ICTV, TSN czy Espresso TV. Co jest słuchane przez Rosjan na Łotwie czy Estonii? Jeśli chodzi o Rosjan na Łotwie czy Estonii, to głównie słuchali Russia Today, Rassia, Dean i Sputnik. Które teraz można znaleźć tylko w internecie i tylko przy korzystaniu z VPN. XOTA 80 pyta, czy sądzisz, że wydzierżawienie Ukrainie Pridniestrowia przez Mołdawię na okres roku za symboliczną chrywną ma sens? Trzeba tutaj brać poprawkę na mentalność Mołdawian. Ich taką swoistą opowiastką narodową, tutaj mówię z pamięci i mogę coś przykręcić. Jest, że ktoś tam chciał zabić mołdawskiego pastucha, ale o planach dowiedziała się jego wierna owieczka i przybiegła go ostrzec. A ten tylko wzruszył ramionami i kontynuował robić swoje, wychodząc z założenia, że co ma być, to będzie. Oczywiście pewnie mocno przykręciłam i spłuciłam ważny mołdawski poemat, za co przepraszam, ale sens jest taki, że Mołdawia potrafi się zwyczajnie godzić na pewne rzeczy. I z tego co mi się wydaje, nie wykazuje jakiejś wybitnej chęci, żeby rozwiązać kwestię Naddniestrza. Co do samego zaczyszczenia Naddniestrza przez SZU, to oczywiście byłby to sam profit dla wszystkich oprócz Rosji, ale tutaj w sumie chyba wujek Ogórkin ma rację i jest jakieś zakulisowe ustalenie z Rosją. Nie wiem, może ta obiecała nie niszczyć elektrowni i wodociągów, co przecież jest dla niej bardzo łatwo zrobić. Czy coś. Ciężko powiedzieć, ale niewątpliwie pewne jest, że Naddniestrze, Osetia Południowa czy Abchazja żyją na pożyczonym czasie i prędzej czy później dołączą do Karabachu. Pytanie. Czy wydaje Ci się, że implozja Rosji jest możliwa? Co do implozji, to już mówiłam, wydaje mi się mało prawdopodobna. Co do sponsorowania kaderowa, to są to grosze. 3 miliardy dolarów rocznie. Oczywiście jest to dziesięciokrotnie więcej niż to, co dostaje na przykład Czukotka, ale jednocześnie Czeczenia da sporo siły bojowej, może niezbyt silnej, ale o wiele bardziej zdolnej do walki niż mobiki i Ochotnicy z Syberii. Więc wbrew pozorom, mimo rozmów o haraczach dla zwycięskich Czeczenów i tak dalej, ani to duże pieniądze w skali państwa, a jest z tego jakaś korzyść. I większość czeczeńskich kacyków bardzo nie chce oddzielenia się od Rosji, a Audinow otwarcie mówi, że tylko z Rosją Czeczenia ma jakąś przyszłość. Pytanie. Uknąłem sobie teorię, że upadku Związku Radzieckiego nie było, tylko pierwszy sekretarz Andropow odkrył bezkonkurencyjność komunizmu i gospodarki centralnie sterowanej wobec wolnego rynku i postanowił przeprowadzić transformację w iście KGB-owskim stylu. O nie! Z ZSRR, podobnie jak z Bizancjum, miała miejsce cała seria niefortunnych zdarzeń, które doprowadziły do upadku. Zaczynając od zastoju Breżniewa, który pod koniec życia słabo kontaktował, a państwo stanęło w miejscu. Potem kolejne 18 miesięcy żywego trupa Czernienki, w czasie których żadnych reform nie przeprowadzono. Potem przyszedł Jure Andropow, który chciał ożywić gospodarkę i na przykład wysyłał KGB, żeby zaczepiało ludzi w kolejkach w godzinach pracy i pytało, dlaczego obywatele stoją w kolejce po kiełbasę, zamiast pracować w swoim zakładzie pracy, ale mu się też szybciutko zmarło. A wtedy przyszedł Gorbaczow, który chciał przeprowadzić reformę, i skończyło się wszystko rozpadem. Gdzie rozpad podpisali kacyki RSFSR, ukraińskiej SSR i białoruskiej SSR? W Białowieży, gdzie przyjechali pić i uzgodnić kontrakt gazowy. Jelcyn zaczął się żalić, że nie może w pełni rozporządzać rosyjskim gazem, bo nadal jest ZSRR, i Gorbaczow musi wszystko przyklepać. I właśnie wtedy wpadła im do głowy idea, że skoro ZSRR powstał siłami trzech słowiańskich państw. To te same państwa mogą go rozwiązać i tyle. Podobnie było z NRD, kiedy podczas konferencji prasowej rzecznik palnął błędną informację, że partia postanowiła wprowadzić ruch bezwizowy i bezpaszportowy w Berlinie z RFN, i masy ludzi rzuciły się do Berlina Zachodniego. W praktyce oni chcieli wprowadzić taki ruch, ale dopiero po wypełnieniu mnóstwa warunków przez poszczególnych obywateli. I w ogóle był to dopiero plan, a nie fakt dokonany. Także naprawdę jest to głupia sprawa. ZSRR upadł przez masę nieporozumień, błędów itd. Warto chociażby wspomnieć, że Związek chciał wycofać się z Afganistanu, który swoją drogą wcale nie był jakąś strasznie drogą inwestycją, już w 1985. Ale z powodu umysłowego marazmu Breżniewa i Czernienki, dopiero za zaandropowe zaczęto przygotowania i wycofanie przyciągnęło się do 1989. Według Jurija Bezmienowa ZSRR kierował 80% na tzw. przewrót ideologiczny. Czy nie odnosisz wrażenia, że po pojawieniu się internetu nacisk rosyjskiego wpływu zwiększył się i na przykład przyczynił do Brexitu? Tutaj, już na starcie, bardzo przepraszam, nic osobistego, ale stanowczo wypowiem się przeciwko Jurijowi Bezmienowemu. Bezmienow strasznie dużo gadał, ale był naprawdę słabym pionkiem w systemie. Potrafił straszyć Zachód, że totalnie zaczęło się ideologiczne podminowywanie społeczeństwa, środki aktywne, demoralizacja społeczeństwa, bla, bla, bla. Bardzo przepraszam, jeśli brzmię grubo, ale Bezmianow gadał od rzeczy, byle by go słuchali i opowiadał najwyżej wizję, jaką paru partyjniaków roztaczało sobie w tak w czasie różnych pogawędek. Choć bardziej prawdopodobne, że Bezmianow sam to wszystko wymyślił, bo jego na takie powagawędki nikt by nie zaprosił. Mamy obecnie mnóstwo wspomnień prawdziwych kretów z KGB, którzy zajmowali się głównie szpiegowstwem gospodarczym. Cały aparat wywiadu miał za zadanie kraść technologie i patenty, ponieważ ZSRR z każdym rokiem coraz bardziej odstawał. Straszenie upadkiem społeczeństwa w realiach demokracji, z powodu sprzeczności, które rzekomo można doprowadzić do punktu wrzenia, to śpiewka, którą jeszcze opowiadał Lenin. A jak przyszło co do czego, to demokracja spokojnie pokonuje każdą trudność i sprzeczność. Natomiast ZSRR, który niby tak bardzo był w stanie rozstroić całe imperia od środka, upadł z powodu jakichś głupich sprzeczności polityczno-gospodarczych, czego już wizjoner Zarubla Bezmienow nie przewidział, choć teoretycznie widział przecież system od środka. Jest obecnie sporo kekibistów opowiadających o swojej pracy, i większość mówi, że szpiegostwo, jakim zajmowano się w Stanach, było z reguły bardzo nieudane. Kolejni kagibiści, którzy siedzieli w USA na dwóch, czteroletnich turach, korzystali z życia, póki mogli. Ideologii, dobrego, ascetycznego komunisty było tyle, co nic. Nic, o czym mówił Bezmianow, nie było w gruncie rzeczy wdrażane w życie, nawet w początkowej fazie. A samo KGB było tak bardzo zajęte szpiegostwem gospodarczym, że na przykład zwyczajnie nie było doświadczonych kadr do przeprowadzenia śledztwa w celu wyjawienia Kuklińskiego. Przepraszam, koniec mojego wylewania frustracji na bajku pisarza bezminowa. Wracając do tematu, nie. Brexit to 20-letnie dzieło brytyjskich mediów z pewnym odrobinę ekscentrycznym facetem o nazwisku Johnson na czele, który między innymi za swoje kłamstwo o tym, jak UE zabroni placów zabaw czy jakichś tam smaków chipsów, został wyrzucony z pewnej szanowanej gazety. Rosjanie coś tam odrobinę podsycali, ile mogli. Prawdopodobnie jak w przypadku wyborów w USA w 2016, ale prawda jest taka, że w obu przypadkach ma, miało to marginalne znaczenie. Brytyjczycy głosowali za brexitem w prawie wszystkich sondażach od 2001. Natomiast Trump pojechał prowadzić kampanię do Stanów, tak zwanym Beltu, gdzie pani Clinton nie była nigdy, zakładając, że jest to pewna ostoja demokratów. Co nie zmienia faktu, że jakiś tam wpływ Rosja ma, Szczególnie jeśli mowa o opinii publicznej dotyczącej naszego regionu wśród ludności Azji czy Afryki. Tylko nie za bardzo wiem, co to dla nas zmienia, że Jaswinder z Mumbai uważa, że winnym agresji na Ukrainę jest NATO. W przypadku Polski wydaje mi się, że Rosja dobrze podsyciła niechęć do Ukraińców, ale podkreślam, podsyciła nastroje, które same z siebie pojawiły się w polskim społeczeństwie, głównie z powodu zmęczenia wojną i frustracji rosnącymi kosztami życia. Pytanie. Część Syberii, która należała do Chin, nadal pozostaje w rękach Rosji. Czy świat nie powinien przekierować chińskiej uwagi z Tajwanu na te tereny? Chiny już dawno pogodziły się z utratą Syberii, która tak naprawdę była ich tylko i wyłącznie umownie, przez sieć trybutów, jakie składały niektóre mieszkające tam rdzenne plemiona. Co do samej Syberii, Chińczykom o wiele bardziej opłaca się, żeby banda rosyjskich oligarchów wygrzebywała surowce i sprzedawała im za bezcen. Niż samemu tam wpełzać, budować skrajnie kosztowną infrastrukturę, będąc pod sankcjami całego świata zachodniego, męczyć się i inwestować w ten obszar tylko po to, żeby otrzymać coś, co już teraz otrzymują w skrajnie konkurencyjnych cenach. Gdzie obecnie podobno cały chiński model trzeszczy w szwach, bo okazało się, że potężna chińska gospodarka to hehe, fanierna fasada, napędzana dość prostym schematem dzierżawienia ziemi jako głównego sposobu finansowania prowincji na której budowane są bloki mieszkalne, w których mieszkania wykupują Chińczycy w ramach, jak to oni uważają, jedynej pewnej inwestycji, jaką jest nieruchomość. I teraz to się sypie. Im naprawdę nie do Rosji, jakiejś tam półdzikiej Syberii. Co do kwestii Tajwanu, to Tajwan ma znaczenie ideologiczne. HRL mówi, że owszem, trzymamy was, chiński ludzie, za gębę je eksploatujemy jak możemy, ale jest porządek i stabilność. Bez nas Chiny wrócą do 1930 z wojną domową, klikami i wataszkami. Natomiast Tajwan udowadnia, że nie. Chińczycy wcale nie mają jakiejś tam unikalnej mutacji DNA, przez co nie tylko alkoholu, ale i demokracji nie są w stanie przetrawić, żyć w niej i się rozwijać. Jak najbardziej mogą i to właśnie w demokracji osiągają najlepsze rezultaty. I jest to śmiertelnie szkodliwy przykład, podobnie jak rozwijająca się i bogacąca Ukraina dla Kremla. Kwestia czysto ideologiczna. A jednocześnie takie zdobycie wysepki, chcesz, nie chcesz, na rok albo dwa wznieci zryw patriotyczny. Krym nasz 2-0. Pytanie, czy jest szansa na niepodległość Królewca? Teoretycznie były jakieś tam głosy w 2002 czy 2005, żeby zrobić niepodległy Królewiec, ale mimo wszystko to skrajna idea, która na razie jest martwa. Królewiec głównie żyje z baz wojskowych i rosyjskiej turystyki wewnętrznej, więc niepodległość byłaby karkołomna. Cyk, P. <laughs> master. Gdzie podziała się babka z lodówki Konona? Jak nie ma? Jest przecież babka. A nie, to naleśniki. Pytanie. Ile dostaniesz propozycji matrymonialnych miesięcznie? Niektóre były całkiem urocze i przemyślane, nie będę mówić, że nie, ale teraz na szczęście zero. Prawdopodobnie jak prawie nikt z Was nie stawia mi już wirtualnych kawek i patronarzy, Ale był czas, ojoj, prawie codziennie ktoś coś pisał. Pytanie. Czym różni się AK-47 od AK-74? Bez sprawdzenia do wiki, czerpiąc z pamięci w oparciu o wiedzę nabytą w czasie grania w Operation Flashpoint Cold War Crisis, 47-ka miała na przykład drewnianą kolbę, Ciężkie magazynki, nie miała szyny na jakieś kolimatory i inne przyrządy, i szczelała z 7,62. Natomiast 74 miała więcej bakelitu i plastiku, lżejsze magazynki, dało się coś tam na niej zamontować i miała kaliber 5,45. Ja się nie pomyliłam z natowskim. Nie, nie pomyliłam, teraz sprawdziłam. Pamiętam jeszcze, że 5.45 w Afganistanie nazywali zatrutymi kulami, bo nie przychodziły na wylot i zostawały w ciele. Pytanie: Skąd wracają Litwini? Z wycieczki wracają Litwini. Pozdrawiam serdecznie Igor Gilkin. Również pozdrawiam Igorze. Niech Ci pajda lekką będzie. Pytanie od szanownego widza ze Słowacji, który rozumie rosyjski i oglądał kanał dla ogórki naska. Co sądzę o Słowacji? Jeśli to nie problem, odpowiem po polsku. Ponieważ nie mieszkam obok granicy polsko-słowackiej, przez długi czas w gruncie rzeczy nie docierały do mnie żadne informacje o tym kraju. Jedyny wątek to ta głośna sprawa z dziennikarzem śledczym Janem Kuciakiem. Ale mniej więcej od wyboru Ciaputowej na prezydenta zaczęłam raz na jakiś czas słyszeć o Słowacji. Po 2022 w ogóle regularnie się przewija. A po 2023 i wyborze FIKO to już w ogóle było duże zaniepokojenie, co to będzie. W Polsce dużo ludzi twierdzi, że Słowacja jest pod mocnym wpływem Moskwy, ale pamiętając jej duży wkład w pomoc Ukrainie, mimo wszystko sprawa jest niewątpliwie znacznie bardziej skomplikowana. Komunizm kiedy jesteś uzbrojony po zęby, ale nie masz zębów No, mniej więcej tak to wygląda. Kto dotrwał do tego momentu, ten dotrwał, a kto nie, to trudno. Następnym razem postaram się zrobić trochę krótsze, ale po prostu nie mam z kim pogadać, więc chociaż tutaj mogłabym się z kimś wygadać i poobgadywać znanych ludzi. Aha, jeszcze pytanie od Pitkaina na koniec. Co z Liptonem? Odrobinkę poszperałam i z Liptonem wszystko w porządku, żyje i walczy. Ma swój kanał, widzicie teraz nazwę na ekranie. Także pozdrawiamy serdecznie Liptona i będziemy go obserwować. Koniec pytań. Jeśli powiedziałam coś nie tak, albo coś się Wam nie spodobało, to przepraszam, że tak powiedziałam ugułem całe te. Jeśli kogoś pytanie nie trafiło, głowa do góry. Jeśli nic się nie zepsuje, jeszcze będzie szansa, jak będę robić kiedyś tam kolejne Q&A. Na tym kończymy. Kto chce i może, wpłacaj ta pieniążki, żebym mogła na święta kupić jakąś czekoladę żeby podleczyć serce bolesne. Dziękuję i pozdrawiam.